Maryna Miklaszewska. Wojtek z Armii Andersa Czyta Leszek Filipowicz. Książkę nagrano w sześćdziesięciu dwóch odcinkach. Nota od autora. Niedźwiedź Wojtek istniał naprawdę. Przeczytałam o nim w uroczej książeczce dla dzieci napisanej przez jednego z żołnierzy Armii Andersa, Wiesława A. Lasockiego, wydanej w Londynie. Na tę niewielką książkę zwróciła mi uwagę Maria Dłużewska, autorka wielu filmów dokumentalnych. Kilka lat temu podjęłyśmy razem pracę nad projektem scenariusza filmowego osnutego wokół przygód Wojtka i wiele pomysłów z tamtego okresu weszło do niniejszej powieści. Mam wobec niej wielki dług wdzięczności. Fakt, że projekt scenariusza nie wzbudził zainteresowania producentów filmowych, którym był proponowany, leży niewątpliwie u genezy decyzji napisania tej książki. Łańcuch ludzi, którym jestem winna podziękowania jako autorka, jest bardzo długi. Szczególny rodzaj wdzięczności odczuwam wobec osób, które uczyniłam postaciami tej książki. Pragnęłam przywołać ich niejako osobiście, by własnymi słowami, które niegdyś wypowiedzieli lub zapisali, mogli wejść w świat powieściowej fikcji i ją uszlachetnić. Występują czasem pod własnym nazwiskiem, jak choćby sam Anders i jego generałowie. Józef Czapski czy Adolf Bocheński, choć ten nie był Andresowcem, tylko Karpatczykiem, później żołnierzem drugiego korpusu. Inne postacie są jakby zlepkiem kilku autentycznych osób i tak na przykład prototypem korespondenta wojennego Walkiewicza jest Melchior Wańkowicz, ale także Ksawery Pruszyński. Prototypem postaci Landała jest satyryk Józef Witlin – ale także goniec motocyklowy w drugiej Kompanii Transportowej i prawdziwy założyciel czołówki teatralnej Stanisław Laudan, a potroszę także Tadeusz Bulsiewicz, przedwojenny aktor i prezenter radiowy. Wyjątkiem jest postać rotmistrza Jerzego Klimkowskiego. Pojawia się w powieści pod swoim własnym nazwiskiem, lecz źródłem wiedzy na jego temat nie stała się napisana przez niego książka byłem adiutantem generała Andersa. Paszkwil ten, w którym każde niemal słowo jest kłamstwem, wydało wydawnictwo MON w 1959 roku. Dopiero dokumenty udostępnione przez Moskwę w 1992 ukazały we właściwym świetle rolę Klimkowskiego przy boku Andersa. Treść tych notatek, jak również innych dokumentów umieszczonych w powieści, Wydaje mi się na tyle istotna, że ich pisownie przytaczam zgodnie z oryginałem. Kompania, o której mowa w książce, to dwudziesta druga kompania transportowa. Szczególne podziękowania za opowieści o niej należą się panu Wojciechowi Narębskiemu, który służył w tej jednostce. Personalia dowódców zostały jednak zmienione, a sama kompania nabrała charakteru tworu literackiej wyobraźni ze względu na całkowicie wymyślone postacie, czyli sześciu powieściowych bohaterów będących jej żołnierzami. Tak więc istniejący naprawdę niedźwiedź Wojtek ze swoją częściowo prawdziwą, częściowo wymyśloną kompanią stacjonuje na pustyni irackiej w okolicach Kirkuku, tam gdzie teraz też przebywają polskie oddziały. Przemierza potem wraz ze swoją jednostką szlak tułaczy i bojowy, od Iraku przez Palestynę, Egipt, Włochy. Bierze udział w bitwach, jest obecny pod Monte Cassino. W Wielkiej Brytanii przechodzi do cywila, co w jego przypadku oznacza pobyt w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu, gdzie pozostał do końca swoich dni. Do 1963 roku. To już moja autorska fantazja kazała mu wziąć udział w nocnym rajdzie po Londynie w Dzień Parady Zwycięstwa. Podziękowania wyrażają się w słowach. Przygnębia mnie myśl, że pozostają one w porażającej dysproporcji do ogromu słów, składających się na niezliczone wspomnienia byłych żołnierzy, opracowania historyczne i powieści, z których czerpałam i naprawdę mnie inspirowały. Jestem dłużniczką tych ludzi. Nie widzę innego wyjścia, jak tylko pomieścić je w swojego rodzaju bibliografii, mimo że książka ta nie jest pozycją naukową. Wyrazy wdzięczności należą się historykowi panu Andrzejowi K. Kunertowi za możliwość korzystania z bogatego działu prasowego Archiwum Polski Podziemnej. Szczególnie serdecznie dziękuję za pomoc okazaną przez ostatniego prezydenta na uchodźstwie, pana Ryszarda Kaczorowskiego. Byliśmy armią więźniów dowodzoną przez więźnia. Byli niesforni i wytrwali. Burzliwi i pełni poświęcenia, niesforni i wierni. Ludzie dobrej woli usiłowali przedstawić ich jako jęczących nad każdym kęsem pożywienia i wypełniających swe obowiązki w lęku o własne życie. W rzeczywistości jednak zaznali wprawdzie znoju, niedostatku, gwałtu i rozpusty, nie znali jednak strachu i nie mieli w sercach złości. Byli trudni do kierowania, ale łatwi do pobudzenia. Małomówni, ale dość męscy, by gardzić w głębi duszy sentymentalnymi głosami, które biadały nad surowością ich losu. Los ten był jedyny w swoim rodzaju i ich własny. Józef Konrad. Prolog. Krętą serpentyną prowadzącą w dół ku perskiemu portowi Pachlawi nad wybrzeżem Morza Kaspijskiego posuwał się konwój kompanii transportowej. Jako pierwsza jechała półtonowa wojskowa ciężarówka marki Dodge, wyładowana kartonami pełnymi konserw, skondensowanym mlekiem, sokami i wszelkiego rodzaju towarami brytyjskimi. Dwaj żołnierze w szoferce toczyli spór o wyższość samochodu nad koniem. Siedzący za kierownicą szczupły, czy raczej wychudły dwudziestoparolatek, Franek Bednarczyk, opowiadał się za samochodem. Jego sąsiad, Miron Stepaniuk, który w polskim wojsku nosił nazwisko Stefaniak, twierdził, że na górskich serpentynach większe zaufanie miałby do konia. Na szczyt Sokulski albo na Howerle samochodem nie wiedziesz, dowodził, a konno jak najbardziej. Po prostu nigdy nie siedziałeś za kierownicą, powiedział Bednarczyk. Trzymać w rękach kierownicę, to jak trzymać cugle. — Nie byłbym tego taki pewien — Miron popatrzył z lękiem za okno. — Brr, ale przepaść. Lepiej nie patrzeć. — No to nie patrz — poradził Bednarczyk. — Spójrz lepiej na to. Wskazał przyczepioną do lusterka fotografię, jedną z tych, którymi wyklejona była niemal cała szoferka. Zdjęcie, podobnie jak wszystkie pozostałe, przedstawiało ponętną pin-up girl, wyciętą z któregoś z amerykańskich pism. Albo na to wpatrzył się z rozmarzeniem w fotografię, nie zdejmując nogi z pedału gazu. Patrz przed siebie, szczoptymę! Spadniemy! Ale mi się pilot trafił, rzekł z pretensją w głosie bedarczyk i dodał gazu. Umie pokrzepić na duchu. Tam spaść to pewna śmierć. Stefaniuk był blady i kręcił lusterkiem, jak gdyby poszukiwał sojusznika w samochodzie jadącym za nimi. Ale odbicia dodża w lustelku nie było. Kaprala i Rudowicza nie widać oznajmił niespokojnie. Są za zakrętem powiedział franek. Dogonią nas, nie martw się. Siedzący za kierownicą drugiego dodża, kapral Roman Stasik, jakby słyszał wyzwanie, bo przycisnął pedał gazu. Samochód przyspieszył gwałtownie. Kapral był niewysokim, krępym mężczyzną około trzydziestki. Jego włosy przypruszone były przedwczesną siwizną, a braki w uzębieniu, widoczne kiedy się odzywał, wskazywały na stan przejściowy między wyrwaniem starych, nie nadających się już wyleczyć zębów, a wstawieniem nowych. Niemniej prezentował się całkiem nieźle w brytyjskim mundurze. To ja powinienem prowadzić konwój odezwał się z pretensją w głosie do siedzącego obok Michała Rudowicza, Również w mundurze brytyjskiej armii, ale znacznie młodszego i przystojniejszego. A co to ma za znaczenie? Odparł nonszalancko Rudowicz. Panie kapralu, poprawił go Stasik, macie mówić do mnie, panie kapralu. Jesteście w wojsku, a nie w jakiejś cywilbandzie. Jestem tu najstarszy stopniem. Nie byliście przedtem w wojsku? My? Nie. Jesteśmy pacyfistą, panie kapralu. Pacyfiści to tacy, co dekują się na tyłach? spytał zjadliwie Stasik. Niech pan Kapral powie, gdzie w Persji polska armia ma tył, a gdzie przód? Zresztą, pan Kapral też nie w artylerii, tylko w kompanii transportowej. Owszem, stwierdził Stasik. Zahamował i wszedł ostrożnie w kolejny zakręt. Ktoś musi tych Jasiów z Polesia nauczyć, jak odróżnić samochód od krowy. Widać dobrze ich pan kapral uczy, z niemal niezauważalną ironią powiedział Rudowicz. Ten jaś z Polesia przed nami nieźle zasuwa. Już go prawie nie widać. To się źle dla niego skończy, odrzekł z wściekłością Stasik. Nie wiadomo było, czy ma na myśli karny raport, czy też przewiduje stoczenie się jadącego przodem doża na najbliższym zakręcie w przepaść. Docisnął znowu pedał gazu. Nie za ostro? Panie Kapralu? Zapytał Rudowicz. Macie stracha, Rudowicz? Od razu widać, że nie jesteście z Warszawy. Po Warszawie jeździ się szybko. Jak jakaś lebiega ciągnie się powoli, to wiadomo, że z Krakowa albo z Lwowa. Kapral docisnął pedał gazu. Docz wszedł ostro w zakręt, wpadł w niebezpieczny poślizg i po kilku manewrach kierownicą i ostrym hamowaniu zatrzymał się tuż nad przepaścią. Rudowicz uderzył niemal głową w szybę. Zapadła cisza. Wreszcie odezwał się spokojnie. — Wolałbym chyba, żeby pan kapral był z Krakowa. Nie było odpowiedzi. Tylko prawe tylne koło dodża obsunęło się z chrzęstem z piaszczystej drogi. — Albo ze Lwowa — dodał Michał. Po kolei. Ostrożnie wyczołgali się z auta na drogę przez drzwiczki przy siedzeniu kierowcy. Samochód wisiał połową opony prawego tylnego koła nad przepaścią. Stasik przykucnął i przypatrzył się uważnie jednemu z kół. — Wygląda na to, że za chwilę spieprzy się na sam dół — dopowiedział sarkastycznie Ludowicz. Ale Stasik zakrzyknął triumfujące. Kapeć! Jedziałem! Prowadzę dobrze, tylko złapałem gumę. O, tu! O, pa popatrzcie! Cholerna kicha. Rudowicz patrzył na coś innego. Po drugiej stronie drogi, w pewnej odległości, stał tam mały perski chłopiec z workiem. Michał ruszył w jego stronę. Come on, boy! zawołał i kiwnął ręką. Chłopiec zbliżył się niepewnie. To jakiś perski dzieciak, burknął gniewnie Stasik. Pewnie gwoździe rozsypał, żebyśmy stanęli. Handlować chce. Pomożesz, mały? spytał Michał. Can you help us? Baksisz, baksisz? upewniał się chłopiec. Baksisz, jest. No, do roboty. Chłopiec odłożył worek. W trójkę spróbowali podnieść samochód, ale osiągnęli tylko tyle, że docz. znów obsunął się kawałek w dół. Kierowca pierwszego dodża, Franek Bednarczyk, ku uldze kolegi Milona zdjął wreszcie nogę z gazu. Gdzie oni są do jasnej cholery? Myślisz, że spadli? Z trwogą, choć bez zdziwienia zapytał Miron. Bednarczyk zjechał na bardzo wąskie pobocze i zahamował. Zgłupiałeś rzekł z w głosie? Michał bardzo dobrze prowadzi. On, on wszystko robi dobrze. Tak zgodził się Miron. Tylko że to kapral Stasik jest za kierownicą. Kapral? No przecież on nie ma pojęcia o jeździe. To czemu prowadzi kurs samochodowy? Bo jest kapralem, skwitował krótko Bednarczyk, rozglądając się po wnętrzu z szoferki. Tu gdzieś była krótkofalówka. Spróbujemy nawiązać z nimi łączność. Stefaniuk zaczął szukać. W płóciennym worku, który wyjął z podsiedzenia, coś sucho zagrzechotało. To chyba nie krótkofalówka, zostaw to! Franek zaczął wyrywać mu worek, ale Miron nie puszczał. Worek pękł, wysypały się z niego wysuszone na wiór kawałki chleba. No, no i co zrobiłeś? Franek z furią przekręcił kluczyk w stacyjce. Silnik zarzęził i zapalił. Wszystko jedno, dodał. Nie wziąłem krótkofalówki. Wyrzuć to, wracamy. Po co zbierasz chleb? spytał Miron, próbując zawiązać jakoś worek. A, a ty niby nie zbierasz? Ni to spytał, ni to stwierdził Bedarczyk. Nie, mamy ciepłe posiłki trzy razy dziennie. Trzydaniowy obiad, owoce, wszystko co tu wieziemy i jeszcze więcej. Po co miałbym chować stary chleb? Odcinek drugi. Na wszelki wypadek powiedział Franek. Mamy kawę ze śmietanką wyliczał Stefaniuk piwo, czasem łyski, ciasteczka w kantynie. Na wszelki wypadek z naciskiem zakończył sprawę Bednarszyk po czym wrzucił wsteczny bieg i ruszył do tyłu z takim impetem, że Mironowi wyleciał worek z ręki. — Ty zdurył? — wykrztusił Miron w przerażeniu. — Nie mów do mnie po rusku! — krzyknął Franek, patrząc w lusterko i kręcąc dla kierownicą. — Nie po rusku, tylko po ukraińsku! — odkrzyknął Miron, wykręcając się całym ciałem do tyłu. — No, przecież mówię. Franek wyszedł zwycięsko z kolejnego, pokonywanego tyłem zakrętu. — Jesteśmy w polskiej armii! Chyba w armii wariatów. Stefaniuk opadł ciężko na siedzenie i zamknął oczy. Tymczasem Michał Rudowicz i kapral Stasik stali w milczeniu na drodze, paląc papierosy. Mały Pers tkwił cierpliwie obok, oczekując na obiecany bakrzysz, mimo że sytuacja nie uległa poprawie. Docz dalej zwisał jednym kołem nad urwiskiem. Spojrzenie Michała padło nagle na leżący na szosie worek chłopca. Worek lekko się poruszał. — Co tam masz? — spytał Michał. Chłopiec rozwiązał worek. Ze środka wyłoniła się mordka małego, puszystego zwierzątka. — O w mordę, szarpany niedźwiedź! — zdumiał się kapral Stasik. — How you can get him? — spytał Michał. Mały pers odegrał skomplikowaną pantomimę, posługując się niewielką liczbą słów angielskich. — Mother, pif paw, dead! — Pokazał ręką w kierunku oddalonych, lesistych gór. No mother, no father. You buy, mister. Okej? Okay? Okej. Odparł ku własnemu zaskoczeniu Ludowicz. How much? Nie, 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 nie. Zaprotestował gwałtownie kapral. No. Thank you, mały. Go home. Już cię tu nie ma z tym zwierzęm. I ruszył gwałtownie w kierunku chłopca. Five. Give me five. Chłopiec podbiegł do Michała, pokazując na palcach żądaną sumę liczoną w perskiej walucie zwanej Tumanami. Michał wyjął pieniądze. No, — Chyba uszalałeś! — z oburzeniem krzyknął Stasik. Chłopiec porwał w pośpiechu pieniądze, wręczył worek Michałowi i co sił w nogach popędził w kierunku odwrotnym do ustawienia dodża. — No mother, no father! — to jak większość z nas! — powiedział Michał cicho i dodał lżejszym tonem. — Co panu kapralowi szkodzi? Przecież mamy już w kompanii jaszczurkę... Psa i żółwia. Szef lubi zwierzęta. Stasik przeniósł bezradnie wzrok z zawieszonego nad urwiskiem samochodu na piszczący brunatny kłębuszek, który wypełzł z worka. Jego istnienie połączyło się w umyśle kaprala z pechowym wypadkiem, jak gdyby jedno wynikało z drugiego. A wszystko to razem wydawało się Stasikowi zaprzeczeniem wojskowej dyscypliny, której hołdował a której ta banda oberwańców z jego plutonu w kompanii transportowej w ogóle, jego zdaniem, nie była zdolna sobie przyswoić. A co z nim będzie będziecie robić w wojsku? Spytał gniewnie. Zwłaszcza jak wyrośnie. Może perskie niedźwiedzie nie są tak duże jak nasze, łagodził Rudowicz. Wziął mi się na ręce. No niech pan Kapral spojrzy, jaki jest zabawny. — Sztuczki może pokazywać za pieniądze. — Cyrk Staniewskich będziemy zakładać — mruknął niechętnie kapral Stasik. Niedźwiadek zaczął ssać palec Michała. — Głodny — zauważył Michał ze współczuciem. Nagle z za zakrętu pojawił się jadący tyłem do ocz. — W czepku się urodziłeś, mały — Michał pogłaskał niedźwiadka. — Jedzie żywność, mleczko w kartonach. O, już podjechało! — Dodge Franka zahamował tuż przed rozkraczoną półciężarówką Stasika. Zanim Bednarczyk zdążył wysiąść z szoferki, Rudowicz z niedźwiadkiem na ręku podszedł i odkrył plandekę. Piętrzyły się pod nią kartony z puszkami. Wyjął pierwszą z brzegu z mlekiem. Franek Bednarczyk okrążył Dodge'a i z niedowierzaniem przypatrywał się rozczulającej scenie. Michał otworzył puszkę, zanurzył palec w mleku i zbliżył go do pyszczka niedźwiadka, który natychmiast łapczywie zaczął lizać. — Miś! — poinformował z dumą Rudowicz, patrząc na Bednarczyka, jakby pojawienie się zwierzęcia było rzeczą całkowicie naturalną i spodziewaną. — Widzę! Miś! Brawo! — ironicznie rzekł Franek. Jadę tyłem po serpentynach, żeby sprawdzić, czy coś się wam nie stało, a ty tu karmisz jakiegoś cholernego misia mleczkiem? — Kapral złapał gumę — wyjaśnił Michał. — O mało nie spadliśmy w przepaść. Masz jakąś butelkę? Franek spojrzał na niego wzrokiem mordercy. — Ze smoczkiem? Dziś wyjątkowo nie mam. Mam butelkę łyski. — Może być — zgodził się Ludowicz. — To znaczy może być po łyski. Nie ma sprawy. Zaraz wypiję. Z pozornym spokojem zadeklarował Bednarczyk. Wyjął z podsiedzenia Dodża butelkę, w której była jeszcze jedna trzecia zawartości, wypił ją duszkiem i podał pustą butelkę Michałowi. Prowokacja nie zrobiła na Michale większego wrażenia. Całkowicie pochłaniała go akcja nakarmienia głodnego nieźwiadka. Wlał resztę mleka z puszki do butelki połyski, wyciągnął z kieszeni chusteczkę, Przyjrzał się jej krytycznie, a potem zwinął i wcisnął zwitek w szyjkę butelki. — Daj spokój — powiedział Franek. — Mam lepszy smoczek. Wyjął z kieszeni prezerwatywę, przekuł ją szpilką wyciągniętą z kołnierza battle dressu od znaki i nałożył na butelkę. Michał przechylił butelkę do pyszczka niedźwiadka, który zaczął namiętnie ssać. Obrażony kapral Stasik stał na uboczu, nie mogąc wymyślić żadnego posunięcia, które mogłoby przywrócić mu nadszarpnięty autorytet. Patrząc ze skarpy w dół w kierunku plaży położonej u stóp góry, zobaczył nagle, że po ubitym mokrym piasku wolno jedzie otwarty gazik. Z tej odległości wyglądał jak dziecinna zabawka. Stasik przyłożył do oczu lornetkę. Widok najwyraźniej go poruszył, bo zaczął machać w kierunku stojących na szosie żołnierzy. Bedarczyk podszedł bliżej. Stasik bez słowa podał mu lornetkę i pokazał w kierunku plaży. Na wydmach, przy porcie Pachlawi, wśród gęsto rozmieszczonych ażurowych namiotów, panowało poruszenie. Widać było małe sylwetki mężczyzn, kobiet i dzieci biegnących w kierunku wolno jadącego po ubitym piasku tuż przy falach otwartego gazika. W gaziku, obok kierowcy, stał wyprostowany mężczyzna w mundurze. Ludzi przybywało, biegli obok samochodu, machając rękami i chusteczkami, coś krzyczeli, ale szum fali i odległość uniemożliwiały usłyszenie głosu. Franek patrzył przez chwilę, potem przekazał lornetkę Mironowi. Ale tłumy, zdziwił się Miron. Druga ewakuacja, stwierdził Stasik. Kobiety i dzieci. Mógłbym popatrzeć? Rudowicz przyłożył lornetkę do oczu. Nastawił ostrość na twarz stojącego w gaziku wysokiego mężczyzny w generalskim mundurze. Ten salutował tłumowi przyłożoną do wojskowego beretu dłonią. Anders, powiedział Michał. Żołnierze zasalutowali, jakby sądzili, że Anders może ich zobaczyć stojących wysoko na urwistej górskiej drodze, wznoszącej się nad Morzem Kaspijskim. Część pierwsza. Armia więźniów dowodzona przez więźnia. Rok wcześniej, 4 sierpnia 1941 roku, w Moskwie, strażnik więzienny, pobrzękując kluczami o sprzączkę u pasa, szedł korytarzem więzienia Łubianka. Otworzył drzwi celi numer 34 i wkroczył do środka. Cela była niewielka. Pod ścianami, na dębowej, wyfroterowanej podłodze, stały cztery metalowe łóżka zasłane kocami. — Na bukwu A! — wrzasnął strażnik. Spryczy podniósł się wysoki, przystojny mężczyzna. Gładko wygolona czaszka przydawała mu męskiego uroku. Twarz i ruchy zdradzały jednak ślady krańcowego wyczerpania. — Sobieraj się z wieszczami! — rozkazał strażnik. Mężczyzna zebrał pospiesznie kilka przedmiotów, rozejrzał się po celi. Spryczy pod przeciwległą ścianą uniósł się wysoki, przygarbiony współwięzień. Do widzenia, panie generale, rzekł i ledwo dostrzegalnie zasalutował. Nie rozgwariłać, skarcił go ostro strażnik. Generał podszedł do drzwi. Poruszał się z trudem, utykając wyraźnie na jedną nogę. Strażnik przepuścił go na korytarz i zamknął drzwi z hukiem. Szli wąskimi krętymi korytarzami. Miękkie, czerwone chodniki tłumiły ich kroki. Generał sądził, że jest prowadzony do sędziego śledczego. Ale sędziowie urzędowali na wyższych piętrach oni natomiast wysiedli z windy na trzecim cela do której go wprowadzono była wyposażona w fotele i lustra pod lustrami rozłożone były fryzjerskie przybory puder woda kolońska maszynki do golenia ogolenie było niczym rytuał dający przepustkę do wolnego świata to właśnie oznajmił generałowi szef NKWD Beria w swoim gabinecie jest pan wolny generale i został pan mianowany dowódcą wojsk polskich w ZSRR. Przewieziono go do hotelu, nakazano odpoczywać i przygotować się do pełnienia nowych obowiązków. Pokój w hotelu Moskwa przedzielony był na dwie części kotaru. W jednej odbywały się spotkania, w drugiej regeneracja zniszczonego więzieniem organizmu generała. Pomagały mu w tym dwie osoby. Rotmistrz Jerzy Klimkowski wypuszczony z celi na łubiance sześć dni później, od razu mianowany oficerem do spraw zleceń i Teresa, młoda, ładna blondynka, pełniąca rolę pielęgniarki, szyfrantki i asystentki do wszystkiego. Teraz wprawnie zapaliła patyk, owinięty nasączoną spirytusem watą, szybkim ruchem omiotła nim w środku szklaną bańką i tę przytknęła do pleców wyciągniętego należące generała. Jego plecy pokryte były bliznami i gojącymi się już ranami. Anders wzdrygnął się. — Wiem, że to boli, panie generale — powiedziała ze współczuciem Teresa. — Ale proszę leżeć spokojnie. Staram się to robić naprawdę bardzo delikatnie. Rotmistrz Klimkowski siedział tuż obok leżanki. Na kolanach trzymał notatnik i pisał pod dyktando Andersa. — Melduję. Anders mówił powoli, ale mocnym głosem — przerywając tylko w sekundzie, kiedy krawędź szklanej bańki przylegała do rany. Melduję, że 8 sierpnia otrzymałem instrukcję i list pana generała, przesłany przez generała Szyszkę-Bohusza oraz instrukcję wręczoną przez Mac Farleina. Prosiłem go o natychmiastowe przesłanie meldunku, że niezmiernie ciężki, dwudziestomiesięczny, tu otwórz nawias, Szczególnie dla mnie, trzykrotnie we wrześniu 1939 roku poważnie rannego, zamknąć nawias, pobyt w więzieniu nie załamał mnie, że moralnie czuję się silny, rany coraz mniej dolegają i że gotów jestem natychmiast stanąć do służby. Dyktowanie przerwał mu atak kaszlu. Bańki na plecach handersa zabrzęczały. Za dużo pan mówi, panie generale. Stwierdziła z znaganą w głosie Teresa. Przepraszam, na czym skończyliśmy? Gotów jestem natychmiast stanąć do służby, odczytał ostatnie zdanie Klimkowski. Anders uśmiechnął się. Napisz Sikorskiemu, że tak naprawdę leżę z bańkami na plecach i że chodzę o kiju. Jeszcze będzie pan jeździł konno, panie generale. Niedowład nogi można zlikwidować masażami, dodała Teresa. Mając szyfrantkę, która w razie potrzeby przemienia się w pielęgniarkę i takiego oficera do zleceń, nie wątpię, że tak będzie. Pisz, polecił Anders i dyktował dalej. Wydaje się, że przede wszystkim my, cośmy przeszli gehenne i poniewielkę więzień sowieckich, obozów pracy i zesłań, Mogliśmy moralnie przeciwstawić się wszystkim próbom zgody z Rosją. A jednak wszyscy bez wyjątku przechodzimy do porządku nad sprawami i nieszczęściami osobistymi, gdyż samo danie możliwości dalszej walki o Polskę z bronią w ręku wskazuje nam wyraźnie drogę do wielkiego celu. Kropka. — Tak jest — powiedział Klimkowski i zamykając notatnik dodał. Szyszko Bohusz przywiózł dla pana z Londynu nowy polski mundur i pan nic nie mówi gdzie ten mundur generał przekręcił się na bok i zapomniawszy o bólu zeskoczył energicznie z leżanki bańki posypały się na podłogę ku oburzeniu Teresy dwa dni później Anders już w mundurze przyjmował przybyłego z Londynu szefa polskiej misji wojskowej generała Szyszko Bohusza Oprócz munduru przywiózł mu on również oficjalną nominację i awans na generała dywizji, co było niezbędne do prowadzenia rozmów z sowieckimi władzami, a głównie z generałem NKWD Żukowem. A wie pan, panie generale, rzekł Bochusz, że przed spotkaniem z panem spacerowałem z Żukowem po Moskwie i rozmawialiśmy trochę. Mówi po polsku. Owszem, potwierdził Anders. Spędził w Polsce rok. Był przedstawicielem NKWD przy gubernatorze Hansie Franku. Odcinek trzeci. Ich rozmowę przerwało wejście wymizerowanego niewysokiego mężczyzny w okularach o okrągłych oprawkach. Ubrany był w nędzny, przydziałowy garnitur. Anders przywitał się z nim bardzo serdecznie. Zna pan pułkownika Leopolda Okulickiego? spytał szyszkę Bohusza. Oczywiście, szyszko bochusz speszony wstał z fotela. Tylko w pierwszym momencie nie poznałem przepraszam, panie pułkowniku, jest pan po cywilnemu. Wczoraj wyszedłem z łubianki, okulicki spojrzał z podziwem na Andersa. Wspaniały mundur, panie generale. Ale nie wiem, czy bardziej nie zazdroszczę butów, wskazał na wysokie, wyglansowane buty generała. Angielskie, rzekł krótko bochusz. Już wkrótce wszyscy panowie będziecie takie mieli. Pułkowniku? Zwrócił się Anders do Okulickiego. Wiem, że przez miesiąc przesłuchiwano pana w Lefortowie i wiem, jak nikt inny, jak bardzo potrzebuje pan wypoczynku, ale nie mam innego wyjścia. Muszę pana prosić o objęcie funkcji szefa sztabu Armii Polskiej. Okulicki skłonił się lekko. A więc mogę podać wiadomość o pana nominacji na pierwszym posiedzeniu polsko-sowieckiej komisji? stwierdził Anders. No, w takim razie najważniejsze za nami. Rzućmy okiem na to. Wskazał leżący na stoliku maszynopis. Był to przywieziony przez Bochusza z Londynu projekt umowy polsko-radzieckiej. Sporządzono go dosłownie w ostatniej chwili przed moim odlotem, więc Bochusz urwał, a potem dodał. — Prawdę mówiąc, przepisano bez poprawek tekst umowy polsko-francuskiej z czterdziestego roku, tylko zamiast Francja wstawiono ZSRR. — Otóż to — odpowiedział z przekąsem Okulicki. — Wydaje się, że ani naczelny wódz, ani sztab nie mają żadnych danych orientacyjnych co do panujących tu warunków i możliwości. No — Jak mogliby mieć? — rzekł z goryczą Anders. — Nikt, kto sam tego nie przeżył, nie może mieć o tym pojęcia. Okulicki przelatywał wzrokiem tekst umowy. Sądownictwo wojskowe oparte na prawodawstwie polskim. Czytał głośno niektóre fragmenty. Tylko niektóre przestępstwa skierowane przeciwko Związkowi Sowieckiemu będą podlegać sądom sowieckim. Spojrzał na Andersa i zaśmiał się. Niektóre przestępstwa? No panie generale, pan najlepiej wie, że samo nasze istnienie tutaj, na wolności, jest przestępstwem. Trudno im będzie zmienić ten sposób widzenia. Nam zresztą też. Ważne jest, wtrącił Bochusz, że wojsko polskie ma zachować suwerenność i będzie podlegać pod każdym względem władzom polskim w Londynie. Anders osadził papierosa w złotej lufce i zapalił. Ale rozmiary wojska będą zależały od liczby obywateli polskich zdolnych do noszenia broni znajdujących się w Rosji i od istniejących tu warunków materialnych. No i to jest problem. Utrzymanie wojska, kontynuował Szyszko-Bochusz, ma być zapewnione przez Związek Sowiecki z tym, że rozrachunek ma nastąpić po ukończonej wojnie. Uzbrajać nas będzie zarówno ZSRR, jak i Wielka Brytania. Pod względem operacyjnym oddziały polskie podlegają naczelnemu dowództwu sowieckiemu z zastrzeżeniem nierozrywania związków taktycznych, i nie używania pojedynczych dywizji na froncie. No wszystko to pięknie, ale czy pan wie, panie generale, zwrócił się do bochusza Okulicki. Wie pan, jak niewielka liczba Polaków jest w tej chwili zdolna do udźwignięcia karabinu? Tym ludziom trzeba przede wszystkim dać jeść. No i nie można też zapominać, że często zostali zesłani z całymi rodzinami, dodał Anders. Nie zechcą ich zostawić na poniewierkę i śmierć. Zakluczony, Franciszek Bednarczyk, siedział w obozowej latrynie. Tuż przed jego oczami wisiały nabite na gwóźdź skrawki gazety i zwiestie. Coś nagle przyciągnęło jego wzrok, wpatrzył się z niedowierzaniem w strzęp znajdujący się na wierzchu. Zdjął go ostrożnie z gwoździa. Rosyjskie litery składały się w jego głowie w jakiś mało wiarygodny tekst. Prezydium Rady Najwyższej CCCP ogłasza dekret o amnestii dla obywateli polskich pozbawionych wolności na terytorium CCCP. Przerwał i z niezwykłą ostrożnością zdjął ćwiartkę papieru z gwoździa. Przyłożył ją do kawałka nabitego pod spodem, tak by litery w miejscu przedarcia papieru zetknęły się z sobą. Ręce mu drżały, ale wreszcie udało się. Bukwy połączyły się w czytelny ciąg. Rząd, C to znaczy SSSR uznaje, że traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 roku dotyczące zmian terytorialnych w Polsce utraciły swą moc. Rząd SSSR oświadcza swą zgodę na tworzenie na terytorium SSSR armii polskiej. Bedarczyk nie czytał dalej. Zdjął w pośpiechu wszystkie wiszące na gwoździu kawałki iziestii i podciągając spodnie, wybiegł z latryny. Michał Rudowicz siedział w baraku na pryczy. Wziął obojętnie do ręki podanemu przez Franka skrawki gazety. — A masz ty tytoń? — spytał. — Czytaj. — Nie masz lepszej lektury? Tylko taką do dupy? Franek wyrwał mu z ręki zmięte świstki i ułożył je na pryczy Michała w pasującą do siebie całość. — Czytaj! — powtórzył rozkazującym tonem. Michał lekceważąco przebiegł wzrokiem linijki tekstu. Przeczytałeś? spytał Franek. To powiedz mi to teraz po polsku. Powiedz mi to po polsku. Proszę bardzo. Sowieci wyrazili zgodę na utworzenie Armii Polskiej. Jej dowódca będzie mianowany przez rząd polski w porozumieniu z rządem sowieckim. W sprawach operacyjnych podlegać będzie naczelnemu dowództwu sowieckiego Sojuza. — No czym tu się podniecać? Jakieś nowe bolszewickie oszustwo powiedział Rodowicz i chciał zgarnąć papierki w kupę śmieci, ale Bednarczyk chwycił jego dłoń. Polska armia, a nie ruska i obich mać wykrzyknął. Chłopie, nie rozumiesz? Wydostaniemy się stąd. Akurat powątpiewał Michał. Nie pamiętasz, jak sowieci przebierali strażników w mundury pułkowników i robili w obozie oszukańcze komisje? Jutro przebiorą się w polskie mundury i zwabią nas do Czerwonej Armii. Nie zgłosisz się? Michał milczał chwilę. No jasne, że się zgłoszę. Gorzej niż tu być nie może, a, a, ale nie przyznam się. W, wiesz do czego. Franek Bednarczyk, którego znał od czasów szkolnych w stryju i z którym spotkał się w łagrze, jako jedyny wiedział, że Rudowicz jest podoficerem, że jako absolwent uniwersytecki po wydziale historii ma stopień podporocznika. Do tej pory milczał, ale teraz sytuacja się zmieniła. Nie wydasz mnie? zapytał Michał. No jasne. Przecież od razu by nas rozdzielili. Ty w górę rozkazywać takim jak ja, a ja. ja na mięso armatnie. zaśmiał się bednarczyk. W łagiernym baraku niedaleko Archangielska, w okręgu noszącym nazwę sorok więzień Roman Stasik wydarł mały, prostokątny skrawek z prawdy. I nasypał na niego wałeczek tytoniu. Zwinął z krawek w skręta, włożył go do ust i zapalił. Naddarta leżąca na stole gazeta przykuła nagle jego uwagę. Z chwilą przywrócenia stosunków dyplomatycznych rząd sowiecki udziela amnestii wszystkim obywatelom polskim, którzy są obecnie pozbawieni swobody na terytorium SSSR. Dalszego tekstu brakowało. Stasik pospiesznie zgasił skrętę, rozwinął go, wysypał tytoń, przyłożył brakujący kawałek do reszty i zachłannie czytał dalej. Rząd Polski oświadcza, że Polska nie jest związana z jakimkolwiek trzecim państwem żadnym układem zwróconym przeciwko SSSR. Oba rządy zobowiązują się wzajemnie do udzielania sobie wszelkiego rodzaju pomocy i poparcia w wojnie przeciw hitlerowskim Niemcom. Stasik wydarł inny kawałek gazety, ponownie skręcił papierosa i zapalił. Zaciągnął się duszącym dymem. Jego bystry umysł warszawskiego taksówkarza szybko oswajał się z nową sytuacją. Stasik zwykle postępował tak, by osiągnąć jak najwięcej korzyści. Raz tylko intuicja go zawiodła, kiedy wyruszył z okupowanej Warszawy, by pomóc swojej siostrze Marysi. Kiedy dotarła do niego wiadomość, że jej mąż, Komisarz Policji w Grodnie został aresztowany i wywieziony w głąb Rosji. Postanowił sprowadzić ją i jej syna do generalnej guberni przez zieloną granicę. Wszystko było przygotowane papiery, pieniądze, umówiony przewodnik i właśnie ten przewodnik okazał się kapuszem. Pod Niemcem to byłoby niemożliwe, pomyślał nagle. NKWD przyszło w nocy, rozdzielono ich, dalsze losy siostry nie były mu znane. Chciał znaleźć się znów w Warszawie. Wierzył w ducha warszawskiego ludu, choć nie miał złudzeń. Sowietci, przepędziwszy Niemców z Polski, sami się z niej nie przepędzą. Cokolwiek miało się stać, armia polska stwarzała nadzieję. Na kazachstańskim stepie stali naprzeciw siebie dwaj mali chłopcy. Było to w pobliżu sowchozu Krasny i Skotowłot, w semipołatyńskiej obleści. W oddali widniały nędzne zabudowania pasiołka. Pięcioletni Wojtuś, synek przywiezionej tu z grodna Polki Anny Kamińskiej, przyciskał do piersi wyleniałego pluszowego misia. Nieco starszy chłopiec, kazachski, trzymał w ręce przysmak. Pierożek, tak zwaną lepioszkę. — Kuszać choczesz? — spytał. Wojtuś przytaknął gorliwie. — Tak dawaj, mach nią, zaproponował mały kazach. — Ja ciebie, lepióżkę, ty mnie swoją miszku. Wojtuś przecząco pokręcił głową. No durakty! Pobłażliwie powiedział Kazach. Na sztocie ciebie miszka. Tata mi go dał. On ma się mną opiekować. Tatuś tak powiedział. Ja w polszu z nim wiernu. Mały Kazach pogardliwie wzruszył ramionami. Durakty! Paliaki dureki! Demonstracyjnie zaczął jeść lepioszkę. Wojtuś stał w milczeniu przełykając ślinę. Wreszcie nie wytrzymał. Wyrwał mu lepioszkę i popędził z nią w step. Kazachski chłopiec ruszył za nim w pogoń. — A dawaj! Ech ty! nigdy ty w Polczu nie wierniusz! Był starszy, szybko dogonił Wojtusia, przewrócił go i zaczął wydzierać mu pierożek. Wojtuś wypuścił go z ręki, leżał płasko na ziemi, przyciskając brzuchem niedźwiadka do płowego poszycia stepu. Słysząc z daleka krzyk... Mały Kazach podniósł głowę i ujrzał biegnącą od strony wiejskich lepianek mamę Wojtusia Annę. Powiewała trzymanym w ręku strzępem gazety. Mały Kazach puścił Wojtusia, zerwał się i uciekł w step. Anna dobiegła do podnoszącego się z ziemi Wojtusia. Był brudny, rozczochrany i zapłakany, ale Anna przyklękła przy nim i przytuliła w porywie radości. Synku, jesteśmy wolni. Ogłoszono amnestię. Rozumiesz, co to znaczy? Nie. Powiedział chłopiec ocierając łzy brudną rączką Już nie jesteśmy w niewoli możemy sobie stąd iść Do Polski? No na razie nie do Polski tam są Niemcy ale powstaje armia polska i będzie się bić z Niemcami Ja chcę się bić z Rosjanami oznajmił Wojtuś Ty w ogóle nie możesz się bić jesteś za mały Anna popatrzyła na chłopczyka z przerażeniem dopiero teraz zauważając jego stan Co ci się stało biłeś się? — To on zaczął. W ogóle nie umie się bawić. Chce mi tylko wszystko zabrać. — Bo nic nie ma, rozumiesz? — tłumaczyła Anna. — To nie jego wina. Oni nie są źli. Starają się nam pomóc, tylko że sami nic nie mają. — To po co nas tu przywieźli? Tam u nas wszystko było. Tu umarła ciocia Krysia, a w Polsce nikt nie umiera. — Chodź do domu. — Kiedy nas stąd zabiorą? Jutro? Zobaczy jutro tatusia? — Pytał gorączkowo Wojtuś, biegnąc obok idącej szybko matki. Nie, synku. Anna studziła jego entuzjazm. To może jeszcze trochę potrwać. Melania Wilska powoli doszła do ławki i usiadła. Było to w czumie, na Uralu. Za jej plecami znajdował się barak szpitalny należący do zespołu zwanego Sangorodkiem. Przed nią rozciągał się mizerny kląb z rachitycznymi roślinkami. Melania była młodą kobietą o oryginalnej urodzie, urodzie, którą gasiła bladość i wycieńczenie, a także bury szpitalny szlafrok, który Melania miała na sobie. Ale jej głowę zdobiła fantazyjnie włożona na bok futrzana papacha. — Przepraszam, pani jest Polką, prawda? Mogę się przysiąść? — usłyszała za sobą ciepły kobiecy głos. Odwróciła się i poznała starszą kobietę, Pacjentkę z innego baraku. Widziała ją kiedyś, jak w dyżurce ukradkiem wróżyła z kart rosyjskiej pielęgniarce maszy. Bardzo proszę. Od dawna nie mówiłam z nikim po polsku. Ale pani wie, że to zabronione? Chorym z innych baraków nie wolno ze sobą rozmawiać. Teraz będą patrzeć na to przez palce. Skąd pani jest? Lwowa. — A ja z Tarnopola. Maria Kalinowa. Przedstawiła się starsza pani. Melania Wilska. A co pani dolega? Tak zwane ogólne wycieńczenie. W łagrze w loch w Orkucie był miły Rosjanin, lekarz, bardzo miły. Napisał, że dodatkowo choruje na gruźlicę, a tego najbardziej się boją. Więc skierowali mnie do szpitala. A pani? Odcinek czwarty. Miałam poważną operację. Ropne zapalenie ucha. Ale to nic, wyzdrowieje. Muszę wyzdrowieć. Pani wie najlepiej. Widziałam, jak pani wróżyła. Rosjanką wróżyłam. Zawsze coś mi dawały, ale córka, do końca nie wierzyłam, że ją przeżyję. Pochowałam ją w stepie. Muszę żyć, bo kto się wnukami zajmie. Antek ma szesnaście lat, ale Piotruś to jeszcze dziecko. Melania patrzyła na nią z przerażeniem. Sama myśl, że w tym wieku można jeszcze być odpowiedzialnym za dzieci, przyprawiała ją o panikę. Męczyła ją ta rozmowa, chciała zostać sama, ale pani Kalinowa kontynuowała zaczęty wątek. Wiem, że Kościół nie pochwala wróżenia. W Polsce nigdy tego nie robiłam, ale tu to mój jedyny sposób zarobkowania. Muszę zdobyć pieniądze na bilety dla siebie i dla nich. Na bilety? Tak. Chcemy jechać do wojska. A więc ta obłąkana staruszka chce wstąpić z wnukami do Czerwonej Armii. Nie, no tego już za wiele. Melania wiedziała, o czym mówi Kalinowa. Rosyjska pielęgniarka słyszała w radiu, w moskiewskiej rozgłośni, że Polacy mają bić się ramię przy ramieniu razem z nimi, z Sowietami. Melania przyjęła tę wiadomość w milczeniu, choć pielęgniarka oczekiwała wybuchu radości. Cieszyć się? Po tym wszystkim, co z nią zrobili, co zrobili z wszystkimi Polakami, co się tu dzieje codziennie od dwóch lat? Wspaniale, rzekła sarkastycznie. Nie wiedziałam, że do czerwonej armii przyjmują też kobiety z dziećmi. Dlaczego do czerwonej? Spytała Kalinowa. Do polskiej armii. Jakby się nic nie stało, jakby nie było wywózek. Melania porzuciła ironiczny ton i niemal krzyczała, chociaż szeptem. Jakby mało naszej krwi tu przelano. Mamy jeszcze być wcieleni do ich armii. To nie tak, usiłowała wyjaśnić Kalinowa, ale Melania nie dała sobie przerwać. Przecież złamali pakt, zdradzili nas, napadli podstępem, zmuszają do niewolniczej pracy. Miał o tym mówić w moskiewskiej rozgłośni. Kto? Nie rozumiejąc, pytała wilska. Generał Anders. Anders? tak pani chyba źle zrozumiała to będzie zupełnie samodzielna formacja żołnierze dostaną polskie mundury czapki z orzełkami własne karabiny a a kobiety spytała melania rodziny też mogą się dołączyć wszyscy Polacy zostaną zwolnieni melania zamilkła i wpatrywała się chwilę w kląb a powróży mi pani Spontanicznie zwróciła się do Kalinowej. Starsza pani wyjęła zniszczoną, talię z kieszeni, Slafroka. Proszę przełożyć. Wróżba była dziwna. Mówiła coś o dotrzymywaniu umowy i o wyjeździe z dzieckiem do ciepłego kraju, ale Melania nie miała dziecka. Nie była jeszcze nawet mężatką, choć zaręczyła się tuż przed wojną. Narzeczony przestał jednak odpisywać na listy. Straciła z nim kontakt. To egzotyczny kraj! ciągnęła Kalinowa patrząc w karty. Bardzo ciepło! Widzę palmy, piasek, bardzo dużo piasku, słońce! Wyjedzie pani razem z dzieckiem! Wszystko będzie dobrze! Przeżyjecie wojnę! Melania straciła nagle całe zainteresowanie wróżbą. Sympatyczna starsza pani opowiadała bzdury, które tak przystawały do codzienności, w której Melania żyła, jak bajki Szeherezady. Wstała. — Przepraszam, panią, ale to nie może dotyczyć mnie. Ja nie mam dziecka. Nie mam jeszcze nawet męża. Muszę już wracać do baraku. Maria Kalinowa odprowadziła wzrokiem oddalającą się smukłą kobietę w futrzanej papasza na głowie. Uśmiechnęła się lekko, złożyła karty i schowała je do kieszeni. Melania wiedziała, że nie wolno jej karmić się mrzonkami. Przeszkadzałoby jej to w codziennym, mozolnym poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytanie. Z tym pytaniem zasypiała i budziła się codziennie, od kiedy znalazła się w tym kraju. Brzmiało ono: jak przetrwać? Jako posłuszna córka wymagających rodziców, pilna i wzorowa uczennica, Ambitna studentka wierzyła, że sprawiedliwość wymaga, żeby za to wszystko była wynagrodzona, nie zaś ukarana. Marzeniem jej matki było, aby wyszła za mąż za syna ich przyjaciół, młodego, obiecującego prawnika, który właśnie zrobił aplikację sędziowską. Ich ślub zaplanowany był na koniec września. Krawcowa szyła już suknię z chińskiego jedwabiu. Byli dobraną parą, tak mówili wszyscy piękni, doskonali, ale może także i ta wiara, wiara w piękną zasługiwała na karę? To wszystko już nic nie znaczyło. Tu nikt nie był doskonały. Nikt nie miał na to żadnych szans. Tu było brzydko, nędznie, buro. Ludzie też byli brzydcy, szarzy, kufajkowi, zdolni zadeptać się walonkami o kawałek ciemnego, gliniastego chleba. Nie była na tyle naiwna, żeby nie wiedzieć, że świat nie był sprawiedliwy, piękny i doskonały, ale chciała przynajmniej do tego dążyć. To tu było prawie niemożliwe. Bolszewicy w jakiś sposób dotknęli prawdy, obnażyli prawdę o naturze człowieka i świata. Nie życzyła sobie tego. Była zła. Była wściekła bardziej niż inni. Pierwsza konferencja sztabu armii polskiej odbyła się w Buzułuku. Generał Anders oczekiwał na pojawienie się przedstawicieli strony sowieckiej w towarzystwie Okulickiego, Szyszko-Bohusza i podpułkownika Kazimierza Wiśniowskiego. Nie spodziewałem się, że będziemy mieli do czynienia z tak ogromną liczbą ludzi powiedział w zamyśleniu. Sądziłem, że może to być kilkaset tysięcy. Nigdy jeszcze nie musieli wypuścić z łap tylu ofiar, rzekł Okulicki. A na froncie dezorganizacja. Niemcy się posuwają. Przecież tylko temu ich posuwaniu się zawdzięczamy zgodę na to wszystko, z goryczą stwierdził Anders. Obietnice zaopatrzenia, przydziału żywności, instruktorów. Instruktorów Armii Czerwonej. Z nietajoną wściekłością przerwał Okulicki. Widział pan, generale, te napisy? Polacy, bracia Słowianie, do walki za świętą sprawę. Nagle z dnia na dzień jeńcy i więźniowie stali się ich sojusznikami, a pan mówi tym więźniom i jeńcom, że mają walczyć ramię przy ramieniu? Tak, rzekł sucho Anders. I pan, jako mianowany przeze mnie szef sztabu armii polskiej, ma obowiązek powtarzać to samo. Obowiązek, dodał z naciskiem. Będziemy bić się z Hitlerem, Polacy i Sowieci, ramię przy ramieniu. Czy to będzie się nazywać wojenkomat, czy obwodowa komisja poborowa, trzeba uruchomić cały aparat rekrutacyjny. Wiadomość o polskim wojsku musi dotrzeć wszędzie i to jak najszybciej. Musimy wysyłać więcej informatorów, którzy kierowaliby naszych do wojska, powiedział opanowawszy się okulicki. Na wszystkie większe stacje kolejowe. Czego nie wyrwiemy do listopada, tego, tego nie wyciągniemy przez całą zimę. Anders wytrząsnął niedopałek papierosa ze złotej lówki. Ambasada wysyła swoich przedstawicieli z pomocą pieniężną i kartkami na żywność, ale to wszystko kropla w morzu, oznajmił. Sytuacja jest często tragiczna. Ludzie umierają w drodze, całymi dniami stoją w wagonach na bocznicach albo zamarzają, oczekując przyjścia pociągów. Za drzwiami sali konferencyjnej rozległ się stuk wojskowych butów. A? Już są. Anders wstał. Drzwi otworzyły się i do sali wkroczyli przedstawiciele władz sowieckich z pełnomocnikiem Armii Czerwonej, generałem Aleksejem Panfiłowym na czele. Tuż za nim szedł reprezentujący NKWD generał Żukow, towarzyszyli im pułkownik Kondretiuk i podpułkownik Jewstigniejew. Po wymianie uprzejmości Anders przeszedł do rzeczy. — Jak już ustaliliśmy wspólnie w Moskwie, Armia Polska składać się będzie z dwóch dywizji piechoty i jednego pułku zapasowego. Piąta dywizja piechoty będzie stacjonować w rejonie Saratowa, w miejscowości Tatiszczewo. Dowodzić nią będzie generał brygady Mieczysław Boruta Spiechowicz. Natomiast szósta dywizja stacjonować będzie w rejonie Tocka, mniej więcej 40 kilometrów stąd, na południowy wschód od Buzu Łuku. Dowodzi nią generał brygady Michał Karaszewicz Tokarzewski. Sztab, jak już wszystkim wiadomo, będzie się mieścił tu, w Buzu Łuku. Szefem sztabu mianuje pułkownika Okulickiego. Według naszych danych na terenie Związku Radzieckiego powinno być około miliona 250 pięćdziesięciu deportowanych polskich obywateli, w tym około stu osiemdziesięciu jeńców wojennych zagarniętych we wrześniu oraz około stu pięćdziesięciu młodych roczników zmobilizowanych do Czerwonej Armii. W tej liczbie szacunkowo mieści się dwanaście tysięcy oficerów i ponad dwieście tysięcy żołnierzy. Wiadomo mi o liczbie około dwustu tysięcy jeńców wojennych, przerwał pan Fiłow. Pewna trudna do określenia liczba osób cywilnych znajduje się na Syberii i Uralu. Około tysiąca oficerów znajduje się w obozie w Gryazowcu. Tylko tylu? Zdziwił się generał Szyszko-Bochusz. A gdzie jest w takim razie reszta naszych oficerów? Szczegółowych spisów jeszcze nie posiadam, odrzekł pan Fiłow. Działania wojenne i ewakuacje urzędów utrudniają ich nadesłanie z odległych połaci kraju. Z chwilą otrzymania tych spisów natychmiast przekażę je panom. — Chciałbym pojechać osobiście do obozu w Gryjazowcu — powiedział Anders. Nie wzbudziło to sprzeciwu Rosjan. — Samolot będzie do pana dyspozycji, panie generale — zaoferował generał Żuków. — Należałoby również wzmóc wysiłki w celu realizacji dekretu amnestyjnego — z naciskiem rzekł Anders. Z prawdziwą przykrością muszę zawiadomić pana generała, że nie jest on w stosunku do szeregu Polaków stosowany. Ludzie nadal siedzą w więzieniach i obozach. To trzeba sprawdzić, powiedział pan Fiłow i dodał, patrząc Andersowi w oczy, jak gdyby chciał stwierdzić, jak ten zareaguje. Być może są to sympatycy Hitlera. Anders wstał. W jego wychudzonej twarzy nie drgnął nawet żaden mięsień kiedy spokojnie, ale z naciskiem odpowiedział. Są to ludzie, których znaliśmy przed wojną i z całą pewnością są oni poza tego rodzaju zarzutami. Konkretnie pułkownik Nikodem Sulik. Prosiłem już o zwolnienie go z więzienia. Tak jest. Sprawdzaliśmy to, odparł pan Fiłow. Oficera o takim nazwisku w więzieniach moskiewskich nie ma. To bezstrzelne oświadczenie wyprowadziło Andersa z równowagi na tyle, że podniósł głos o jeden ton. Siedziałem razem z pułkownikiem do ostatnich dni w jednej i tej samej celi. Kategorycznie proszę o zwolnienie pułkownika Sulika. Pan Fiłow bez emocji zanotował coś w notesie. Oficer do zlecenia Andersa, rotmistrz Klimkowski, wodził wzrokiem po twarzach obecnych w sali. Miał świadomość, że uczestniczy w procesie historycznym. Odczuwał satysfakcję, jaką daje znajdowanie się w centrum wydarzeń, wśród ludzi decydujących o losie innych. Lubił to poczucie nawet w sprawach błahych. Na prośbę Andersa który widział, w jakim stanie były ubrania kobiet przybywających do polskiej ambasady w Kujbyszewie, Klimkowski kupował i robił zapasy bielizny. Ten błysk w oczach kobiet, wdzięczność, kiedy wręczał im w prezencie coś, czego te wynędzniałe, w podartych waciakach istoty nie widziały od czasów pańskiej Polski, kiedy wyjmował ze skrzyni parę jedwabnych pończoch czy bieliznę, ale najważniejszy był podziw w oczach Teresy. Kiedy energicznie załatwiał liczne polecenia generała, czuł na sobie jej spojrzenie. Najpierw ukradkowe, potem coraz częstsze. Wiedział, że była mężatką, ale mąż zagubił się w wojennej zawierusze. Teresa zajmowała się już nie tylko rehabilitacją. Okazało się, że zna się na szyfrach. Szef dwójki podszkolił ją. Byli najbardziej zaufanymi osobami generała. Skoczno markata, mówił generał do Teresy, kiedy trzeba było coś załatwić, a ona była tak jak on, Klimkowski, na każde zawołanie. To zbliżyło ich do siebie. Czas płynął. Nadeszła jesień, a z nią wczesne w tym roku mrozy i opady śniegu. Cel Polaków zwalnianych z łagrów, więzień i miejsc zesłania był jeden miasteczko Buzułuk nad rzeką Samarą ale niczym rozwiewane wiatrem liście, miotani byli w różnych kierunkach przez spotęgowany wojną sowiecki bałagan. Odcinek piąty Podróżowali najróżniejszymi środkami transportu, głównie pociągami towarowymi i osobowymi, ale także barkami rzecznymi, a częstokroć pieszo. Były pociągi, które jechały bez przystanku, nie zatrzymując się na stacjach, zapełnionych gromadami polskich obszarpańców, wyczekujących całymi dniami na jakikolwiek transport. Inne pociągi, nie wiedzieć czemu, stały całymi tygodniami na bocznicach. Na peronach i wśród przejść między torami koczowali ludzie. Były ich setki. W łachmanach, zniszczonych w waciakach, zarośnięci, siedzieli na tobołach, leżeli na ziemi. Nie wiadomo było, czy ktoś śpi, czy też umarł z wycieńczenia. Pociąg, w którym znalazł się Michał Rudowicz i Franek Bednarczyk, utknął na stacji w Wołogdzie. Michał drzemał, opierając głowę na ramieniu przyjaciela. Franek wyglądał przez okno. Po sąsiednim torze przejeżdżał transport z rannymi z frontu, tuż za nim jechały otwarte lory ze zniszczonym sprzętem wojskowym. Za szarym od brudu okienkiem przesunęła się nagle sylwetka oficera w czapce z orzełkiem i wojskowymi naszywkami na pagonach. A ten idiota z tego zrezygnował, pomyślał z irytacją Bednarczyk. Ten idiota obstawał przy swoim tak dalece, że kiedy w obozie pojawił się polski pułkownik i orkiestra zagrała hymn polski, nadal udawał zwykłego szeregowca. Franek nie mógł tego pojąć. No ale nie namawiał go, przeciwnie, było mu to na rękę. Co dwie głowy, to nie jedna. Wspierali się razem, łatwiej było zakombinować jedzenie, wsiąść do pociągu, przechytrzyć władzę. Michał drzemał. Smród i zaduch panujące w wagonie obezwładniały go jak narkotyk. Jak przez mgłę słyszał rozmowy. Były jak zwykle o jedzeniu. Świeżo upieczone bułki z magiem prosto z piekarni. Pyszny sen miałem. O czym? Że jadłem potrawkę z skóry w sosie koperkowym z ryżem, a na deser kawałek tortu fedora na porcelanowym talerzyku. Dlaczego zawsze śnią ci się potrawki? Bo zęby mi w tajdzie wypadły. Ruszyłby wreszcie ten zasrany pociąg. Najpierw muszą transporty z frontu przejechać. W dupę dostają, panie Reisman. To był głos Franka Bednarczyka. Franek zawsze pierwszy wiedział, kto jest kim, i jak się nazywa. Choć po trzech dobach bezczynnego stania na bocznicy, nie było to znów takie dziwne. Szkoda, że od Niemca, a nie od nas. Niech pan tak nie mówi. My teraz, sojusznicy. Odezwał się kobiecy głos. Teraz dopiero? Co też pani? Reisman zaśmiał się. Przecież zawsze przychodzili nam z pomocą. Pomocna dłoń. Pamiętam taki afisz. Wyciągnijmy pomocną dłoń do robotników zachodniej Ukrainy i Białorusi. Krążyło wtedy takie powiedzonko. Dłoń to my wyciągniemy, ale nogi to już oni sami wyciągną. W wagonie rozległy się śmiechy. — W więzieniu to usłyszałem — dodał Reisman. — Od Rosjanina z Woronerza. Dostał za ten dowcip trzy lata. Paragraf pięćdziesiąt osiem, punkt dziesięć. — Pan był w więzieniu? — Bo słyszałem, że w Rosji to Żydzi w więzieniu nie siedzieli. E, — Raczej wsadzali — końśliwie stwierdził Bednarczyk. — Widać. Należy do tych nielicznych wyjątków, których wsadzaliśmy — odciął się Reisman. — Daliby coś do jedzenia ci sojusznicy — Westchnęła kobieta Maria Galicowa. Jechała z dwójką dzieci, kilkunastoletnim chłopcem i małą dziewczynką. Bolek i Helenka mieli ostatnio ostatni raz coś ciepłego w ustach cztery dni temu. No nie mówiąc już o mnie. Ma ktoś jeszcze coś na wymianę? Spytał Franek. Ja mam złoty zegarek, odezwał się wyglądający na staruszka mężczyzna o nazwisku Kozłowski. Omega. Ale jeszcze zaczekam. Za zupę nie będę zegarka oddawał. Ma mm, pan rację, panie Tadeuszu, przytaknęła Galicowa. Kto wie, co nas jeszcze czeka. Podczas gdy zapomniany pociąg, który z niewiadomych przyczyn wypadł z rozkładu jazdy, tkwił nieruchomo na bocznicy, inny pociąg, którym jechała Melania Wilska, pędził przed siebie, nie zatrzymując się na stacjach. Pasażerowie towarowego wagonu stali w nieludzkim tłoku, chwiejąc się w takt pociągu, opierając się o siebie, drzemiąc na stojąco. Nieliczni szczęśliwcy zajmowali miejsca siedzące na drewnianych ławkach, chorzy i starzy leżeli na górnych półkach. Stanąłby wreszcie! jęknął sieńko, Białorusin spod mołodeczna. No ile można tak jechać tydzień i nawet gdzie nie powiedzą. Też się panu zachciało wiedzieć, rzucił drwiąco inny pasażer, młody chłopak o nazwisku Madeja. Ważna tajemnica państwowa przecież. No coś ciepłego by można ugotować, gdyby stanął, ciągnął swoje sieńko. Jakąś zupę z chleba, czy coś. Moja żona to dobre zupy gotowała. Najbardziej grochową ze skwarkami lubił. Z górnej półki sunął się mający około pięciu lat chłopiec z pluszowym misiem pod pachą, i stanął naprzeciw Melanii. — Przepraszam, nazywam się Wojtuś Kamiński. Przedstawił się z niezwykłym na ten wiek obyciem i uśmiechnął się blado. — Czy ma pani coś do jedzenia? — Niestety nie mam — powiedziała zgodnie z prawdą Melania. — Ale gdyby pani mogła poszukać? — poprosił chłopiec. — Nie mam co szukać. — Nie nuć. — Masz ładnego misia, pobaw się nim. — On nie jest do zabawy — Wojtuś przybrał urażoną minę. Nie? A do czego? Niechętnie podtrzymała rozmowę Melania. Nie do zabawy, powtórzył chłopiec. Mimo niechęci do rozmowy z dzieckiem, Melania spojrzała na niego uważniej. No więc do czego? Do opieki, odparł chłopiec. Ja się opiekuję nim, a on mną w pewnym sensie. W pewnym sensie? Popatrzyła na niego ze zdumieniem. No tak, w pewnym sensie, oczywiście, idź już do mamy. Melania przymknęła oczy. Tyle już przeszła w czasie tej podróży, która miała ją wydostać z tego piekła, że energia Melanii była na wyczerpaniu. Czuła, że każdy gest, każde słowo uszczupla tę znikomą niezbędną do przeżycia resztkę, która jej jeszcze pozostała, a postanowiła przeżyć. W końcu data jej ślubu zaplanowanego na 20 września 39 została jedynie przesunięta. Jej narzeczony, podporucznik rezerwy Ryś Romanowicz, też na pewno postanowił przeżyć i odnajdzie ją w wojsku. I chociaż wymieniła suknię ślubną w kołchodzie na jedzenie, to w Polsce po wojnie uszyje sobie jeszcze piękniejszą. Na pewno tak będzie. U nas w Młodecznie! Zagadał znowu ni to do innych ni to do siebie sieńko niech pan przestanie już tym mołodecznem przerwał mu ze złością madeja, a to bicie świń, a to jak gotowała pana żona, a to jakie jabłonie u pana obrodziły nie jedziemy do mołodeczna w całkiem innym kierunku proszę pani melanie otworzyła oczy chłopiec, nadal stał naprzeciwko niej czy czy pani nie mogłaby zajrzeć tam na górę do mojej mamy zapytał nieśmiało a co jej jest nie wiem może jest głodna nie znalazłem nic do jedzenia melania podniosła się z ławki i stanęła na niej twarz wilskiej znalazła się naprzeciw twarzy leżącej na górnej pryczy kobiety kobieta miała zamknięte oczy oddychała ciężko melania dotknęła jej rozpalonego czoła pani ma wysoką gorączkę chce pani pić zaraz podam pani wodę Kobieta przytrzymała jej rękę. Uścisk chorej był stalowy. Potrzebuję pieniędzy dla synka. M może pani kupi to. Z wysiłkiem wyciągnęła z tobołka pod głową brązową jedwabną chustkę. Nie mam pieniędzy, odparła melania. Ale mogę spróbować ją sprzedać, jak tylko ten pociąg gdzieś się zatrzyma. Niech pani nie odchodzi. Kobieta uniosła się z trudem z pryczy. Mój synek to bardzo dobry chłopiec. Ma na imię Wojtuś. Wojciech Kamiński. Ma pięć lat. Pani nie ma jeszcze dzieci, prawda? Nie. Ale będzie pani jeszcze miała, na pewno. Tylko nie tutaj, nie w tym kraju. Pani się uratuje, Bóg pani dopomoże. Nie opuści go pani, prawda? Melania nie wiedziała, co powiedzieć. Nie wiadomo czemu ta chora kobieta troszczyła się, by ona, nieznana jej osoba, nie straciła wiary w Boga. On jest bardzo grzeczny, majaczyła matka Wojtusia, nie puszczając ręki Melanii. Jej nieprzytomne, rozgorączkowane oczy wpatrywały się w twarz dziewczyny. Pani też się uratuje, uspokajała chorą Melania. Już niedługo dojedziemy. Pociąg towarowy, do którego pechowo trafili Ludowicz z Bednarczykiem, w dalszym ciągu stał na bocznicy stacji w Wołogdzie. Michał obudził się z drzemki. Czoło miał wparte w szynel współtowarzysza, a oczy tuż przed jego zawszonym kołnierzem. W warstwie brudu, który pokrywał krawędź kołnierza, coś błyszczało. Michał pomacał delikatnie to miejsce i wyciągnął wpiętą w kołnierz igłę. Znalazłem coś na wymianę oznajmił triumfalnie Frankowi, prostując się. W twoim kołnierzu? Wszy? Spytał z sarkazmem Bednarczyk. Igła. O cholera, wykrzyknął Franek. Zupełnie o niej zapomniałem. Igła w Sowietach, cenna rzecz, odezwał się Reisman. Korzystny, towaru abmienu można zrobić. Pokaż, młody człowieku. Rajsman obejrzał z uwagą igłę i pokręcił sceptycznie głową. Całkiem zardzewiała! stwierdził i już oddawał ją Michałowi, ale igła wypadła mu z palców na podłogę wagonu. No i co pan zrobił? odezwał się franek z pretensją. Padł na kolana i zaczął nerwowo przeszukiwać podłogę między nogami pasażerów. Nogi te były obute w podarte walonki, ocieplane gazetami kalosze. Nierzadko zwykłe drewniane chodaki. Franek przesuwał je, a nawet podnosił, mimo protestów ich właścicieli. Wreszcie znalazł igłę, która zatrzymała się na szmatach wystających z za dużych butów jednego ze stojących. Wyprostował się z ulgą i natchniony nowym pomysłem podszedł do stojącego na środku wagonu wystygłego piecyka. Zanurzył w popiele kawałek szmatki i zaczął czyścić nim igłę. Kiedy osiągnęła idealny połysk, zwrócił się do Michała. No co? Idziesz się przewietrzyć? Zdążą panowie wrócić? Zapytał zaniepokojony pan Kozłowski, właściciel złotej omegi. Bo mam jeszcze kartki. Może udałoby się dostać chleb. Ale boję się, że panowie pojedziecie jakoś bez mnie. Znaczy pociąg pojedzie bez mnie, a panowie sprawniejsi. Ja też mam kartki. Ja też. I ja. Odezwało się parę głosów. — No bardzo proszę, dawajcie państwo. Ludzie po chwili spać ...śmiałką swoje bony na chleb. — A jak nagle ruszy? — zawahała się Galicowa. — Akurat — obruszył się Bednarczyk. — Tydzień stał i nagle ruszy. Zresztą dogonimy. Komu jeszcze zrealizować kartki? — Michał wcisnął do kieszeni kilkanaście bonów upoważniających do kupienia dwustu gramów chleba dziennie. Zeskoczyli na peron. harszczani, którymi porośnięta była kolejowa bocznica, przeskakując przez tory, zmierzali w kierunku budynku stacji. Nalepiony na ścianie budynku afisz przedstawiał żołnierza z karabinem, zanim widniała chłopka w chustce i napis Bądź bohaterem. W tłumie kręcących się po peronie ludzi wyróżniał się mężczyzna z biało-czerwoną opaską na rękawie, prawdopodobnie przedstawiciel polskiej ambasady. Wokół niego... Zgromadził się tłum wynędzniałych rodaków, w którym tamten wydawał kartki. W innym miejscu peronu przechadzał się wysoki, chudy mężczyzna z naszywkami lotmistrza. Podchodził do grup oczekujących, wypytując, zapisując coś w notesie. Tam jest kolejka do wymiany kartek na chleb. Franek wskazał kierunek. Ja idę obchnąć igłę. Może się uda dostać zupę albo kaszę. Rudowicz posłusznie udał się we wskazanym przez Franka kierunku. Tymczasem Franek Przepchnął się przez tłum do okutanej w chusty baby, która nakładała kaszę z wielkiego kotła w różne, najbardziej nieprawdopodobne, podawane jej naczynia. Franek wręczył jej jedną ręką menaszkę, a w drugiej zaś demonstracyjnie pokazał swoją wyczyszczoną igłę. Baba bez słowa wzięła igłę i wpięła ją w skrzyżowaną na piersiach chustkę. Następnie zanurzyła ogromną chochlę w kotle i wlała sporą porcję do menażki Franka. Podszedł na bok i opierając się o ścianę budynku poczekalni delektował się kaszą. Stojący w długiej kolejce Rudowicz usłyszał gwizd pociągu. Spojrzał w stronę najbliższego torowiska i zobaczył mężczyznę skaczącego w dół na tory. Instynktownie rzucił się za desperatem. Nie pomyślał, że to samobójca, tu wola przetrwania była tak silna, że nikt nie myślał o targnięciu się na życie. Raczej tamten zasłabł z głodu. Może ktoś go okradł? Mężczyzna usiłował wydostać się z rowu. Nie radził sobie. Michał podał mu rękę. Szybciej! Odcinek szósty Pociąg pojawił się nagle z ogłuszającym głoskotem. Michał dosłownie wyciągnął nieszczęśnika spod kół lokomotywy. Przykucnęli na brzegu peronu, tuż nad torowiskiem, przytuleni do siebie niczym para wystraszonych chłopców. Wagony śmigały przed ich oczami, pociąg stopniowo zwalniał, wreszcie stanął. — Czemu to zrobiłeś? — spytał Michał. — Zaraz zobaczysz. Niedoszły samobójca wstał, Michał również. Z wnętrza stojącego tuż przy nich wagonu dochodziła śpiewana, ponuro pieśń o wołdze. Rosyjscy poborowi jechali na front. — Przecież... przecież już byś nie żył. Michał zdenerwował się. No coś, ty to nie pierwszy raz, rzekł rezolutnie niedoszły samobójca. Mógł być w wieku Michała. Chudość i ogólne wycieńczenie nie pozwalały dokładniej określić, czy był dwudziestolatkiem, czy może podchodził już pod czterdziestkę. Na głowie miał watowaną uszankę z przyczepionym nad czołem srebrnym orzełkiem. Jak to? Jak to nie pierwszy raz? Machulki nie! Poinformował znienacka, zataczając się prosto na nich rosyjski poborowy. Wody nie, Jeść nie dają i każą Niemców bić. Bądź bohaterem, mówią, kurwa ich mać. Właściciel uszanki z orzełkiem odepchnął go lekko. Jacek Lis jestem, starszy strzelec z trzydziestego dziewiątego, przedstawił się. Dzięki zachęciu ratowania mi życia. Do polskiego wojska jedziesz? Bratcy, polacy nie odpuszczał rosyjski żołnierz. — Macie nam za złe to, cośmy wam zrobili w trzydziestym dziewiątym? — A jak myślicie? — spytał Michał. — Prascicie, bratcy! Rosjanin skłonił się niemal do ziemi. — Radnie! Będziecie się bić razem z nami, bratcy! Słowianie! Do walki za świętą sprawę! Do pijanego towarzysza podszedł politruk i zaczął go odciągać na bok, uspokajając. — No, towarzysz, idzi, idź. — A prawaliwaj, job, twoju mać! Poborowy zdenerwował się. — Sobaka ciebie, towarzysz! Widzicie go? Jak to złagodniał? — Chleba nam dajcie! I znów błagalnie zwrócił się do Michała. — Bratcy, radny je! Pociąg gwizdnął ostrzegawczo. Drzwi wagonu otworzyły się, czyjeś ręce wciągnęły pijaka do środka, i potoczył się wraz z innymi na spotkanie losu. Kiedy ostatni wagon przejechał, Jacek Lis mrugnął porozumiewawczo i znów opuścił się na torowisko. Chwilę badał żwir wokół szyn, wreszcie znalazł coś i pokazał Rudowiczowi. Kawałek spłaszczonej przez koła pociągu blachy. — Co to? — Łyżka! Michał znów podał mu rękę i wciągnął na peron. Lis grzebał chwilę w kieszeni Waciaka. Wreszcie wyciągnął z niej dwa blaszane orzełki. — Zły łyżek je robię. — Interes idzie. Dasz łyżkę? Masz orzełka. Michał oszacował wzrokiem. — Z każdej łyżki kilka orzełków. Komplet sztućców już chyba uzbierałeś. — No, a jak mam je sprzedawać, jak tu nikt nic nie ma? — A widziałeś kiedyś takie dokładne orzełki, takie ładne? — Jedna kobieta aż rozpłakała się ze wzruszenia, jak je zobaczyła. Daj, powiedział Michał, chociaż oczy miał suche. Z dóbr materialnych miał tylko blaszany kubek i łyżkę i strzegł ich dotychczas jak oka w głowie. Były bezcenne, ale chciał zaimponować Frankowi. Dam ci takiego z dziurkami, przewleczesz nitkę, supełek z drugiej strony czapki i gotowe. Mój patent. Nie mam czapki, ani nici. Lis znów mrugnął i wyciągnął z zapazuchy starą, wyleniałą furażerkę. No, tu już masz przyczepionego. Czapka gratis za to, że życie mi chciałeś uratować. Kolejka po chleb mi przepadnie. Rudowicz wymienił pospiesznie łyżkę na czapkę i popędził do kolejki. Na sąsiedni tor toczył się powoli inny pociąg i stanął z sapnięciem. Drzwi jednego z wagonów rozsunęły się nieco i na peron zeskoczyła dziewczyna. Jej wygląd natychmiast przykuł uwagę Rudowicza. Miała na sobie taftową, żółto-pomarańczową spódnicę, włożoną na ciepłe, watowane spodnie, co wyglądało dość oryginalnie, w dodatkowym zestawieniu ze zbyt dużymi żołnierskimi butami na nogach. Zauważył ją od razu. Zauważyła ją też Rosjanka przy kotle z kaszą i zamachała ręką. Melania podeszła do niej. — Dziewaczka, sprzedaj mi te spódnicę! — Spódnica nie na sprzedaż — powiedziała Melania. — Chcę sprzedać płatoczok — pokazała brązową jedwabną chustkę. — Spódnica mi się podoba — rzekła baba, rzucając z rozmachem łyżkę kaszy w płaską, blaszaną miskę bez ucha. Trzymając ją, mężczyzna w średnim wieku ledwo utrzymał miskę w ręce. Drugiej ręki nie miał. Oddalił się ostrożnie, patrząc zachłannie w cenną zawartość miski. — Francuski jedwab — kusiła Melania — Powiewając powietrzu w powietrzu prawdziwy, za sto rubli sprzedam. Sto rubli? Zapłatok? Rosjanka zamarła z chochlą w powietrzu. nieużywany, przekonywała dziewczyna. A spódnica to prezent od narzeczonego ostatni, jaki mi dał przed wojną. Nie żyje, powiedziała ze zrozumieniem Rosjanka. Nie, dlaczego żyje, zaprzeczyła Melania. Talon gdzie? Warknięcie mężczyzny wydającego chleb wytrąciło rodowicza z letargu, w jaki zapadł na widok dziewczyny w żółto-pomarańczowej, połyskliwej spódnicy. Podał garść bonów i płócienny worek, do którego pracownik punktów wrzucił kilkanaście bochenków chleba. Michał zarzucił worek na ramię i podszedł bliżej fascynującego zjawiska. Stanął przy samowarze z wrzątkiem wydawanym na stacjach kolejowych za darmo, obserwując rozwój transakcji handlowej. Sprzedawczyni kaszy. W dalszym ciągu nie była zainteresowana oferowaną przez dziewczynę chustką. Skoro żyje, kupi ci inną spódnicę, stwierdziła, kiedy wydawała ostatnią porcję kaszy. Melania patrzyła z przerażeniem na operującą już przy dnie kotła chochlę. Po co ci ona? przekonywała baba. Ty do wojska jedziesz. Tam w takich rzeczach nie chodzą. A ja dla córki potrzebuję. W mieście może zacznie pracować. To balowa spódnica, broniła się jeszcze Melania. W wojsku też urządza się bale. W Polsce się urządzało. Rosjanka dotknęła tafty z szacunkiem. Ładny kolor. To w Polsce można było takie kupić? Dam sto rubli. Za mało. Sama chustka jest tyle warta. Sto pięćdziesiąt. Melania zauważyła wpiętą na piersi rosjanki igłę Franka. Dwieście powiedziała z mocą. Razem z chustką to będzie trzysta rubli i jeszcze tę igłę. Pójść buldzet, zakończyła tark Rosjanka. Namacała igłę wśród warstw omotających ją chust i podała dziewczynie. Melania umieściła ją ostrożnie w kołnierzu swojej watowanej kurtki. Potem rozpięła spódnicę i zsunęła ją z siebie, przez co odsłoniła typowe rosyjskie watowane spodnie. Michał popijał kipiatok z blaszanego kubka, obserwując pełne wdzięku ruchy dziewczyny. Rosjanka wyjęła z zapazuchy zwitek pieniędzy i podała Melanii, chowając spódnicę i chustkę do swojego tobołku. Lokomotywa zagwizdała ostrzegawczo. — I jeszcze kaszę! — dodała Melania i wskazała gar z kaszą. Rosjanka bez protestu nabrała chochlą kaszę z dna kotła i spojrzała pytająco na Melanię. — Nie mam naczynia. — No w garść ci nie dam. — Za... za gorąca! — rzekła Rosjanka. Lokomotywa zagwizdała po raz drugi. Pasażerowie pociągu zaczęli porzucać swoje kolejki i w popłochu biec w stronę wagonów. Melania bezradnie rozejrzała się wokoło. Michał wylał resztę wrzątku ze swojego kubka, przepchnął się między biegnącymi, dobiegł do kotła i podstawił swój kubek pod chochle. Rosjanka uśmiechnęła się szeroko i strząsnęła kaszę do kubka. Proszę, niech pani weźmie. Rudowicz podał kubek melani. A pan? Nie, nie jestem głodny. A Kubek? Spytała Melania, patrząc nerwowo w stronę pociągu. Nieważne. To znaczy ważne. Proszę obiecać, odparł Michał, że pani mi to odda. A, a jeśli się nigdy już nie spotkamy? Jak pani obieca, to się spotkamy. Nie będę już dziś niczego obiecywać, niemal krzyknęła dziewczyna. Kątem oka zobaczyła, że jej pociąg powoli rusza. Roztrąciwszy ludzi, zaczęła biec peronem, trzymając drogocenny kubek w wyciągniętej ręce. Michał bez namysłu ruszył za nią i pomógł jej w ostatniej chwili wskoczyć na stopień. Będę pani szukać, zawołał. Jak się pani nazywa? Pociąg przyspieszał. Dziewczyna wychyliła się z drzwi wagonu z kubeczkiem przyciśniętym do piersi i zawołała. Melania. Gwist pociągu zagłuszył jej głos. Michał oprzytomniał. Rozejrzał się za Frankiem, ale nigdzie nie było widać jego charakterystycznej, nieco odchylonej do tyłu chudej sylwetki. Przypomniał sobie o współpasażerach oczekujących na swój kartkowy chleb i ruszył w kierunku odstawionego na boczny tor pociągu. Po kilku minutach jego oczom ukazała się porośnięta zakurzonymi chaszczami bocznica. Jednak pociągu, który utkwił tam, zdawało się na wieki nie było. Zniknął. No, ki diabeł! Mruknął do siebie Rudowicz, jakby przypuszczał raczej, że pociąg uniosła w powietrze jakaś nieznana siła, niż że mógłby tak po prostu odjechać sobie po szynach. Jednak kiedy wytężył wzrok, zobaczył znikający w oddali mały punkt na torach tył ostatniego wagonu. W tym samym czasie na peronie stacji w mieście Kotłaz pojawił się konferancjer i satyryk, autor i wykonawca kabaretowych tekstów Józef Landau. Hm. Nie tyle pojawił, ile został brutalnie wyrzucony z dworcowej restauracji, gdzie spał, trzymając głowę opartą na stole zmożonym panującym w lokalu ciepłem i kieliszkiem taniego wina. Mróz trzymał już mocno. Landau miał na sobie watowaną kufajkę i ciepłe walonki na nogach. Ale gdy tylko znalazł się za drzwiami, poczuł przejmujące zimno, opasujące mu głowę jak obcęgami. Przecież miał czapkę, cenną futrzaną czapkę i wtedy przypomniał sobie bufetowa wzięła ją w zastaw za łyżkę. Nie wiedział, że łyżkę trzeba nosić ze sobą, ufnie oddał więc czapkę i teraz został z gołą głową. Zapukał do drzwi drewnianego, obłażącego z farby budynku z napisem bufet. Nad nim na czerwonej wymiętej szmacie widniały słowa Niech żyją sowieccy kucharze. Landał zapukał jeszcze raz i nacisnął klamkę, ale żadnego sowieckiego kucharza najwyraźniej w środku już nie było. Podszedł do przechodzącego człowieka w kolejarskim mundurze. I zwienicie, parząsta, bumaga, wód zjeść, w polskuju armię, skierowanie do polskiego wojska, do buzułuka. W buzuluk kolejarz pokiwał głową. Da, budziet pojezd. Specjalny i klasywy pojezd. My teraz sojuszniki w mieście ubią fascistów. O której przyjedzie? No toczne nie znają, odparł kolejarz. W przybliżeniu za dziesięć godzin. Dziesięć godzin? Spytał w osłupieniu Landał. A zresztą, cóż to jest dziesięć godzin w porównaniu z wiecznością? Rzekł to ni to do siebie, ni to do oddalającego się kolejarza. Rozejrzał się po pustym peronie. Nie było nikogo, jeśli nie liczyć Rosjanina opartego o ścianę bufetu dworcowego i dwóch mężczyzn śmiących na schodach budynku stacji. Rosjanin, paląc papierosa, obserwował landała. Wreszcie odezwał się pierwszy. Nu, pan Polski jedzie do armii, da? Da, potwierdził landau Będziesz bić Germanca ruku w ruku z nami. da?" Landau przemilczał pytanie. — Niezły rolus dodał po chwili ciszy, żeby nie przerywać niegrzecznie rozmowy. — No jak tu w Rosji? — rzekł Rosjanin. — Na Kołymie ty był? — Ja nie, ale dużo Polaków było. — I wracają? — Ot, małatczyk wasz sikorski, krzepkie wasze prawicielstwo z Kołymy, z Kołymy wycianut ludzi, z Kołymy! — Raz wie, понимajesz? Możesz to pojąć rozumem? On najwyraźniej nie mógł. Bóg łaskaw, powiedział Landau, chociaż sam raczej nie był wierzący. Rosjanin spojrzał na niego spod oka i zmienił temat. Pociąg rano dopiero będzie. Masz jakiś nocleg? Chyba tylko taki jak, jak oni. Landau wskazał mężczyzn leżących na schodach. Myślisz, że śpią? Zapytał z ironią Rosjanin i wdeptał papierosa w śnieg. Trzeba wiedzieć, jak spać, żeby się obudzić. Pan myśli, że że zamarzli? A sapogi i Odpowiedział pytaniem na pytanie Rosjanin. No nie. No właśnie. Podpieprzono im buty. Gdyby żyli, butów by nie oddali. A wy wiecie jak spać, żeby się obudzić? Znajecie? Znają. Chleb masz? Bo co? Nie bój się. Nocleg ci chce załatwić. Znam takie kobiety, że, mm, mówię ci, ciepło nam będzie jak u matki na piecu. Tylko coś do jedzenia trzeba by im dać. — No, mam jeszcze kartki — powiedział z wahaniem Landau. — Wydają na nie chleb w koszarach dla wojskowych — wyjął kartki. Rosjanin przyjrzał im się wzgardliwie. — Mało. — No, zobaczymy, co się da zrobić. Do polskiego wojska jedziesz, może i mnie zabierzesz, a? Wziął kartki. I oddalił się, pogwizdując. Odcinek siódmy. W wagonie pędzącego pociągu Melania stanęła na ławce i dotknęła delikatnie twarzy chorej kobiety. Proszę pani, proszę pani, tu są pieniądze i trochę kaszy. Nabrała odrobinę kaszy na łyżkę i zbliżyła do ust matki Wojtusia. Anna pokręciła przecząco głową. Otworzyła usta, ale tylko po to, żeby powiedzieć cichym, przerywanym szeptem: Zaopiekuje się nim pani? Kim? spytała Melania. Moim synkiem niemal bezgłośnie wypowiedziała pieczonymi wargami kobieta. A, więc o to chodziło. Melanie otworzyła usta, ale żadne słowo nie mogło jej przejść przez gardło. Obiecuję pani? Proszę obiecać. Proszę. Przynaglał szept umierającej. No nie wiem. Nie wiem. Też szeptem powiedziała Melania. Może porozmawiamy później. Jak pani poczuje się lepiej? Nie mam czasu. Proszę obiecać teraz. No dobrze. Dobrze. Prawie bezwiednie wyrzekła dziewczyna. Obiecuję. Kobieta zamknęła oczy. Jej dłoń, kurczowo zaciśnięta na ręce Melani, rozluźniła uścisk. Teraz Melania chwyciła dłoń chorej w nadgarstku i szukała pulsu. Pulsu nie było. A mnie się wydaje, że tak i wracamy w kierunku młodeczne, dobiegł ją głos z białoruskim akcentem. I odpowiedź zbyszka Madei. Ja tam się do pańskiego młodeczna nie wybieram. Jadę do buzu łuku, do polskiej armii jedziemy, prawda, mały? Melania spojrzała na twarz kobiety. Oczy zmarłej patrzyły nieruchomo w sufit. Dziewczyna opuściła stopę, poszukała nią ziemi i powoli zsunęła się z ławki. Chłopiec stał teraz przy zbyszku i pokazywał mu swoją pluszową zabawkę. On też idzie do polskiej armii, mówił z powagą. Był już tam. Był razem z moim tatusiem. Był wszędzie na wojnie i walczył z bolszewikami. To jest bohaterski miś. Napisali o nim książeczkę, ale nie zdążyliśmy zabrać z domu. Zgrodna, bo my mieszkaliśmy w Grodnie. No, on nawet skakał z samolotu. Melani wydało się nagle, że chłopiec mówi tak długo i nerwowo, bo nie chce dopuścić jej do głosu. Podeszła do nich. Świetny facet, powiedział Zbyszek Madeja, oglądając misia. — Tylko trzeba przyszyć mu ucho. — Ja... ja to zrobię — wtrąciła Melania, wskazując oczyma Zbyszkowi prycza na górze. — Chodź, mały. Zdobyłam igłę. Zajmę się twoim misiem. Pociąg zwolnił. Był to znak, że dojeżdża do jakiejś stacji. Białorusin Sieńko i Zbyszek Madeja przepchnęli się przez tłum pasażerów z zawiniętym w prześcieradło ciałem matki Wojtusia. Sieńko otworzył drzwi wagonu. Buchnęło mroźne powietrze. Stukot kół stał się silniejszy, śnieg i wiatr wdarły się do środka. Ci, którzy stali bliżej drzwi, nie zorientowali się w tym, co stało się na przedzie wagonu, i wtedy podnieśli sprzeciw. To pogrzeb, powiedział cicho Zbyszek. Przepuśćcie. Pogrzeb, pogrzeb, rozległy się głosy. Kilka osób zdjęło z głów czapki. Znajdujący się w pobliżu Ukraińcy zrobili to samo szepcąc z szacunkiem. Pochoron. Rozległy się modlitwy. Pociąg przeleciał przez stację, nie zatrzymawszy się. Pasażerowie ledwie mogli zauważyć napis Kotłas na budynku stacji kolejowej. Przez uchylone drzwi dwóch mężczyzn wyrzuciło ciało zmarłej, zawinięte w prześcieradło. Lokomotywa zagwizdała, jakby chciała oddać jej pożegnalny salut. Na peronie w kotłasie Józef Landau odprowadził wzrokiem pociąg, który w dzikim tempie minął stację. Rosjanin i przyprowadzone przez niego trzy grube, rozłożyste baby nie zaszczycili go nawet spojrzeniem. Nie zainteresował ich również wyrzucony z jednego z wagonów tobuł, który zapadł się w śniegową zaspę. Bardziej interesujące było klecenie dziwacznego legowiska pod ścianą dworcowego bufetu. Posłanie to zrobione było z dużej ilości gazet. Na gazetach tych Rosjanin, który miał na imię Siergiej, rozpostarł o wyleniałą kołdrę. Następnie zajął się układaniem na kołdrze specyficznego przekładańca. Najgrubszej kobiecie wskazał miejsce w środku. Po jej lewej stronie wyznaczył miejsce landałowi, po prawej położył się sam. Pozostałe dwie kobiety ściskając pod pachą po bochenku chleba, umościły się po zewnętrznej. Ruskie baby najlepiej grzeją! rzekł Sergiej. Wspomnisz ty moje słowa, kiedy już znajdziesz się w tym swoim polskim wojsku. Za późno ukazano mi wasz kraj od strony ciepłych kobiet Landał westchnął. A ty nie zabrałbyś mnie za sobą do waszej armii. Pomógłbym w drodze zaproponował nieśmiało Siergiej. — Każdy ma swoją armię, odparł Landał. — Wy macie czerwoną. Co działać refleksyjnie powiedział Rosjanin. Śpie spokojna, towarzysz, odezwała się jedna z bab środkowa. Jej potężny biust grzał landała w plecy. noci — tej samej nocy w obozie kwarantannowym w miejscowości Tockoje nowo przybyli ochotnicy, kładli się do snu w wielkim, rozbitym na śniegu namiocie. Po pośrodku namiotu wykopany był półmetrowej głębokości rów, służący do przechodzenia. Powierzchnie zaś po bokach były pokryte czymś w rodzaju prycz. Na gałązkach mchu i wydobytych spod śniegu liściach rozłożone zostały koce. Na legowiskach tych leżeli przytuleni do siebie bokami ochotnicy. Szczupli byli poprzekładani tymi o masywniejszej posturze. — Widział pan już Andersa? — zapytał szeptem młody, osiemnastoletni chłopak Antek Kalina. Pytanie skierowane było do pleców leżącego obok nieco starszego ochotnika. — Nie. — Jak go jutro nie zobaczę, nie uwierzę, że jestem w polskim wojsku. — Na razie jesteśmy w kwarantannie. śpi. powiedział leżący tyłem ochotnik, miląc Stepaniuk... Młody Ukrainiec ze Stanisławowa. A właściwie po co ta cała kwarantanna? Żeby przyhamować lawinę ochotników. Każdego dnia przybywa około tysiąca. Dwaj dyżurni położyli na nich pozostałe koce. Ostatni koc zanurzyli w kotle z gorącą wodą i błyskawicznie rozciągnęli go nad ułożonymi do snu ochotnikami. Co oni robią? przeraził się antek. To zaraz zamarznie, wyjaśnił Stepaniuk. To będzie izolacja cieplna. Ponieważ z powodu ciasnoty nie mógł odwrócić się do Antka Kaliny, rozmowę podjął właściciel pleców leżący przed nim. Sądząc z tonu, był rozczarowany warunkami, w jakich zaczynało funkcjonować polskie wojsko. Gorzej niż w łagrze. Pomrzemy tu z zimna. Ten obóz nie jest na to przygotowany. Za mało baraków, magazynów, ziemianki zapchane. Zbudujemy nowe. Rzekł z optymizmem Miron. Przy minus trzydziestu stopniach łopaty w glebę nie wbijasz, a zresztą skąd łopata? Nie ma nawet cegieł na postawienie pieców. Człowieku, nie narzekaj. Daj spać. Zapadła cisza, w której słychać było tylko oddechy i pojękiwania śpiących. Nagle ciszę przerwała raźna komenda dyżurnego. Na lewo! Grupa śpiących niemal równocześnie wykonała zwrot na drugi bok. Już zasypiałem psia, jego mać, a temu komend się zachciało. zaklął malkontent. Kto mnie tu tak kopie? Buty ma, szczęśliwiec. Jeśli to można nazwać butami, zaśmiał się stepaniuk. A mnie od skurwy synów wyzwał jakiś sierżancina, że niby sprzedałem buty, bo po przyjęciu do jednostki spodziewałem się wyfasować nowe. — Gnida końska! Zuza koszarowa! Ciekawe, gdzie swoje oficerki przepieprzył? — Cisza! — wrzasnął dyżurny. Antek Kalina odwrócił głowę, starając się dojrzeć majaczącą w mroku namiotu twarz leżącego teraz z tyłu Milona. — Proszę pana... — No, co jeszcze? — Czy tutaj jest ktoś... no, jakieś miejsce, gdzie można się dowiedzieć... O, odszukać kogoś, kto zaginął? — Jest biuro opieki. Tam prowadzi się listy osób poszukiwanych. — Szukam brata — wyjaśnił Antek, mimo że nikt go o nic nie pytał. — Buty miałbym sprzedać — ochotnik leżący teraz za Milonem narzekał w jego plecy. — Kiedy ja ostatni raz buty widziałem? Mimo braku zainteresowania Kalina mówił dalej jakby do siebie. — Brat wyszedł zdobyć coś do jedzenia. Nasza babcia już była bardzo słaba, bo my jechaliśmy do wojska z babcią... Pociąg stanął w zaspach w polu przed czkałowem. No myśleliśmy, że na dłużej, widać było wieś. I, I ludzie poszli tam, a pociąg nagle ruszył. Na pewno dał sobie radę, powiedział już prawie przez sen Stepaniuk. Miał tylko trzynaście lat. Nawet u miejscowych bosy człowiek mógł liczyć na pewne względy. Rozwijał swój wątek ochotnik z tyłu. Raz kupiłem chleb bez stania w kolejce, bo byłem bosy. A tu co? — Gawno! Daj spać! — burknął Miron. Znowu zapadła cisza, przerywana sapaniem, pochrapywaniem i nagłą komendą dyżurnego. — Na prawo! Grupa śpiących, machinalnie i bez protestu, wykonała obrót na drugi bok. Michał Rudowicz całą noc wlókł się torami, w beznadziejnej wydawało się pogoni za swoim pociągiem, a jednak podjął słuszną decyzję. Pechowy skład nie odjechał daleko, tak jakby odciągnięto go tylko parę kilometrów dalej, żeby nie przeszkadzał i znów pozostawiono w zapomnieniu. Wstawał ranek, ale kiedy Michał rozsuwał drzwi wagonu, pasażerowie jeszcze spali. Kto tu do polskiego wojska? Zawołał Rześko. Cholera dogonił nas, wykrzyknął z podziwem Franek Bednarczyk. Nie liczyliśmy już na to. Ma pan nasz chleb? spytał nieufnie Kozłowski, właściciel złotej omegi, patrząc na trzymany przez Michała worek. Pana porcję zjadłem. Dlaczego akurat moją? No, bo gdyby zjadł moją, byłby antysemitą, odezwał się Reisman, wyciągając Bochenek z worka. Pozostali właściciele powierzonych Michałowi Bonów zaczęli rozdzielać między sobą Bochenki. Dziękujemy panu, rzekła ze wzruszeniem Galicowa. Jak pan nas znalazł? Szedłem torami. A ta czapka na torach leżała? zapytał Franek, patrząc z zazdrością na wojskową czapkę z orzełkiem, którą miał na głowie Michał. A ty? Skąd masz tę kurtkę? odpowiedział pytaniem Rudowicz. Też skombinowałem, od angielskiego munduru, dodał z dumą Franek. Stroją się wojacy, powiedział zgryźliwie Kozłowski. Tylko na bocznicy ciągle stoją. Wiecie czemu? Bo już nie chcą puszczać pociągów w stronę naszej armii. Podzielił się zdobytą informacją Michał. A skąd pan to wie? Idąc piechotą słyszy się po drodze co nieco: w obozach straszne przepełnienie i mróz. Trudno informować wojsko w takich warunkach. Czekaj, czekaj, czekaj. Mam pomysł rzucił tknięty nagłą myślą Franek i wyciągnął rękę w stronę Ludowicza. Dawaj tę czapkę! Moją czapkę? Tak, twoją. Podstawią nam lokomotywę. No dawaj! Czapkę? L lokomotywę? I, I co jeszcze? Jeszcze róż dupę. Będziesz moim adjutantem. Nie strugaj takiego cwaniaka, rzekł Michał, zdejmując z ociąganiem czapkę. Anders bezskutecznie poszukiwał kadry oficerskiej wśród kolejnych tysięcy Polaków przybywających do buzu łuku. Brak polskich oficerów zaczynał już dojmująco rzucać się w oczy. Na stoliku w sztabie stała opróżniona już do połowy sojuszniczka Andersa w rozmowach z generałem NKWD Żukowem butelka whisky. Dokonałem w obozie w Gryazowcu przeglądu oficerów, rzekł Anders, nalewając alkohol do szklanek. Wynika z niego, że na 1300 oficerów, kilkudziesięciu podchorążych oraz funkcjonariuszy policji, większość, bo około 800 pochodzi z obozów. Z Litwy i Łotwy, z dziewięciuset tysięcy pięciuset oficerów wziętych do waszej niewoli w Gryjazowcu, odnaleźliśmy stu dwudziestu pięciu. Czy pan generał wie, gdzie może znajdować się reszta? Prawdopodobnie w obozach zagarniętych obecnie przez Niemców. Oświadczył z przekonaniem Żukow i wypił jednym haustem zawartość szklanki. — A może są teraz w trakcie przenoszenia się na wschód? — to pajastca, na pewno się znajdą. Jestem tym zainteresowany nie tylko jako dowódca armii polskiej w ZSRR, ale również osobiście. Nie ma mojego zastępcy z września 1939 roku pułkownika Żelisławskiego, nie ma mojego szefa sztabu z tej kampanii, majora sołtana, nie ma rotmistrza Kuczyńskiego. A wiadomo mi, że byli do wiosny 40 roku jeńcami w Sowietach. Na wierno znajdą się powiedział z przekonaniem Żukow. — Włod, pułkownik Sulik, znalazł się. Mianowałem rotmistrza Józefa Czapskiego szefem biura opieki, poinformował Anders i ponownie nalał Żukowowi pełną szklankę łyski. Z pełnomocnictwem do poszukiwań. Mam nadzieję, że będzie mu udzielona wszelka potrzebna pomoc. — Konieczna! — dobrodusznie przytaknął Żukow. — Mylcie pier, sojuszniki! W mieście ubiłam faszystów Za powiedu. uniósł szklankę. — Za Anders trącił szkłem o szkło. Była noc, kiedy landał wysiadł na dworcu w buzu łuku. Odcinek ósmy Była noc, kiedy landał wysiadł na dworcu w buzu łuku. Brnął na oślep w śnieżnej zadymce, która szalała wokół. Nagle wpadł niemal na wyrosłą tuż przed nim ścianę budynku. Macając jak ślepiec, oprzedł budynek dookoła. W jednym z okien paliło się światło. Zajrzał do środka. Przez mgłę szronu na szkle zobaczył niewyraźną sylwetkę siedzącego przy biurku mężczyzny. Zapukał nieśmiało w szybę. Mężczyzna podniósł się, podszedł do okna i spojrzał przez dziurkę wychuchaną w pokrytej szronem szybie. Dał znak, że idzie otworzyć drzwi. Landał zawrócił i po ścianie dotarł do wejścia. Czekał chwilę. Wreszcie drzwi otworzyły się. Dwaj mężczyźni, jeden w waciaku z jednym rękawem i czapce zrobionej z przewiązanego sznurkiem oddartego drugiego rękawa, z pióropuszem z waty na czubku, drugi wysoki, w wojskowej, ciepłej bieliźnie, z ogoloną do skóry czaszką, spojrzeli na siebie. Czarne, przenikliwe spojrzenie coś Józefowi Landałowi przypomniało. Cofnął się, zrobił zwrot, jakby chciał odejść. Dokąd to? Zapytał mężczyzna. Słaniając się w drzwiach, Landał z trudem wydobył z siebie słowa. Zapisać się do, do polskiego wojska. Niech pan wejdzie, zaprosił mężczyzna. Tu jest wprawdzie tylko sztab, ale. Wiem, kim pan jest? Generał Anders, tylko bez munduru. To sen, tak? To wszystko nieprawda z tą całą armią. Zaraz się obudzę. Zaraz pan pójdzie spać. Przepraszam za strój. No, niech pan wchodzi. Zimno. — Nam w Taszkent nada! — rozkazującym tonem obwieścił Bednarczyk przed obliczem pułkownika w siedzibie miejscowego NKWD. W brytyjskiej wojskowej kurtce i czapce z orzełkiem wyglądał imponująco. Dodatkowo efekt pogłębiały spodnie, z których był bardzo dumny. Zamszowe, używane przed wojną do konnej jazdy, pilnował ich przez cały czas jak oka w głowie. Za plecami Franka... Jako jego adjutant stał Rudowicz, przybierając odpowiednio do swego statusu mniej marsową minę. W odezwał się Nkawudzista. Da, wy Nóżny podstawić nam parowos. Nkawudzista wstał wolno z zabiórka. Parowos? zapytał niczym echolarik. Da, parowos. Jeszcze dzisiaj ma być podstawiony. Parowos? Parowos? powtórzył funkcjonariusz. No takie coś, co ciągnie wagony. Rozumiemy się? Jedziemy do wojska na rozkaz władz. Naszych i waszych. Słyszeliście o umowie ten Sikorski-Stalin? No, konieczna słyszał. No, mam objąć szkolenie formującego się pułku artylerii przeciwlotniczej w Taszkencie. Czekają tam na mnie. Dostałem wiadomość od generała Andersa. Pan chyba wie, kto to generał Anders. No, konieczna, znaju, ale... Wy, wysokie rangi oficer? Nie widzę baretek ani gwiazdek. Nie noszę niczego, jak bać Stalin. Z brawulą rzekł Franek i mrugnął do Michała, skorzystawszy z faktu, że NK wodziste na moment zatkało. Potem zasalutował do czapki z orzełkiem. Pan pozwoli, majorze, że się odmeldujemy. Kapralu Rudowicz? Michał zasalutował do gołej głowy, przysięgając w duchu Frankowi krwawą zemstę. Obrócili się na pięcie i opuścili lokal. Enka Wodzista patrzył za nimi w osłupieniu. Minęły dwie godziny. Pasażerowie unieruchomionego pociągu siedzieli zmęczeni w milczeniu, pogrążeni w rezygnacji bądź w drzemce. Tylko Franek, Bednarczyk, nerwowo bębnił palcami po framuze malutkiego zakratowanego okna. Nagle pociąg drgnął, szarpnął i posunął się do tyłu. – Ruszył! Psia jego mać ruszył! – wykrzyknął Franek. – A nie mówiłem? Podstawili lokomotywę! Z ponownym szarpnięciem pociąg ruszył, tym razem do przodu. Pie – Pieprzeni frajerzy, ale ich nabrałeś! – z podziwem skonstatował Michał. – A to nie wierzył? <laughs> – Jedzie! – Franek przyciskał twarz do okienka, starając się dostrzec lokomotywę. – To przypadek! – rzekł sceptycznie Akurat przypadek! Moja interwencja podziałała! Powinienem dostać za to przynajmniej jedną belkę! Nie noszę niczego jak Baćko Stalin! przedrzeźniał go Michał. A teraz? Najpierw belkę, potem gwiazdkę, a może jeszcze i militarii! Będę spojrzał na niego z A Żeby się wiedział, Odrzekł z powagą. W obozie wojskowym w Toczkoje na śniegu i mrozie odbywała się dmusz Wiadomo, było, że naczelny wódz, generał Sikorski, który wylądował już w Kujbrzewie, ma spotkać się ze Stalinem na Kremlu, a potem będzie wizytował polską armię. Jednak jej żołnierze nadal przedstawiali sobą opłakany widok. Ubrani w podarte cywilne łachmany lub rosyjskie ciałogrejki, na nogach mieli walonki albo kalosze, niektórzy byli nawet boso. Ich broń stanowiły wystrugane z drewna karabiny. Biegiem marsz! Wydał komendę prowadzący musztrę pułkownik Kosiba. Żołnierze ruszyli, ale ich bieg wyglądał tak przeraźliwie i komicznie, jak oni sami. Niektórzy osłabieni potykali się, zostawali w tyle. — Wyrównać! — krzyknął pułkownik, patrząc ze zniechęceniem na mizerne efekty swoich rozkazów. Nagle zdecydował się. Zrównał się z pierwszym szeregiem żołnierzy i biegnąc zaintonował starą, legionową piosenkę żołnierską. — Hej tam pod Warszawą! Kilka głosów z przodu powtórzyło za nim. — Hej, tam pod Warszawą. — Kędy Wisła płynie? — Kędy Wisła płynie? — podjęło więcej głosów. — Rozwalił się Moskal Świnia na polskiej krainie, na polskiej krainie! — dokończył zwrotkę Kosiba. Żołnierze ochoczo podwtórzyli za nim. — Rozwalił się Moskal Świnia na polskiej krainie, na polskiej krainie! Ich krok wyrównał się, stał się bardziej sprężysty. Wszyscy trzymali tempo. Bieg ćwiczebny wyglądał teraz o niebo lepiej. W Tockoje najbardziej obleganym miejscem była kuchnia polowa. O każdej porze stała do niej kolejka wynędzniałych, ubranych w łachmany, kufajki i ciało grejki kobiet i mężczyzn. Młoda dziewczyna, Zosia Sarejko, kręciła się niepewnie wśród ludzi, wreszcie podeszła do mężczyzny z biało-czerwoną opaską na ramieniu. — Przepraszam pana, pan jest mężem, mężem? Mężem zaufania delegatury polskiej, podpowiedział mężczyzna z biało-czerwoną opaską. Nazywam się Kanarowski. Niech pan mi poradzi. Nie wiem co robić. Nie przyjęli mnie do wojska. Moja rodzina została skierowana na południe. Myślałam, że będąc w wojsku, w służbach pomocniczych, jakoś im pomogę. Niech pani też jedzie na południe. Tu już obozy wojskowe pękają w szwach. A tam przyda się pani do opieki nad dziećmi. Wszystkie transporty sierot kierowane są na południe. — Transporty? A nie ma pani pojęcia, ile polskich sierot wałęsa się po tym sowieckim raju. Najłatwiej je zbierać na dworcach. Tam się gromadzą. Zawsze tam ktoś da im jeść, gdzieś prześpią, mogą się wepchnąć do wagonu i przejechać w inne miejsce. Niech pani jedzie ze mną. — A gdzie pan jedzie? — Do sierocińca w Kurganie. Mam tam objąć funkcję kierownika. — Dobrze — powiedziała Zosia z wdzięcznością. — Pojadę z panem. Wężyk kolejki oplatał drugi ważny w Tockoje punkt, który stanowiła sklecona z cienkich desek budka. Mieściło się w niej biuro opieki. Na zewnątrz, przed przebitymi do ściany listami nazwisk, bez względu na pogodę, w siekącym deszczu, śniegu i mrozie stał tłum wczytujący się w przemoczone spisy. W baraczku kłębił się rozgorączkowany tłum. Na środku stało biurko, przy którym urzędowała waląca w klawisze rozklekotanej maszyny urzędniczka. Z drugiej zaś strony siedział rotmistrz Józef Czapski. Każdą zgłaszającą się do biura opieki osobę wypytywał o to samo. Może spotkał się pan z kimś, kto przedtem był więziony w Starobielsku? Tym razem zwrócił się do postawnego, choć noszącego ślady niedawnych przejść mężczyzny około pięćdziesiątki w mundurowej kurtce z naszywkami majora. Nie. — Nic mi o tym nie wiadomo — odparł major Oleński. — Starobielsk numer jeden? Kozielsk numer jeden? O Też nie. Nie przypominam sobie. Niestety nie mogę panu pomóc, panie rotmistrzu. Rotmistrz zerknął w leżący na biurku spis i przesuwając palcem przeczytał. — Siewiero-dwiński i sprawicielny i lager. Uprawienie workut stroja, uprawienie wastocznych łagierii Magadan. Mamy już spis Polaków z kilkunastu łagrów na terenach europejskich Sowietów i dziesięciu na terenach azjatyckich. I nikt z nich nie widział tysięcy oficerów? No przecież jeśli ich zwolnili, to musieli jechać dużymi grupami. No gdyby pan się czegoś dowiedział, panie majorze. Oczywiście, zgłoszę to panu. Major Oleński wstał. Czapski też wstał i zasalutował. Major przyłożył rękę do czoła i ruszył w kierunku drzwi. Nagle zatrzymał się i odwrócił się w stronę Czapskiego. Niech pan ich nie szuka, panie lotmistrzu, rzekł jakimś dziwnym głosem. Pan naprawdę ma nadzieję ich znaleźć w tych stertach trupów. Przecież tu dzieci nie szukają już matek, matki nie szukają dzieci, wszyscy błąkają się jak bezpańskie psy. Podszedł nagle do Czapskiego i kurczowo chwycił go za rękę. Wpatrywał się w jego twarz rozszerzonymi, trawionymi przez gorączkę oczyma. Ten kraj sam siebie już nie może odnaleźć. Dusza mu zamarzła. Pan ma temperaturę zauważył z troską Czapski. Niech pan jak najszybciej zgłosi się do szpitala. Musi pan wyzdrowieć, żeby wrócić do Polski. Major machnął ręką i wyszedł z baraku. Tuż obok niego przebiegała grupa żołnierzy na mustrze. Biegnący opodal pierwszego szeregu porucznik zaintonował. — Poczekaj, Moskalu! Poczekaj, Moskalu! — powtórzyli z werwą żołnierze. — Poczekaj, psiaduszo! Poczekaj, psiaduszo! — wykrzyknęli żołnierze. — Maszerują polskie dzieci na piachcie rozkruszą! Na piachcie rozkruszą! — podał dalszy tekst pieśni porucznik. — Maszerują polskie dzieci na piachcie rozkruszą! Na piachcie rozkruszą! — zaśpiewali rześko z przekonaniem żołnierze. Major Oleński popatrzył za nimi z niedowierzaniem. Wreszcie zaśmiał się jakoś strasznie, ukazując popsute przez szkorbut zęby. W sali konferencyjnej ambasady polskiej w Kujbyszewie Teresa słuchała z wypiekami na twarzy opowieści lotmistrza Klinkowskiego. W jej wzroku malowało się coś więcej niż tylko zwykłe zaciekawienie. To prawda, że stuknąłeś się na bankiecie na Kremlu kieliszkiem ze Stalinem? Mówiliście o tym? Klimkowski próbował udawać, że bagatelizuje sprawę, ale w miarę jak zdawał relacje na policzki, wystąpiły mu wypieki, a oczy coraz bardziej błyszczały. Mołotow wygłosił toast na cześć młodszej generacji polskich oficerów i skierował go pod moim adresem. Wzniósł kielich w moją stronę. No według ich zwyczaju powinienem dotknąć moim kieliszkiem jego kieliszka, a siedziałem dwanaście krzeseł od niego. Nie wiedziałam co zrobić, więc wstałem i postanowiłem przemaszerować w jego kierunku, ale kiedy wstałem, wstał również Stalin, a był po przeciwnej stronie stołu. Klinkowski podniósł się, pokazując sytuację. On tam, a ja tu. Ja ruszam w stronę Mołotowa, a Stalin w tym samym momencie rusza w moim kierunku, ale w drugą stronę. Rozumiesz? Wyobrażasz to sobie? Teresa nie spuszczała oczu z twarzy Klinkowskiego. No, nie wiedziałem, czy iść dalej w kierunku Mołotowa. Czy zawrócić w stronę Stalina? No i co zrobiłeś? A jak myślisz? Zawróciłem w stronę Stalina, trąciłem się z nim kieliszkiem, a potem ruszyłem znów wokół stołu w stronę Małotowa. <laughs> Strasznie się pan na naspacerował na tym kremlu powiedział z lekką ironią w głosie Józef Czapski, który niepostrzeżenie pojawił się w drzwiach. Teresa spojrzała na niego z wyrzutem. Pomawiam tu z panią Teresą ważne zlecenie generała szyfrogram z naciskiem rzekł Klimkowski Zajrzałem tylko czy nie ma tu generała Jest w pokoju obok rozmawia z pułkownikiem Okulickim Wczorajszy bankiet na cześć generała Sikorskiego był bardzo udany Te nawet za moje zdrowie wypito zauważył Okulicki Przypomniałeś mi albo może przypomniałeś mu jakiegoś Polaka któremu uczciwie z oczu patrzyło i pomógł Stalinowi w przedostaniu się do Poronina. Co za idiota! A do Żydów nie miał zaufania. Wydaliby go carskim żandarmom. Mądrzy ludzie. — Nie wiedziałem, że odwiedzał Lenina w Poroninie — powiedział Anders. — Ja też nie, ale... ale mniejsza o rozmówki bankietowe. Mów o tym, co najważniejsze, na... na najwyższym szczeblu. Wyraził zgodę na zwiększenie liczby dywizji i podniesienie stanu armii do stu tysięcy. Uzgodniliśmy też że centra formowania jednostek i sztabu będą przenoszone do południowych rejonów Związku Sowieckiego. No to dobrze. Przedstawiłem też Stalinowi listę czterech tysięcy oficerów, których wywieziono siłą i którzy znajdują się jeszcze dotychczas w więzieniach i obozach pracy. Anders przerwał, bo usłyszał pukanie do drzwi. O, dobrze, że jesteś, wejdź. Powiedział na widok wysokiej, chudej sylwetki w drzwiach. Właśnie relacjonuję pułkownikowi coś, co chciałbym, żebyś i ty usłyszał. Przedstawiłem Stalinowi na Kremlu twoją listę. Powiedziałem też, że ten spis nie jest pełny, zawiera bowiem tylko nazwiska, które dało się zestawić z pamięci, że większą część oficerów wymienionych w tym spisie znam osobiście i że są wśród nich moi oficerowie sztabu i dowódcy. Stalin stwierdził, że na pewno zwolniono ich, tylko jeszcze nie przybyli. Odcinek dziewiąty Ciekawe dlaczego, rzekł Czapski. W dodatku z chwilą wywiezienia ich z obozów jeńców ustała zupełnie ich korespondencja z rodzinami. No wiem to od rodzin, które przybywają do biura opieki. Wszyscy przestali odpisywać w tym samym mniej więcej czasie. Czy to nie dziwne? Mówiłem także, dodał Anders, że poleciłem sprawdzić, czy nie znajdują się w kraju bo z Polską mamy stałą łączność, no ale okazuje się, że nie ma tam żadnego z nich. Ani w obozach naszych jeńców wojennych w Niemczech. No więc ci ludzie muszą znajdować się tutaj. I co on na to? Powiedział, że na pewno uciekli. Dokąd? O powiedział, że choćby do Manżurii. To jest zaprotokołowane? Zapytał Okulicki. Ambasador Kot i ja robiliśmy zapiski. Sikorski przejrzał je, i uzgodniliśmy ich formę. Protokołu sowieckiego niestety... niestety nie dostaliśmy. Do Mandżurii. Czapski pokręcił głową. Nie, to absurd. Podstawiona lokomotywa dociągnęła raźno i bez przeszkód pociąg Rudowicza i Bednarczyka do Czkałowa. Dworzec w Czkałowie sprawiał wrażenie nieco bardziej cywilizowanego od pozostałych. Również i tu pełno było oczekujących Polaków. Potwierdzili ponurą wiadomość, że do Buzu Łuku nie wpuszczają już pociągów. — Trzeba było wysiąść w Saratowie. Franek wyglądał na zrezygnowanego. — To niedaleko od Tatiszewa, a tam formuje się piąta dywizja. — No ale skąd mieliśmy wiedzieć, gdzie co się formuje? — zareagował nerwowo Michał. — Bałagan nieprawdopodobny. — Mówią, że trzeba kierować się na południe. Taszkent, Samarkanda... To tylko tysiąc dwieście kilometrów, rzekł z lekceważeniem Michał. Co to dla nas? Jest świetny pociąg osobowy, ale trzeba mieć bilety. No przecież my nie mamy na bilety. My nie mamy, ale. No ale zaczekaj tu. Michał zanurzył się w tłum, szukając wzrokiem Kozłowskiego. Znalazł go dość szybko, gdyż Kozłowski też poszukiwał pary przyjaciół. Nie zważając na przycinki, postanowił się ich trzymać, wierząc w ich instynkt samozachowawczy i podziwiając tupet, z którym porywali się na najtrudniejsze przeszkody w drodze do celu. — Musimy jechać na południe, panie Kozłowski — oznajmił Michał. — Do Taszkientu. — O, to lepiej tam ciepło — rozmarzył się Kozłowski. — Taszkient nazywają miastem chleba. — O, otóż to... Idzie tam podobno bezpośredni pociąg osobowy, tylko, tylko, że ten, no, trzeba kupić bilety. No, ale ja nie mam pieniędzy, nastroszył się Kozłowski. Wiem, ale ma pan złoty zegarek. Sprzedamy go korzystnie, a potem, a potem w Taszkiencie oddamy panu naszą część. Mam zegarek, obwieścił triumfalnie Michał. Kozłowski się zdecydował. No, teraz musimy tylko poszukać kupca. Co to za walizy? Ze zdumieniem spojrzał na górę bagażu, przy której trzymał wartę franek. Ze świńskiej skóry! Ciężkie jak cholera! No nie pytam z czego, tylko czyje? O, tamtej baby. Pednarczyk pokazał siedzącą nieopodal na ławce ubraną w futro Rosjankę. A co przy nich robisz? spytał Rudowicz. — No na razie pilnuję. Jak tylko podstawią pociąg, mam pomóc je wnieść. I wtaszczyć je do wagonu razem z tymi torbami. Dał mi za to niezły napiwek. Kto? Jej mąż. Oficer NKWD, wysokiej rangi. Ma na piersi ten znaczek, jaki mogą nosić tylko zasłużeni czekiści. Żonka mówi na niego Sasza. A gdzie ten czekista? bo co? Może kupił mega Kozłowskiego, skoro ma tyle forsy. Michał przekazał zegarek Frankowi i patrzył, jak ten podchodzi do oficera. Prezentuje zegarek na dłoni, zachwala i w końcu odchodzi, nie dobiwszy targu. No i co? Nie chcę jej. Mówi, że omega to szajs, że mógłby kupić sumu. Co? S sumu, powtórzył Franek. Chyba o cymemu chodzi. chodzi, kwami czyta. No nie. Michał wybuchnął śmiechem. Franek wyciągnął z kieszeni plik rubli. Masz tu pieniądze, idź do kasy, może wystarczy na jeden bilet. A ty? spytał Michał. Chciałem powiedzieć a, a ja? Poprawił się, widząc drwiące spojrzenie Franka. No, zobaczymy, spróbujemy sposobem. Franek rozchylił plecak, w którym ukazały się dwie pół litrówki wódki. Antek Kalina podchodził już do stołu, za którym siedzieli członkowie komisji. Tuż za nim stał jego sąsiad z kwarantanny, z którego plecami zapoznał się w nocy Miron Stepaniuk. Kalina Antoni, lat osiemnaście. No to już wiek poborowy, powiedział oficer, patrząc w papiery antka. Gdzie by was tu przydzielić? Umiecie prowadzić? Słucham? Słucham, panie poruczniku. Powtórzcie. E, zresztą, nieważne. Samochód, czy umiecie prowadzić? Umiem, panie poruczniku. Ojciec miał warsztat samochodowy, pomagałem mu, znam się trochę na silniku. No dobrze. Transport jest podstawą wojska w obecnych czasach. Przydacie się, zgłoście się do ziemianki kierowców, do kaprala Romana Stasika. Następny. Przepraszam, panie poruczniku. No, co jeszcze? Szukam mojego brata, Piotr Kalina. Młodszy ode mnie, ale może przypadkiem? Nie zajmujemy się odszukiwaniem rodzin, rzekł sucho porucznik. Naszym zadaniem jest szkolenie żołnierzy. Kształtowanie w was ducha bojowego, przygotowanie do walki z Niemcami, musztra. Brata będziecie szukać w czasie wolnym od zajęć, na przepustce, przez biuro opieki. Tam są spisy. — Byłem tam, ale nie znalazłem. — Macie go szukać na przepustce — powtórzył z naciskiem porucznik. — Tu jest wojsko, polska armia. — Zrozumiano szeregowy Kalina? — Tak jest. Antek zasalutował i zabrał skierowanie. Podchodzący do stołu Miron Stepaniuk klepnął go lekko, jakby gratulując, i położył przed porucznikiem wypełniony kwestionariusz. — Miron Stepaniuk — przeczytał porucznik. Stepaniuk kiwnął głową. Rosyjski członek komisji w randze majora przysunął ankietę do siebie. — Stepaniuk Miron — przeczytał i popatrzył na Milona, a potem jeszcze raz w ankiecie. — Wy praktykowali przed wojną jako weterynarz? — Tak jest, w Żółkwi. Ale studiów wy nie okańczyli. Na uniwersytet w Lwowie ciężko było się dostać. Rolniczą szkołę tylko. Wod, Ukrainiec wy, patam ciężko, przerwał mu major. Wam Polacy studiować im pozwalali, a wod, wam krasną armię, zaszryszczać nada. Ma polskie obywatelstwo, zaprotestował porucznik. On obywatel sylwiackiej narodowości ukraińskiej, wycedził każde słowo major. I wyznanie grekokatolickie. Sam napisał w ankiecie. Miron milczał, czując, że popełnił błąd. Punkt czwarty. Postanowienia Państwowej Komisji Obrony SSSR. Wyjaśnił Rosjanin, zwracając się do porucznika. Panowie oficerowie, z rozpaczą w głosie odezwał się Miron. Pracowałem w kamieniołomach, w obwodzie archangielskim, potem w Orkuta. Przyjechałem tu z Workuty. Każdy tu z Końc przyjechał, powiedział major. Bardzo mi przykro, polski porucznik uśmiechnął się przepraszająco. Przecież objęła mnie amnestia. Jechałem tu prawie miesiąc i co teraz? No, naprawdę bardzo mi przykro. No, Ale co ja mam zrobić? W wojenka mat prygła się samada. Z szerokim uśmiechem oznajmił major. Miron odwrócił się bez słowa i wyszedł. Antek Kalina szedł wąską, wydeptaną ścieżką między namiotami. Śnieg pokrywał grubą warstwą namioty, które wyglądały jak białe stożki. Dwaj żołnierze ciągnęli atrapy działu sporządzone z drewna. Jeden z nich wskazał Antkowi drogę do ziemianki kierowców. W ziemiance trwała akurat codzienna utarczka w sprawie wymiany butów potrzebnych do prowadzenia samochodu. Kapral Roman Stasik, warszawski taksówkarz, budził właśnie swego zmiennika o nazwisku Gural, pochodzącego jednak nie z gór, lecz z podwilna. O co chodzi? bełkotał zaspany góral. Buty potrzebne i jadę po drewno moja zmiana. Podczas gdy góral zbierał się z pryczy, w otworze ziemianki pojawił się Antek. Przepraszam, czy to ziemianka kierowców? Panie kapralu, powiedział Stasik. Słucham? Antek nie zrozumiał. Przyjęli cię do wojska? Kapral spojrzał na niego groźnie. Tak, dostałem skierowanie i mam się zgłosić do kaprala romana Stasika. To ja. Masz się odpowiednio zwracać do starszych rangą i salutować. T tak jest, panie kapralu. Bo ty masz? Oczywiście nie masz. Stasik spojrzał z pogardą na powijane szmatami nogi jantka. Jeszcze jeden do jedynej tu cholernej pary butów wściekał się Stasik zdejmując to, co miał na nogach, czyli poprzewiązywane sznurkami deszczułki. Co z tobą? Czemu nie wstajesz? spytał, widząc, że góral miota się po posłaniu. Głowa, nie mogę głowy podnieść. Coś mnie złapało za głowę. W głosie górala słychać było panikę. mróz cię złapał, debilu. Włosy ci przymarzły do namiotu. Stasik wyjął nóż i odciął zlodowaciałe włosy od ścianki namiotu. Oswobodzony zmiennik usiadł na prycze i przygładzał zmrożoną fryzurę. Kto śpi bez czapki w taki mróz? Pamiętaj, młody. Zwrócił się do Antka Stasik. — Żeby zawsze spać w czapce. Ja śpię zawsze w czapce. — Tak jest, panie kapralu! — wykrzyknął służbiście Kalina. — Ile to może być stopni? — zapytał góral, zdejmując z ociąganiem buty. — A bo ja wiem. W dowództwie jest termometr spirytusowy, ale... ale zamarzł na minus pięćdziesiąt. Transport jest do dupy. Dwadzieścia dwa auta, z tego cztery nieczynne. Nie ma podstawowych narzędzi. — No trudno. Będą targać z lasu drewno na opał na plecach. To tylko dwanaście kilometrów. — No, wyskakuj wreszcie z tych butów. — A te ruskie, co dawali? — próbował jeszcze wymigać się góral. — Te prezentowe na gumowych podeszwach? — Już na trzeci dzień guma popękała. Śnieg właził przez pęknięcia. Nie ma to jak polskie saperki. Stasik przerwał nagle, patrząc w zdumieniu na ubiór górala. Był to galowy mundur szamerowany białymi taśmami w esy-floresy. Góral! Co ty za mundur masz na sobie? W hrabini malicy występujesz? No, taki wyfasowałem rzekł obrażonym tonem góral. Łotewski podobno. Galowy. Czy tam estoński? No lepsze to niż łagierna kufajka. Ty żołnierz królowej Madagaskaru, jak pragnę Boga naigrywał się kapral. A gdzie te obiecane angielskie sorty mundurowe? Nie ma butów, nie ma nic. Dziesięć tysięcy ludzi w dywizji i sto karabinów, jeden na tysiąc chłopa. No, dawaj te saperki. Ale na defiladę mi pan capral odda, ha? Nie będę grał boso przed Andersem i Sikorskim. Grał? A na czym? No, na tym. Jaś góral wyciągnął z podpryczy trąbkę. Jeszcze i trąbka do tej operetki. Stasik machnął ręką i opuścił namiot. Góral spojrzał z podełba na kalinę i powiedział. Teraz wiesz już, mały, jaki jest największy problem polskiej w Sowietach armii. Buty kurwa ich mać! Kapral Stasik z łopatą w ręku brnął przez śnieg w kierunku bazy samochodowej, gdzie w kopczykach śniegu z trudem można było rozpoznać kształty zasypanych samochodów. Przez chwilę stał, przypatrując się kopczykom, wreszcie zaczął łopatą odgarniać śnieg z pierwszego z brzegu wozu. Po kilku ruchach łopata trafiła na coś miękkiego. Stasik odrzucił ją w bok i rozgarnął rękoma pryzmę. Tuż przed przednimi kołami samochodu leżało skulone ciało. Stasik wyciągnął człowieka spod samochodu i potrząsnął nim z wściekłością. — Co tu robisz? Zamarznąć chcesz, człowieku? Siadł sobie akurat pod moim samochodem. Przecież, przecież mógłbym cię przejechać, ty kretynie, ty durniu! Rozcierał mu policzki, właściwie bijąc go z furią. — Żyjesz? Żyjesz? Bogu dzięki! biron Stepaniuk otworzył z trudem oczy, odzyskując świadomość niemiłej rzeczywistości. Stasik przyjrzał mu się uważnie. Rysy mężczyzny wydały mu się znajome. — Zaraz, zaraz, czy, czy my się nie znamy? Cela na Zamartynowie. Pamiętasz mnie? Roman. Roman Stasik. Pan Stasik? Wyszeptał z lodowaciałymi wargami Miron. To pan żyje? Myśleliśmy, że na rozstrzelanie pana zabrali. Złego diabli nie wezmą. A co, a co z tobą się działo? Socjalno-wredny element, do dożywocie, loch workuta. Człowieku, i tu chcesz zamarznąć? Dopiero teraz? No jaki z tego pożytek? Stasik rozcierał teraz Mironowi plecy, otrzepyłując go z resztek śniegu. — Chyba naprawdę jestem socjalno-wredny element. Nie przyjęli mnie na komisji wojskowej. — A co ci brakuje? — Rosyjski pułkownik strasznie się szarogęsił. Do Czerwonej Armii kazał iść. Nazwisko mu się nie podobało i że... i że grekokatolik. A ty po co się przyznawałeś? Przecież nie pod przysięgą. W mojej komisji jednego żyda odrzucili. Upierał się, że jest Polakiem, to mu sowieci, co tam siedzieli, kazali spodnie opuścić. A ty z tym problemu nie masz. Trzeba tak kombinować, żeby tę legitymację dostać. Odcinek dziesiąty. Jakim prawem sowieci siedzą w komisjach? wybuchnął nagle Miron. Przecież to polskie wojsko. Umowa taka. Goldfifka też musi z nimi gadać. Kto? Nie wiesz, kto to, Goldfifka? Nasz generał. Papierosa zawsze pali w fifce ze złotym ustnikiem. Na koniu go tylko widziałem, na koniu nie palił. A jaki kawalerzysta paliłby na koniu? No wałcie co innego. Człowiek może sobie popalić. Stasik wyciągnął z kieszeni angielskie papierosy. Jak się jeździ tu i ówdzie, zawsze można coś na coś korzystnie zamienić. Miron wyjął papierosa z wyciągniętej do niego paczki. Stasik podał ogień. Palili w milczeniu. Teraz posłuchaj mojej rady. Następnym razem masz powiedzieć, że chcesz do transportu. Najbardziej potrzebują kierowców. Ja powiedziałem otwarcie na komisji, że chcę do zaopatrzenia. I dostał pan legitymację? Patrz. Stasik wyjął z dumą legitymację z kieszeni bluzy i przeczytał głośno. Dowództwo polskich sił zbrojnych w ZSRR legitymacja osobista numer tata tata roman Stasik, stopień kapral stosunek do służby wojskowej zawodowy przynależność służbowa kompania zaopatrzenia artyleryjskiego posiadane ordery i odznaczenia no tych na razie jest brak Chciałbym mieć taką legitymację powiedział z zazdrością Miron Dreszcz przebiegł mu po plecach Dostaniesz spróbuj jeszcze raz z tą komisją tylko jedź na południe tam łatwiej przyjmują to już jest komplet. W pociągu, którym jechał na południe, panowała weselsza atmosfera niż w poprzednim. Na miękkich siedzeniach w przedziale oprócz Michała, Franka i Kozłowskiego siedziała też Galicowa z dwójką dzieci, czternastoletnim Bolkiem i małą Helenką. Od czasu odzyskania kilku bochenków chleba, których już nie spodziewała się zobaczyć, żywiła uwielbienie dla Rudowicza i nie odstępowała go na krok. Michał z kolei dbał o rajzmana i wciskał go do wagonu wraz z pozostałymi. We wszystkich wstąpiła jakaś otucha. Uwierzyli, że dojadą wreszcie do polskiego wojska, że na południu będzie cieplej i będzie więcej żywności. Bernardczyk wyciągnął z plecaka przybory, z którymi nie rozstawał się nawet w obozie. Ołówek, obsadkę ze stalówką, buteleczkę tuszu i kawałek papieru. Naskrobał coś na jedynym bilecie, jaki posiadali, a potem z namaszczeniem zaczął coś szkicować. Nucił przy tym. Ja jadę do armii, niech ktoś mnie nakarmi. Bo bardzo głodny chodzę, tułam się po całej drodze. Więc jadę sobie do ash -Habat. Tam mi powiedzą dawaj nazad. Aj, 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 I gdzież jest ta armia? W tym momencie drzwi przedziału rozsunęły się. — Zdravstvujcie, wasze bilety? — rzekł konduktor. Franek błyskawicznie przerwał pieśń, włożył czapkę z orzełkiem, wstał i zamaszyście zasalutował. Potem sięgnął do kieszeni i podał konduktorowi bilet. Konduktor sprawdził, przedziurkował, oddał bilet Frankowi i najwyraźniej czekał na bilety pozostałych pasażerów. Pasażerowie milczeli w zakłopotaniu ze spuszczonymi głowami. Bilety powtórzył głośniej konduktor. Nie widzi pan, co tu jest napisane? Bednarczyk pokazał konduktorowi jeszcze raz swój bilet. Plus sześć osób, oto. Zresztą my jedziemy do wojska na rozkaz władz. No pan chyba słyszał o umowie Stalin Sikorski. Hmm? Nas bilety nie obowiązują. Widząc osłupiałą minę, konduktora dodał szybko. — Chyba nie odmówi pan wypicia za naszą wspólną walkę. — Michał, kubek! — Nie mam — powiedział Rudowicz, ale w tym momencie wyciągnęły się ręce Galicowej, Kozłowskiego i Reismana, a wszystkie trzymały po kubku. Bednarczyk błyskawicznie wyjął z płóciennego plecaka butelkę, nalał wódki do jednego z blaszanych kubków i podał konduktorowi. — Za naszą drużbu! — — Za Stalina, za rodzinu! — z godnością wzniósł toast konduktor, wypił i oddał kubek Frankowi. — Wrag, budziet rozbić! — Pamiętaj, będzie z nami! — zakrzyknął pompatycznie Franek, też wypił i przekazał kubek Michałowi. Konduktor zasalutował i opuścił przednią. Pamiętasz wołogdę? — zapytał Michał, przełknąwszy łyk alkoholu i czując przyjemny szum w głowie. — Jaką wołogdę? stację kolejową rzeczywiście jest co pamiętać żachnął się franek chowając butelkę do plecaka tłum kufajki łachmany wojłoki tak powiedział ludowicz a jego twarz przybrała wyraz rozmarzenia wszystko takie bure, brudne i nagle rajski ptak cud nie z tego świata objawienie Stalin wysiadł z lokomotywy kpiąco zapytał bednarczyk nie rozumiem jak mogłeś jej nie zauważyć — rzekł Michał urażonym tonem. — A więc nie Stalin. Kobieta. — hm, Zupełnie inna od wszystkich. — Domyślam się, że pewnie młoda kobieta. — Nigdy nie widziałem tak pięknej twarzy — ciągnął Michał, nie zważając uwagi na przycinki. — Młoda, piękna kobieta. No ale nie powiesz mi, że nie miała wszy. — Mówisz jak prawdziwy przyjaciel. — I gdzie to cudo? — Odjechała — rzekł ponuro Rudowicz. A pan? Nie wsiadł pan do jej pociągu? Zainteresowała się Galicowa. A wasz chleb? No co byście o mnie pomyśleli? Honorowy z ciebie typ. Nie ma co. Franek pokręcił głową. Pozostali pasażerowie milczeli, jakby czuli się winni. Jakbyś tak nas nie szukał, powiem inaczej. Jakbyś poszedł za głosem serca, miałbyś cały chleb i tę kobietę. A tak, nie masz ani jednego, ani drugiego. — Myślę, że bardzo się mylisz — rzekł Rudowicz z przekonaniem. Galicowa patrzyła na niego z uwielbieniem. — To kiedy Armia Polska będzie gotowa do walki, panie generale? — spytał generał Żuków. Stał z Andersem obok prowizorycznie sklaconej trybuny w obozie wojskowym w Toczkoje. Na trybunie przystrojonej w polskie barwy narodowe stał generał Sikorski i ambasador Kot. Sądzę, że do pierwszego czerwca Anders patrzył ze wzruszeniem na dziwaczną gromadę obszarpańców, która przyjęła na siebie dumne miano polskiej armii. Czwórkami oddział za oddziałem maszerowali mężczyźni, których nigdy i nigdzie żaden wódz, żaden generał nie przyjąłby do swojego wojska. Wyglądali staro, choć starzy nie byli. Wychudli przygarbieni, kroczący z trudem na poodmarzanych stopach, ale dumni i szczęśliwi. Niemal każdy żołnierz był ubrany inaczej. Kufajki i walonki stanowiły wprawdzie bazową część ubioru, ale każdy starał się mieć na sobie choć fragment munduru. I broń, choć niektóre karabiny były wystrugane z drewna. Nie wszyscy mieli też buty. Niektórzy zamiast rękawiczek mieli na rękach standardowe w wyposażeniu brytyjskim niebieskie skarpetki. Wydaje mi się że to zbyt duża zwłoka, panie generale. Anders nie odpowiedział, patrząc na wodza naczelnego. Generał Sikorski stał wyprostowany, salutując przechodzącym przed nim wygrańcom bez ojczyzny, łagiernikom i więźniom. Odbierał defiladę z nieruchomą twarzą, ale można było odgadnąć, co działo się w jego duszy. To zbyt duża zwłoka, panie generale, powtórzył Żukow. Anders wydawał się nie słyszeć, więc Żukow wrócił do tej sprawy tego samego dnia wieczorem w sztabie w buzułku. Rząd sowiecki uważa za celowe przyspieszyć przygotowania i w najbliższym czasie wysłać na front polskie jednostki. Widział pan podczas defilady kondycję fizyczną moich ludzi, spokojnie rzekł Anders. Potrzebują czasu dla regeneracji sił, no ale w tych warunkach to nie jest możliwe. Sam pan wie generale, że obozy w Tocku i Tatiszczewie są obozami letnimi niedostosowanymi do warunków zimowych mróz dochodzi do minus pięćdziesięciu stopni. Około dwudziestu procent stanu żołnierzy ma odmrożone kończyny lub twarze. Nie mają butów, mundurów, no sam pan widział. Nie mamy broni. Rząd sowiecki uważa, że miałoby to ogromne znaczenie polityczne i wojskowe, jeśli polski żołnierz biłby się obok żołnierza sowieckiego. powtórzył z uporem żółkow. Armii polskiej dałoby to dużą praktykę bojową. Sugerowalibyśmy panu generałowi wysłanie na front piątej dywizji. Jej formowanie i uzbrajanie zostało już przecież zakończone. Pozwoli pan, generale, powiedział Anders, patrząc serdecznie Żukowowi w oczy, że powiem, jak zapatruje się na tę sprawę. Armia sowiecka liczy wiele milionów. Liczba dywizji wchodzących w jej skład jest olbrzymia. Działanie jednej polskiej dywizji nie byłoby widoczne w ogólnej walce. I nie przyniosłoby żadnego efektu taktycznego, a tym bardziej politycznego. Zresztą, według umowy wojskowej armia polska miała wyjść na front jako całość. Towarzysz Stalin złożył mi taką obietnicę osobiście. Wysłanie słabej dywizji, liczącej 11 tysięcy ludzi, niedostatecznie uzbrojonej i niedoszkolonej, nie miałoby żadnego znaczenia. Pan dobrze wie, panie generale, że pięć miesięcy zostało straconych bez naszej winy. Gdyby nie to, armia polska już biłaby się i to w pierwszej linii. Ale generał Sikorski, generał Sikorski, przerwał Żukowowi Anders, opuszcza wkrótce Związek Sowiecki, ale oczywiście zwrócę się do niego o instrukcję jako dowodza naczelnego. A jeżeli wyda rozkaz wysłania dywizji na front? Wówczas sam obejmę nad nią dowództwo. Będzie to wbrew mojemu stanowisku? ale zrobię to ze względów moralnych. Rozmowa z generałem Sikorskim, przed jego wylotem z Kujbyszewa do Londynu, miała dla Andersa decydujące znaczenie. Wyjaśniliśmy sobie szczerze wiele wątpliwości, zwierzył się Anders tego dnia wieczorem swojemu oficerowi do zleceń. Zapraszał go czasem po dniu pracy wraz z pielęgniarką, a zarazem szyfrantką Teresą na szklaneczkę wina lub płyski. Cikorski zapytał mnie, czy jestem jego człowiekiem i czy moi ludzie są jego ludźmi. — I co pan generał mu odpowiedział? — Że wszyscy jesteśmy ludźmi Polski. Hm. — Bardzo sprytnie. — Po prostu szczerze. Jeśli on też będzie szczerze stawiał sprawę, może całkowicie na mnie liczyć. Powiedziałem mu to. Dodałem też, że czerpie wiadomości na mój temat ze złego źródła. — Ambasador Kot nastraja go przeciwko panu. Mówi, że wyrasta mu pan nad głowę, stwierdził Klimkowski, bacznie obserwując Andersa. Generał Sikorski jest naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych na obczyźnie. Mnie zaś wyznaczono do zorganizowania armii polskiej w Związku Sowieckim i dowodzenia nią. Tu nie może być mowy o żadnym wyrastaniu ponad głowę. Jest zazdrosny. Widzi, jakie pan generale ma poparcie w tworzącym się wojsku. Źle go oceniasz. On tylko obawia się, że warunki, w jakich pracuje, dają mi zbyt dużą samodzielność. Powinien pan generał mieć jeszcze większą, wtrąciła się Teresa. Patrzyła z równym zachwytem tak na generała, jak i na przystojnego rotmistrza Klimkowskiego. Powiedziałem, że warunki tu są tak ciężkie i odpowiedzialne, że jeśli nie obdarzy mnie całkowitym zaufaniem, nie będę mógł podjąć się tego zadania. Po tej rozmowie sądzę, że zyskałem zaufanie naczelnego wodza. Wiem jedno. Nie pozwolę Sowietom na użycia polskiego żołnierza jako mięsa armatniego. Anders postukiwał papierową lówką w stół. Przecież nasi palą się do walki, zauważył Klimkowski. Brytyjczycy używają pojedynczych polskich oddziałów, na przykład w Afryce Północnej, czy, czy pod Narwitiem. — Mówisz tak samo jak Żukow. Wiesz, że tamci żołnierze nie przeszli przez więzienia, ani przez ładry. On też zresztą to wie. Anders spostrzegł wzrok Teresy skierowany na jego lufkę, którą stukał coraz energiczniej. Pokazał wymownie na swoje ucho. Teresa pokiwała głową ze zrozumieniem. Jest jeszcze problem ludności cywilnej powiedział Plinkowski. Kobiety i dzieci ściągają w pobliżu obozu, a żołnierze dzielą się z nimi swoimi przydziałowymi porcjami. Dziwisz się? zapytał Anders. Tutaj nie ma możliwości kupowania jedzenia. Tak, kobiety i dzieci umierają z głodu dorzuciła cichoteresa. Ale wojsko nie może być obciążone kobietami i dziećmi upierał się przy swoim Klinkowski. Racje żywnościowe muszą być przekazywane tylko żołnierzom. A co ma zrobić ktoś, komu nie przydzielą racji żywnościowej? spytał Anders. Ktoś taki jest po prostu skazany na śmierć głodową. Nie jesz, nie kuszyjesz. Mogą jeszcze wymieniać na żywność ubranie, bieliznę, jakieś rzeczy? Dobrze wiesz, że po dwóch latach pobytu tutaj nikt już nie ma nic na wymianę. odparł z goryczą Anders. Nie. Nie. Trzeba wysłać ich wszystkich dalej. Wszystkich. Żołnierzy, kobiety, dzieci. Całą tę armię więźniów. Uciekać stąd. Melania zdążała do wojska sama, ale wierzyła, że da sobie radę. Teraz obarczona nie swoim dzieckiem, czuła złość, choć próbowała ją ukryć. Nie miała młodszego rodzeństwa, nie myślała o dzieciach, nie potrafiła z nimi nawet rozmawiać, nie miała pojęcia o czymkolwiek. Mały był grzeczny, niczego nie chciał, nie kaprysił. Pozwolił sobie owinąć stopy dwoma filcowymi kapeluszami, które Melania znalazła w rzeczach jego zmarłej matki. Dreptał za nią w tych kapeluszach na nogach jak... jak przybłąkany pies. Nie chciała go zgubić czy się pozbyć. Chciała po prostu oddać go w jakieś odpowiedzialne ręce. Mówiono jej o biurze opieki przy obozie wojskowym w Toczkoje. Tam muszą jej poradzić, co zrobić z dzieckiem. Odcinek jedenasty Chłop, który wziął ich na sanie za resztę pieniędzy ze sprzedaży spódnicy, podniósł bat i pokazał na step. Mijali zrujnowany budynek z wybitymi oknami. Po dziwnym kształcie Melania poznała cerkiew, nagą, pozbawioną kopu i krzyży. Wybite okna ziały czarną pustką, ale woźnica pokazywał coś innego. — Z chriest, powiedział, zniżywszy głos przy słowie mimo że nikt inny nie mógł go usłyszeć. Na białym, pokrytym śniegiem wzgórzu wznosił się ogromny drewniany krzyż. — i wło pastroili, jaki, dodał nito z podziwem, ni to z zazdrością. Po jakimś czasie zatrzymał sanie przed bramą, na której powiewały alianckie sztandary. Marania wysiadła i pobrnęła z dzieckiem przez kopny śnieg, rozpytując napotkanych ludzi o drogę do biura opieki. Kiedy wreszcie odnalazła niepozorny, sklecony z desek barak, Urzędujący za biurkiem mężczyzna z naszywkami rotmistrza składał już papiery. Przepraszam, odezwała się. W zasadzie już zamykamy, powiedział rotmistrz. Był wysoki i niezmiernie chudy. Ale w czym mogę pomóc? Melania nie wiedziała, jak powiedzieć, że właściwie we wszystkim. Czy państwo mają tu jakieś listy? zaczęła. Spisy wojskowych. Chodzi mi o Ryszarda Romanowicza. Podporucznik rezerwy po studiach prawniczych? Spytał Rotmistrz. Pan go zna? Jest tutaj? Melania poczuła, że wraca do niej poważnie nadwątlona wiara w szczęśliwą gwiazdę. Spotkałem go w obozie w Gryazowcu, zamieniliśmy kilka zdań to wszystko. Potem go wywieziono i nie mieliśmy już kontaktu. Rotmistrz sprawdzał imienne spisy. G gdzie wywieziono? Tego właśnie nie wiem. Dostawałam listy, dodała Melania. Ostatnia kartka była z marca czterdziestego roku. Odpisałam, ale mój list wrócił z pieczątką Retur partii. Może jest już w wojsku? To możliwe, rzekł Rotmistrz. Ale oficerowie napływają do nas bardzo powoli. To. to pani mąż? Staram się pomóc rodzinom wojskowych. Wiem, ale. Nie mam żadnych dokumentów, mówiła niepewnie Melania. Może jednak mogłabym się jakoś przydać, jako ja. Umiem pisać na maszynie i znam języki niemiecki i włoski. Kłopot będzie z pani synkiem. To było do przewidzenia. Melania spojrzała na Wojtusia, chcąc już wyznać, że to nie jest jej dziecko, ale chłopiec chwycił ją tak kurczowo za rękaw, że zrezygnowała z powiedzenia czegokolwiek. Zamiast niej odezwał się wchodzący właśnie do biura inny wojskowy, również z naszywkami rotmistrza. Podchwycił wątek. To jest to, czego polskiemu wojsku brakuje najbardziej, rzekł ironicznie. Kobiety, dzieci, starcy w dużej liczbie. A szef biura opieki rotmistrz Czapski dwoi się i troi, żeby zrobić z nich wojsko. Rotmistrz Klimkowski, oficer do zleceń generała Andersa, przedstawił go Czapski. Staram się coś wymyślić, żeby pani pomóc, rzekł tonem usprawiedliwienia. Pani wybaczy? Klimkowski zwrócił się do Melanii. Ale trzeba było zostać na miejscu. Tu jest armia. Armia musi iść na front i walczyć. To pan wybaczy, powiedziała Melania wstając. Reprezentuje pan chyba stanowisko Sowietów. W umowie polsko-sowieckiej mowa jest o obywatelach polskich, a kobiety w Polsce mają te same prawa obywatelskie co mężczyźni. Zresztą umowy sowieckie też nie eliminują kobiet ze służby wojskowej. To świetnie. Klimkowski spojrzał wymownie na zabawkę, którą Wojtuś ściskał pod pachą. Weźmiemy do wojska kobiety, dzieci i misie, co podleci. Pan jest adiutantem generała w głosie melanii zabrzmiała szyderczanuta. W takim razie może rzeczywiście powinnam wracać tam, skąd przybyłam. Pomyliłam się, przychodząc tutaj. Przepraszam. Melania wstała i ruszyła w kierunku drzwi tak raptownie, że chłopcu wyśliznął się z rączki materiał jej rękawa. Podbiegł jednak i uchwycił ponownie jej rękę. Zaraz za progiem baraku, który opuściła tak zdecydowanym krokiem melania przystanęła. Nie miała pojęcia, w którą stronę iść. Wojtuś nieoczekiwanie puścił jej dłoń. Wracasz do ruskich? Co? Melania spojrzała na niego, jakby przemówił ktoś głucho niemy od urodzenia. Od śmierci matki pierwszy raz się odezwał, a następne jego słowa wypowiedziane były tonem dorosłego człowieka: Nie wracam z tobą. Tak, tylko powiedziałam, ten pan mnie zdenerwował. Nie musisz się mną zajmować. Tym samym, dorosłym tonem, oznajmił chłopiec. Wcale cię nie prosiłem. Melania spojrzała na niego uważnie. Może. Może w ogóle spojrzała na niego po raz pierwszy? Proszę pani? Usłyszała za sobą głos. Rotmistrz Czapski wyszedł z biura opieki i rozglądał się za nią w zapadającym zmroku. Proszę zaczekać, może będę mógł pani pomóc. Zaczynamy prowadzić działalność oświatową dla żołnierzy. Dostaliśmy niewielkie pomieszczenie. Wydajemy gazetę. Nazywa się Orzeł Biały. Właśnie ukazał się pierwszy numer. Zajmuje się tym wspaniały człowiek i wprowadzi panią we wszystko. Potrzebny nam byłby ktoś, kto zająłby się nasłuchem radiowym. Chodzi o redagowanie komunikatów dla oddziałów dowództwa i świetlicy ośrodka. A co do chłopca, to coś wymyślimy. Zgadza się pani? Dziękuję, panie lotmistrzu. Mam tu samochód. Jadę akurat do Buzułku, może pani pojedzie ze mną. Jest choinka w sztabie generała Andersa. Dzieci są mile widziane. Sztab armii Polskiej w Buzu -Łuku mieścił się w dużym, białym budynku w stylu enter. Przed rewolucją było tu tak zwane dworianskoje sobranie. Później ustanowił się tu buzułski sowiet. Teraz. W przestronnych, niedogrzanych salach urzędowali polscy sztabowcy i urzędnicy, walący w maszyny do pisania, sporządzający niekończące się spisy i kartoteki wywiezionych Polaków. W największej empirowskiej sali z kolumnami odbywały się częste odczyty, wieczorki i przedstawienia. Wynoszono wtedy stoły ze spisami, ustawiano w rzędy krzesła, na których zasiadali widzowie. Właśnie w sali rozlegały się kolendy. Wynędzniałe dzieci zebrały się wokół choinki. Opiekunka, Zosia Sarejko, nawoływała, żeby się nie rozbiegały. Nie było to potrzebne, bo dzieci zbiły się wokół niej, jak statko drżących kurczaczków. W gromadce maluchów Zosia dostrzegła nagle dziewczynkę, której dotychczas nie widziała. Okutana była w nieprawdopodobną liczbę przemyślnie ze sobą upowiązanych szmat i podartych wełnianych chust. Zosia podeszła do niej. Nie znamy się jeszcze. Jak ci na imię? spytała. Jadzia. A nazwisko? Jadzia. To imię, ale nazwisko. Ja mam na imię Zosia, a na nazwisko Sarejko. Jadzia! wykrzyknęła dziewczynka prawie płacząc. No dobrze, Jadziu. Nie denerwuj się. Jesteś sama? A gdzie twoja mamusia? Jadzia wzruszyła ramionami. A tatuś? Dziewczynka znowu wzruszyła ramionami. A babcia? Zosia się nie poddawała. Babcia umarła, niespodziewanie udzieliło odpowiedzi Jadzia. — Babcia umarła tam, daleko. Do świetlicy weszło kilku oficerów. Był to znak, że za chwilę pojawi się Anders. Rotmistrz czapski wprowadził melanie z Wojtusiem, który zerkał nieśmiało na dzieci skupione wokół Zosi Sarejko. To właśnie jest generał Anders, powiedziała szeptem przejęta Zosia. Mówiłam wam, że przyjdzie. Dzieci z otwartymi buziami wgapiły się we wchodzącego generała. Anders podszedł do nich z opłatkiem w ręku. To sieroty, panie generale, oznajmiła z wypiekami na twarzy Zosia. Zbieram je po dworcach, pogubiły się w tym strasznym bałaganie. Niech pani się nimi dobrze opiekuje. Anders patrzył na dzieci ze wzruszeniem. Chciałbym podzielić się z wami opłatkiem. Każde dziecko. Ułamywało kawałek i kiwało główką, kiedy Anders mówił po cicho coś do niego z taką powagą, jakby mówił do oficerów zebranych w sztabie lub przed frontem żołnierzy. Kiedy podszedł do Wojtusia, chłopiec nieoczekiwanie schował ręce do tyłu. Nie podzielisz się ze mną opłatkiem. Wojtuś uniósł wysoko głowę i spojrzał prosto w oczy uśmiechniętemu Andersowi. Nie chcę wracać do ruskich, oświadczył. Ja też nie, rzekł Anders. Mama mówiła, że jedziemy do Polski, a jesteśmy tutaj. Twoja mama miała rację. Jesteśmy tutaj, bo to niełatwa sprawa znaleźć się w Polsce. To nie będzie zaraz. Może nie zaraz i może nie wszyscy, ale dojdziemy do Polski. Trzeba w to wierzyć. Wierzysz? Chłopiec kiwnął głową. Wyciągnął rękę i ułamał trzymany przez Andersa opłatek. O północy w kaplicy sztabu zebrano się na pasterce. W baraku nad ołtarzem zawieszono obraz Matki Boskiej Kozielskiej, przywieziony do buzu łuku w kuferku o podwójnym dnie. Z boku przy ołtarzu stało kilkanaście rosyjskich kobiet otulonych w chusty. Trzymały na rękach niemowlęta i małe dzieci. Jak imię? — spytał kapelan po polsku. — Juri! — odrzekła ledwo dosłyszalnie Rosjanka, podnosząc dziecko. — Ja ciebie chrzczę, Juri, w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rosjanka przeżegnała się i poprosiła cicho. — Baciuszka, mienia też? Wieć, wy prawosławna? — spytał po rosyjsku ksiądz. — Prawosławna chrześcijanka, ale nie miał kto ochrzcić. Ja was proszę, mienia zawód Wiera. — Wiera — powiedział bez zbytnich ceregieli kapelan. — Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wiera przeżegnała się trzykrotnie i wybiła trzy pokłony zgodnie ze wschodnim rytuałem, a potem pocałowała księdza w rękę. Odeszła z zapatulonym w chustę dzieckiem w ramionach, a jej oczy błyszczały. Pociąg nie jest dobrym miejscem na wieczerzę wigilijną, powiedział Rudowicz zerkając na franka. W jego głosie brzmiała skrucha. Pociąg w ściekle na złączach, jakby chciał podkreślić, że nie ma z tym nic wspólnego. W tym kraju wigilii się nie obchodzi. Skończono z tymi przesądami. Nieważne miejsce, ważne, żeby było co zjeść, a jak się nie ma. — To trudno. Można się podzielić okruchem chleba. — Ale jak się miało i zmarnowało, to takiemu kumplowi ręki nie podam — rzekł wściekłym tonem Bednarczyk. — Potrawa wigilijna, niech to szlak trafi — kopnął stojący między nimi na podłodze garnek. — Wszystko obchnąłem. Termometr, co go podpieprzyłem w farabie, pasek rajzmana, ten nóż skradziony w pociągu. Nawet pan Kozłowski się dołożył. — Kupiliśmy tę cholerną mąkę. I co? — Otworzył okno i wyrzucił zawartość garnka na zewnątrz. Garnek przezornie zachował. Odwrócił się do Michała i nieco łagodniej zapytał. — Czemuś job twoju mać dosypał tej gorczycy. — Dla smaku — odparł skruszony Michał. — Dla smaku to mogę cię w mordę walnąć. Michał przemilczał obelgę. Chwilę panowała cisza. — Jak dojedziemy do wojska... Rozmarzył się ni stąd, ni zawąd, pan Kozłowski... Przez pierwsze dni będę tylko jeść. Niech pan poprosi tego pana o przyprawienie potraw. Jest w tym mistrzem, powiedział z sarkazmem Bednarczyk. Konduktor, oznajmił Rudowicz z nadzieją na zmianę tematu. Znów? Franek uniósł brwi. No przecież dopiero co był. Przedstawiciel radzieckich kolei pojawił się w drzwiach z radosnym okrzykiem. Dawaj, wypiom! Franek z rezygnacją sięgnął po plecach i wyciągnął ostatnią butelkę. Konduktor wypił z gwinta lwią część jej zawartości. — Za naszą drużbu, żeby ją pokręciło — powiedział Franek z entuzjazmem, na jaki go było stać. Nalał do kubka i podał Michałowi. Butelkę ponownie przejął konduktor i ponownie wzniósł toast. — Zostali na zarodzinu! — Wrak budzie transmit, pabieda budzie z nami. Wykrzyknął Michał, umoczył usta i podał kubek Frankowi. Konduktor zasalutował i dziarskim krokiem opuścił przedział. Z korytarza budynku sztabu armii polskiej w Buzułuku dochodził łomot drukarni polowej. Spod pracy drukarskiej wychodziły płachty gazety pokryte polskimi czcionkami. Gazeta nosiła tytuł Orzeł Biały. Melania siedziała przy biurku w redakcji tej gazety. Wszystko było dziwne. Nieoczekiwane. Fakt, że mogła tu siedzieć, wydawał jej się prawdziwym cudem. Ostrożnie, drżącą ręką dotknęła leżącej na stole białej jak śnieg kartki. Dawno nie widziała tak gładkiego, białego i lśniącego papieru. Jakby chciał spełnić jej marzenie o doskonałości, do której tęskniła, której poszukiwała od dziecka. Kiedy podrosła, wiedziała już, że świat jest niedoskonały. Ale o tym, do jakiego stopnia, dowiedziała się dopiero tutaj, w Związku Radzieckim. Wzięła leżące obok pióro i zanurzyła je w kałamarzu. Stalówka stuknęła o zamarzniętą powierzchnię atramentu. Melania odłożyła pióro i sięgnęła po jeden z włożonych do kubka ołówków. Odcinek dwunasty Mój drogi, zaczęła. Ja też chcę pisać usłyszała głos chłopca. Zdążyła już o nim zapomnieć. Odezwał się rzadko. W ogóle odzywał się tak rzadko. Przecież nie umiesz. Umiem. Nie można marnować papieru na jakieś gryzmoły, powiedziała ostro Melania. Czemu jesteś zła? Spytał chłopiec. Ja zła? Poczuła, że robi się jeszcze bardziej zła, więc szybko uśmiechnęła się do niego. Chłopiec wystraszył się nagłej zmiany wyrazu jej twarzy. Uśmiech tej kobiety, choć ładny, nie był tak łagodny i trochę smutny jak uśmiech jego mamy. Wojtuś miał wrażenie, że po prostu wyszczerzyła do niego zęby. Chcę teraz napisać list, a ty mi przeszkadzasz. Melania urwała uderzona nieoczekiwaną prawdą własnych słów. Ten chłopiec przeszkadzał jej. Tak właśnie było. Do tej pory miała swój rewir, ograniczony ściśle do jej osoby i miała wytknięty cel, a tym celem było przetrwać. Chłopiec wprowadzał nieład. Jak gdyby wyczuwając to, Wojtuś oddalił się, ulokował misia na kanapie i sam usiadł obok. Siedzieli tak sobie grzecznie i nieco sztywno. Melania wstała, wsypała do pieca szufelkę węgla ze stojącego obok wiadra, na wierzchu położyła plik gazet ze sterty i podpaliła. — Zaraz będzie cieplej. Powiedziała i wróciła do biurka. — Dotarłam do buzu łuku — napisała w drugiej linijce. — A ty? Gdzie jesteś? — Mam nadzieję, że tak jak ja w polskim wojsku. Spotkałam tu niesamowitą parę. Anioła i diabła. Anioł jest chudy i wysoki jak tyka. Musi mieć bardzo delikatne, lekkie jak puch skrzydła, bo nie było nic widać spod żołnierskiego płaszcza. Diabeł jest oczywiście przystojny — Czarny i chciał mnie posłać z powrotem do piekła, z którego się wyrywałam. Czy dostałeś mój ostatni list? Pisałam go na ten adres w kozielsku, z którego dostałam od ciebie ostatnią wiadomość przez notariusza ze święcian. Teraz nie wiem, gdzie pisać, ale mam nadzieję, znaleźć cię przez wojsko. Drzwi otworzyły się ze skrzypnięciem i do redakcyjnego pomieszczenia wkroczył redaktor bałc. Melania zerwała się z krzesła. Witam panią. Obwieścił redaktor z energią. Niech pani siedzi, wszystko wiem. Byłem w biurze opieki i Józiom mi wszystko powiedział. Bardzo się cieszę, że pani mnie wspomoże na niwie tej ciężkiej pracy. Radio mnie wykańczało, zwłaszcza na słuchy nocą, a przecież trzeba wiedzieć, co w trawie piszczy, a raczej trzeszczy. I podzielimy się. Na propos, trzeszczy. Jeśli chodzi o spanie, to mamy tu jedną starą kanapę. Widzę, że już ktoś na niej leży. Podszedł bliżej. Na kanapie leżał skulony Wojtuś i spał. Zasnął, powiedziała Melania. — To Wojtuś, sierota — wyjaśniła pospiesznie. — Jego matka zmarła w pociągu i tak jakoś zostaliśmy razem. Wiem, że nie mogę tu być z nim na dłuższą metę. Muszę rozejrzeć się za jakimś sierocińcem. Zajął pana kanapę. — nieważne. Redaktor wskazał na ułożone w ogromne pryzmy pliki papieru leżące przy piecu. — Widzi pani to? Przysyłają nam tę makulaturę całymi wagonami. Zamawiamy materiały świetlicowe dla żołnierzy. Papier, ołówki, farby, szachy, a, a Agi prop przysyła nam to... O, nowe widnokręgi i inne bzdury. Te wszystkie płachty papieru to przemówienia Stalina. No, genialnie się nimi pali w piecu, ale mogą też służyć jako posłanie. Pani może spać z małym na kanapie, a ja na Stalinie. <laughs> Wygodniejszy niż materac w Nacjonalu w Kujbyszewie. — Nie mogę na to pozwolić — zaprotestowała Melania. Jeśli będziemy się zmieniać przy nasłuchach, będzie sprawiedliwie, odrzekł redaktor. Chodźmy, pokażę pani naszą drukarnię. Potem muszę jechać do sztabu, chcę porozmawiać z Czapskim o jego moskiewskiej misji. Wie pani, że szuka naszych zaginionych oficerów. Mogę pojechać z panem? Pod warunkiem, że weźmie pani dziś nocny nasłuch. Obiecuję, powiedziała Melania, wkładając płaszcz. Chłopiec otworzył oczy. Nie spał już od dłuższego czasu, czekał tylko, żeby ten obcy pan i ta kobieta, która okazała się zdrajczynią, wyszli z pokoju. Rozglądam się za jakimś sierocińcem. Te słowa brzęczały mu w głowie, brzmiały cały czas. Sierociniec? Przecież, żeby tam się znaleźć, trzeba być sierotą, a on miał tatusia. Postanowił działać natychmiast. Mieli tu przybory do pisania, uznał to za szczęśliwy zbieg okoliczności. Tatuś z pewnością go szuka, a on może zrobić coś, żeby mu to ułatwić. Zszedł z kanapy i podszedł do biurka. Odsunął list Melani i wziął drugą czystą kartkę. Wyciągnął szufladę i zobaczył równiutko poukładane koperty. Wziął jedną. Przyciskając mocno ołówek do papieru, narysował siebie, misia, pociąg, mamę. Jakby tymi rysunkami chciał opowiedzieć tacie wszystko, co przeżył. Potem złożył starannie rysunek, umieścił go w kopercie i wielkimi drukowanymi literami napisał na niej jedno słowo tata. A potem dodał lotnik. Po cichu, niezauważony opuścił redakcję. Długo maszerował wąskimi, zaśnieżonymi uliczami miasteczka, ale nigdzie nie było widać skrzynki pocztowej. Zauważył taką na dworcu, ale nie pamiętał drogi, a bał się pytać mijanych po drodze żołnierzy. Nagle zobaczył idącą przed nim małą dziewczynkę. Po jej stroju, chustach, szmatach, łachmanach, którymi była owinięta, rozpoznał w niej jedno z tych dzieci, które były na wigilijnym spotkaniu z Andersem. Dogonił ją, Chwilę szli w milczeniu, wreszcie chłopiec odezwał się pierwszy. Gdzie idziesz? Ta mój! Pokazała rączką przed siebie dziewczynka. A co tam jest? Wagzał. A co to jest? Kolej. Pojedzie daleko, daleko. Do Polski? Tak. Dreptali razem w milczeniu, aż ukazał się przed nimi budynek stacji kolejowej. Peron był pusty. Wszystko pokrywał śnieg. Wojtuś podszedł do przyczepionej na ścianie budynku skrzynki pocztowej, uniósł pokrywkę i wrzucił list. Potem podszedł do ławki wyścielonej białym pokrowcem śniegu, na której brzeszku usiadła dziewczynka. Wydała mu się nagle wszechwiedzącą i tajemniczą jak dobra wróżka, i dziwnie ładną, choć z okręconej chustką buzi widoczne były tylko duże zielone oczy. Mogę pojechać z tobą? spytał. Dziewczynka spojrzała na niego badawczym wzrokiem z ponad skrawka chusty. Wreszcie kiwnęła głową. Chłopiec usiadł obok niej. Rozchylił watowaną kurtkę i wyjął pluszowego misia. Dziewczynce zabłysły oczy. Wyplątała ze szmat chudziutką rączkę i dotknęła nieśmiało niedźwiadka. Możesz się pobawić, zezwolił łaskawie Wojtuś. Nawet nie zauważyli, kiedy przysiadła się do nich dziewczyna w wojskowym płaszczu i czapce futrzance. Wojtek rozpoznał w niej opiekunkę gromadki dzieci z gwiazdkowego spotkania. Jaki ładny miś, odezwała się Zosia Sarejko. Dziewczynka oddała misia Wojtkowi. Starała się nie odwracać w stronę Zosi. Zsunęła się nawet trochę z ławki, jak gdyby chciała być gotowa w każdej chwili do ucieczki. Dlaczego uciekłaś, Jadziu? spytała Zosia. Jadzia milczała. Nie patrzyła w stronę Zosi, lecz na puste tory usiłując samym intensywnym wpatrywaniem się wymusić pojawienie się na nich upragnionego pociągu. Niepotrzebnie uciekłaś. My też stąd wyjeżdżamy. Wszystkie dzieci. Pojedziemy tam, gdzie będzie ciepło i dużo jedzenia do polski spytał chłopiec ale jadzia zerwała się z ławki ja nie chcę do doma! – wykrzyknęła nagle histerycznym tomem Zosia złapała ją za rękę ale dziewczynka wykręciła ją zręcznie jakby była posmarowana oliwą puściła się biegiem przed siebie i przystanęła na końcu peronu w bezpiecznej odległości najchętniej pobiegłaby dalej ale nie była w stanie opuścić dworca Zosia podeszła powoli i przyklęknęła przy niej Byłaś w Diet domie? zapytała. Dziewczynka kiwnęła głową. Zosia sarejko milczała chwilę. Diet dom to rosyjski dom, prawda? Powiedziała wreszcie. A my chcemy, żebyście były w polskim domu. Nie haczu w Diet dom, powtórzyła swoje jadzia. Nigdy nie oddam cię do Diet -doma. — Jesteś polską dziewczynką, ja też jestem Polką. Chcę wrócić do Polski i zabrać wszystkie polskie dzieci ze sobą. A mnie odezwał się nagle siedzący dotychczas spokojnie na ławce chłopczyk. — Ciebie? — No oczywiście, że ciebie też. — Jak się nazywasz? — Wojtuś Kamiński. — Byliście razem w Dietdomie? — Ja nie — zaprotestował Wojtuś. — Tam są tylko sieroty, a ja mam tatę. — Tylko się zgubiłem — ja wiem. Zosia przygarnęła chłopca do siebie. Ja wiem. Szukamy się wszyscy, ale znajdziemy się. Zobaczycie. Czemu znów stoimy? Spytała pani Galicowa. Bo muszę skończyć pracę, odrzekł Bednarczyk. Nie mogę tego robić w czasie jazdy. Pociąg trzęsie, a to jest bardzo precyzyjna robota. Żartuje pan, jak zawsze, panie Franku. — A co pan właściwie robi? — Przerabiam cyferblat. — Niech pan pokaże. Franek zatrzasnął werk i podał zegarek Galicowej. Wzięła go do ręki i przyjrzała się uważnie. — Cyma! — stwierdziła obojętnie. — No! — triumfalnie wykrzyknął Franek. — Cyma! — A była Omega! — Omega? — Jasne! Złota Omega Kozłowskiego! — Pozwolił panu? — No, Chcę sprzedać, a tu nie idą o megi. Cymy mają powodzenie. Umie pan podrabiać? Powiedziała Nito z przyganą ni z podziwem Galicowa. Rysować w łagrze się nauczyłem. Dostałem się do pracowni chudożników. Robiłem tam łozungi. A a co do takiego? Takie górnolotne hasła na czerwonych szmatach. Uniecztozi faszystka i zwierga w własnej bierologię. I tym podobne. Robiłem też portrety chleboriezów, kucharzy i innych pridurków w łagrze. Każdy chciał wyglądać bojowo, a nie jak łagiernik. No to wyglądali. No i jakoś się żyje. Jakoś się żyło. Do przedziału wszedł Rudowicz. Wiecie, czemu zarządzono postój? W jednym z pociągów, tym co jechał przed nami, wykryto tyfus. Podobno ty, przeszedł też przez nasz pociąg. — O Jezus Maria! — wykrzyknęła Galicowa. — No to po nas. I co teraz będzie? — Nic. Będzie san, abrabotka błotka, i tym podobne zdobycze z sowieckiej kultury. Aha, naszego Saszy już nie ma w pociągu. — Kogo? — Tego nkw co chciał kupić cymę. Wysiadł. — Cholera! Właśnie skończyłem przerabiać cyferblat. Franek był wściekły. — Trzeba szukać innego kupca. — Kupił pan coś do jedzenia? — spytała Galicowa. — Baba na peronie ma tylko zimny kwas chlebowy i lody. — Lody w ten mróz? — No Trzeba jeść, co dają. — Ale i tak za późno. Jedziemy. Pociąg ruszył z sapnięciem i potoczył się na południe. — To prawda, że był pan u Stalina? W sprawie naszych oficerów? Melania siedziała naprzeciw lotmistrza Czapskiego w stołówce siedziby sztabu w Buzułku. Patrzyła na niego jak na legendarnego szewczyka, który powrócił cało z jaskini smoka. Nie dotarłem nawet do berii, rzekł z goryczą Czapski. Wręczyłem memoriał generałowi Reichmanowi. Całą historię naszych oficerów, od wzięcia ich do niewoli, aż do likwidacji obozów w kwietniu i maju czterdziestego roku. Do tego sprawozdanie z naszych poszukiwań. Napisałem, że minęło już prawie sześć miesięcy od ogłoszenia amnestia. Mimo to, wypytując tysiące wracających z więzień i obozów kolegów, nie otrzymaliśmy żadnych danych o ich miejscu przebywania. Tylko słuchy z drugiej ręki, że na kołymę przez Buchtę na Chodkę przesłano od sześciu do dwunastu tysięcy oficerów i podoficerów w czterdziestym roku. Że ponad pięciuset oficerów było w kopalniach Wysp Franciszka Józefa, że widziano ich na Nowej Ziemi i Kamczatce i Czukotce, że 180 kilometrów od Piotroj na Kołymie pracowało latem 40 roku 630 oficerów. Jeńców z Kozielska. Że polscy oficerowie byli więzieni na ogromnych barkach holowanych na północne wyspy i trzy takie barki zatonęły na Morzu Barentsa. Na każdej było podobno od 1700 do 2000 ludzi. No i co on na to? Kamien na twarz. Wodził ołówkiem po czytanych wierszach, twarz nieruchoma, ani razu nie drgnęła. No, no, przepraszam, raz uniósł brwi. Wiem przy czym, znam treść tego memoriału na pamięć. Kiedy czytał o tym, że wiemy z jaką dokładnością każdy jeniec był rejestrowany, jak sprawa każdego z nas, z licznymi zapisanymi zeznaniami była zachowywana w teczkach ze sprawdzonymi fotografiami i dokumentami. Że wiemy, do jakiego stopnia starannie i dokładnie prowadziło tę pracę NKWD. Także nikt z nas, jeńców wojennych, nie przypuszcza ani przez minutę, by miejsce przebywania 15 tysięcy jeńców, w tym 8 tysięcy oficerów, mogło być nieznane w wyższym instytucjom NKWD. Wtedy uniósł brwi. — I to wszystko? Czapski uśmiechnął się. Odcinek trzynasty Powiedział, że wprawdzie nie należy to do jego resortu i nic nie wie o losie tych ludzi, ale zrobił uprzejmość generałowi Andresowi i postara się wyjaśnić tę sprawę. Nic nie wie, jakby to nie on prowadził dział Polski na Łubiance. Na tym audiencja się skończyła. Polecił mi nie wyjeżdżać z Moskwy i czekać na telefoniczne wezwanie. Czekałem dziesięć dni, a potem odesłał mnie do Kujbyszewa do ministra Wyszyńskiego. Tam też czekałem. Nikt nic nie wie. Przyszło mi do głowy, powiedziała Melania, że można by w Orle Białym prowadzić rubrykę poszukiwań. Będą się zgłaszać ludzie z informacjami o zaginionych. Może w ten sposób natrafimy na jakiś ślad. Hmm, to dobry pomysł. — Cieszę się, że pozyskałem panią do tej pracy. — Wróciłam — zawołała Melania, wchodząc do redakcyjnego pokoiku. Nie było odpowiedzi. Podeszła do kanapy. Chłopiec zniknął. Na końcu korytarza przy hałasującej maszynie stał drukarz, który na pytanie o chłopca odparł. — Nie, dzisiaj nie widziałem. Wie pani, ja w maszynę głównie patrzę. — Pewnie szuka pani. Został sam i przestraszył się. Mm, — To nie on. On się niczego nie boi. Tu dzieci dają sobie radę jak dorośli, czasem nawet lepiej. Wypowiedziawszy te słowa, poczułam wyraźną ulgę. Na pewno sobie poradzi. Najwyraźniej nie chciał z nią być, no miał do tego prawo. — Gdzie mógłby pójść? — spytała jednak. — Nie znam tego miasta. — To dziura — Druga się skrzywił. — Wie pani, jak w tym wierszu Lobka-Krukowskiego była główna ulica, garnizon i sztab armii, i na całej ulicy ani jednej latarni. I jeszcze dworzec. I to już chyba wszystko. Wiem, gdzie jest dworzec, powiedziała Melania. Minęła zamkniętą, nieczynną cerkiew z dwiema zielonymi kopułami. Część jej okien działa pustką zamiast szyb, część była zabita deskami. Niepotrzebna wieża górowała nad płaską, jednopiętrową, zabudową miasteczka. Melania brnęła w śniegu. Na placu targowym przed Cerkwią kręcił się niespiesznie tłum ubranych w korzuchy chłopów. Na obrzeżach stały ich sanie zaprzężone w niskie koniki, woły. Zobaczyła nawet parę wielbłądów. Na saniach leżały dynie, marchew, cebula, kartofle. Zobaczyła też wielkie, sino-białe bryły zamarzniętego wleka. — Muszą chyba odrąbywać się siekierą i sprzedawać na wagę — pomyślała. W miarę jak przechodziła przez plac, wszystkie głowy obracały się za nią. Kolorowa huculska, wełniana chustka, którą owinęła głowa, była jedyną barwną plamą na tym placu. Melania kupiła ją kiedyś podczas wakacji na targu w Kosowie. To była ostatnia rzecz z Polski, którą miała. Przed budynkiem dworca stały sanie zaprzężone w konie. Zwierzęta miały pyski wpuszczone w jutowe worki z sianem. Melania weszła na peron. Był pusty, jeśli nie liczyć, zmarzniętego, przytupującego warunkami na śniegu mężczyzny. Mróz dochodził do trzydziestu stopni. Podeszła do nieznajomego. — Czeka pan na pociąg? — Tak. — Może widział pan chłopca około pięciu lat w za dużym waciaku? — Były jakieś dzieci. — Kilkoro, z opiekunką. — Nie, 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 on był sam. A długo pan tu czeka? — Około godziny. — Na Hankę ordonówne, Pamiętają pani? — No, oczywiście, przytaknęła Melania. — To pana sanie tam przed dworcem? — Tak, Józef Landau, przedstawił się mężczyzna. Nieformalny oświatowy przystawie. Zorganizowaliśmy koncert dla żołnierzy w Tocskiej. Ordonka obiecała zaśpiewać. A te dzieci, co tu były, gdzie poszły? Przyjechał pociąg i wsiadły, chyba widziałem wśród nich takiego małego w przydużym waciaku. Melania nie potrafiła dokładnie rozpoznać swoich uczuć. Było tam trochę urażonej dumy, że chłopiec nie polubił jej, odszedł z inną zastępczą mamą. Pewnie czulszą, o lepszym sercu. Było też trochę ulgi, wypływającej z tego samego źródła. Znalazł lepszą opiekunkę, zasłużył na to. Ale był też niepokój, bo, bo przecież nie miała pewności, że Wojtuś odjechał z tymi dziećmi. Może zabłądził, zgubił drogę, leży teraz gdzieś w śniegu i zamarza. Landał rozglądał się nerwowo po pustym peronie. W oddali zamajaczyła sylwetka mężczyzny w kolejowym mundurze. Ruszył w jego kierunku. Melania podążyła za nim. — Pan jest w dyżurnym ruchu? — zapytał Landau. — Ja. — Pociąg ma już godzinę opóźnienia. Kiedy przyjedzie? — Jutro — rzekł zwięźle kolejarz. — A dzisiaj co przyjedzie? — nie poddawał się Landau. — Dziś już nic. Nie ma co czekać. — skwitował kolejarz i oddalił się. Dzisiejszy pociąg przyjedzie jutro. Typowe. No cóż, trzeba wracać. Gdzie panią podwieźć? Nie wiem, odparła Melania. Może do redakcji? Mam dużo pracy. Generał Żukow był w dobrym humorze. Śpiew ordonówny przypadł mu do gustu, choć jego faworytką pozostawała nadal mała Zosia Terne, której był wielbicielem. — Cieszę się, że nie ujechał jest — rzekł Szarmansko, całując śpiewaczkę w dłoń. — Dumajmy, kancjarta nie ta, wot! — Nie mogłam zawieść żołnierzy — powiedziała Ordonówna. — Panowie pozwolą, że ich opuszczę. Jestem bardzo zmęczona. — Krasiwy głos Żukow patrzył za oddalającą się Ordonką. — Krasiwa jarzęszczyna! — Polacy uwielbiali ją przed wojną — zauważył Anders. — Teraz chyba jeszcze bardziej — Jeździ z koncertami po obozach, szpitalach, zajmuje się osieroconymi dziećmi, mimo że pobyt tu mocno nadszarpnął jej zdrowie. I nie powiedziałbym tego, Żukow uśmiechnął się. Przyszła tu pieszo z dworca, dwanaście kilometrów, w trzydziestostopniowym mrozie. To trzeba mieć zdrowie jak koń. No, pan wie, generale, że wysłaliśmy po nią sanie, ale dyżurny ruchu poinformował, że pociąg nie przyjedzie. Jednak przyjechał. — Dwadzieścia minut później. — Ma pan rację, generale. Tu u was naprawdę trzeba mieć końskie zdrowie. — Niech pan nie narzeka, daragoj Władysław Elbiertowicz. Żukow jowialnie poklepał go po ramieniu. — Już niedługo wasza armia na południe przejedzie. W Jangi Juliu. хороший klimat. — Jakieś zabudowania — oznajmił Rudowicz, wyglądając przez okno wagonu. — I coraz więcej torów. — to chyba Taszkent. Placko odworca w Taszkencie stanowił jedno wielkie kłębowisko mężczyzn, kobiet, dzieci i tobołów. W tym kłębowisku co chwila tworzył się wir kotujących się ludzi, którzy zrywali się na wieść, przeważnie fałszywą, że w kasie będą stemplować bilety. Stempel, zwany rekompenserowką, dostawało się po okazaniu dowodu poddania się dezynfekcji. Bez niego nie było co myśleć o przesiadce na pociąg jadący do innych miejscowości: Jangiula, Kermine, Guzaru, Działau, Abadu, Karasu i innych miejsc postoju polskiej armii. W ludzkim mrowisku grasowały bandy przestępców i dokuczliwych żulików, wypuszczonych z więzień dzięki wojennej amnestii. Kradli na oczach milicji, zajętej głównie przeganianiem Polaków, sprawdzaniem dokumentów, lub zapędzaniem ich na przymusową dezynfekcję. — Nie kupiłby pan zegarka? — zaproponował jednemu ze sprawdzających go funkcjonariuszy Rudowicz. — Oryginalna cyma. — Suma znaczy Pokażcie. Funkcjonariusz przybliżył zegarek do oczu. Przyglądał się iście zegarmistrzowskiej precyzji dzieła Franka. — Nie, powiedział wreszcie. — Sumu nie choczu. — Jak wy by mieli omegu? — Miałem, Michał schował zegarek do kieszeni fajki. Szkoda, że nie spotkaliśmy się wcześniej. Od strony oblężonego przez Polaków stoiska z owocami rozległ się histeryczny krzyk kobiety. Ludzie, nie jedzcie tego! Cała moja rodzina umarła na dezynterię. Przeżyliśmy Syberię. Wszyscy przeżyliśmy, a tu pochowałam całą rodzinę. Błagam was, nic nie jedzcie! Kobieta w desperacji zaczęła zabierać jedzącym owoce, mocować się z nimi. Poumieracie! Wszyscy poumieracie! Z całej rodziny tylko ja zostałam! Błagam was! Poszła won babo. Franek wściekł się i wyrwał jej odebraną sobie kiść winogron. Jeszcze nie słyszałem, żeby świeże owoce mogły komuś zaszkodzić. Pięćdziesiąt kilometrów od Taszkentu, w niewielkiej miejscowości Yangi -Julu, położonej na linii kolejowej tashkent samarkanda miał się rozlokować po przybyciu na południe sztab Andersa. Budynki przeznaczone dla Polaków znajdowały się w sadzie owocowym, w pobliżu którego płynęła rzeka. Dawniej mieściła się tu szkoła rolnicza. Wyżsi dowódcy, w tym Anders, mieli zająć willę profesorów szkoły, których przeniesiono gdzie indziej, natomiast długi parterowy dom przeznaczono na hotel dla oficerów. W wolnych przestrzeniach w sadzie rozbijano namioty mieszkalne. Po pustych jeszcze pomieszczeniach budynku krążyli dwaj specy od łączności. Metr po metrze od podłogi po sufit opukiwali ściany. Druty są wszędzie, w każdym pomieszczeniu. Stwierdził prostując się zbyszek Madeja. Wszystkie prowadzą na strych. Przecinamy? spytał drugi łącznościowiec Szymanek. Obaj byli w kompanii łączności, która znajdowała się w bezpośredniej dyspozycji dowódcy armii. — Poczekaj. Sprawdzimy, gdzie lecą. Idąc tropem drutów, wyszli poza budynek i ruszyli dalej polami. — Może wyjmiemy sobie ten kabel? Hmm? — zaproponował Madeja. Hmm, — Przydałby się. — Cała nasza kompania dostała tylko osiem kilometrów drutu. — Ale lepiej nie. I tak szef beknie za zniszczenie podsłuchu. Pole skończyło się. Przeszli drogę. — Widzisz? — zapytał Szymanek. — Co? — Za drogą stał budynek poczty. — Urząd pocztowy. — Żeby choć bania. Albo kino. Ale nie! Poczta z telefonami. Sowieci idą na łatwiznę. Co za banał! — No, wracamy. Trzeba przeciąć to cholerstwo. Pomieszczenie punktu werbunkowo-ewakuacyjnego Armii Polskiej w Toszkęcie znajdowało się w poczekalni budynku dworcowego. W poczekalni tłoczyło się wiele osób, w tym dużo kobiet i dzieci wynędzniałych, w łachmanach, z workami pełnymi uzbieranych sucharów. Mężczyźni stali przeważnie w kolejce do otwartych drzwi lokalu komisji. W lokalu, pod zawieszonymi w ramkach na ścianie zdjęciami Sikorskiego i Stalina, nad którymi wisiało godło Polski, urzędowali czterej oficerowie, dwaj polscy i dwaj radzieccy. Miron Stepaniuk, Ukraińiec z Kosowa, ponownie ustawił się w kolejce do werbunku. Kwestionariusz, który położył na stole przed komisją, tym razem wypełniony został nieco inaczej. Podpułkownik wziął go do ręki i przeczytał. Stefaniuk Mirosław, lat 25, kawaler. Narodowość Polska, wyznanie rzymsko-katolickie, wykształcenie niepełne wyższe. Wojna przerwała, panie pułkowniku. Dodał wyjaśniająco Milon. A jakie? Weterynaria, w we Lwowie. Znam się trochę na koniach. Chciałbym być w jakiejś jednostce, gdzie konie są. Może w Łanach? To tylko nazwa, powiedział pułkownik. Konie tu zostają, ich ewakuacja nie obejmuje. No i jak to zostają? Panie pułkowniku, taż to, to były żywe trupy, nie konie. Odkarmiliśmy je, wypielęgnowali, przecież znów je tu zamorzą oficer NKWD łypnął złowrogo z za okularów w okrągłej, drucianej oprawce. No koni przez morze nie przewieziemy. Polak rozłożył ręce. Miejsca ledwo dla ludzi wystarczy. A wy i z końmi stańcie wtrącił odniechcenie NKWD sta. Wam więc łosze dzierżałko. W krasnej armii na tęczankie. Nie nie, To znaczy panowie oficerowie decydują oczywiście. Gdziekolwiek bądź do polskiego wojska jąkał się Miron. Dobrze, w takim razie kompania transportowa. Podpułkownik spojrzał na NK Ten kiwnął głową. Legitymacja została wypisana i Miron odetchnął z ulgą. Trzymając w ręku skierowanie do kompanii transportowej, szedł wzdłuż kolejki, a na jego szarej, noszącej ślady odmrożeń twarzy malowało się szczęście. Stojący na końcu kolejki, Michał Rudowicz i Franek Bednarczyk popatrzyli na niego z zazdrością. Przed nimi stał pan Kozłowski i Galicowa, która postanowiła, jak wiele kobiet, próbować dostać się do wojska. Mam brata wojskowego, kaprala. No więc jako rodzina mamy prawo, powtarzała po raz setny jak mantrę. Michał nie słuchał jej, patrzył z niepokojem na przyjaciela. Franek nie wyglądał dobrze, choć jak zwykle próbował żartować. Co to za wojsko będzie ironizował rozglądając się po stojących w kolejce ludziach. Też nieprzyjaciel pęknie ze śmiechu. To chyba jedyna armia na świecie, gdzie żołnierze są rejestrowani ze stopniem, jaki sami podają albo nie podają rzekł Michał. Powinieneś podać wyszeptał Franek. To nie ma sensu, żebyś dalej to ukrywał. Podobno w lutym straszył Kozłowski. Ponad trzy tysiące żołnierzy zachorowało na dur plamisty i tyle samo na brzuszny. Śle hmm, się czuję. Niepotrzebnie jadłem te winogrona na bazarze, zauważył z przygnębieniem Bednarczyk. Niepotrzebnie popijałeś się kwaśnym mlekiem, powiedział z przyganą Michał. Do stołu podszedł teraz starszy od nich mężczyzna o wyraźnie semickich rysach. Sowiecki oficer spojrzał w jego ankietę. Odcinek XIV. — Landał Josef Abramowicz przeczytał. A ja was znaju — powiedział z uśmiechem, odrywając wzrok od wymiętego udostrowierienia i wlepiając go w twarz mężczyzny. Wy w ansamblie żelazno jazz wystupali. Da? A wód za ciemu, wy tu odjechali. Landau zaczął coś tłumaczyć, polski oficer próbował pomóc, ale Rosjanin kategorycznym tonem przerwał mu i wskazał miejsce pod oknem. Podeszdzicie minutku, włot tam. Dalsze? Następny proszę, powiedział równie głośno polski oficer w randze podpułkownika. Znalazł pan kupca? Zainteresował się losem swojego zegarka Kozłowski. Eee, tu na południu chodzą inne marki, odparł zmieszany ludowicz. No ale wcześniej czy później załatwimy, to niech się pan nie martwi. Franek zachwiał się nagle tak, że Michał musiał złapać go mocno pod ramię. To ten klimat rzucił franek. Ta cholerna duchota. Wolałem minus pięćdziesiąt w Tajdze niż te plus czterdzieści tutaj. Lepiej się czułem. Ja myślę w ciągu ostatnich trzech miesięcy zmieniliśmy temperaturę otoczenia o sto stopni. Ale przyzwyczaisz się. Michał próbował pocieszyć przyjaciela. Niech pani idzie przed nami poprosił bednarczyk galicową. Ja zaraz się pozbieram. Kobieta Przesunęła się z dziećmi do przodu. Widząc to, urzędujący polski oficer przyjrzał się kolejce i dostał nagle furii. — Ja nie rozumiem. Czy to jest przytułek? To może ochronka? Same kobiety i dzieci. Mało jest wojska do wykarmienia? — Może trochę grzeczniej — wtrącił się Ludowicz. — Ta pani szuka swojego męża i brata, którzy też są w wojsku. — To pana rodzina? Nie? To... — To po co je pan tu przewiozł? Na łaskawy chleb? Nie mamy łaskawego chleba. — Nie krzycz, pan — podniosła z kolei głos Galicowa. — rodaczek tak się mówi? Nikt pana nie nauczył szacunku dla polskiej kobiety? Mam brata w wojsku, kapral Roman Stasik. — Ach tak? To bardzo miło — zjadliwie rzekł podpułkownik. Gdyby tak wszystkie tu przyjechały szukać mężów lub braci, nakryłyby całą armię spódnicami. To jest wojsko do cholery. Mamy zgodę na zaciąg żołnierza i określony kontyngent. Żołnierza, który pójdzie do boju, a nie matek z dziećmi. Nie dam wam zakwaterowania. Ładnie, tak, panie pułkowniku? Polacy tak swoich witają? Próbowała apelować do patriotycznych uczuć podpułkownika. Pani Galicowa. Sowiecki oficer przysłuchiwał się tej wymianie zdań z ironicznym uśmiechem. Twarz Franka była czerwona i rozgorączkowana. Przybliżył ją do twarzy Michała. Jak jak powiesz, że jesteś pod porucznikiem rezerwy, wydyszał prosto w jego ucho. To nas rozdzielał. Ty pójdziesz od razu w górę, a ja wypadnę do dołu w ziemi. Zaraz, jak to? W Dżawał abadzie ze szpitala kilka razy dzielnie wyjeżdżał wóz zaprzężony w konia z trumną. Ale trumna jest tylko jedna. Rozumiesz? Ciągle ta sama. Bednarczyk dyszał w twarz Michała gorącym oddechem. Jak to? Mają tylko jedną. Reprezentacyjną. Znajomy mi to powiedział. Jest w piątej dywizji. Ta trumna ma ruchome dno. Rozumiesz? Nie chce wypaść z trumny do dołu w ziemi. — Nie wypadniesz. — To nie kasyno oficerskie dla miłych pań — pieklił się dalej podpułkownik. — Tu jest zwykły kocioł, do którego nie sposób nastarczyć. — Chłopiec, i ile masz lat? — Czternaście — wykrztusił Bolek. — Chłopiec może wstąpić do junaków. Szkoła junaków jest w centrum wyszkolenia armii, w miejscowości Wrewskaja. Nie możemy się rozstać — zaprotestowała Galicowa. — Róbcie co chcecie, nie dam wam zaprowientowania — — To nie dawaj sukni synu! Chodźcie, idziemy! Galicowa złapała dzieci, opierającego się Bolka i płaczącą Helenkę i wyszła. Stojące za nią w kolejce kobiety też powoli zaczęły się wycofywać. — Nie pozwól im zabrać mnie do szpitala! Obiecaj! Franek dyszał gorącym, jak podmuch szpieca oddechem w ucho Rudowica. — W szpitalu przecież leczą. — Przecież leczą, nie? — Mało przekonującym tonem powiedział Ludowicz, ale Franek wiedział swoje. To wykańczalnie. Ciągnął dramatycznym szeptem. Pamiętasz? W tajdze, Zanim nas złapali. Jedliśmy trawę i korzonki, nieśliśmy się nawzajem i i przyrzekaliśmy sobie spokojnie. Nie denerwuj się. Przecież jestem twoim adiutantem. Szepnął Michał. Bednarczyk wyprostował się, jego twarz zrosiły kropelki potu. Od stołu dzielił ich już tylko Reisman, który podszedł trwożliwie i położył swoje dokumenty. Sowiecki oficer zerknął na niego, potem w papiery. Reisman Aron, nuda, rzekł powoli. Wydawał się nieco zmartwiony. Podejrzcie minuteczku, pokazał Reismanowi miejsce, gdzie stał już oczekujący Józef Landau. Reisman powoli odszedł i stanął koło niego. Michał spojrzał z troską na przyjaciela. Puść mnie. Puść, wysyczał Bednarczyk. Mogę stać sam. Położył na stole świadectwo zwolnienia z obozu i wypełnioną ankietę. Bednarczyk Franciszek, sowiecki oficer spojrzał badawczo na Franka. Wybalnuj, Bednarczyk. Kolega, tylko jest zmęczony, powiedział szybko Michał, kładąc na stole swój dokument i ankietę. Jedziemy razem z daleka. — Nie mówcie za kolegę — przyciszonym głosem rzekł polski pułkownik. — A dlaczego tak późno zgłaszacie się do wojska? — Wybraliśmy dłuższą drogę. Michał nie mógł powstrzymać ironii. Lubimy oglądać pejzaże tego pięknego kraju. Oficer NKWD zmierzył Michała wzrokiem, w którym błysnęła złość, ale powstrzymał się od komentowania, zwłaszcza, że podpułkownik mówił nerwowo, jakby nie chciał go dopuścić do głosu. Problem w tym, że uzgodniony stan liczebny armii został już osiągnięty. Mamy nadwyżkę. Zaraz, zaraz. Może damy was do transportu? Kierowcy są nam potrzebni. Znacie się na samochodach? Mam prawo jazdy. Kolega też. No, to dobrze, powiedział polski oficer i zaczął szybko wypełniać jakieś dokumenty. Kolegu, transportirować nada. No, w balnicu. Zasugerował tak przerażającą Franka perspektywę oficer NKWD. — To chwilowe zasłabnięcie — rzucił pojednawczo Rudowicz. — Kolega rwie się do walki. — Wrak budziet razbit — wykrztusił z trudem Bednarczyk. — Pobiedę budziet z nami. — Dobrze, dobrze — zagadał pospiesznie podpułkownik. — Dam wam skierowanie do Dżałał Abadu. Franek zadrżał i ścisnął rękę Rudowicza. — Nie, nie, nie. Do Kermine. zmienił decyzja podpułkownik. — Do siódmej dywizji piechoty. Michał zebrał pospiesznie skierowanie z biurka. To wszystko na dzisiaj — zawołał głośno podpułkownik. W kolejce dał się słyszeć jęk zawodu. Członkowie komisji wstali od stołu, zaczęli porządkować papiery. Do stołu zbliżyli się nieśmiało Reisman i Landau. — A my? — Wy — jewrei, rzekł, spojrzawszy na nich — Przelotnie sowiecki major. Polski ewrejmy, podkreślił Reisman. — Grażdanin Jewrej, bywszy Żyd. Nie wiadomo czemu, jakby tytułem wyjaśnienia dodał Nkawodzista. To nie wasze dzieło, tylko palaki. Zebrał papiery, włożył je do teczki i z uprzejmem dla świadania opuścił lokal. Polski oficer bezradnie rozłożył ręce. Tak teraz jest, powiedział przyciszonym tonem. Władze sowieckie nie zgadzają się na realizację poboru według naszych propozycji. Zamknęli furtkę przed Żydami, Ukraińcami i Białorusinami. Nasze władze starają się to zmienić, ale bez skutku. Ale my jesteśmy obywatelami polskimi, zaprotestował Reisman. No, niestety, oni tak nie uważają. Według nich mniejszości narodowe z zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi są w kompetencji władz sowieckich. Ale proszę jeszcze próbować, może przed inną komisją się uda. Jak podróż, panie generale? Żukow wkroczył z serdecznym uśmiechem do nowej siedziby sztabu w Jangi Julu. Dziękuję. Równie serdecznie uśmiechnął się Anders. Wagony bardzo wygodne, wytrzymaliśmy jakoś dziesięć dni podróży i dojechaliśmy w dobrym stanie. A jak się tu rozlokowaliście? Warunki dla sztabu niezłe, ale zakwaterowanie słabe. Klimat już nieco przypomina w wiosnę. Niestety stan zdrowotny wojska dramatycznie się pogarsza. W lutym trzy tysiąca żołnierzy zachorowało na dur plamisty. Na dur brzuszny niemal kolejne trzy tysiące. Malaria też się nam szerzy. Bardzo wysoka śmiertelność w stosunku do liczby chorych. — Martwi mnie duża liczba ludności cywilnej — zatroskanym głosem powiedział Żukow. — Przejeżdżałem w porze posiłku przed bramą... Kobiecej kompanii w piątej dywizji. Te kobiety dostają przydział żywności taki sam jak żołnierze. I co robią? Dzielą się zupą, chlebem i kaszą z ludnością cywilną. Tam zawsze widać długie kolejki przed bramą. Jeśli to nie ustanie, będziemy zmuszeni zmniejszyć racje żywnościowe dla całej dywizji. Widać, nie potrzebujemy tyle jedzenia, a? Anders wyjrzał przez okno, jakby tam mógł ujrzeć dzielące się swoimi racjami kobiety. Milczą chwilę. Będziemy dążyć do odciągnięcia wojska od bezpośredniej opieki nad ludnością cywilną, rzekł wreszcie. Dowództwo armii w porozumieniu z ambasadą już tworzy szereg komitetów pomocy i opieki społecznej. Ale dalej zasilanych z kas i magazynów wojska, tak? Większość komitetów powstaje w rejonie Taszkentu, Buchary, Akmolińska i samarkandy. Ludność cywilna umierała tam z głodu jeszcze przed przybyciem wojska, bo tam była kierowana. Pan wie, generale, że nie jest winą tych ludzi stan, w jakim się znajdują. No tak, no tak. Żukow zafrasował się i zaraz zmienił temat. Proszę mi powiedzieć, panie generale, dlaczego ekipa naszych robotników nie została wpuszczona na strych? Remont pomieszczeń strychowych nie został jeszcze zakończony. Nic nie szkodzi. Anders machnął lekceważąco ręką. Nasi pracownicy sami uporządkowali strych. Może pan odesłać swoją ekipę do pilniejszych zadań. Przy okazji, panie generale, jakie są wnioski Komisji z Moskwy badające zasadność mojego protestu w sprawie wykrytego przez nas podsłuchu w budynkach dowództwa w Buzułku? E, zbadano szczegółowo sprawę. Były to jeszcze stare podsłuchy, z czasów, kiedy w Buzułku kwaterowały różne instytucje cywilne. Cywilne? Tak, to oczywiste, powiedział Anders. Rozumiem. Proszę się nie martwić już tymi podsłuchami. Damy sobie sami radę. Chodźmy do sali. Zosia Terne daje zaimprowizowany występ. Będą romanse cygańskie. Podczas występu wszedł do sali Landau. Zatrzymał się w drzwiach i rozejrzał. — Co tam słychać, panie Józiu? Anders stanął przy nim, w ręku trzymał jakiś papier. — No niezbyt dobrze. Odwalili mnie na komisji. — Załatwimy to. Powiedział Anders. Wszystko trzeba tu sposobem. Na przykład nasz generał mięknie pod wpływem śpiewu Zosi. Anders wskazał ruchem głowy siedzącego w pierwszym rzędzie żółkowa wpatrzonego rozanielonym wzrokiem w śpiewaczkę. Wtedy mam szansę interweniować w sprawie ludzi na tej liście. Wskazał trzymany w ręku papier. No, tylko że to jest grubsza sprawa. Landa pokiwał głową. We je spotkałem pewnego znajomego, Żyda z Lwowa. Opowiedział mi, że delegacja żydowska zwróciła się tam do miejscowego naczelnika NKWD, kapitana Aleksandrowa i prosiła go o wyjaśnienia oraz pomoc, że niby pan generał im powiedział, że wszystkie ograniczenia stosowane wobec Żydów w czasie ewakuacji to sprawa rządu sowieckiego. Przerwały mu oklaski. Śpiewaczka kłaniała się, Żukow oklaskiwał ją szczególnie gorąco. Święta prawda. I co na to ten kapitan Aleksandrow? spytał Anders. Podobno, w ordynarny sposób odpowiedział, że pan ich oszukuje, że władze sowieckie wcale nie chcą Żydom utrudniać wyjazdu i że to tylko i wyłącznie władze polskie, znane z antysemityzmu, nie chcą pozwolić na ich wyjazd. No i ci delegaci powszechnie to rozgłosili. Żukow wstał i rozglądał się. Przepraszam. Przerwał Anders Landałowi. — Muszę wykorzystać jego dobry humor. Ruszył w kierunku Żukowa. — Panie generale, zapraszam do mnie na szklaneczkę. Przy okazji mam tu tę listę, o której wspominałem. Ci ludzie przebywają jeszcze w Łagach. Bardzo proszę, żeby pan podpisał nakaz ich zwolnienia. Żukow ujął niechętnie listę i Żukosa popatrzył na Andersa. — Władysław Albertowicz, wy nastajwacie na moju szeju. Nie mogę. — Ależ, panie generale... Pan ma upoważnienie. Wręcz nakaz Stalina. Przecież tych Polaków w łagrach przetrzymuje administracja. To jest bezprawie! Żukow ironicznie spojrzał na Andersa. Przedzielił dłonią listę na pół. — Nu, haraszo, wot tak, paławinu. Anders podał mu pióro. Żukow złożył podpis pod górną połową listy, dolną zaś przekreślił za maszyście. — No, dawaj, wypiją — powiedział z uśmiechem. Odcinek 15. Jak panowie być może wiedzą, główny intendent środkowoazjatyckiego okręgu wojskowego, od którego zależymy pod względem zaopatrzenia, niespodziewanie bez uprzedzenia powiadomił, że od 20 marca wojsko polskie będzie otrzymywało tylko 30 tysięcy porcji żywnościowych. Zebrani na posiedzeniu sztabu oficerowie słuchali Andresa w milczeniu. Generał Królow, ciągnął Anders, oświadczył, że jest to decyzja Moskwy. Zwróciłem się wobec tego do Stalina i poprosiłem go o osobistą audiencję. Przyjął mnie 18 marca wraz z obecnym tu pułkownikiem okulickim. Był przy tym Mołotow. Kilkakrotnie prosiłem go o zwiększenie liczby racji żywnościowych ze względu na fakt, że w wojsku jest już 78 tysięcy żołnierzy. I podniósł ją najpierw do 40 tysięcy, — A potem do czterdziestu czterech, ale... ale na tym się już zaparł. Na moją sugestię, żeby ewakuować w takim razie nadwyżkę ludzi, natychmiast wyraził zgodę. — Przecież tu chodzi o rację dla wojska — zaoponował Klimkowski. — Nie dla ludności cywilnej. — No to też ja mówię o przesunięciu części Wojska Polskiego. — I jak to wojska? Klimkowski uniósł się nad stołem. Myślałem, że będzie się ewakuować cywili. Wojsko powinno pozostać tutaj, walczyć. Nie gadaj głupstw, osadził go Anders. Widziałeś wojsko z kurzą ślepotą? Osiemnaście procent żołnierzy mają z powodu awitaminozy. Panuje epidemia tyfusu. Szpitale są przepełnione. Jak mają walczyć bez broni, na zmniejszonych racjach żywnościowych? Przecież to byłoby mięso armatne dla bolszewików. W zdenerwowaniu generał zapomniał o zagłuszaniu swoich słów stukaniem lufką o blat stołu. — Może moglibyśmy przetrwać jakiś czas? — zaproponował Klimkowski. — Może Anglicy by pomogli? — Dlaczego Stalin się zgodził? W pokoju zapanowała cisza. Wreszcie Anders zwrócił się do Klimkowskiego. — Pamiętasz ten huk dział wtedy w październiku? Słychać go było pomimo grubych murów, powiedział Klimkowski. Kilkanaście tysięcy czołgów niemieckich pod Moskwą. A teraz było cicho odparli ich. Mają powodzenie na całym froncie, nieokreślonym tonem, ni to z satysfakcją, ni to z goryczą, stwierdził Okulicki. Od grudnia Stalinowi nie jest potrzebny nikt, kto nie będzie realizował wyłącznie interesów Związku Sowieckiego. A w tym względzie najmniej może liczyć na Polaków. Anders znów zaczął postukiwać lówką papierosową u stół. Zgodził się na ewakuację lotników, wysłanie szoferów i potrzebnego personelu do Teheranu po samochody i sprzęt. Wręczyłem mu też listy brakujących oficerów, a on na to. Wydałem już wszystkie rozkazy, by ich zwolnić i nie wiem, gdzie są. On nie wie. Wszechwiedzący wódz narodów, zwierzchnik najpotężniejszej instytucji, przez którą nawet mysz się nie może prześliznąć. On nie wie. Ciekawe, jakie ma plany w stosunku do nas? zapytał Czapski. Myślę, że najchętniej zesłałby nas znowu do łagrów. Anders pokiwał głową. No oczywiście nie zrobi tego ze względu na Anglików. Oficerowie zaczęli powoli się rozchodzić. Anders zatrzymał Klinkowskiego i wręczył mu podpisaną przez Żukowa listę. Przepisz te skreślone nazwiska. Podłożymy mu je następnym razem. Na korytarzu szpitala w Kenimech Michał Rudowicz zaczepił przechodzącego lekarza. Przyjechałem z Kermine, z obozu kwarantannowego. Chciałem spytać o mojego kolegę Franciszka Bednarczyka. Żyje, żyje, ale był trzy doby nieprzytomny, powiedział lekarz. Sam miał nieprzytomne z przemęczenia oczy. Nie mogliśmy go odobudzić. No, na szczęście epidemia zaczęła już wygasać. Jest lepiej od kiedy wprowadzono przepisy o kwarantannie. Tam, na końcu korytarza. Poinformował i przyspieszył kroku. Michał był przerażony widokiem Franka. Jego poczerniała twarz przypominała maskę. Podniósł się z trudem na łokciu. Popatrz. Popatrz na nich, skazał dwóch nagich mężczyzn pod przeciwległą ścianą. Leżeli na napompowanych dętkach samochodowych. Mają odleżyny. Nic już z nich nie będzie. To wykańczalnia, mówiłem ci. Zobaczyłem wczoraj w lustrze swoją gębę i nie poznałem jej. A czas płynie. Wszyscy się zmieniamy, rzekł Michał filozoficznie. Nie wiedzieć czemu. Uważał, że ten nastrój będzie pasował do nastroju Franka bardziej niż sztuczny optymizm. Na mojej kwarantannie natknąłem się na piekarza zelwowa, z mojej ulicy. Jest teraz samozwańczym kapitanem, ale się wystraszył, jak mnie zobaczył. C czego? Spytał słabym głosem Franek. No, chyba tego, że mogę na niego donieść. I doniosłeś? Nie. Powiedziałem, że wydam go, jeśli on powie o mnie. — Co powie? Michał zaniepokoił się. Bednarczyk zadawał pytanie jakoś machinalnie, bez zainteresowania. Sprawiał wrażenie, jakby nic nie pamiętał. — Spotkałem też dowódcę mojego pułku z Września, do — dodał Rudowicz. — No i co? — spytał tym samym, beznamiętnym tonem Franek, patrząc nieobecnym wzrokiem w sufit. — No jak to co? — Zapiłem go. Franek otworzył usta, usiadł na łóżku i wytrzeszczył oczy. — No widzisz? — Rudowicz się ucieszył. — Reagujesz jak żywy człowiek. Nic ci nie będzie. — Żartowałem. — A więc, panie generale, — zwrócił się do Żukowa Anders. — Rozumiem, że jest zgoda na rozpoczęcie ewakuacji. No, — Tak jest. Jeszcze tej nocy powiadomiał o tym sztab armii i dowództwa dywizji. Jak pan sądzi, długo to potrwa? Zobowiązuje się przeprowadzić całą ewakuację w dwa tygodnie. To raczej yy, niewykonalne. Pan zapomina o tym, że ewakuację organizuje i przeprowadza NKWD. Z uśmiechem powiedział Żukow. Będę pamiętał. Ze swojej strony pragnąłbym, żeby pan generał i NKWD pamiętali, że z naszymi żołnierzami mają być wysłane również ich rodziny. Oprócz trzydziestu tysięcy wojska, także dziesięć tysięcy ludności cywilnej. — Nie widzę problemu — rzekł Żukow z uśmiechem. — No, będzie to poważne odciążenie tutejszej aprowizacji, z którą i tak mamy trudności. Po wyjściu Żukowa Anders przyzwał do siebie Klingowskiego. Był w pokoju obok, gdzie Teresa, dawna pielęgniarka Andersa, przeszkolona obecnie jako szyfrantka, pracowała nad szyframi. Klimkowski wkroczył do salki konferencyjnej, obciągając mundur i zapinając guziki. Anders popatrzył na niego z uśmiechem, ale zaraz spoważniał. Wezwij szyszko Bohusza, pułkownika Okulickiego i pozostałych na posiedzenie sztabu. Ale jest już po północy. To ważna sprawa. Panowie? Zaczął Anders. Zaczynamy ewakuację. Dywizję. Ósma, dziewiąta i dziesiąta oraz część ośrodka organizacyjnego i nadwyżki osobowe z szóstej i siódmej dywizji mogą zbierać się do wyjazdu. Ustaliłem z generałem Żukowem, że rodziny żołnierzy przebywające wokół jednostek również będą ewakuowane. Pozostaną piąty, szósty i siódmy DP. Półk zapasowy, batalion specjalny, batalion łączności, batalion saperów i ośrodki szkolne. Sztab zostaje w Yangiulu. Gdzie będzie baza ewakuacyjna? zapytał Okulicki. W porcie w Krasnowodsku. Z Krasnowodzka żołnierze ewakuowani będą statkami do portów w Pahlali. Jest to mały, trzeciorzędny port irański i nie ma odpowiednich urządzeń do szybkiego wyładunku. Ale brytyjskie władze obiecują zorganizować wszystko. Dowódcą u bazy mianowałem pułkownika Berlinga. Pan, panie pułkowniku, zwrócił się do Okulickiego, poleci samolotem do Teheranu, żeby omówić sprawy związane z przyjęciem i rozmieszczeniem naszych ludzi. Pułkownik Szalecki poleci z panem. Pomoc brytyjską w Iranie przygotowuje pułkownik Hals, mój oficer łącznikowy, który również wyjedzie z panami. Kierownictwem technicznego wykonania ewakuacji zajmie się generał Żukow. Oficerowie siedzieli w milczeniu, jakby przytłoczeni wagą tych postanowień. Dotychczasowa koncepcja walki ramię przy ramieniu, rozpoczęta umową Sikorskiego ze Stalinem, waliła się oto w gruzy. Wprawdzie nie wyjeżdżały najważniejsze wyszkolone jednostki, jednak wojsko zostało zmuszone do podzielenia się. Muszę powiedzieć, dodał Anders, że moja decyzja o ewakuacji osób cywilnych nie przez wszystkich jest dobrze widziana. Ambasador Kot domaga się ode mnie cofnięcia rozkazu. Wydał zarządzenie podległym sobie placówkom w terenie, żeby starały się zahamować napływ ludności cywilnej do miejsc postoju oddziałów. Zarzuca mnie depeszami. Anders wskazał stosik leżących na biurku kartek. Donosi na mnie do Londynu. Stamtąd... stamtąd też dostaje depesze. — Ja również dostałem depesze od Kota i z Londynu — oznajmił Szyszko Bochusz — Anglicy są podobno, podobno zaskoczeni tymi planami i zgadzają się tylko na wojsko. Schowaj te depesze głęboko do biurka i nikomu nie pokazuj. Nie po to stoczyliśmy walkę z tutejszymi władzami o wyjazd do Iranu naszej ludności cywilnej i dzieci, żeby teraz wyrzec się tego i zostawić ich na zagładę. Sikorski solidaryzuje się ze stanowiskiem Kota. Nazywa ewakuację ludności cywilnej dziką. — Jak się z nim zobaczę, na pewno przyznam mi rację — powiedział Anders z mocą. — Ambasador naiwnie sądzi, że zwolniona z łagrów i więzień ludność będzie zawsze pod opieką ambasady, a po zwycięstwie wróci normalnie do Polski. — Mam inne przeczucia. Nie czas teraz na interwencje i wyjaśnienia. Albo ratuję ludność cywilną, albo pozostawiam ją swojemu losowi. — Biorę całkowitą odpowiedzialność — Niecofne wydanych zarządzeń i rozkazów. — Depesze! — Anders zawiesił głos i uniósł rękę z plikiem kartek. — Wędrują tu! — ostentacyjnym ruchem otworzył dłoń. Depesze sfronęły do kosza na śmieci. Czapski zapukał do drzwi pokoju lotmistrza Klimkowskiego i nacisnął klamkę. — Witam szefa propagandy armii! — zawołał wesoło Klimkowski na jego widok i uniósł się na łóżku. Wchodź, wchodź. A co to? Leżysz? Chory jesteś? Trochę przeziębiony, mam wolny dzień. Tak, tu leżę, rozmyślam, robię sobie notatki. Obserwowałem wczoraj ćwiczenia w batalionie S. Majora Kiedacza. Sowietom wmówiliśmy, że S. to spadochronowy. A tak naprawdę specjalny. I powiem Ci, że on z nich niedługo zrobi bardzo dobre wojsko. Wojsko Najjaśniejszej rzeczy pospolitej, tak do nich mówi, to i to działa. Mówi, że nauczą się wszystkiego, prowadzić pojazdy mechaniczne, obsłużyć armatę przeciwpancerną, chałbice, inne rodzaje broni. No, taki kit im wciska, a oni stoją wyprężeni z tymi wystruganymi z drewna karabinami i patrzą w niego jak w obraz. A on im, że teraz, póki nie mają broni, będą ćwiczyć skoki spadochronowe. Ale ponieważ nie ma samolotów ćwiczebnych, to będą skakać do wykopanego dołu. Na początek z wysokości dwóch metrów, a na końcu dojdą do czterech. I wiesz? I wiesz, że skaczą? Choć niektórzy łamią sobie nogi. Czapski uśmiechnął się, tak dziecinny był ton euforii w głosie Klimkowskiego. To był rys, który zjednywał mu ludzi. Niemal każdy, kto go poznał, natychmiast znajdował się pod jego urokiem. Nie wyłączając generała. Anders miał do niego nieograniczone zaufanie. Zlecał mu najrozmaitsze zadania, od bardzo poważnych po błahę, jak jak kupno większej liczby damskiej bielizny, którą dyskretnie rozdawano kobietom spragnionym tego dawno niewidzianego luksusu. — A co u ciebie? Eee, — Koszmar. Czapski westchnął. Cała robota prasowa, informacyjna, wszystko na mojej głowie. Wydawanie dwóch biuletynów, jednego dla dowódców, drugiego ogólnego dla armii że ubiały, kontakty kulturalne z Rosjanami. A dodaj do tego dział młodzieżowy, całe szkolnictwo, propagandę plastyczną, dział fotograficzny, kinowy, muzyczny, no co tam jeszcze, aha, afisze, rewie, teatr, orkiestrę. Mamy to wszystko? Klimkowski spojrzał ze zdziwieniem na Czarskiego, a potem dodał. No, skoro spadło to na ciebie, to pewnie, pewnie będziemy mieć. Spadło jak cegła na głowę. W wojsku sowieckim na politruków typuje się najinteligentniejszych i najbardziej zręcznych. A u nas jest trochę inaczej. Na oficerów oświatowych deleguje się z wojska takich, z którymi nie wiadomo co począć. Wiesz, zazdroszczę Ci możliwości przebywania z żołnierzami w terenie, gdzie montuje się oddziały. Z tych nędzarzy robi się prawdziwych żołnierzy. Odcinek 16. — Ale ja tu gadam, a ty jesteś chory. Podać ci coś? — Dziękuję. — Albo dobrze — zgodził się Klimkowski. — Może herbaty? — Opowiem ci o moim genialnym planie. — A gdzie trzymasz herbatę? — Zobacz za firanką. — Więc słuchaj. Niemcy prą na Kaukas. — Co to? Kuchnia? — zapytał zdziwiony Czapski, osłoniwszy firankę. — No, coś w tym rodzaju. Urzęduje tu kucharz generała. Był przedtem kucharzem Kusinena, więc Niemcy wkraczają na Kaukaz. Czapski wyłonił się z za firanki z czajnikiem i dwoma kubkami. Kusinena? Tego prezydenta Finlandii? No tak tego. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Mów, mów, no też się z tobą napiję. W stołówce przynoszą herbatę na cynowych talerzach po śledziu, bo nie ma kubków. Trzeba ją pić łyżko, a zamiast cukru dają po karmelku. Na obiad jest śledź i kawałek kiełbasy, a na śniadanie też śledź i herbata. No, cóż chcesz? Stołówka jest w rękach sowieckich. Klimkowski wzruszył ramionami. Więc słuchaj. Niemcy wkraczają na Kaukas. Po paru dniach wołga będzie przecięta i Rosjanom zostanie tylko linia kolejowa. I wtedy ja wprowadzam w życie swój genialny plan. Łapiesz? Wystarczy mi jeden szwadron przyboczny i baon S. Kiedacza. Ale. Ale do czego? No, żeby unieruchomić linię kolejową i uniemożliwić dostawy nafty do Rosji. Czekaj, ty chyba zwariowałeś. Przecież to może być przyjęte tylko jako akcja dywersyjna na korzyść Hitlera. Wszystko zależy od rozegrania tej sprawy. No, Landers nigdy na coś takiego nie pójdzie. To prawda. Dlatego proponuję wykonanie tego planu przez zaskoczenie, bez porozumienia z Andersem. A post factum zmusi się go, żeby wziął na siebie odpowiedzialność. Czapski położył palec na ustach. Bój się Boga, tu rezyduje kucharz komunistycznego prezydenta narzuconego Finlandii przez Sowietów. Tu mogą być podsłuchy, powiedział szeptem. Po co mówisz takie rzeczy? A wiesz? A wiesz, rzeczywiście. To dziwny człowiek, mówi kilkoma językami, ale gotuje dobrze. Widząc dziwną minę Czapskiego, Klimkowski zaśmiał się i zmienił temat. E, co sądzisz o tej nowej sile w biurze propagandy? Tej, co opracowuje komunikaty z nasłuchów? Melania Wilska? Bardzo sumienny pracownik. Bardzo atrakcyjny pracownik. Ma teraz zmartwienie, rzekł Czapski. Chłopiec, z którym przyjechała jeszcze do Buzu Łuku, zniknął. To nie jej syn, ale go szuka. — To jest Polska? — zapytał Wojtuś. — Jesteśmy w Polsce? Zosia Sarejko zawahała się. Od odpowiedzi na to pytanie dużo zależało. Była to kwestia zaufania. Rozejrzała się wokół. Sierodziniec w Kurganie, prowadzony pod kierunkiem męża zaufania Delegatury Polskiej, w niczym nie przypominał niczego, w czym mogły przebywać jakiekolwiek polskie dzieci przed wojną, nawet nawet najbiedniejsze sieroty. Była to duża szopa podzielona na dwie części. W jednej stał żelazny piecyk, na którym kucharka gotowała jedzenie w dużych kotłach, podawano je na stołach pod ścianami, w drugiej części urządzona została sypialnia. Posłania dzieci leżały na podłodze. Szopę oświetlała wisząca lampa naftowa, która potwornie kopciła. W jej świetle twarze dzieci wyglądały jeszcze mizerniej ich wydłużone cienie rysowały się na ścianach szopy niczym sylwetki wychudzonych dorosłych w jakiś sposób dzieci nimi były nie bawiły się prawie nie rozmawiały przyprowadzone z kołchozów transportów i stacji miały na sobie te same łachmany w których zostały znalezione Siedziały cichutko, nie płacząc, tylko patrząc nieufnie i pilnując zazdrośnie swoich nędznych tobołków. Tobołki pełne były sucharów, użebranych nie wiadomo gdzie kawałków chleba, wytrzaśniętych gdzieś spod ziemi starych marchewek. Nie wolno było ani na chwilę spuścić z nich oczu, by nie zniknęły. Zosia spojrzała na chłopca. Czekał z zadartą główką na odpowiedź. Jadzia zajęła już wskazane posłanie i upychała swoje skarby pod poduszką. Posłania wszystkich dzieci pełne były niedojedzonych kromek chleba i resztek z posiłków, chowanych na cięższe czasy, o których dzieci nie wątpiły, że nadejdą. Polska jest tam, gdzie są Polacy, odpowiedziała wreszcie Zosia dyplomatycznie. Ale tu są Sowiety, powiedział z wyższością wiedzącego więcej chłopiec. Tam, gdzie byłem z mamą, też było dużo Polaków, ale to nie była Polska, tylko Sowiety. No tak. No tak. Opiekunka poddała się z westchnieniem. To jeszcze są Sowiety, ale ten dom jest polski. To tylko postój, przerwa w podróży. Polska jest daleko. Nie można dojechać tam za jednym zamachem. Trzeba rozłożyć to na kilka etapów. Rozumiesz? Wojtuś kiwnął bez przekonania głową. No to usiądź. Zaraz będzie obiad. Kucharka wielką chochlą nalewała zupę do talerzy. Dzieci ożywiły się i zaczęły zajmować miejsca za stołami. Wojtuś usiadł z boku, misia posadził na stole przy talerzu. Przepraszam, że cię oszukałem wyszeptał. To jeszcze nie jest Polska, ale tu jest jedzenie. Miś patrzył w niego ufnie czarnymi guziczkami. Musisz jeść, żeby mieć dużo siły mówił chłopiec. Dzieci obserwowały tę rozmowę, podnosząc miarowo łyżki do buzi. Wreszcie, siedzący obok Wojtka, ośmioletni Józek, znaleziony rano w przydworcowej Czajhanie, czyli pijalni herbaty, odezwał się: Po co ty do niego gadasz? To zabawka i tak ci nie odpowie. Odpowiada mi. Wojtuś schował na wszelki wypadek Misia Podwacjak. Na przykład co? Że znajdę tatę. On jest lotnikiem, oznajmił z dumą Wojtuś. A mój. Był w artylerii, pochwalił się Józek. Przyjechał do Kazachstanu zabrać nas do wojska. Mama umarła, więc zabrał tylko mnie, ale potem umarł na tyfus i tylko ja zostałem. Mój tata w w żyje, y walczy, ale walczy w Anglii. W Anglii się nie walczy, Anglia jest na wyspie. Tam nie ma ani Hitlera, ani Stalina. A mój tata musi właśnie bronić tej wyspy, a jako broni, to będzie bronić Polski i przyjedzie po mnie. Ale mamy nie masz. Właśnie, że mam. Zaprotestował Wojtuś i oddalił się od Juska. Kucharka wlała chochle gęstej zupy do jego talerza, więc zaczął ją jeść z pośpiechem, który cechował wszystkie dzieci. Każde liczyło na dolewkę. Po skończonym obiedzie Jadzia wstała nagle z ławy i zaczęła się ubierać, czy raczej zawijać w kawałki szmat niewiadomego pochodzenia. Na koniec owinęła się ciasno największą chustą. Zosia Sarejko, Kucharka i dzieci patrzyły w milczeniu na te przygotowania. Jadzia podeszła do swojego posłania, wyjęła spod poduszki kawałek chleba, wetknęła go za pazuchę i ruszyła w kierunku drzwi. Dokąd idziesz? spytała Zosia. Na Wagzał. Na dworzec? A po co na dworzec? Szalon będzie, kolej będzie odrzekła zdecydowanym tonem dziewczynka. A gdzie ty chcesz jechać? Jadzia otworzyła drzwi i wskazała rączką w nieokreślonym kierunku. O tam! Zostań! Poprosiła Zosia. Damy ci jeść. Już zjadłam! Powiedziała rzeczowo dziewczynka. Nie szkodzi. Dziś będzie wcześniej dobra kolacja. Owsianka z cukrem. Jadzia postała jeszcze chwilę przy drzwiach, rozważając te propozycje. Wreszcie z ociąganiem zawróciła. Dasz się pobawić? spytała. Wojtuś kiwnął głową. Jadzia posadziła sobie misia na kolanach i wyszeptała mu do ucha. Pójdziemy na wagzał. Eszałon będzie. Kolej będzie. Klimkowski wyszedł z salki konferencyjnej budynku dowództwa. Piętro niżej, na parterze, mieścił się Wydział Oświaty i Prasy Armii Polskiej. Co pana do nas sprowadza, rotmistrzu? Redaktor Bałc wstał od stołu, na którym rozłożona była odbitka szczotkowa numeru gazety. Klimkowski położył na stole dwie zapisane ręcznie kartki. Mam pewną propozycję. Wasz miesięcznik jest znakomity, ale przydałoby się go wzbogacić o akcent polski, którego oczekują żołnierze. Omówiłem już tę sprawę z Józiem Czapskim. powiedział, że to parła mnie numer. A jaki akcent ma pan na myśli? Zapytał Bałc. Chciałbym, żeby w każdym numerze użyta była jedna z tych sentencji. Klimkowski wskazał na kartki. — Będą jeszcze następne. — To same cytaty — zauważył Bałc, przeglądając zapiski. — No ale jakie? — Słowacki, Mickiewicz, Wyspiański, Kołątaj, i Czy mógłby pan znaleźć na to jakieś stałe miejsce? E, — Zresztą, mniejsze miejsce. Ważne, żeby były umieszczone pod stałym tytułem. — Jakim? — Salus... Republike Suprema Lex. Dobro Rzeczypospolitej najwyższą sprawą. Po łacinie? Myśli pan, że żołnierze to zrozumieją? Przecież to miał być polski akcent. Żołnierze oczekują po tym piśmie akcentu politycznego. I to właśnie będzie ten akcent. Widzę, że ma pan ambicje polityczne, panie rotmistrzu. Odezwała się siedząca dotychczas cicho Melania. — Jestem żołnierzem i, i myślę w kategoriach wojskowych — odparł Klimkowski. — Jedynym moim celem jest zbrojna walka o Polskę. Pamiętam, że nasze pierwsze spotkanie nie było zbyt fortunne. Ja panią wtedy uraziłem. — Jeśli panią wtedy uraziłem, to przepraszam. Pani miała do mnie pretensje, że, że nie dostrzegam losu rodzin żołnierskich, kobiet, starców, sierot... Optowałem za koncepcją armii polskiej złożonej wyłącznie z żołnierzy, którzy poszliby z bronią w ręku na front. Dużo nad tym myślałem i moje poglądy uległy zmianom. Niech część wojska i ludności cywilnej odpłynie do Iranu, jak chce Anders, ale elita powinna pozostać. Uformowana w brygadę, przerzucona na Kaukas, niby dla obrony nafty przed Niemcami, powinna podjąć tam walkę o wolność narodów podbitych przez bolszewizm, jak jak brygada kaukaska. Brygada kaukaska? zdumiał się bałc To brzmi trochę fantastycznie. Fantaści zdobywają świat. Przygoda na skalę legendy. Na razie największymi fantastami okazali się Hitler i Stalin zauważyła Melania. Jeden już zdobył pół świata, a drugi zamierza. Zobaczycie, że idea brygady bratającej się z Gruzinami zostanie przyjęta entuzjastycznie wśród młodych, powiedział Klimkowski, idąc w kierunku drzwi. Nagle zatrzymał się. Pani szuka dziecka, prawda? Dała pani ogłoszenie? W Orle? spytała speszona Melania. Przecież to pismo dla wojska. Rozchodzi się tylko wśród żołnierzy. Myli się pani. Widziałem, jak wyrywają go sobie cywile. Niech pani dokładnie opisze chłopca. Ja postaram się zainteresować tym generała. To, to bardzo miłe z pańskiej strony, rotmistrzu. Bałc po raz kolejny przeglądał karteczki z cytatami, jakby chciał rozszyfrować ich właściwy sens. A w jakiej kolejności to ma się ukazywać? zapytał. To już pozostawiam całkowicie do pańskiej decyzji. Klimkowski wyszedł w dobrym humorze. Szło mu lepiej niż przypuszczał. Zawsze zresztą uważał, że ma talent polityczny i zadatki na prawdziwego przywódcę. Już w więzieniu na ubiance pisał memoriały do władz, proponując interesujące rozwiązania, które ustawiłyby stosunki polsko-sowieckie w nowym świetle. Wtedy odzewu nie było. Ale on wiedział, że ktoś kiedyś zauważy jego energię, pomysłowość, potencjał, którym dysponował. A wówczas jego kariera potoczy się szybciej. Niedarmo wpadł w oko samemu Stalinowi, który na bankiecie na Kremlu właśnie jego, młodego oficera wybrałby stuknąć się z nim kieliszkiem. Rola oficera do zleceń przestała mu wystarczać. Nadszedł czas, czuł to, że mógłby znaleźć poparcie wyżej i wykorzystać je w taki sposób, że stałby się rozgrywającym w grze. — Łatwo zgodził się pan na jego propozycję — rzuciła Melania po wyjściu lotmistrza. — A pani nie widzi go teraz trochę inaczej? Melania zaczerwieniła się. — Może tylko ten ironiczny uśmiech. Nigdy nie schodzi mu z twarzy. — A może pani jest zazdrosna? — Niby o co. No, — Ma romans z szyfrantką generała. — A przecież to pani chciałaby podbić wszystkie męskie serca. — No chyba pan żartuje — żachnęła się Melania. No pewnie, że żartuje. pani jest nieczuła na te sprawy. Piękna i obojętna. No dobrze. Trzeba dać anons z opisem chłopca. Już dawno chciałem wprowadzić rubrykę poszukiwań. Rozmawiałem o tym z Józiem. On też lubi Klimkowskiego, no i Anders ma do niego zaufanie. Jest w porządku. No a poza tym nie czepia się prasowców jak inni. Czepiają się? O co? A takie tam różne że nie zapinamy pod szyją battle dressów, że nosimy krawaty jak oficerowie. Krawaty wymyślono dla mężczyzn, a nie dla oficerów. Odcinek 17. Pantek Kalina wypatrywał brata. Cywile, przeważnie kobiety i dzieci, przychodzili z pustymi blaszankami na tyły obozu, bo brama była pod sowiecką obserwacją i tam przez wyłomy w murze odbywało się napełnianie blaszanek. Tak mi przykro, powiedziała jedna z kobiet, kiedy Antek dawał jej swoją konserwę i chleb. Jesteście żołnierzami i oddajecie nam swoje porcje. Macie i tak małe racje żywnościowe, a my jeszcze je uszczuplamy. Lepiej było w Łagrach miałyśmy tę samą sytuację co mężczyźni, a tu jest grupa uprzywilejowana i grupa przeznaczona na zagładę. Widziałem, powiedział Antek, jak tuż pod bramą obozu z wojskowej strony Umarł z głodu mężczyzna. Chyba młody. Słabe to było pocieszenie. Nie umiał pocieszać. Kobieta spojrzała na niego ze złością. Widziałeś? To niewiele widziałeś. Zobaczyłbyś uzbecką lepiankę. Tam mieszkają szkielety. Dosłownie szkielety kobiet, dzieci, starców. Opuchnięci z głodu, bosi, obdarci, żre nas robactwo. Moja córeczka, Helenka, jest chora. Potrzebuje lekarstw. Gdyby nie ksiądz Cieński, dawno by umarła. Dowlokujmy się tutaj, w pobliżu obozu. Tu jest osiem kompanii roboczych cywili. Po sto osób tych, co są zdolne do pracy. Mnie nie przyjęli. Prawie dwa tysiące tu koczuje. Chorzy, starzy, kobiety obarczone dziećmi i dzieci. Na razie mieszkamy w namiotach, ale... ale mówią, że jak dywizja się powiększy, wyrzucą nas z tych namiotów. Antek... Nie mógł słuchać dalej narzekań galicowej. Przerwał jej. Szukam brata. Może pani przypadkiem go spotkała. Ma trzynaście lat. Piotrek. Piotr Kalina. Mogą mówić na niego mały. Ja go tak nazywam. Przykro mi, ale, ale nie słyszałam o kimś takim. Po nabożeństwie antek Kalina podszedł do księdza Cieńskiego. Tak, chłopcze? Coś chciałeś ode mnie? Ksiądz zdejmował z siebie liturgiczne szaty. Słyszałem słyszałem, powiedział nieśmiało Antek, że ksiądz jeździ z pomocą do ludności cywilnej. A tak, odparł ksiądz. A dlaczego pytasz? Chciałbym pomóc jako wolontariusz. Ksiądz Cieński, szef duszpasterstwa armii, zaczął samorzutnie organizować ruchome ekipy pomocy doraźnej dla ludności rozlokowanej po wsiach i miasteczkach. Był owładnięty ideą dotarcia z pomocą do wszystkich potrzebujących, choć było to zadanie ponad ludzkie siły, a może nawet i boskie. Gromadził żywność, odzież, pieniądze, lekarstwa i opatrunki. Co jakiś czas ładowano to wszystko na wóz zaprzężony w jednego lub dwa konie i ekipa jechała w objazd. No, tak się mówi. Jeździ rzekł ksiądz składając ornat, który następnie schował w szafce. Czasem trzeba iść piechotą i to dziesiątki kilometrów wozy są przeciążone, a konie ledwo zipią. Mogę iść powiedział antek. No trzeba też mieć siłę, żeby wytrzymać to, co można w czasie tej drogi zobaczyć. Ksiądz Cieński miał rację. Jeśli otwierano im uzbeckie lepianki, trudno było znieść to, co widziało się w środku. Ale lepiankę nie zawsze otwierano. Czasem wszyscy umarli. Czasem nie mieli sił wstać, byli chorzy, nadzy, bo wszystko już sprzedali. Antek próbował rozpoznać twarz brata w twarzach napotykanych tam polskich chłopców. Rozdawał jedzenie i leki chorym, umierającym z głodu, zawszonym i zrozpaczonym ludziom, którzy dotarli aż tu, żeby umrzeć. Szukał wśród nich małego. Swojego brata Piotrka. Żywego lub umarłego. Ale małego nigdzie nie było. Wyjeżdżasz, prawda? Franek Bednarczyk chwycił kurczowo rękę Rudowicza. To już ewakuacja, tak? Nasza kompania jedzie, prawda? Nie, odparł Michał z wyrazem sztucznego zdziwienia na twarzy. Zostawił w szpitalnej szatni cały ekwipunek. Wszystko, co mogłoby wskazywać, że jest w drodze do portu w Krasnowodsku. Skąd Franek mógł wiedzieć, że ich kompania jako jedna z pierwszych miała odpłynąć do Persji? Tak, tak, przyznał po chwili. Nie było sensu Franka oszukiwać. A kiedy? Niedługo. Kiedy? Z kościstego uchwytu ręki franka nie można było się wyswobodzić. No, już przyszedłem się pożegnać. Musisz mnie stąd zabrać. Nie jesteś jeszcze całkiem zdrowy. Pamiętasz naszą ucieczkę? Prowadziłem cię o zmroku pod rękę, bo miałeś kurzą ślepotę. No, ty też śmiałeś. Szliśmy obaj jak pijani. Jedliśmy żabi skrzek. A tego ruska, co doradził nam, jak wyjść z tajgi. Pamiętasz? Że mamy patrzeć na mrowiska. Ścieżka, którą chodzą mrówki, wskazuje południe. Pamiętasz? No, prawie nam się udało. A pamiętasz, jak w łagrze dwóch naszych wskoczyło do ogniska? Wyciągnęliśmy ich bosakami i przysypali śniegiem, ale i tak umarli, tylko się bardzo męczyli. Pamiętasz? Pamiętam. No, ale po co to wspominać? Michał był zaniepokojony stanem Bednarczyka. Straszne przeżycia, które on sam niemal już wyparł ze swojego mózgu, w chorym umyśle Franka wypływały na powierzchnię. Ale Franek miał w tym swój cel. Byliśmy razem, powiedział i puścił rękę Rudowicza. A teraz chcesz zabrać stąd swój pierdolony tyłek i zostawić mnie, żebym tu zdechł? No nie mogę cię zabrać bez pozwolenia lekarza. To jest wojsko a poza tym nie chcę być odpowiedzialny, jak ci się pogorszy. Musisz się tu wyleczyć, dojść do siebie. Jeśli tu zostanę, też wskoczę do ogniska. Oznajmił z ponurą determinacją franek. Nawet jak wyzdrowieję, zdechnę tutaj. Nie możesz mnie zostawić. Dobrze. Obiecaj, obiecuję. Michał wyszedł i zapalił papierosa. Nie zrobi tego, to jasne. O co on go w ogóle prosi? Jakim cudem mógłby go stąd zabrać? Nie może się ugiąć pod tym szantażem. Cwaniak. Serwuję mu te wszystkie i opowieści z łagru. Obiecał mu, to prawda, ale nie przysiągł. Zresztą Franek nie prosił o przysługę, nie prosił o przysięgę przysługi, choć mógł. Michał był pewien, że przyjaciel świadomie zostawił mu furtkę. Podszedł do pielęgniarza. Uzbeka w białym kitlu i tiubie tielce na głowie. — Mogę was o coś prosić? Uzbek spojrzał na Michała czarnymi szparkami oczu. W tamtej sali leży mój kolega, łóżko pod oknem, nazwisko Bednarczyk. Nie będę już go mógł odwiedzać. Moja jednostka zostaje ewakuowana do Persji. Panie majecie? — Pielęgniarz kiwnął głową. Ja was proszę, opiekujcie się nim. Jakieś lepsze jedzenie, no nie wiem. Wod wam. Michał wyjął z kieszeni przerobioną cymę. Czasy, powiedział z zachwytem Uzbek. Suma. Da, suma, zdumął, rzekł Michał, a nawet Omega. Kuszać budziet, dobrze, obiecał Uzbek, chowając zegarek. Kolumna żołnierzy w pełnym wyekwipowaniu dochodziła do dworca, skąd miał ich zabrać pociąg do Krasnowodzka. Miarowy krok żołnierski nie współgrał z chaosem myśli w głowie Rudowicza. Pamiętał, jak bali się z Frankiem, że w ogóle nie zdążą załapać się do wojska. Krążyły już pogłoski o wstrzymaniu naboru, a tu nagle okazuje się, że miesiąc po zgłoszeniu się na komisję, Michał opuszcza jako jeden z pierwszych przedsionek piekła. Czy czuł się wybrańcem bogów? Właścicielem wygranego na loterii losu? Nie był tego taki pewny. Od chwili, kiedy razem z Frankiem zaplanowali ucieczkę z łagru, która zakończyła się tak, jak się zakończyć w najlepszym razie musiała... Miał niejasne poczucie, że ta ucieczka cały czas trwa, choć przebiega dziwnymi mandrami. Na jednym z takich zakrętów zobaczył dziewczynę. Zjawiskową istotę, która chciała odczarować głodową szarość, brudny strach i śmiertelny smutek tego kraju taftową spódniczką marszczoną w tali w złoto-pomarańczowym kolorze. Pamiętał tę spódniczkę lepiej niż twarz dziewczyny. Ta sprzedała ją rosyjskiej babie przy kotle z kaszą, więc... Więc może teraz w ogóle by jej nie rozpoznał? Przeraził się tej myśli. Wpatrywał się w twarze kobiet podchodzących do obozowej bramy pożywność, ale nie mógł w żadnej z nich rozpoznać twarzy Melanii. Nie był nawet pewny, czy tak miała na imię. Pociąg ruszył, kiedy już wykrzyknęła imię a lokomotywa, a akurat wtedy musiała gwizdnąć. To imię mogło brzmieć równie dobrze Marianna albo Stefania. L zastanawiał się. Czym jest to uczucie, którego doznawał? Czy to mogła być miłość? Nie. Nie, z pewnością nikt nie zakochał się jeszcze w kawałku materiału w pomarańczowej, połyskliwej spódnicy. Ale czego można było oczekiwać w tym kraju? Tu ludzie zakochiwali się w bochenku chleba, pałali gwałtownym uczuciem do garnuszka kaszy, umierali ze szczęścia, kiedy udało im się zdobyć pierożek. A w każdym razie, Myśleli o tym z taką intensywnością, z jaką w innych okolicznościach, w innych krajach, ludzie myśleliby o ukochanej osobie. A jeśli nie odszuka jej nigdy? Zobaczył siebie jako starszego, nostalgicznego pana w jakimś dalekim kraju kto wie, może w Polsce wspominającego codziennie przed zaśnięciem te chwile na rosyjskim dworcu w Wołogdzie, gdzie po raz pierwszy po dwóch latach Zobaczył i przypomniał sobie kolor pomarańczy. W Persji jest dużo pomarańczy, pomyślał. A co z Frankiem? Pomyślał zaraz potem: Brakowało mu franka, jego zadziorności, pomysłowości, poczucia humoru. A co, jeżeli jego też nigdy już nie zobaczy? Oparł o ścianę dworcowego budynku ekwipunek, jaki otrzymał każdy z ewakuowanych żołnierzy. Wór z trzema kocami Materacem i serdakiem ze skóry, chlebak z menażką i przyborami, plecak z zapasowym ubraniem, parą butów i bielizną osobistą, przepisowy ekwipunek żołnierza brytyjskiego. Nagle usłyszał dochodzący z daleka dźwięk trąbki. Znajomy. Tak znajomy, że aż zabolało go serce. Inni też zaczęli odwracać głowy, jakby z niedowierzaniem, że słyszą naprawdę tę melodię. Ten hejnał. Hejnał z wieży mariackiej. Wydawało mu się, że śni. A jednak hejnał, daleki, lecz wyraźny, rozbrzmiewał naprawdę. Michał stał na peronie w tłumie żołnierzy, a nad nim przelatywały dźwięki trąbki, jak gdyby głos z Polski chciał go pożegnać przed opuszczeniem tej strasznej krainy i przekazać mu coś na drogę w nieznane. Co? Nie wiedział. Sygnał urwał się w znany, pamiętny sposób. Niedokończoną nutą przeszytym śmiercionośną strzałą dźwiękiem. Rudowicz zadrżał. Poprosił stojącego obok żołnierza o przypilnowanie ekwipunku, wziął tylko plecak z zapasowym ubraniem i płaszcz i ruszył biegiem w stronę szpitala. Podał Frankowi ubranie przez okno. Czekał na jego przed wejściem do szpitala, paląc nerwowo papierosa. Wreszcie Franek pojawił się. Szedł chwiejnie, ale nie wyglądał już tak źle. Podniecenie wywołane możliwością ucieczki ze szpitala Zabarwiło lekkim rumieńcem jego zapadłe policzki. Widział cię ktoś? zapytał Michał. Tylko sanitariusz, ale chyba mnie nie poznał. Przez ten płaszcz. Ruszy mi przed siebie. Nie możesz szybciej? zapytał Michał. Pociąg nam ucieknie. Staram się. Franek znów pobladł, kręciło mu się w głowie. Michał doprowadził go do drzewa i posadził na trawie. Zaczekaj chwilę. Zapomniałem czegoś. Zawrócił biegiem w stronę szpitala. Na korytarzu zobaczył sanitariusza Uzbeka. Pchał wózek z lekarstwami. — Pokażcie na chwilę ten zegarek — poprosił Michał. Wiedział, że to, co robi, nie jest dobre, ale musiał ratować przyjaciela. Uzbek spojrzał na niego ze zdumieniem, ale wyjął omega z kieszeni fartucha. Michał wziął ją do ręki i położył dłoń na piersi. — Pracimienia, przepraszam. Nie musisz już zajmować się moim przyjacielem. Wyjął puszkę przydziałowego kornet bifu, wręczył osłupiałemu sanitariuszowi i pędem ruszył z powrotem. No, stanął przed Frankiem. Możemy iść. Co ty? Płaczesz? Po twarzy Franka toczyły się grube jak groch łzy. Otarł je rękawem wojskowego płaszcza. Przed tą chorobą. Przed tą chorobą. Nie wiem, czy raz w życiu płakałem, powiedział. Chyba, że jako dziecko. A teraz co chwila, dziś już drugi raz, do dupy żołnierz, ze mnie. Mówią, że po tyfu się rozluźniają się błony śluzowe. To normalne. Michał pomógł mu wstać. Objął go ramieniem w pasie i powlekli się w stronę stacji. Kapral Roman Stasik zatrzymał ciężarówkę na drodze do Yangi Jula. Żołnierz przechodzący z parą koni kurzece wydał mu się nagle znajomy. Stasik zaparkował na poboczu, wysiadł i ruszył za nim. Mężczyzna, trzymając lejce, schodził opadającym ku rzece zboczem. boczem. — Pijdemo na pieszotliwie przemawiał do koni. — Po polsku trzeba do nich mówić! — z przyganą w głosie odezwał się Stasik. Mężczyzna odwrócił się. Niechęć w jego spojrzeniu po sekundzie zastąpiło życzliwe zdziwienie. Odcinek osiemnasty Mężczyzna odwrócił się. Niechęć w jego spojrzeniu po sekundzie zastąpiło życzliwe zdziwienie. — Pan kapral? — A kapral, kapral — przytaknął Stasik. — Polskiego wojska. I konie też są teraz polskie. A ty do nich po rusku. — Nie po rusku — obruszył się Miron Stepaniuk. — Po ukraińsku. Zawsze do koni po naszą mogławereł. Rozumiejut. A kto się tam w tym połapie, zbagatelizował sprawę Stasik, poklepując jednego z koni popysku. Im pewnie wszystko jedno najważniejsze, że udało ci się na komisji. Mundur masz Polski i szlus. To te konie stocko je? Stoczko je, potwierdził Miron. Miesiąc temu sama skóra i kości, a teraz konie nas chwał. Tylko jaka korzyść z konia w dzisiejszej armii. Auto to co innego. Konie kochać trzeba. Z naciskiem rzekł Miron. Medycynę chciałem studiować, tylko jakoś nie wyszło i weterynarzem zostałem, ale nie żałuję. Niech pan kapral patrzy. Miron pokazał piętrzące się za rzeką wzgórza. Z daleka widać było małą sylwetkę jeźdźca na karem koniu. Generał powiedział przyciszonym głosem, jakby powierzał tajemnicę. Znaczy goldfifka. Dostał tego konia w prezencie od Żukowa. Mówią, że od Stalina i że białego. Tak tylko gadają, jest kary, rzekł z wyższością Miron. Od Stalina czy od Żukowa, biały czy czarny, a dziń czort. Konia do Persji i tak nie zabierze. A po co nam do tej Persji jechać? Na no, gdzie mielibyśmy się pchać? Pod Stalingrad? Stalin kombinował, żeby nas tam dobili. A nasze władze na to, że nie, nie jesteśmy gotowi. Możemy iść na front nie jako osobne jednostki, ale jako cały korpus. I my będziemy dowodzić. Na naszym odcinku oczywiście. Stalin wkurzył się i powiedział, że jak nie chcecie się bić, to wypieprzajcie. No to generał złapał Stalina za słowo i powiedział, że jak tak, to pójdziemy do Anglików, do ósmej armii. Akurat Stalina można złapać za słowo powątpiewał Miron. Patrzyli chwilę w milczeniu na galopującego po wzgórzach jeźdźca. Stasik wyciągnął z plecaka karton angielskich papierosów. Miron spojrzał na niego z podziwem. — Jak się jeździ tu i ówdzie, można coś zakombinować. Kapral przymrużył oko. — Znam się na tym. Na taksówce w Warszawie jeździłem, a teraz ciężarówką. Wyciągnął paczkę palmali i poczęstował Stepaniuka. Miron wziął papierosa i powąchał go z szacunkiem. — Mam rodzinę tu niedaleko, w kowchodzie. oznajmił Stasik, podając mu ogień. — Głodują tam wszyscy. Pracy nie ma, jedzenia nie ma. Siostra z dwojgiem dzieci — Wyszła za mąż za komendanta policji z Grodna, Galice. Aresztowali go i przepadł bez wieści, a ona z dziećmi się uratowała. Bogu dzięki. Muszę ich tylko trochę podkarmić. Bolek, mój siostrzeniec, to świetny chłopak. Czternaście lat ma. Wsadzę go do junaków, tylko jeszcze trochę pojeżdżę, Porientuję się, co i jak. W Guzarze jest podobno jakiś kurs radiooperatorów. On zawsze się radiem interesował. Zamilkł. Palili. Obserwując pławiące się w rzece konie. — To uzbecka rzeka — powiedział w zadumie Stasik. — A konie polskie? — Polskie konie piją wodę z uzbeckiej rzeki. — Słyszałeś o tym? — O czym? — W Samarkandzie uzbecy poprosili naszych o zagranie im hejnału z wieży mariackiej. Mówili, że dawno temu, kiedy Tatarzy napadli na Polskę, przestrzelili strzałą gardło polskiemu trębaczowi — a on w tym czasie modlił się do swojego Boga. I za karę od tej pory popadli w niewolę. Ich przepowiednia mówi, że kiedyś przybędą tutaj polskie wojska. No i przybyły, stwierdził ze zdziwieniem Miron. No właśnie. Ale to nie wszystko. Ta przepowiednia mówi jeszcze, że jeżeli nasze konie napiją się wody z ich rzeki, a nasz trębacz zagra tę samą modlitwę na rynku w Samarkandzie, to nasze oba kraje odzyskają wolność. Więc ci Uzbecy do nas, żebyśmy napoili swoje konie w ich grzece. No i żeby polski trębacz zagrał tę modlitwę na placu przed maczetem, gdzie złożone są święte prochy Timura. No i Jasiu Góral z naszej kompanii. — No pamiętasz Jasia Górala, tego, co grał na trąbce w Tockoje? Stepaniuk kiwnął głową. — No, więc on im zagrał ten hejnał. Nie wiem, czy ta przepowiednia się sprawdzi, powątpiewał Miron. To chyba nie Uzbecy byli w Krakowie tylko tatarzy. To chyba jest jakaś różnica. Dla mnie żadna. Gorzej, że to nie nasze konie, tylko ruskie. Ale przed chwilą pan kapral powiedział, że to nasze. Polskie konie. I dlatego Polska będzie wolna. Ukraina też będzie samostojna. Mnie to jeszcze możesz mówić, ja z Warszawy, ale z Kresowiakami uważaj. — zreżartował Stasik. Krasnowock śmierdział ropą naftową. W połączeniu ze straszliwym upałem i fetorem, który unosił się nad plażą, gdzie leżały przysypane wapnem ciała zmarłych, dawało to zabójczą mieszankę. Pokryte warstwą ropy morze stykało się z piaskiem grubym wałem czarnej, kleistej, cuchnącej mazi. Przeszli kilka kilometrów ze stacji do portu. Szli w nocy, dźwigając swoje wory, plecaki, płaszcze i karabiny. Michał dodatkowo dźwigał Franka, który najpierw starał się iść, a potem już tylko powłóczył nogami. Zostawali coraz bardziej w tyle. Stopy ledwo pokonywały opór piasku, jakby nawet piasek postanowił przeszkodzić im w wydostaniu się stąd. Stawał się jeszcze jednym czepiającym się nóg sowieckim koszmarem. Z pomocą przyszedł im kolega z kompanii Rudowicza, duży, zwalisty jak niedźwiedź mechanik samochodowy, Kazik Makus. Nad ranem padli na piasek tuż przy porcie. Wody wyszeptał Franek. Zapomnij o wodzie, powiedział z okrucieństwem Rudowicz. Niebotyczne ceny za nią tu żądają. Mamy zegarek. Nie ma mowy. Obiecałeś, że wytrwasz. Ja obiecałem, że cię zabiorę i zabrałem. Ale jeszcze nie jesteśmy na statku. Wstawaj, wstawaj, ruszamy. Odprawa celna. Odprawa polegała na tym, że Sowieci kazali wszystkim zdać karabiny, które taszczyli resztką sił, ruble i wszystkie pamiątki, które żołnierze mogliby zabrać za granicę. Potem znów nastąpiło oczekiwanie. Słońce prażyło coraz mocniej. Żołnierze w długich rzędach leżeli pokotem na ziemi. Czemu tak leżą? Dopytywał się z rosnącym niepokojem Beddarczyk. Są chorzy, odparł z rosnącym brakiem delikatności Michał. Patrzył w kierunku trapu wiodącego na statek o dumnej nazwie Mołotow. Wpuszczający na pokład NKWDiści zawracali niektórych żołnierzy. Najwyraźniej była prowadzona jakaś selekcja. Chorych nie wpuszczają? Zadał kolejne trwożliwe pytanie Franek. Zamknij się. Myśl o sobie. Masz zdrowo wyglądać. Michał spojrzał kontrolnie na Franka i przeraził się. Przyjaciel wyglądał gorzej niż w szpitalu. Nocny marsz pogorszył jego stan. Zostanę tu. Niewyraźnie powiedział Franek, na przekór wszystkiemu, co mówił do tej pory. Idź sam. Wstawaj do cholery. Nie wstanę. Przepraszam cię. Naprawdę bardzo cię przepraszam. Michał zrozumiał, że siły Franka zostały wyczerpane naprawdę do samego kresu, że tym razem się poddał. Ale on miał jeszcze trochę sił. Miał na tyle sił, żeby towarzyszyć mu do końca. Pułkownik Zalewski poderwał kompanię. Żołnierze ustawiali się już pod trapem, gotowi do wejścia na statek. Michał odwiązał przytroczony do wora koc. Pomóż mi, Kazik, wniesiemy go na pokład. Kazik Makus nie protestował. Podniósł Franka za ramiona, Michał za nogi i ułożyli go na kocu. Kiedy wnosili chorego potrapia na mołotowa, funkcjonariusz NKWD pokazał ręką odwrotny kierunek. na nazad! — powiedział bez emocji, patrząc na ciało w kocu. On bajnuj! Nie, nie balnoj, Chodzić nie może! Irracjonalnie zaprotestował Rudowicz i wyciągnął z kieszeni złotą omegę. Henka nie wybrzydzał. Nazwa była mu obojętna. Zbadał tylko zębami czy złoto i przytknął zegarek do ucha, sprawdzając czy chodzi. Widać chodził, bo wykonał nieznaczny ruch w kierunku pokładu ręką, w którą Michał miał ochotę go w tym momencie pocałować. Powstrzymał się jednak i wolno, dostosowując krok do idącego przodem makusa, wspiął się po trapie na pokład. Warunki na Mołotowie były straszliwe. Ciasnota, brak toalet, kołysanie, choroba morska gnębiły żołnierzy. Płynęli już trzy dni, a jednak Franek ciągle żył. Od czasu do czasu wypijał trochę wody, jeść prawie nie chciał. — Aj, umrze — pomyślał Rudowicz — ale przynajmniej na statku, a nie tam. Pod koniec podróży pojawiła się nadzieja, że może nie umrze na statku, może, może dotrwa do celu. Michał gorączkowo wypatrywał na morzu z zarysu lądu, żeby móc powiedzieć Frankowi, że dopłynęli. Wreszcie na horyzoncie zamajaczyła niewyraźna linia wybrzeża Persji. Na maszt została wciągnięta perska bandera i polska flaga. Michał uniósł Franka i oparł o burtę. Patrz, nie jesteśmy już na sowieckim statku, widzisz? Widzisz flagę? Biało-czerwona. Widzę. Jest. Jest czerwona. Jak to czerwona? Michał z przerażeniem popatrzył na majaczącego franka. Cwaniacki znany uśmieszek rozjaśnił wynędzniałą twarz przyjaciela. Biało-czerwona kretynie! Naprałeś się? Widzę flagę, widzę brzeg! Uciekliśmy cholera, naprawdę uciekliśmy z łagru! Rzucili się sobie w ramiona. Michał miał w oczach łzy. Widzisz, bracie? Nie złapali nas. Niech ich szlak trafi! Mołotow stanął wreszcie na ledzie perskiego portu Pachlari. Żołnierze wstali, ktoś zaintonował hymn. Statek zaczęto rozładowywać. Żołnierze, trzymając się specjalnych rączek, spuszczali się kolejno po linach łączących pokład Mołotowa z pokładem małego statku perskiego. Dasz radę? Bednarczyk kiwnął głową. Widocznie wstąpiły weń nowe siły. Szalupy dopłynęły do plaży i wysadziły żołnierzy na brzeg akurat w momencie przypływu. Wyczerpani podróżą żołnierze padli jak nieżywi na piasek, nie zdjąwszy plecaków i worków. Leżeli w kompletnym otępieniu. Nieliczni, widząc, że idzie przypływ, zerwali się i szarpali kolegów, ale nic to nie dało. — Wstawajcie, przypływ! — zawołał pułkownik Zalewski. Morze podchodziło tuż, tuż. Żołnierze nie reagowali, jakby nagle u kresu podróży przestało im zależeć na życiu. Cofające się fale zaczęły zwolna zabierać ich plecaki, a potem ich samych i unosić w głąb morza. Michał podniósł franka i zarzucił go sobie na plecy, ale Franek wymknął mu się z rąk, poddając się biernie falom. Żołnierze baczność, to rozkaz! Pułkownik Zalewski starał się przekrzyczeć szum fal. Nie byli jednak jeszcze na tyle żołnierzami, żeby go posłuchać. Wtedy Michał w przebłysku natchnienia wykrzyknął hasło, które w łagrze stawiało na nogi Najgorszych dochodiagów. Zbiórka! Zbiórka po chleb! Na ten zew żołnierze resztkami sił zaczęli walczyć z powracającymi falami. Bednarczyk, zachłystując się, pomagając sobie rozpaczliwymi ruchami rąk, wydobywał się z kotłującej piany. Michał złapał go za pasek munduru. Chwiejąc się na czworakach, ostatnim wysiłkiem wydostali się na ląd. Po przyjeździe generała Żukowa z Moskwy do yangi Jula rotmistrz Klimkowski poprosił go o chwilę rozmowy na osobności. Udali się na spacer po sadzie okalającym siedzibę sztabu. — Chciałbym — zakomunikował na wstępie Klimkowski — żeby pan generał zachował to, co powiem dla siebie. — Dalszej generału Andersu nie gawaryli? Żukow udał zdziwienie. — Generał Anders zna moją opinię, ale... Powiedzmy, nie wie, że postanowiłem przekazać ją również panu. Jurij Mierczysławowicz, rzekł dobrodusznie Żukow. Ja znaję, że pisał pan dwukrotnie z więzienia do Stalina, czytał też pana memoriał napisany w więzieniu. Ocień interesna. No a co teraz chce mi pan przekazać? Uważam, że armia Polska tutaj to jeden wielki bałagan. Tak nie powinno wyglądać prawdziwe wojsko. Jednostki nie są gotowe do boju i winę za to ponosi niestety generał Anders. Przykro mi to mówić, ale. ale można było zrobić o wiele więcej niż zostało zrobione. Generał mówi, że to my Rosjanie jesteśmy za to odpowiedzialni. No, częściowo tak, przyznał Klimkowski. Rząd sowiecki mógłby szybciej dać żołnierzom broń. Ale to nie wy jesteście odpowiedzialni za te wszystkie baby i całą zbieraninę, jaka się przy wojsku plącze. To powinno zostać z wojska przepędzone. Nie ja jeden tak uważam. Właściwie mówię to w imieniu grupy. Jakiej grupy? No, powiedzmy młodych oficerów. Wielu z nich uważa tę sytuację za bardzo złą. Oni chcą się bić i to nie gdziekolwiek, ale właśnie na froncie wschodnim. Odcinek dziewiętnasty — A co macie zamiar zrobić? — Uzyskać zmianę decyzji o ewakuacji. Wasz rząd musi szybciej dać broń i skierować uzbrojone wojsko na front wschodni. — No jak pan to sobie wyobraża? Wbrew Andersowi? — Nasza organizacja zamierza aresztować Andersa, Szyszko-Bohusza i generała Rakowskiego. To nie wszystko. Zamierzamy zwołać naradę dowódców jednostek, nadać do Londynu radiogram, że Armia Polska odmawia wyjazdu z ZSRR i domagać się od Londynu wyznaczenia nowego dowódcy. Melania szła przez sad w kierunku budynku sztabowego. Między drzewami zamajaczył sowiecki, generalski mundur. Żukow stał pod jabłonią w towarzystwie młodego oficera. Rozpoznała go. To był oficer do zleceń generała Andersa, Klimkowski. Ciekawe o czym rozmawiają, pomyślała. Ten człowiek nie budził jej zaufania. Przychodził często do redakcji Orła Białego, przynosząc jakieś cytaty, które nie wiadomo dlaczego kazał umieszczać w kolejnych numerach. Raz był to Mickiewicz, raz Monteskiusz, innym razem jeszcze ktoś inny, zawsze podpisane tą samą łacińską maksymą. Redaktorzy umieszczali tę sentencję w ostatniej chwili przed drukiem z tajemniczymi minami. Widziała w tym coś w rodzaju szyfru. Może Klimkowski przekazywał komuś tą drogą jakieś tajne wieści z posiedzeń sztabu? Czytała te Maksymy w kółko, na różne sposoby, chcąc przeniknąć ich treść, choć ze swoich posądzeń nie zwierzała się nikomu, bo bała się śmieszności. Teraz jej podejrzenia wzmogły się, mimo że nie mogła wiedzieć, iż już kilka dni po spotkaniu w Sadzie pojawi się na biurku Berii tajna notatka Żukowa. Tajne specjalnego znaczenia, Państwowy Komitet Obrony Towarzysz Beria. 19 lipca skontaktował się ze mną adjutant Andersa rotmistrz Klimkowski, i poprosiwszy o zachowanie treści rozmowy w tajemnicy, przed Polakami, powiedział, co następuje. Armia Polska w ZSRR prezentuje z sobą bałagan, a nie wojsko. Anders mało zrobił, by przygotować gotowe do boju jednostki. Okoliczność ta wywołała ostre niezadowolenie ze strony młodych oficerów, którzy za jedyne zadanie wojsk polskich uznają bić się jak można najszybciej na froncie, przy tym wyłącznie na wschodnim. Zwrócił się on do mnie w imieniu grupy młodych oficerów, którzy zamierzają uzyskać zmianę decyzji o ewakuacji, przepędzić z armii wszelkie baby i wszelką zbieraninę, zwrócić się z prośbą do rządu sowieckiego, by szybciej dał broń i skierować na front. Organizacja młodych oficerów zamierza aresztować Andersa, Szyszko Buchusza i dowódcę piątej dywizji generała Rakowskiego. Zwołać na radę dowódców jednostek, nadać do Londynu radiogram, że armia polska odmawia wyjazdu z ZSRR, domagać się od Londynu wyznaczenia nowego dowódcy i zwrócić się do rządu sowieckiego z prośbą o uzbrojenie jednostek polskich i szybsze skierowanie na front wschodni. A jeszcze nieco później Druga, identycznej niemal treści depesza podpisana przez Berię, sfrujnia na biurko najważniejszej osoby w Związku Radzieckim. Sowieszczelno sekretna, GKB Tawaryszu Starynu 19 julia z Żukowym związała się adiutant Andersa Rotmistrz-Klimkowski i poprosił a stawić z содержania w tajnie od Polaków, zajawił że Polskie armia z SSR przedstawia jest z siebie bałagan, a nie wojsko. Anders mało zrobił, dla tego, żeby podgatowić i części. Tymczasem w sztabie kierującym owym bałaganem zastanawiano się, jak nacisnąć na władze sowieckie w sprawie wznowienia poboru do polskiego wojska. Rozmawiałem z generałem Panfiłowem, oświadczył Szyszko Bochusz. Nie była to przyjemna rozmowa. Potraktował mnie ironicznie, kiedy stwierdziłem, że uważaliśmy, iż 44 tysiące to liczba racji i jest spowodowana trudnościami aprowizacyjnymi, nie zaś liczbą żołnierzy, że nie przypuszczaliśmy, iż to spowoduje ograniczenie naboru. No fakt, że to brzmi naiwnie. Anders uśmiechnął się. Powiedział, że wiedzą, iż chcemy ewakuować nowo powoływanych żołnierzy do Persji. Rozgryzł nas. Oni stoją na stanowisku, że ustalona liczebność polskich jednostek zamyka nieodwołalnie okres dalszego ich rozwoju. Poinformował mnie, że ochotnicy do jednostek polskich mogą wyjeżdżać tylko za zezwoleniem NKWD. W praktyce pobór jest wstrzymany. Ingerencja sowieckich oficerów łącznikowych w nasze sprawy staje się też coraz większa. Coś knują. Obawiam się, że wiem co. Musisz zostać tu na miejscu. Trzeba zapewnić ewakuację tym, którzy nie zdążą z powodu choroby na ostatni transport. Szukają też ciągle bliskich. No kto wie, może wydarzy się cud i Rosjanie pozwolą komisjom poborowym na dalszą pracę. Jeszcze trzeciego lipca. Trzy dni temu wysłałem depesze do Stalina, zapewniłem go, że wojsko polskie prowadzić będzie nadal na różnych frontach walkę z Niemcami i domagałem się dalszego poboru na terenach ZSRR. Odpowiedź co do poboru była negatywna. To zaczęło się jeszcze w lutym. Najpierw Sowieci zabronili poboru do wojska naszym obywatelom narodowości żydowskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Potem odmówiono nam dostaw uzbrojenia dla szóstej dywizji, chociaż poprzednio się do tego zobowiązano. W grudniu Stalin mówił, że polskie dywizje w całości wezmą udział w walce. W lutym zaproponowano wysłanie na front tylko piątej dywizji. W marcu ograniczono racje żywnościowe do 26 tysięcy. Wobec groźby katastrofalnego kryzysu głodowego pojechałem do Moskwy. i Interweniowałem u Stalina. Racja podniesiono do 44 tysięcy. Co do, co do reszty wojska była propozycja mołotowa, żeby posłać naszych żołnierzy do pracy w kołchozach. Anders urwał i zamilkł. Po przedłużającej się chwili ciszy ciągnął. Dziś w Taszkencie pułkownik Tiszkow wręczył mi depeszę, z której dowiedziałem się, że rząd sowiecki... Zgodził się na wyprowadzenie armii polskiej do Iranu. To była moja inicjatywa i biorę za nią odpowiedzialność. Dążyłem i dążę do ewakuacji, nie wybieram się tego. Znam dobrze nastroje panujące w armii. Wysłałem do premiera Sikorskiego meldunek. Anders przerzucił leżący na biurku plik papierów. O, tu jest. Sytuacja żywnościowa jest katastrofalna. Olbrzymie braki i trudności we wszystkich dziedzinach. Ogólnie brak lekarstw, szczególnie w walce z malarią. Epidemią tyfusu brzusznego i biegunki. Od lutego zmarło już 3200 wojskowych. Żołnierze umierają bez walki. Wśród ludności cywilnej, znajdującej się w rejonie armii, zmarło i umiera codziennie bardzo wiele, zwłaszcza młodzieży i dzieci. W odpowiedzi 12 czerwca Sikorski przysłał mi depeszę. Wojsko dla wyższych celów politycznych musi zostać w ZSRR. Anders odłożył papiery. Jestem dowódcą wojska i rozumiem wagę wyższych celów politycznych, ale tu umierają dzieci. Rząd starał się o wyjazd 50 tysięcy dzieci z terenu całego Związku Radzieckiego. Sikorski rozmawiał o tym z Mołotowem w maju. Na jego prośbę poruszył tę sprawę ambasador USA Stanley. Wiesz co odpowiedział Mołotow? Że w Polsce okupowanej mogłoby to wywołać złe wrażenie. I nieprzyjazne komentarze, że tu są tak złe warunki bytu Polaków, że ich rząd jest niezdolny do opiekowania się nimi. Według naszych obliczeń w Sowietach znajduje się około 160 tysięcy polskich dzieci, obywateli polskich. Tak twierdzi ambasador Kot. Rozmawiał o tym z Wyszyńskim, używał ich argumentów, że dzieci to element niepracujący, a więc z gospodarczego punktu widzenia pobyt ich tutaj nie jest celowy. I że ich wywiezienie byłoby poważną ulgą dla wszystkich. A na to Wyszyński, że kołchozy dostarczają odpowiednie ilości produktów żywnościowych i karmią nawet leniuchów. I że skala śmiertelności jest zupełnie normalna i nie większa od umieralności obywateli radzieckich. A teraz jeszcze żądają wydania im naszych ludzi, powiedział Szyszko Bochusz. Jak to? Proszę, pismo panfiłowa. Na podstawie punktu czwartego zaczął Szyszko Bochusz pobór do armii polskiej jest dozwolony obywatelom narodowości polskiej, którzy zamieszkiwali do 1939 roku terytorium zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Obywatele innych narodowości, zamieszkujący powyższe terytoria, poborowi do armii polskiej nie podlegają. Naruszając punkt czwarty postanowienia, odbywa się pobór do armii polskiej. Obywateli sowieckich samowolnie zbiegłych bez skierowania wojskowych komisariatów. Kategorycznie protestując, proszę pana generała o wszczęcie szybkiej akcji w celu natychmiastowego zwrócenia z Armii Polskiej obywateli sowieckich samowolnie zbiegłych do Armii Polskiej. Tu wymienione nazwiska, proszę. Wszystko Bochusz podał pismo Andersowi. Anders przebiegł wzrokiem spis nazwisk. Kolb Abram Józefowicz, Fichman Norbert Izraelowicz, sami Żydzi. Landał Józef Abramowicz, nasz landał? Odłożył list i pokręcił głową. Żądają oddania im naszych ludzi. No Tego jeszcze nie było. W dodatku rozpuszczają bezustannie plotki, że to my, jako antysemici, nie chcemy zabierać Żydów. Porozmawiam z Żukowem. — Dziękuję, że panowie przyjęli moje zaproszenie na piknik — powiedział Klimkowski. Kilku młodych oficerów spojrzało po sobie. Klimkowski wyjął z koszyka dwie butelki czerwonego wina i kieliszki. Usiedli pod obsypanym morelami drzewem w sadzie otaczającym budynki sztabu. Klimkowski otworzył butelkę i napełnił kieliszki. Wręczając kieliszek rotmistrzowi Kiedaczowi, uśmiechnął się i zapytał. — Bolszewicy nadal wierzą, że pana batalion S... Oznacza niespecjalny, a spadochronowy? Paraszutny i tak myślą, potwierdził kiedacz. A pan tymczasem robić i chcę z niego świetne wojsko? Podobno dyscyplina jak w oddziałach elitarnych. No, dobrałem już korpus oficerski i podoficerski. Ćwiczą wszelkie formy walki, przede wszystkim w pomieszczeniach i miejscowościach. Także krok defiladowy i chwyty bronią. Hmm, zobaczyliby panowie ich zdolność alarmową. To świetnie. O to nam właśnie chodzi. To znaczy, że chodzi o coś więcej niż piknik, prawda? Kapitan Rankowicz zerwał dorodną morelę. Panowie, sprawa jest delikatna, odparł Klimkowski. Zauważyli panowie zapewne ukazujące się od pewnego czasu w Orle Białym sentencje? Te cytaty? spytał rotmistrz Kiedacz. Cytaty są ważne, ale przede wszystkim chodzi o nazwę. Salus Republicae Suprema Lex. To nazwa organizacji, którą chciałbym powołać do życia, jeśli panowie zgodzą się z tym, co powiem. Już od dawna obserwuję pewną tendencję wśród młodych oficerów. Nawiązują ze sobą związki, nazwijmy to nieformalne. Chce pan powiedzieć, że byłaby to organizacja nielegalna? zapytał Rankowicz. Powiedzmy, że kierująca się całkowicie patriotycznymi motywami. Powiem jasno: obawiam się, że nasza starszyzna może nie stanąć na wysokości zadań, które dyktuje chwila obecna. Mogą zajść okoliczności wymagające nieliczenia się z niczym. Rankowicz wstał. Osobiście mam do Andersa najwyższe zaufanie, rzekł z naciskiem. Ja również, żachnął się Klimkowski. Inaczej nie byłbym jego oficerem do zleceń. Proszę mi wierzyć, generałowi potrzebna jest organizacja, która byłaby języczkiem uwagi przy rozwiązywaniu jego problemów z rządem londyńskim. A ma ich sporo. Londyn też konspiruje, tylko że przeciw niemu. Byłem niedawno z generałem w Londynie i wiem z pewnych źródeł, że Sikorski chce go zastąpić swoim kandydatem. Generałem zającem. Na stanowisku dowódcy tworzących się wojsk polskich na Bliskim Wschodzie. Może pan powiedzieć coś bliżej o tej organizacji? Poprosił Kedacz. Obejmuje dość szeroki krąg ludzi. Jest to chyba około 400 oficerów i podchorążych ujętych w system piątkowy. Stworzyłem również w Londynie filię naszej organizacji wśród młodych oficerów lotnictwa, krytycznie nastawionych do rządu. To będzie sama elita. Ale ta organizacja nie jest legalna. No, powiedzmy, że rozmawiamy o niej tylko w swoim gronie. Przyświecają nam wyłącznie cele patriotyczne. A konkretnie? Zapytał Rankowicz. Nasz cel? To uformowanie brygady, która zostanie przerzucona na Kaukaz. I jakiej brygady? Generał optuje za wyprowadzeniem całego wojska z Rosji. Wiem. I dobrze. Niech wojsko i cała ludność cywilna odpłyną do Iranu. Ale nam to nie wystarczy. Klimkowski rozlał resztę wina i podniósł kieliszek. Patrzył roziskrzonym wzrokiem na zebranych. My musimy podjąć na Kaukazie walkę o wolność narodów podbitych przez bolszewizm wyrzekł z dumą. Mam nawet nazwę Brygada Kaukaska. No oczywiście, utrzymalibyśmy pozór obrony Kaukazu przed Niemcami dodał. Chciałbym apelować do panów o skaptowanie dla idei brygady. I pozostania w Rosji jak największej liczby osób, na których można stuprocentowo polegać. Gdyby organizacyjni dowódcy jednostek nie poszli po linii, którą ustalimy, zostaliby usunięci ze stanowisk i zastąpieni młodszymi stopniem. Kapitan Rankowicz mógłby na przykład objąć dowództwo 7 DP. Odcinek 20. Musiałbym się nad tym zastanowić. Rankowicz odstawił kieliszek na trawę. Ten przewrócił się, a wino wyciekło z niego wątłą stróżką i wsiąkło w ziemię. Nie chciałbym uczestniczyć w jakimś spisku. Pan nie jest z przekonania komunistą? Ja? W głosie Klimkowskiego zabrzmiało oburzenie. Razem z porocznikiem Krzysztofem Grodzickim byłem przez Sowietów sądzony i skazany na śmierć. Nie rozumiem, o czym pan mówi. Czy ten program nie jest trochę fantastyczny? Zmienił temat kiedacz. To wszystko brzmi trochę nierealnie. A czy wypuszczenie nas z sowieckich łagrów nie było nierealne? Nie było fantastyczne? Przecież nikt w to nie wierzył. Panowie, przygoda dopiero się zaczęła. Jest już decyzja. Redaktor Bautz wszedł w rozwianym płaszczu do redakcji. Zwijamy cały ten kram, wyjeżdżamy. — Kiedy? — Melania oderwała się od przeglądanej poczty. — Za parę dni. — Jak to? Tylu Polaków jeszcze tu jest. Dlaczego mamy wyjechać? — Pracujemy dla żołnierzy, a całe wojsko znajdzie się w Persji. Ludność cywilna zresztą też się ewakuuje — dodał redaktor. Chciał ją jakoś pocieszyć, bo wiedział, że myśli o chłopcu. To dziwne, ale odczuła swego rodzaju ulgę. To nie była jej decyzja. Ona robiła, co mogła — nie jej wina, że chłopiec się nie odnalazł. Tak widocznie miało być. Trudno wzbudzić w sobie uczucia macierzyńskie, jeśli nie miało się jeszcze dzieci, a ona ich nie miała. Miała za to narzeczonego, męża prawie i jego również do tej pory nie znalazła. A teraz za kilka dni opuści ten kraj. Radość, jaką z tego powodu odczuwała, była silniejsza niż wszelkie inne uczucia. Potrzebuje czasu, potrzebuje innej przestrzeni, powtarzała sobie. Może w innym czasie i w innej przestrzeni to nienawistne uczucie, które ją dławiło, zniknie i pozwoli pojawić się innym uczuciom? Na razie mróz w jej wnętrzu nie ustępował. lód się nie topił, choć grzało sierpniowe słońce. Było tak, jak gdyby trwała niekończąca się sowiecka zima. Martwisz się o chłopca, zauważył redaktor, mylnie interpretując milczenie Melani. Ale w Persji. Też możesz się o niego dowiadywać. Jesteś w pionie informacji, a nie w jakiejś, jak to mówią, macie uchodźczej. Nie wiem nawet, czy żyje. Nawet tak nie myśl. Na pewno ktoś się nim teraz dobrze opiekuje. Niechcący uderzył w bolesny punkt. Melania spojrzała na niego jak uderzony pies. Bałc próbował naprawić swój błąd. Znałem go krótko, ale odniosłem wrażenie, że bardziej mu zależy na tym miczku, z którym się nie rozstawał, niż na kimkolwiek innym. Tak, to prawda, przyznała Melania. Nie wiedziała dlaczego, ale to spostrzeżenie redaktora Bałca pocieszyło ją. Wojtuś trzymał Misia zawsze tak kurczowo, jakby od tego zależało jego życie. Noc w sierocińcu w Kurganie była jeszcze bardziej przygnębiająca niż dzień. Dzieci leżały na posłaniach, rzucając się przez sen, majacząc, jak w gorączce. Najczęściej powtarzanym słowem, które wychodziło z ich ust, było mamo, czasem mamusiu. Zosia zastanawiała się, czy kiedy zaśnie, z jej ust nie będzie wyrywać się to samo, słodkie jak cukierek, czarodziejskie zaklęcie. Poprawiła koc, który skopywał ciągle z siebie józek. Proszę się jeszcze nie kłaść usłyszała szept z drugiego pomieszczenia. To był kierownik. Czy coś się stało? — Musimy się naradzić. Dostałem wiadomość z delegatury w Taszkięcie. Jutro przez Kurgan będzie przejeżdżał pociąg z polskim wojskiem. Jedzie do Krasnowodzka. I uwaga! Są w nim zarezerwowane miejsca dla sierocińca. — Naprawdę? Nie żartuje pan? To, to fantastyczne! — Trzeba przygotować zapas jedzenia, bo nie wiadomo, jak będzie w podróży. — Całą noc. Zosia z kucharką pierożki i ciasteczka, wykorzystując zapas mąki i cukru, pakując wszystko, co wydawało im się możliwe do zabrania. Nad ranem zdrzemnęły się nieco. Budzące się dzieci od razu wyczuły unoszący się w powietrzu zapach wypieków, zapach nadziei. — Do Persji? Nie do Polski? — Do Polski, ale... ale robimy koło. Musimy ominąć Związek Sowiecki. No, to dzieciom wydało się bardzo oczywiste i klarowne. Nie domagały się dalszych wyjaśnień. Tam żyją straszni presowie z nożami w zębach, straszył Józek młodsze dzieci. Piszczały bardziej z radości niż ze strachu. Jadzia tańcząc wykrzykiwała swoją mantrę. Eszalon będzie, kolej będzie, pojedziemy daleko. Zosia rozłożyła na stole swoje dokumenty i pamiątki z Polski. Dzieci skupiły się koło niej i oglądały je, dotykając nieśmiało. Co to jest? Książeczka do nabożeństwa. Nie boisz się to mieć? Zapytała rzeczowo Basia, jedna ze starszych dziewczynek. Boję się. Ale tam nie będę się bała, tam wszystko wolno mieć. To też? Też. A co to jest? Harcerska odznaka. A to moja mama z babcią. I ja, jak szłam do komunii. Dzieci podawały sobie zdjęcia z nieskrywaną zazdrością. Wreszcie Basia wyszeptała z żalem: Ja nic nie mam. Moja mama wszystko przechowywała. To przecież są też trochę twoje pamiątki. Wiesz dlaczego? Powiedziała Zosia. Bo te wszystkie dzieci na tym zdjęciu są z Polski. I ty jesteś z Polski, to drzewo jest z Polski. Zosia urwała głos, uwiązł jej w gardle. Objęła dziewczynkę, która zaniosła się nagle szlochem. Wszystkie dzieci zaczęły płakać. Już się nie cieszymy? spytała Zosia. Przecież dziś wyjeżdżamy. Kto co tam ma? Spakować. Musimy za godzinę być gotowi do wymarszu. Proszę pani, wyszeptała Zosi do ucha kucharka. Są tu dwaj NKWdziści. Mówią, że nie lzia. Jak to nie lzia? Zosia przeszła do sąsiedniego pomieszczenia istotnie. Stali tam dwaj funkcjonariusze NKWD. Panowie w jakiej sprawie? — Z dziećmi nie rozmawiamy. Proszę kierownika zawołać. — Nie ma go. Nie jestem dzieckiem, tylko jego zastępcą. O co chodzi? — O powiadomienia was, że dzieci zostają tutaj. Sierociniec nie będzie ewakuowany. Jest zakaz. — oznajmił słucho jeden z nich. — Ale wszystko jest załatwione. Dostaliśmy wiadomość z polskiej delegatury. — To nie jest Polska póki co. Musicie stosować się do praw naszego kraju, a prawo mówi, że jest zakaz wyjazdu sierocinca. Ale dlaczego? Dzieci zbiły się ze strachem w oczach w kącie. Nie dyskutować. Wojna, a wam się dyskutować zachciała. Funkcjonariusz spojrzał surowo na Zosię. — Wot, wam pismo. Jeśli złamiecie zakaz, personel Cierocinca zostanie aresztowany. A co z dziećmi? Dzieci nie aresztujemy. nkwd Wodzista uśmiechnął się. Wasz dziad dom wcielimy w nasz. Sowiecki dziad dom. Tut taki i jest. Po powrocie kierownika i uspokojeniu roztrzęsionych dzieci w głowie Zosi zrodził się pewien plan. Nalała herbatę do kubków i usiadła przy stole. Herbata, panie kierowniku. Zaczęła i zastanawiała się, co powiedzieć dalej, żeby jej plan nie wydał się nazbyt desperacki. Tak sobie myślę odezwał się kierownik i wypił łyk z kubka, że trzeba będzie zdecydować się na desperacki krok. Ucieczka? Tak. Przeprowadzimy dzieci nocą w pobliże dworca. Tylko jak to zrobić, żeby nikt nie zauważył? To jeszcze dzieci. Mogą się zdradzić? Nie, nie ma obawy. Zawyrokowała Zosia. One są dorosłe. Podzielimy je na grupy. Dwoje starszych będzie pilnować, trojga małych. Małym da się na drogę kromkę chleba, będą spokojne. Dobrze. Musimy przejść przez most dla pieszych. Jest przerzucony nad tym kanałem budowanym przez więźniów. Teraz prace są wstrzymane, nikogo tam nie ma. Przekroczymy kanał, a potem pójdziemy takim wąwozem utworzonym z ziemi wydobytej z kanału. Ludzie tam tędy nie chodzą. Do dworca jest około kilometra, a przy dworcu jest plac budowy otoczony wysokim płotem. To będzie teren naszej zbiórki. To jak zabawa, ale bardzo ważna. Rozumiecie? Dzieci słuchały Zosi Sarejko z poważnymi buziami, wiedząc, o co toczy się gra. — Na miejscu zbiórki, gdzie was doprowadzimy, macie stać tak cichutko, żeby było słychać, jak przelatuje motyl. — Ale motyle nie latają w nocy — rzeczowo zauważył Józek. — No to ćma. Ja będę stała na czatach, z gwizdkiem. Jak nadjedzie pociąg, gwizdnę. Kiedy usłyszycie gwizdek, macie wszyscy razem ruszyć biegiem bardzo głośno krzycząc. A co mamy krzyczeć? Wszystko jedno. Możemy. Niech żyje Polska? Najlepiej krzyczcie hura. Bardzo głośno. Strażnicy na dworcu wystraszą się, a wtedy my szybko wejdziemy do pociągu. A jak się nie wystraszą, ja będę ich straszył misiem. Uuu! Wojtuś zaatakował misię miuska. A jak. a jak zaczną strzelać? Wojtuś szybko schował misia pod kurtkę. Zosia uśmiechnęła się i powiedziała uspokajająco, choć wcale nie była spokojna: W tym pociągu siedzą nasi żołnierze. Nie pozwolą was skrzywdzić. Po prostu biegnijcie do drzwi wagonów i szybko wsiadajcie do środka. Nad placem budowy rozścielała się bezgwiezdna noc. Dzieci czekały w takiej ciszy, że niemal było słychać jak biją im serca. Nagle ciszę przeszył przenikliwy odgłos gwizdka. Dzieci ruszyły. Pierwszy hurra krzyknął Józek. Po nim rozwrzeszczały się wszystkie. Pędziły w panice, jakby goniły ich dzikie zwierzęta. Straszny, piskliwy krzyk dzieci zdumiał jadących pociągiem żołnierzy. Pootwierali drzwi wagonów. Zosia krzyczała. To dzieci! To dzieci! Pomóżcie wejść naszym dzieciom! Zostaną tu na zawsze! Pomóżcie! Dzieci dobiegły do wagonów. Żołnierze wyciągali ręce i wciągali je do środka. Na peronie zamajaczyły sylwetki enkawodzistów. Wchodźcie szybko! popędzali żołnierze. Enkawodziści dobiegli o sekundę za późno. Dzieci były już w środku. Ostrym rozkazom funkcjonariuszy przeciwstawiły się równie ostre głosy żołnierzy, którzy zatarasowali sobą drzwi wagonów. Jeden z nich gwizdnął przeraźliwie na palcach. Zabrzmiało to jak gwizdek konduktora. Pociąg ruszył. Do jednego z wagonów nie wpuszczono dzieci. Tyfus, oznajmił krótko jeden ze stojących przy przejściu żołnierzy. W zagrożonym wagonie żołnierze stali na korytarzu, paląc machorkę. Szkoda, Jasia Gurala! Akurat musiał zachorować. — Ma ktoś wódkę? Na tyfus wódka pomaga. — A skąd wiadomo, że tyfus? — Może po prostu gorączka. — Wyjdzie z tego. — W Persji go wyleczą. Tam lepszy klimat niż tu. Tylko podróż cholernie długa. Podobno statek trzy dni płynie. Antek Kalina zajrzał przez szybę drzwi. Jaś Góral leżał z zamkniętymi oczyma, twarz miał czerwoną, rozgorączkowaną. Obok leżała złota trąbka, tuż przy jego twarzy, jakby chciała ochłodzić go swym metalowym zimnem. Szeregowy i Iwaszko przechodził korytarzem. Zatrzymał się nagle, patrząc na chłopca, który stał przy oknie, przyciskając pyszczek pluszowego misia do szyby. Podszedł do niego, chcąc zadać pytanie, ale po namyśle odwrócił się i szukał wzrokiem kogoś starszego. Gdzie wasza opiekunka? zagabnął starszą, kilkunastoletnią dziewczynkę. A o co chodzi? spytała Zosia Sarejko znudzona już tym samym co zawsze nieporozumieniem chciałbym porozmawiać z kimś dorosłym na temat tego chłopca pokazał Wojtusia może pan rozmawiać ze mną ja jestem opiekunką przepraszam ja ja nie 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 przypuszczałem zdziwił się Iwaszko taka pani szczuplutka to te sowiety mam dwadzieścia lat rozumiem a ja no i, i ile mam lat jak pani sądzi Czterdzieści? Wymówiła Zosia z wahaniem, nie chcąc go urazić. He, he No, I uśmiechnął się i ukazał zepsute przez cyngę zęby. Proszę odjąć dwanaście. Czy to nie dziwne? Ja panią odmłodziłem, a pani mnie postarzyła. A co on zrobił? Spytała z niepokojem Zosia. Kto? No Wojtuś, ten chłopiec chciał pan o nim porozmawiać. A no tak, bo, bo widzi pani. Zaczął wyjaśniać Iwaszko. Przed wyjazdem brałem udział w manewrach. Przyjechali tam na obserwacje redaktorzy z naszej gazety z Orła Białego. Przypadkowo usłyszałem, jak rozmawiali o chłopcu, który zniknął czy się zgubił jeszcze w buzułku. Ta redaktorka była chyba jego matką. Mówiła, że mały nigdy nie rozstaje się ze swoim misią, taką, taką pluszową zabawką. — No a ten chłopiec ma właśnie misia, no więc pomyślałem. E, inne dzieci ni, 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 nie mają zabawek, w każdym razie ja nie widziałem. — Może to nie on, ale może i on — dodał refleksyjnie Iwaszko. — To na pewno on. Znalazłam go właśnie w buzułku, zagubionego — wykrzyknęła w podniecaniu Zosia. — Co mam teraz zrobić? — Ma pani szczęście — oznajmił z przechwałką w głosie Iwaszko — w Krasnowocku jest baza ewakuacyjna. Z Bonu łączności wykombinują, jak połączyć się ze sztabem czy z redakcją Orła. Najlepiej z naszej bazy ewakuacyjnej w Krasnowocku. Powiadomimy ich, że dziecko jest zdrowe i całe! Odcinek 21 Melania ewakuowała się pociągiem w ostatnim rzucie. Z trzeciego dnia podróży na horyzoncie pojawiło się miasto. Był to Aszchabad. Stolica Republiki Turkmeńskiej i zarazem miasto graniczne z Iranem. Baza ewakuacyjna mieściła się w domu Sowietów. Tuż za nim rozciągała się kilkunastokilometrowa gładka płaszczyzna, a dalej wznosiły się góry. Granica wiodła wzdłuż górskich szczytów. Kierownikiem bazy w Aszhabadzie był pułkownik Perkowicz. Czapski zasalutował. To pan prowadzi ewakuację Polaków do Persji? Raczej prowadziłem. Gorzko stwierdził pułkownik Perkowicz. Właśnie rozmawiałem z narkomem Turkmeńskiej Republiki. Kazał wstrzymać ewakuację, bo jej liczba przekroczyła ustalone siedemdziesiąt tysięcy. Nie wiem, co mam powiedzieć ludziom. Tłumy czekają na stacji zbornej. Mają nadzieję, rozumie pan. Popatrzył z rozpaczą na czapskiego. A ja muszę im powiedzieć, że nie ma już żadnej nadziei. Od wczoraj myślę, jak im to powiedzieć i nic nie wymyśliłem. Mam kierowców. Będą jeszcze pertraktować z Sowietami, żeby przecisnąć jeszcze trochę dzieci i kobiet. Patrzył z niemym pytaniem w oczy Czapskiego, jakby chciał z nich wyczytać, czy ma jakiekolwiek szanse. Melania chodziła wśród ludzi czekających na stacji zbornej. Siedzieli cicho, czekając na decyzję, jakby pogodzili się już z tym, że tak czy owak oto dotarli do kresu. Dotarli nad ludzkim wysiłkiem. Wbrew piętrzącym się trudnościom. Ocierając się co chwila o śmierć do miejsca ostatecznego, w którym ich wola i wysiłek nic nie znaczyły. Nagle Melania zobaczyła w tłumie znajomą twarz. On też ją zauważył. Podszedł do niej. Melania? Aaron? Wykrzyknęła i rzuciła mu się nagle na szyję, choć przedtem za nim nie przepadała. To był Reisman. Aaron Reisman, przyjaciel jej narzeczonego. Był kiedyś przystojnym, pewnym siebie kobieciarzem, teraz wychudł, w jego ruchach wyczuwało się niepewność, a w tarnych włosach pojawiły się srebrne nitki. — Co tu robisz? — zapytali siebie równocześnie. — Próbuję się wydostać — odpowiedział Reisman. — Ale chyba mi się nie uda. Przedtem odrzucano mnie na komisjach poborowych, mimo to dobrnąłem tutaj, ale... ale już skreślono mnie z listy. Melania wyczuła ton żalu i leciutkiej pretensji w jego głosie. To Sowieci nie pozwalają wam wyjeżdżać. Wiem, ale przedtem polski oficer wyrzucił mnie z pociągu. Taki był rozkaz NKWD. Wykonany polskimi rękoma. Przykro mi, powiedziała Melania. Reisman uśmiechnął się i pogładził ją po włosach. Nie martw się. Inny polski oficer pomógł mi się dostać do pociągu. Pożyczył od kogoś, kto był w środku, czapkę z orzełkiem. Dojechałem tutaj, nawet dostałem się na listę, ale, no, ale dziś znów mnie na niej nie ma. — Przykro mi — powiedziała znów Melania. Było jej naprawdę przykro i wstyd. Znała te sytuacje, te zarzuty, te wątpliwości. Żydzi byli bliżej, szybciej dostawali się do wojska. Polacy, których większość jechała z dalekich północnych łagrów, z Kołymy, z Workuty, dobijali darmi często wtedy, kiedy było już po wszystkim, kiedy Rosjanie ograniczyli liczbę żołnierzy. Chciała to jakoś powiedzieć, ubrać w słowa — ale wszystkie wydały jej się nieodpowiednie wobec tego smutnego, młodego jeszcze, choć staro wyglądającego człowieka, który miał na zawsze pozostać w tym strasznym kraju. Zobaczyła w nim nagle Ryszarda. Poczuła się tak, jakby to Ryszarda miała teraz opuścić i wyjechać na zawsze. Milczała. A co ty? Wyjeżdżasz? Co z Rysiem? — spytał Reisman, jakby czytał w jej myślach. Jadę z biurem propagandy armii, tam pracuję. O Rysiu, nie mam wieści, a nie ma chyba osób bardziej zorientowanych od nas. Mamy kartoteki, robimy spisy zaginionych. Przez nasze biuro przeszły dziesiątki tysięcy osób, ale, ale o nim nikt nie słyszał od czasu obozu w Gliazowcu. No ja też nie słyszałem, ale gdyby tu dotarł, będę mógł mu powiedzieć, gdzie cię szukać. A, a gdybym tak, zastanawiała się głośno Melania, a gdybym tak, Odstąpiła ci swoje miejsce? Aaron Reisman spojrzał na nią zdumiony. — W sztabowym aucie — wyjaśniła Melania. — Ten samochód przejeżdżała bez kontroli przez granicę. Jak widzą, polski proporczyk nie zatrzymują. Anders przymycił tak wiele osób. — A ty? — Pojadę transportem z dziećmi. Będą sprawdzać, liczyć, ale mam papiery. Powiem, że spóźniłam się i samochód sztabowy pojechał beze mnie. — Będę... — Jechać z Andersem? — Nie, nie. On wylatuje samolotem do Teheranu. — No cóż, pora pożegnać się — powiedział Żukow do Andersa. Stojący na pasie lotniska w Taszkencie samolot huczał, rozgrzewając silniki. — Chciałem pana zapytać, generale, tak na pożegnanie, czy naprawdę nic w Rosji sowieckiej panu się nie podobało? Anders uśmiechnął się. Widzę wspaniałą organizację NKWD i imponującą siłę, z jaką wzięto w obcęgi różne narodowości Rosji sowieckiej. Żukow uniósł brwi. — Tylko tyle — dodał Anders. — Tylko tyle, że nie jest to zgodne z tym, co my na Zachodzie nazywamy wolnością człowieka. — No tak — Żukow popatrzył w zamyśleniu na podwożone do drzwiczek samolotu schodki. Bez tego, co pan nazywa obcęgami, nie udałoby się nam osiągnąć takiego rozwoju przemysłu, zagospodarować tak wielkich obszarów, które dotychczas leżały odłogiem. No przykro mi, że nie widzi pan żadnych dobrych stron naszego ustroju. Przyznaję, to wielkie osiągnięcia, ale, ale kosztem zbyt wielkich ofiar w ludziach. Kto jak kto, ale pan o tym wie, panie generale. Żukow... Zbył milczeniem uwaga Andersa. Chciał jednak usprawiedliwić się z czegoś innego. Dotarł do mnie pana protest w sprawie niepoinformowania delegacji żydowskiej o postanowieniach rządu sowieckiego i obciążenia pana generała wyłączną odpowiedzialnością za to, że Żydzi nie mogą wyjechać. Kapitan Aleksandrow zachował się niezręcznie. Wydałem rozkaz usunięcia go. On niezręczny, a ja mam już przyczepioną łatkę antysemity, rzekł Anders, zbliżając się do schodków. Ale mam wobec pana też dług wdzięczności. Pana energii i zawdzięczamy sprawne przeprowadzenie obu ewakuacji. Wiem też, że dzięki panu zdołałem wydobyć z łagrów i więzień tysiące ludzi. Chciałbym wywieźć wszystkich. Nie udało się, ale. ale i za to dziękuję. Wyciągnął rękę, Żukow uścisnął ją. Zasalutowali i generał Anders wsiadł do samolotu. Oddziały polskie ześrodkowano w rejonie Kizil-Ribatu, Mosulu i Kenakinu, czyli najważniejszych ropodajnych terenów irackich. Stanowiły odwód Pi Force, czyli sił brytyjskich w Persji i Iraku. Złoża ropy irackiej były zdaniem Brytyjczyków poważnie zagrożone. Z jednej strony istniała możliwość zajęcia Kaukazu przez Niemców. Z drugiej groźba zdobycia przez generała Romla kanału sułeskiego i przejęcia z tej strony bogatych złóż ropy. Z najbogatszych złóż, koło Kirkuku, ropa płynęła rurociągami do Hajfy i Tripoli. Kilkumetrowe wysokości płomienie gazu ziemnego wydobywały się wprost z wysuszonej ziemi. Niesamowite, powiedział Walkiewicz, przybyły z Londynu dziennikarz, pisujący reportaże z pobytu Wojska Polskiego na wschodzie. Podpalone. Celowo czy przypadkiem? Nie wiem, odparł sucho Michał Rudowicz. Siedział za kierownicą Willisa, którym zazwyczaj woził ekipę rozpoznającą teren, czyli saperów. Objeżdżał z nimi granicę irańsko-iracką, żeby zbadać, jakie przygotowania i prace inżynieryjne należy wykonać w pasie przygranicznym w celu obrony granic. Chodziło zwłaszcza o przełęcze Ruwandis i Periwin. Do tej pory tereny te kontrolowała ósma dywizja hinduska, Teraz jednak miała wyjechać na front do Afryki Północnej. Lubił te wyprawy. Ruwandis był jednocześnie niesamowitym wąwozem opionowych, potężnych, porośniętych dębami skalistych ścianach. W dole płynął rwący potok. Gdziekolwiek z obu stron wąwozu widniały niewielkie chatynki. Łączyła je spleciona z grubych lin i gałęzi, wisząca kładka, chwiejąca się i uginająca pod przechodzącymi po niej ludźmi. Saperzy i Michał wędrowali po granicy, chodząc po górach jak kozice, kąpiąc się w dzikich wodospadach i oglądając z góry położone nisko w dolinach wioski kurdyjskie z domami jak zabaweczki. Teraz jednak wsadzili mu do Willisa poważnego korespondenta z jego poważną misją. Walkiewicz był niezbyt młodym, grubawym jegomościem. Zadawał dziesiątki pytań, a także poruszał tematy polityczne. Tak jakby ktoś, kto przyjechał z Londynu, mógł mieć obiektywny ogląd sytuacji. Podobno Anders chce wyprowadzić resztę wojska. Boję się, że to oznacza, iż nie dotrzymamy warunków sojuszu. Pieprzyć sojusz, rzekł Michał. Walkiewicz spojrzał na niego z oburzeniem. A co z czystością moralną Polaków jako kontrahentów? Pogadamy o tym po dwóch latach łagru. Po pana dwóch latach bo ja już zaliczyłem. No a jednak wykrwawiają się pod Stalingradem, a Anders nie dotrzymał umowy. Armia miała walczyć. — Niech pan nie opowiada głupot — nie wytrzymał Michał, korzystając ze statusu kierowcy, swojaka z niewyparzoną gębą, który może sobie pozwolić na bezceremonialność. — Kim by Anders wtedy był? — Dowódcą dwóch dywizji wtopionych w Czerwoną Armię. Miał posłać nieuzbrojone dywizje na front, by tam stopniały? A kto wywiózłby ludność cywilną, kobiety, dzieci? Co by się z nimi stało? W Londynie zaczął korespondent, ale Michał mu przerwał. Wy tam w Londynie jesteście tak daleko jak na księżycu. Pan wybaczy, redaktorze, ale jest pan bardzo naiwny. O, trudno co prawda się dziwić. Tych, co byli w sowietach, prosi się ciągle o dyskrecję. Nie mówić, nie pisać, nie zaogniać stosunków i tym podobne pierdoły. Czasem w wielkim sekrecie podsuwa się żołnierzom jakieś ankiety, potem ta akcja zamiera. Niektórzy zaczęli pisać pamiętniki. Niech mi pan wierzy, choćby sto lat pisali, nie uda im się oddać tego, co przeszli. Chyba, że narodzi się wśród nas jakiś Dante. Walkiewicz nie odpowiedział. W milczeniu pokonywali kolejne górskie serpentyny. W upalny sierpniowy wieczór w sztabie Andersa w Teheranie Ogromny wiatrak na suficie mieli ustojące powietrze. Mimo to wszyscy pocili się w swoich tropikalnych mundurach. Za stołem siedzieli Anders, Okulicki, naczelny lekarz armii generał Szarecki i podpułkownik Alan Ross z ramienia komisji polsko-brytyjskiej. Nie spodziewaliśmy się tutaj, powiedział Ross, że stan zdrowotny polskich żołnierzy będzie aż tak zły. Ani że będzie taka liczba osób cywilnych. A wie pan, jaka masa została, pułkowniku? Anders pokręcił głową. Nic już nie dało się zrobić. Nic. Yy, dużo jedzenia, świeże owoce, odezwał się doktor Szalecki. No, nie mogą się powstrzymywać. Jedzą, choć mówimy, że to może ich zabić. Tu też wybuchła epidemia tyfusu. Najgorsze jest to, rzekł Anders, że ludzie umierają teraz, już po przybyciu tutaj. Dziś był pogrzeb mojego adiutanta, porucznika Zygmunta Kostkiewicza. Byłem na cmentarzu. Stoi tam już ponad tysiąc krzyży na polskich grobach. Tuż obok, w pokoju Depesz, Klimkowski czytał przez ramię odszyfrowany przez Teresę tekst. — Proszę wstrzymać odlot do Kairu Sikorski. — A to dopiero. Generał już jest spakowany. Rano ma spotkanie z Churchillem. Będzie musiał odwołać powiedziała Teresa. Zakład, że tego nie zrobi? Bo co? Bo jego adjutant mu zabroni? I jego tajna organizacja? Jak o was mówią? W salusie? Zakład, że pojedzie. A o co? Jak przegrasz, to. No wiesz. Rotmistrz dwuznacznie się uśmiechnął. A jak ty przegrasz? No to też. <laughs> no wiesz. Teresa klepnęła go po ręce, którą ją objął. Nie przeszkadzaj. Zresztą już skończyłam. Możesz zanieść depeszę generałowi. 10 sierpnia Mołotow. 4495. Odczytał Okulicki z trzymanej w ręku listy. 11 sierpnia Kaganowicz. 3445. 10 sierpnia Żdanow. 5640. — Dwunasty sierpnia Beria, 2878. — Rubliczy funtów? — zapytał wchodząc Klimkowski. — Ciii! — Okulicki pokazał wymownie na sufit. — To nas statków, panie lotmistrzu, i liczba przewożonych osób. — Wiem, żartowałem. — W Persji też trzeba uważać? — No, co tam, Jurek? — spytał Anders. Klimkowski wręczył mu depeszę. Anders przeleciał wzrokiem tekst. — Premier Sikorski chce, żebym wstrzymał swój lot do Kairu. Nie rozumiem tego. Kiedyś trzeba przecież porozmawiać o polskiej sprawie. Kiedy byłem w Moskwie na Kremlu nikt tego nie poruszył. Ani Anglicy, ani Amerykanie. Premier Churchill, generał Wavell, szef sztabu sir Alan Brooke, szef sztabu Czerwonej Armii generał Szapłośnikow wszyscy byli nazbyt przyjęci położeniem Rosji. Ja to rozumiem. Sytuacja na froncie, Stalingrad, Kaukaz. rozumiem, ale no, że Churchill nie miał wtedy czasu. No, ale umówiliśmy się na spotkanie w Kairze. Jeśli teraz Churchill chce ze mną rozmawiać na ten temat, nie wolno mi tego zaniedbać. Odcinek XXII. W Krasnowodsku tłum cywili rozłożył się wzdłuż brzegu Morza Kaspijskiego. Leżeli, widząc w ciemnościach przycumowane w porcie statki. Dniało. Wreszcie komenda wejścia na statek została wydana. Był to tym razem transportowiec o wdzięcznej nazwie Beria. Przy wejściu na trap prowadzący na pokład stali dwaj NK I tym razem sprawdzali, czy Polacy oddali radzieckie dokumenty i wszystkie pamiątki z okresu pobytu w ZSRR. Na molo rozstawiono skrzynie, do których trzeba było wrzucać ruble. Najpierw na statek weszli wojskowi, którzy od razu zostali skierowani pod pokład, za nimi cywile. Ci ulokowali się na śródokręciu, dziobie i rufie. Zosia weszła po trapie objuczona dwójką najmłodszych dzieci – na ręku niosła jadzie, za rączkę trzymała Wojtusia. Pozostałe dzieci trzymały się w karnej gromadce. Obok z osoby całkowicie dorosłej stał dziesięcioletni Józio. Przy burcie statku Zosie zatrzymał oficer NKWD sprawdzający listę pasażerów. Wasza familia Zofia Sarejko. Eto wasi rebionki? Nie, mam dopiero osiemnaście lat. To są dzieci z sierocińca i z diadoma w Kurganie. Ja mam tatusia, zdementował Wojtuś. Dwójka pozostałych dzieci milczała z opuszczonymi główkami. Tatuś po mnie przyjedzie, jak tylko dostanie mój list. Cicho bądź nikt cię nie pyta, skarciła chłopczyka Zosia, ale oficer patrzył na nich bez wrogości. Padasz z dzieci minutku, powiedział wreszcie i zaczął rozglądać się wokół, jakby kogoś szukał. Na twarzy Zosi pojawił się lęk. Usiłowała pozbyć się. Niezauważenie zwisającego z ramienia wypchanego tobołka. Wreszcie jej się to udało. Tobołek wypadł za burtę, ale zamiast spaść do morza, spadł do szalupy ratowniczej, przyczepionej na linach do burty statku. W szalupie siedzieli ewakuowani w drugim rzucie wojska wraz z cywilami Antek Kalina i Tadeusz Kozłowski. Torba Zosi spadła prosto na kolana Antka. Zadrał głowę, ale zobaczył tylko wypisaną na burcie wielkimi bukwami nazwę statku beria. Skarby z nieba lecą. Kozłowski spojrzał łakomie na torbę. Co mam z tym zrobić? spytał Antek. Wdrapać się na pokład, jak w tym ścisku mam znaleźć właściciela. Ani mi się waż! Kozłowski aż tchu nie mógł złapać z oburzenia. Gieroj się znalazł. sieć tu, jak ci dobrze. — Odkryją naszą łódź i zaraz zrobi się tu tak ciasno, jak tam na górze. — No ale... ale trzeba to jakoś oddać. — Oszalałeś? Przecież ktoś właśnie zamiarował się tego pozbyć. Pewnie Ruskie robią rewizję. Pokaż. Zdecydowanym gestem, mimo protestów Antka, wziął z jego kolan torbę i zaczął wydobywać kolejno przedmioty. Zosia Sarejko, kronika harcerska. Z portretem Piłsudskiego. — To jeszcze z Polski. Maria Sarejko, książeczka na chleb. Zaświadczenie o zwolnieniu z łagru? No, tego to naprawdę zakazali wywozić pocztówka. Jestem zdrów, martwię się o was, kochający brat i wujek ze Starobielska. Nie wolno czytać cudzej korespondencji, zauważył cicho Antek. Nie wolno zwracać uwagi starszemu stopniem. Na trapie statku Zosia stała ciągle z boku. Miała przerażoną minę koło niej przechodziły kolejne osoby odhaczone na liście NK wodzisty. W pobliżu pojawił się rosły rosyjski marynarz oficer zatrzymał go Weźmycie ребёнка powiedział Dziewuśkie bardzo na twarzy Zosi odmalowało się niedowierzanie i ulga Marynarz zabrał od niej jadzie i poprowadził ich przepychając się wśród tłumu Józio szedł za nimi pilnując żeby nie zgubić swojego worka z sucharami Marynarz ulokował ich pod schodami, blisko toalety. Zosia usiadła na podłodze, usadowiła wygodnie dzieci. Jadzia wyciągnęła paluszek i dotknęła łzy, która spłynęła z oka Zosi. Płaczesz? spytała. Nie. A dlaczego płaczesz? Bo rzuciłam wszystkie moje pamiątki. Gdzie? spytała dziewczynka. Do morza. Tak się bałam, że zrobią rewizję, znajdą je i nie pozwolą nam wypłynąć. Koło Zosi i dzieci zrobiło się ciaśniej. Józio zanurkował gdzieś w gęstniejący tłum pasażerów bej Poszedł chleba szukać — zauważyła Jadzia. — Chleba? — zdziwiła się Zosia. — Przecież mamy dużo chleba. — No ale nie wiadomo, co będzie potem — powiedziała Jadzia tonem dorosłej osoby. — Przecież wyrzuciłaś torbę do morza. — Widziałam. — No ale tam nie było chleba. — Tylko co? — Te pamiątki, co wam pokazywałam. Obrazek z matką boską Częstochowską. Mój Boże, żeby on już wypłynął. Tymczasem w szalupie pan Kozłowski przeglądał zawartość torby Zosi. Książeczka do nabożeństwa? Ładna. Oprawiona w co to jest według ciebie? Bo ja wiem, chyba kość słoniowa. Statek drgnął. Łódź zakołysała się i obiła bokiem o burtę statku. Płyniemy! Najwyższy czas do Polski, wyszeptał ze wzruszeniem Antek. Chyba do Persji. No ale potem do Polski. Co będzie potem, to się zobaczy. Proroczo powiedział Kozłowski. Nagle wstał i pogroził pięścią w stronę niknącego brzegu. Żegnaj, ojczyzno światowego proletariatu! Zakrzyknął z nienawiścią i niemaskowaną satysfakcją. — Adieu, Fróziu, Żegnaj na zawsze! Przeciskając się przez tłum ludzi stłoczonych na żelaznym pokładzie statku, Józek powrócił z wyprawy po chleb. Minę miał skwaszoną. Zosia spojrzała na niego, ale nie odezwał się. Józek zauważył ślady łez na jej twarzy. Wyjął z za dużego żołnierskiego buta święty obrazek i podał go Zosi. — Nie płacz — Możesz go wziąć, mnie niepotrzebny. Niepotrzebny ci, bo chleb kradniesz. Nie wiesz, że nie wolno? Nic nie ukradłem. Jeszcze oberwałem. Motory statku zaczęły warczeć. Stłoczeni, jak śledzie w beczce, ludzie zaintonowali Boże coś Polskę. Płyniemy, płyniemy, wykrzyknął radośnie Józek. Do Polski zawtórował mu Wojtuś. Głupi jesteś! Polska jest daleko. Do Persji płyniemy. — No przecież wiem. — Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, pan z tobą. Zaczęła się modlić, siedząca obok pani Galicowa z córką Halinką na kolanach. Nagle przerwała i odwróciła się do Zosi. — Jak pani myśli? Chyba nie zawrócą już nas do Krasnowodzka? — Proszę się nie martwić. Jesteśmy już na pełnym morzu. — Święta Maryjo, Matko Boża... Módl się za nami grzesznymi. Kto się tak tu pcha? A przepraszam, nie zauważyłam księdza. Proszę księdza, co to za krzyk tam na Rufie? Kobieta zemdlała w tłoku i dziecko wypadło jej z rąk do wody. Chcę sama też się rzucić za nim. Dzieci, nigdzie nie odchodźcie. Poleciła z niepokojem Zosia, ale jej podopieczni. Wojtuś i Jadzia wpatrywali się jak zahipnotyzowani wioska. Tam są persowie, okropni z nożami w zębach, i różne straszne zwierzęta, tygrysy, jadowite węże, dzikie świnie, straszył Józek. Świnie? Zdziwił się Wojtuś. Ale dzikie i niedźwiedzie, prawdziwe, nie to, no co ten twój głupi miś? Wojtuś nie odpowiedział, przycisnął tylko mocniej misia do siebie. Ratunkowa szalupa przyczepiona do beri zachybotała ostro. Kozłowski padł do przodu, zwalił się na kolana Antka, po czym obydwaj wylądowali na dnie łódki. — Przepraszam najmocniej, to z radości. — Powstrzymywałem się, ale mózg było uczucie ukazać. Podał Antkowi rękę, ale ten odepchnął go z niechęcią. Wesołość i dobry humor Kozłowskiego, po którym widać było odprężenie i ulgę, że wyruszyli w drogę ku wolności, najwyraźniej mu się nie udzielała. — No No co ty, tylko żartowałem nie znasz się na żartach jak myślisz ile to może być warte kozłowski wyjął z kieszeni książeczkę do nabożeństwa co no ta ta kość słoniowa znaczy się ta książeczka nie wiem chyba nie chce pan tego sprzedać ja mnie nie udało się sprzedać nawet złotej omegi ostatniej pamiątki po ojcu Jakieś obwiesie ją wycyganiły i szukaj wiatru w polu. Statek był już na pełnym morzu, pruł coraz szybciej fale. Szalupą miotało na wszystkie strony. Kozłowski zbladł i wychylił się za burtę łódki. Korzystając z tego, Antek zebrał porozrzucone rzeczy i schował je z powrotem do torby. — Już teraz wiem, dlaczego nikt się nie pchał do tej szalupy — obwieścił Kozłowski, ocierając czoło. — Nie wiem, tylko... Czy to fale tak bryzgają, czy ktoś sika na nas z góry? Grąd, że płyniemy w dobrym kierunku powiedział Kalina. A co pan zrobił ze swoimi papierami? Oddał pan sowietom? Nie, nie doczekanie. Podarłem na plaży i wdeptałem w piasek. Gdzie ta książeczka? Schowałem. Chciałem tylko odmówić litanie za tych co na morzu. Pomodlić się przed śmiercią. A to nie pan mówił, że w szalupie będzie najwygodniej? Luksusu młodemu się zachciało! odparował urażony Kozłowski. Trzeba było rezerwację na Queen Elizabeth zrobić, a nie na Berję. Drugiego dnia podróży śmierć zaczęła zbierać żniwo. Co chwila widać było księdza przeciskającego się przez tłum, by dotrzeć z ostatnią posługą. Z głębi statku wyniesiono owinięte w prześcieradło ciało żołnierza. Niech dobry Pan Bóg przyjmie do siebie duszę świętej pamięci Jana Górala. Dobiegł stłoczonych na pokładzie ludzi głos księdza. Pogrzeb był krótki. Ciało obciążono balastem i spuszczono do morza. Wojtuś zasłonił oczy rękoma. Na morzu tak odprawia się pogrzeby wyjaśniła Zosia, chociaż żadne z dzieci o nic ją nie pytało. Żołnierze płyną w dużo gorszych warunkach niż my. Tam, w pobliżu maszynowni, musi być straszny upał. Brakuje powietrza. Dzieci milczały. — O nic nie pytają — pomyślała Zosia. — Te dzieci wiedzą wszystko. To nie są już dzieci. Pani Galicowa przeżegnała się i zaczęła szeptać i przebierać paciorki różańca. — Święta Maryjo, Matko Bożo, módl się za nami grzesznymi. — Ile masz lat? — zagadnęła Józka, jej rezolutna córeczka. — Trzynaście. — I nie wzięli cię do junaków? — Mojego brata wzięli. — Ale on ma piętnaście. — Płynie innym transportem. — Zgłoszę się do junaków w Persji. Józek wyjął z chlebaka nóż i pokazał z dumą Halince. — Mam nawet finkę. — Nie oddałem ruskim. — Niedoczekanie. — Boże ty mój, co to z nami będzie wszystkimi? Przerwała modlitwę Galicowa. — Mam przeczucie, że nadlecą niemieckie samoloty. Nie nadlecą powiedziała ze zniecierpliwieniem Zosia Niech pani już przestanie. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen podjęła znowu Galicowa. Pod koniec sierpnia Anders zwołał w Teheranie posiedzenie sztabu. A więc, panowie rzekł ewakuacja jest niemal zakończona. Ostatni statek odpłynął z Krasnowodzka wczoraj, 13 sierpnia i jest w drodze. Żdanów. Dodał Okulicki, zerknąwszy na listę. Ponad pięć tysięcy osób. Tak, potwierdził Anders. Na tym koniec. Drugi rzut ewakuacji objął prawie siedemdziesiąt tysięcy osób, w tym dwadzieścia pół tysiąca cywilów. Szyszko Bohusz i pułkownik Perkowicz zostali jeszcze z misją wydostania kogo się da, ale, ale chyba niewiele można już zrobić. Pan pan wie, panie generale, odezwał się Okulicki. Że pułkownik Berling samowolnie został w Krasnowoczku? Tak, już w maju NKWD sygnalizowało mi, że pułkownik ma takie plany. Bo to były plany NKWD, rzekł Okulicki. Będą formować polskie wojsko, dlatego tak nam wszystko utrudniano w ostatnim okresie. Te problemy na punktach werbunkowych, zakaz przyjmowania mniejszości do wojska. No niestety ciągle rozsiewane są plotki, że to armia polska, Nastawiona antysemicko nie chce przyjmować Żydów. Widział pan to, generale? Okulicki podał Andresowi numer New York Timesa. Artykuł Jamesa Aldridge'a. O czym pisze? Że polskie wojsko w Teheranie jest pod kontrolą elity polskich oficerów i bogatych polskich kobiet. Że polska elita handluje paczkami z pomocą humanitarną. Żydzi zostali zamknięci w gettach, a obozy podzielono według klas społecznych. Że armia prowadzi kampanię antyrosyjską i wywiera naciski na Irak, by nie przepuszczał dzieci żydowskich do Palestyny. Wyrzuć to. Ten artykuł chyba powstał w Moskwie pod dyktandą NKWD. Opowiem Wam o czymś innym. Wracając do tych ranów, miałem kolumny samochodów z naszymi żołnierzami i ledwie mogłem ich poznać. Te olbrzymie australijskie kapelusze, szorty. Wesołe śpiewy, dobry nastrój. To już zupełnie inne wojsko. Odcinek dwudziesty Część druga Nomadowie Sikorskiego Obóz kwarantannowy w Pachlawi pełen był ludzi. Kolejni przybysze przebywali tam dwa tygodnie, potem przenoszono ich do obozu drugiego, skąd już odjeżdżały transporty do Teheranu. Nie mając wiele do roboty, snuli się po plaży, wypatrując kolejnego statku, z nadzieją, że przypłyną nim bliscy lub znajomi. Rozpalono ogromne ogniska, w namiotach dezynfekcyjnych oczekiwali łaziebni i fryzjerzy. Zorganizowano też kuchnię polową z ogromnym kotłem. Wszystko było przygotowane na przyjęcie transportu. Beria stanął wreszcie na redzie i wciągnął na maszt perską banderę. Zaczęto rozładunek. Chorych ułożono na bagażach, a te następnie umieszczono z nimi w ogromnej sieci splecionej z lin. Bom uniósł sieć, po czym opuścił ją na pokład małego perskiego stateczku. Żołnierze, trzymając się specjalnych rączek, spuścili się na linach łączących pokład Berii z pokładem małego statku perskiego. Po załadowaniu stateczek wykręcił się dziobem w kierunku portu, ruszył, minął falochron i wpłynął na spokojne wody kanału. Mijał po drodze inne stateczki. Coraz ich więcej krążyło między transportowcem a portem, przewożąc pozostałych pasażerów berii na brzeg. Na nabrzeżu portu pojawił się długi dwuszerek angielskich sanitariuszek w białych uniformach. Kiedy potrapiec zaczęli schodzić słaniający się z wyczerpania ludzie, sanitariuszki natychmiast otoczyły ich opieką i wręczały każdemu kieliszek koniaku na wzmocnienie. Wojskowi zeszli na ląd w karnych kolumnach. Gorzej było z cywilami. Zataczając się, podtrzymując wzajemnie, szły żywe trupy w łachmanach, dźwigając szmaciaste toboły i zawiniątka. Jakaś staruszka upadła na kolana na piasku i modliła się, tamując ruch. Stawiając niepewne kroki, szły dzieci, których szkieletową chudość i stopień wygłodzenia można było ocenić dopiero tu. W kontraście z kordonem zadbanych, schludnie ubranych, i dobrze odżywionych sanitariuszek. Te odprowadzały dzieci współczującym spojrzeniem, nie mogąc oferować im nawet rytualnego kieliszka koniaku. Nowo przybyłych w sekundę otoczył tłum oczekujących na nabrzeżu ludzi. Zaglądali im w twarze, szukając krewnych, wypytując o nazwiska. Do Zosi przyczepiła się jakaś nieznana kobieta, szła obok, łapiąc ją za rękę i powtarzając jak w transie pani mąż wróci przypłynie dziś albo jutro wkrótce go pani zobaczy skąd pani to wie słyszałam od ludzi dobrze poinformowanych mój mąż też wróci spotkał się z pani mężem w Kazachstanie ale ja nie mam męża wypuścili ich wszystkich wypuścili kontynuowała niezrażona kobieta w jej oczach palił się ogień szaleństwa szukali nas wszędzie po całej Rosji ale teraz już będzie dobrze jutro się spotkamy chwała Bogu najwyższemu a mój tata? spytał Wojtuś. Kobieta w uniesieniu chwyciła Wojtusza za ręce, zaczęła go całować i ściskać w jakiejś szaleńczej euforii. Wróci twój tata jutro, jutro się z nim zobaczysz. Wykrzyknęła, postawiła chłopca na ziemi i pobiegła dalej. Po chwili słychać było jej histeryczny, podniesiony głos, powtarzający to samo jakiejś innej osobie. Ta pani mówiła prawdę? spytał Wojtuś. Ta pani jest obłąkana. A, a co to znaczy obłąkana? Nie zadawaj mi bez przerwy pytań, powiedziała Zosia. Ale, ale co to znaczy obłąkana? Nie dawał za wygraną chłopiec. Straciła rozum. Pewnie przydarzyło jej się jakieś straszne nieszczęście. Spojrzała ponownie na Wojtusia, jakby dopiero w tej chwili dotarło do niej, co przydarzyło się jemu. Wzięła go na ręce i pokazała plażę pokrytą mrowiem ludzi. Widzisz tych ludzi? Widzisz, jak ich jest dużo? Im wszystkim, każdemu z nas, przydarzyło się jakieś nieszczęście. Dlatego jesteśmy tutaj i musimy się trzymać razem. Rozumiesz? Tak. A co się czuje, jak się straci rozum? Nic. To znaczy, nie czuję tego wcale. Tak myślę. Ale ona nie jest głupia? Nie. Czasem tacy ludzie widzą więcej niż inni. A dość już tych pytań. Pora spać. Idziemy do namiotu. Jutro przyjedzie mój tatuś. Rzekł, ni to do niej, ni to do siebie chłopiec. On mi zawsze odpowiada na pytania. Nowo przybyli, zatrzymali się przy kuchni polowej, gdzie bez ograniczeń co budziło zdumienie i niedowierzanie, wydawano ryż z baraniną. Inni kręcili się wokół głównego namiotu obozu kwarantannowego. Właśnie z fasonem zajechały tam dwie półtonówki, z których wyskoczyli czterej żołnierze. Michał Rudowicz, Franek Bednarczyk, Kapral Stasik i Miron Stepaniuk, używający teraz nazwiska Stefaniak, sprawnie rozładowywali przywiezioną żywność, ażurowe namioty, bieliznę, ubrania i mundury. Największym zainteresowaniem cieszyły się skrzynki z prasowanymi daktylami i biały chleb. — Czekajcie! Nie tak gwałtownie! — wołał Bednarczyk. — Dostaniecie tyle, ile będziecie chcieli. Jedzenia wam tu nie zabraknie. — Gadaj zdrów! — powiedział jeden z mężczyzn. — Panowie tu już dawno? — spytała jedna z kobiet. — Pół roku temu przechodziliśmy przez to wszystko — odparł Stasik. — Dwa tygodnie będziecie biwakować na tej plaży... O, kwarantannę. Musowo przejść trzeba. Bez namiotów? A po co? Koc na piachu, plecak pod głowę, drugi koc do przykrycia. Ale za to żołd wypłacają już tu na plaży, co dziesięć dni. A za żołd można kupić, dajmy na to, trzysta jaj. Trzysta? W Rosji tylko trzy. Wiecie co to? Waronie jajca? spytał Bednarczyk. W wronie? Nie, nie. Tylko kurze, tylko gotowane, ważone niby. Tak się persiaki nauczyły mówić. Wszystko na targu dostaniecie. O tam, niedaleko. Rodzynki, granaty, orzechy, hałwę. No, a teraz do namiotu dezynfekcyjnego. Zobaczycie, jak wygląda angielska organizacja pracy. Fryzjer was ostrzyże, Hindus pomarze pędzlem z lizolem i pod prysznic. A potem każdy otrzyma taki zestaw, instruował Franek. Wyciągając ekwipunek żołnierza. Koszula tropikalna, szorty podwijane, bielizna, wełniane getry, owijacze, hełm tropikalny. Krótkie gacie? zdumiał się mężczyzna z tłumu. A jak? Teraz takie mundury będziecie nosić. Kolanka gołe pokazywać. Przyzwyczaić się można z czasem, rzekł filozoficznie Stasik. Ale jakbym się tak u Mańki na Czerniakowskiej pokazał, to byłaby heca. Nieopodal w namiocie stały skrzynie z ubraniami z amerykańskich paczek z darami. Mniej wyczerpani podróżą podeszli do nich i przebierali w rzeczach. Kobiety wybuchały co chwila śmiechem, wyciągając stamtąd balowe kolorowe suknie, kraciaste marynarki, kapelusze i inne stroje, które tu, na piaskach obozu kwarantannowego, Wyglądały dziwacznie i jakoś niestosownie. Co tam pani ciągnie, pani Zosiu? spytała Galicowa, trzymając w ręku różowo-fioletową suknię stawty na sztywnej halce i długie atłasowe rękawiczki Ala Rita Hayward. — Pomogę pani. Kawałek białego jedwabiu, który złapała Zosia po wyciągnięciu z dna skrzyni, okazał się amerykańską suknią ślubną pełną falbanek i rjuszek z przyczepionym do niej agrafką obfitym, tiulowym welonem do kompletu. Galicowa uśmiechnęła się. Zaczerwieniona ze wstydu Zosia puściła suknię. — Niech pani bierze, to dobra wróżba — powiedziała Galicowa. Tymczasem na plaży wszystkie bagaże nowo przybyłych, plecaki, tobołki, mundury, rzeczy cywilne zostały ułożone w ogromną stertę. Ludzie patrzyli z zaciekawieniem na te operacje, której celu się nie domyślali. Formowaniem piramidy drygował angielski oficer ubrany w szorty i french z trzcinką pod pachą. A ta piramida to po co? zapytał Kozłowski. W Egipcie wylądowaliśmy? Dziwnie to jakoś układają. zauważyła galicowa, która podeszła do stosu, trzymając kalinkę za rękę. Obie były ubrane w wydobyte ze skrzyni stroje. Bardziej dla zabawy i rozśmieszenia samych siebie niż na serio. — Jak potem? Każdy znajdzie w tej stercie swoje rzeczy — zapytała Galicowa. Nie było odpowiedzi. — Drench it with gas — wydał rozkaz oficer. — Polać benzyną — powiedział towarzyszący Anglikowi tłumacz. Stojący z kanistrem żołnierz popatrzył z niedowierzaniem. Tłumacz powtórzył. Pan porucznik prosi, żeby oblać stos benzyną. Żołnierz otworzył wlot kanistra, podniósł go i chlusnął benzyną na stos. W tłumie rozległ się szmer zdziwienia. Żołnierz obchodził stos wokoło, polewając go. Fire! krzyknął oficer. Żołnierz zapalił zapałkę. W tłumie rozległy się szmery. Oczy wszystkich śledziły krótki lot zapalonej zapałki. Stos w jednej sekundzie stanął w ogniu, a tłum zafalował oburzeniem. Gasimy to, zawołał ktoś. Ludzie, zabierajcie to z powrotem. Nasi tam z zimna, nie mają butów, ubrań. To nowe płaszcze, dressy, to skandal. A buty, skórzane pasy, nowe, nieużywane! Oficer angielski powiedział coś do tłumacza. Pan kapitan, oznajmił tłumacz, powiedział, że nie życzy sobie ani wam żadnej zarazy ze Związku Sowieckiego, którą moglibyście tutaj przywlec. Upokorzony tłum ucichł. Ludzie stali w milczeniu ze spuszczonymi głowami. Wojtuś miał przypłynąć na Żdanowie, ostatnim statku ewakuacyjnym. Tak mówiła depesza z Krasnowodzka. Melania obliczyła datę 30 września. Długo szukała okazji, wreszcie udało jej się namówić korespondenta z Londynu, Witolda Walkiewicza, który pojawił się w Teheranie, żeby zrobił reportaż o ewakuowanych dzieciach. Wieczorem byli już w pachlawi i chodzili wśród tłumów ludzi koczujących w namiotach na wydmach, pod skleconymi byle jak szałasami lub po prostu na matach na piasku. — Niech pani popatrzy, jaka niesamowita para! — wykrzyknął z entuzjazmem Walkiewicz. Melania spojrzała. Rzeczywiście, widok był niecodzienny. Żołnierz w mundurze brytyjskiej armii z naszywkami kaprala w wielkim australijskim kapeluszu Obejmował szlochającą kobietę ubraną w różową suknię w stylu południowym, z falbankami ze starych tiulów, niczym Scarlet O'Hara sprzeminęło z wiatrem. Obok podskakiwała chudziutka dziewczynka z mysimi ogonkami, ubrana w za dużą, kraciastą sukienkę. Walkiewicz zatrzymał się przy nich i wyciągnął notes. Melania poszła dalej. Minęła szałas, w którym spały wymęczone podróżą dzieci. Przystanęła przy jakiejś nieprawdopodobnie chudej, może szesnastoletniej dziewczynie leżącej na macie. Szeroko otwarte oczy dziewczyny nie spojrzały w jej stronę. Były obojętne. Nic nie wyrażały. Melania uklękła przy leżącej i dotknęła jej czoła. Było chłodne. Dziewczyna nie miała gorączki. Coś ci potrzeba? spytała Melania. Nie. Odparła dziewczyna głosem ani nazbyt słabym, ani silnym. Był tak obojętny jak jej wzrok. Ani cierpienia, ani prośby. Nic z tego płaczliwego błagania, które Melanie tak irytowało wcześniej jeszcze w Sowietach o chleb, o coś do ubrania. Z dziewczyny emanowała rezygnacja, jakby pogodziła się już ze śmiercią chciała jej może, choć ta jeszcze po nią się nie zgłaszała. Teraz Melania współczuła dziewczynie. Przecież przedtem, żeby przeżyć i dotrzeć aż tutaj, ona musiała zapewne puścić w ruch cały swój spryt, obrotność. Wykorzystać je nawet przeciw innym, wyprzedzić ich po kawałek tłuszczu, chleb, kaszę, bilet, buty, czapkę czy miejsce do spania. Melania też taka była. Nienawidziła się za to. Chciała o tym zapomnieć. Raz na zawsze. Nagle wśród ludzi zaczął się jakiś ruch. Jakaś kobieta biegała między matami, wołając: Ludzie, wstawajcie! Anders do nas jedzie! Anders! jak płomień od szałasu do szałasu rozeszła się wieść że za chwilę będzie przejeżdżał Anders ludzie wysypywali się z szałasów każdy kto otrzymał się jako tako na nogach biegł w stronę morza melania też wstała i ruszyła za nimi zatrzymała się przy krzewie obsypanym kwiatami zerwała jeden wróciła i położyła na macie przy twarzy dziewczyny zaraz pożałowała tego sentymentalnego odruchu Wiedziała, że to pusty gest, oznaka miłości, której przecież do niej nie czuła. Może nikt już jej nie czuł? Może na całym świecie nie było nikogo, kto pokochałby tę dziewczynę? Obok przebiegali ludzie, zsuwali się po skarpie, powiewając chusteczkami. Melania, porwana odruchowo entuzjazmem tłumu, biegła wraz z nim aż znalazła się na plaży, gdzie bardzo powoli, mokrym brzegiem tuż przy wodzie, jechał odkryty jeep, w którym stał generał Anders. Stał i salutował do Beretu. Samochód jechał coraz wolniej, wreszcie stanął tam, gdzie zebrało się najwięcej ludzi. Odcinek 24. Kochani moi! zawołał Anders, wytężając głos. Drodzy rodacy, cieszę się, że was widzę. Jutro przypływa kolejny, ostatni już statek. Trzeba rąk do pracy, do pomocy. Ktokolwiek czuje się na siłach, niech zgłosi się do komendantury portu. Wiem, że trapią was tu liczne choroby, zwłaszcza czerwonka, co jest skutkiem przebytych nieszczęść. Ale lekarze mówią, że czerwonka chwała Bogu wygasa. Wzywam Was, kto zdrów? Stawimy się, panie generale. Stawimy się, odezwały się liczne głosy. Proszę się nie martwić, panie generale. Wy też się nie martwcie, moi drodzy rodacy, odpowiadał ludziom Anders. Wkrótce stąd odjedziecie do obozów w Teheranie. Tam już nie będzie takich szałasów na piasku, tylko prawdziwy dach nad głową. Dziękujemy, panie generale. Jeep ruszył, Anders nadal w nim stał, z dłonią przy berecie, aż wreszcie zniknął w oddali, wśród ciągnącego się kilometrami wzdłuż plaży ludzkiego zbiorowiska. Ludzie zawrócili w stronę skarpy, komentując wydarzenie. Melania ruszyła wzdłuż morza w odwrotnym kierunku. Michał jechał drogą prowadzącą przez wydmy położone nad plażą. Słońce poczerwieniało i opadało powoli ku krawędzi horyzontu. Brzeg morza był już pusty, zbiorowisko zostało daleko w tyle. Zatrzymaj się na chwilę poprosił Franek. Nagląca potrzeba. Michał zahamował, Franek wyskoczył z wozu i pobiegł w kierunku najbliższych krzaków. Rudowicz, nie wysiadając z Willisa, zapatrzył się na morze. Coś leżało na piasku, tuż przy wodzie, jakby mały tobołek. Wyjął lornetkę i przyłożył do oczu. W zbliżeniu zobaczył złożone w kostkę ubranie. Podniósł lornetkę nieco wyżej i zauważył małą głowę pływaka wśród białej piany. Fale były bardzo silne. — Topi się — pomyślał. Wysiadł z samochodu i zaczął przedzierać się przez krzaki, by zejść z wydmy na plażę. Po pokonaniu krzaków jeszcze raz przyłożył lornetkę do oczu. Pływak wyłaniał się z wody. Już nie walczył z falami, widać było, że ma grunt pod nogami. Powoli, w przestrzeni ograniczonej szkłami polowej lornetki, pojawiła się cała jego postać. To była kobieta. Rozpoznał ją nie tyle oczyma, ale całą chemią organizmu pulsowaniem krwi w żyłach, łomotaniem serca. Widział ją tylko przelotnie na peronie, ale nie miał wątpliwości. To była ona. Ona żywa, piękna, naga, ukazana mu nagle w taki sposób, że nie mógł tego interpretować inaczej. To był znak. Cofnął się i schował za jednym z wydmowych krzaków. Przez jego wiotkie gałęzie obserwował wyłanianie się nagiej dziewczyny z morza. To była ona, Melania. Jeśli tak brzmiało jej imię, zagłuszone gwizdem lokomotywy, wyszła na brzeg. Naturalnym i właśnie dlatego tajemniczym ruchem sięgnęła po złożone na piasku rzeczy i zaczęła się ubierać. Przecież, przecież on już właściwie jej nie szukał. To prawda, że zgłosił się jako kierowca do kompanii transportowej, bo myślał, że w ten sposób łatwiej ją odnajdzie. No ale to było już dawno. Teraz jeździł tam, gdzie kierowały go rozkazy, nigdy nie próbując nagiąć trasy czy zlecenia do swoich wyimaginowanych potrzeb. Rozkaz wyjazdu do Pachlawi potraktował jak każdy inny. Nie spodziewał się po nim niczego szczególnego. Teraz nawet wydało mu się to dziwne, tak jakby oślepł i ogłuchł. I trzeba było powtórnego uderzenia pioruna czy gromu, żeby przebudził się z letargu. Tak, przebudził się — Czuł to fizycznie, czuł drżenie w całym ciele, w uszach mu szumiało, skronie pulsowały, a serce skoczyło do gardła i nie chciało wrócić na swoje miejsce. Hej! usłyszał za sobą wołanie Bednarczyka. Opuścił gwałtownie lornetkę, jak człowiek przyłapany na podglądaniu. No, prawdę mówiąc, był nim. Możemy już jechać! W porządku. Odkrzyknął, czy raczej chciał odkrzyknąć, ale z jego gardła wydobył się zduszony dźwięk. Odchrząknął i zawołał już swobodniej. W porządku, nie musisz się tak drzeć. Nie chciał dzielić się z Frankiem swoim przeżyciem, ani zwracać jego uwagi na dziewczynę z plaży. Wdrapał się na skarpę. Franek siedział już w Willisie. Michał zapalił silnik i ruszył, nie obejrzawszy się za siebie. Wczesnym rankiem Wojtuś obudził się i usiadł na rozciągniętej na piasku słomianej macie. Obok spały niespokojnie dzieci. Wydostał się z namiotu i ruszył przed siebie przez rzadkie sosny porastające w wydmę. Wdrapał się na jej szczyt. Była odgrodzona od plaży kolczastym drutem. Posadził pluszowego misia obok siebie na piasku i wpatrzył się w miejsce, gdzie horyzont stykał się z niebem. Dziś przyjedzie mój tatuś, poinformował go. Dawno go nie widziałeś, prawda? Nieźwiadek milczał. Słońce przypiekało. Wojtuś położył się i przytulił głowę do ciepłego piasku. Zbudziła go dopiero odległa syrena okrętowa. Na horyzoncie zakotwiczał właśnie statek pod czerwoną banderą. Wojtuś zerwał się i zaczął zbiegać z wydmy. Nogi grzęzły mu w piasku, więc przewracał się co chwilę, ale wstawał i biegł dalej. Wkrótce dotarł do bramy prowadzącej do portu i przystanął w cieniu dużego krzewu. Do bramy podjechał polowy jeep z oficerami wartownik, który stał przy szlabanie, odwrócił się w stronę dżipa. Wojtuś skwapliwie skorzystał z okazji i przekradł się za jego plecami na teren portu. Sterta worków z ryżem stanowiła dobre ukrycie. Wdrapał się na nią i śledził z pomiędzy worków, jak do nabrzeża przybijają motorówki i łodzie wypełnione żołnierzami. Perscy marynarze zrzucali z motorówek liny do kerom, którzy zakładali pętle na słupki i rzucali kładki tak samo jak to robili wczoraj, kiedy przypłynął on sam. I tak samo jak wczoraj, żołnierze schodzili po kładkach pojedynczo, gęsiego. Ich twarze przesuwały się na wysokości piramidy worków, na których leżał Wojtuś. Chłopiec wpatrywał się w twarze z natężeniem, ale żadna z nich nie była twarzą jego ojca. Słońce prażyło bezlitośnie. Stateczki krążyły, dowożąc kolejne partie przybyszów i zawracały po następnych. Na nabrzeżu, jak wczoraj, formowały się kolejne kompanie i kierowane były w stronę bramy. Chłopiec Starał się ze wszystkich sił trzymać powieki otwarte, ale na próżno opadały jak zepsute żaluzje. Wreszcie opadły na dobre i Wojtuś zasnął z głową opartą na worku z ryżem. Z odległego minaretu w miasteczku pachlawi dobiegł nagle zawodzący śpiew muezina. Chłopiec obudził się. Bolała go głowa i czuł dreszcze. Po schodzili teraz już nie żołnierze, lecz cywile, starsze osoby, kobiety, dzieci. Znoszono na noszach chorych. Jakaś kobieta wyrwała się nagle z szyku i podbiegła do wartownika, który stał przy szlabanie. Złapali się za ręce jak dzieci i nagle, jakby na komendę, uklękli na piasku i podnieśli głowy ku niebu. Inni mijali ich, ocierając łzy. Zobaczył brązowo-zielony, mieniący się jedwabny szal na i jednej z kobiet. Znał ten szal. To był szal jego mamy. Zerwał się ze stosu worków. — Mamo! — Zawołał. Nie usłyszała. Zaczął zbiegać w stronę nabrzeża. Przy skoku z ostatniego worka upadł, ale zaraz wstał. Obtarte kolano krwawiło, ale biegł dalej, wymijał ludzi. Pani w brązowo-zielonym szalu była coraz bliżej. — Mamo! — zawołał, łapiąc kobietę za rękę. Odwróciła się. — Zgubiłeś się, chłopczyku? Wojtuś milczał, potwornie rozczarowany. Próbował puścić jej rękę, ale pani trzymała go mocno, choć patrzyła życzliwie. — Kto się tobą to opiekuje? — Płynąłeś na tym statku? Nie, ja ja, ja tu czekam. To już ostatnia łódź, poinformowała kobieta. Już wszyscy zeszli ze statku, nie ma na kogo czekać. No ale skoro mnie wybrałeś, możemy iść razem. Chciał powiedzieć, że to pomyłka, że wziął ją za kogoś innego, ale nie powiedział. Ta kobieta, czy inna? Teraz już właściwie było mu wszystko jedno. Ale to nie było wszystko jedno. Zorientował się, że popełnił błąd, kiedy cała liczna grupa nowo przybyłych doszła do namiotu dezynfekcyjnego. Automatyczna procedura kąpieli i zmiany ubrania objęła też jego. Nikt nie słuchał protestów chłopca. Żołnierz obsługujący namiot kazał mu zdjąć ubranko, które dostał nie jak wczoraj. Wiedział, że wyjaśnienia na nic się nie zdadzą, był na to o wiele za mały. Potulnie przebrał się w nowe, za duże ubranie. Chciał przynajmniej odłożyć gdzieś pluszowego misia. Tak jak to zrobił poprzednio, ale było za późno. Żołnierz zgarnął z ławy jego rzeczy wraz z leżącym na wierzchu niedźwiadkiem. — Nie zabieraj, nie zabieraj go, to mój miś! — wykrzyknął Wojtuś i chciał wyrwać nieźwiadka, ale żołnierz trzymał go mocno. — Muszę go zabrać. — Nie widzisz, jakie tabuny wszy po nim chodzą? Przybliżył mu misia do twarzy i błyskawicznym ruchem znów uniósł na nieosiągalną dla chłopca wysokość. — Nie wiesz, że wszy są roznosicielami tyfusu? Chłopiec podskakiwał z wyciągniętą rączką i przeraźliwie krzyczał, przechodząc z rozpaczy na język rosyjski. Eto maju! Addawaj! Addawaj! Ale żołnierz położył nagle niedźwiadka na szczycie stosu zabranych ludziom ubrań, które niósł przechodzący obok inny żołnierz. Chłopiec popędził za dźwigającym na ręcze rzeczy i krzyczał. Gawariucy, bij, oddawaj! Nie wrzeszcz! uciszył go żołnierz. I nie musisz mówić po rosyjsku, tu sami Polacy. Paliaki dureki! wykrzyknął Wojtuś. Między namiotem dezynfekcyjnym, a rozpalonym na piasku ogromnym ogniskiem kręciło się mnóstwo ludzi. Melania przepychała się przez ten tłum. Gdzieś tu musiał być chłopiec, miał przecież przepłynąć tym transportem. Patrzcie no na nich, ktoś obok się zaśmiał. Melania odwróciła się. Po drugiej stronie płonącego stosu, drgającym od żaru powietrzu, zobaczyła idącego szybkim krokiem żołnierza z polskim orzełkiem na furażerce. Trzymał na ręce ubrań. Na wierzchu, przytrzymywany brodą żołnierza, leżał pluszowy niedziadek. Za żołnierzem biegł mały chłopiec, podskakując i usiłując dosięgnąć zabawki. — Odejdź ode mnie! — opędzał się żołnierz. Mając zajęte ręce, odsuwał chłopca nogą. — Nie mogę ci go oddać, jest zawszony! — Sam jesteś zawszony i ob twoją mać! — krzyczał chłopiec. — Ładnie to tak mówić! — perswadował łagodnie żołnierz. Melania zaczęła się przepychać przez tłum wpatrzony niemowogień. Wojtuś złapał wreszcie misia, ale żołnierzowi udało się uchwycić go ręką. Teraz trzymał zabawkę mocno, zbliżając się do rozpalonego już na dobre stosu. Przepraszam, ludzie, przepuśćcie mnie! błagała Melania. Chłopczyk nie poddawał się, usiłując zaciekle wyszarpnąć misia. Kto jest z tym chłopcem? krzyknął żołnierz. Odsuńcie go ode mnie. Nie do ognia! krzyknął rozpasliwie Wojtuś. Nie do ognia! Ale żołnierz cisnął z rozmachem na ręcze rzeczy wraz z piuszowym misiem w sam środek parniska. Melania dobiegła do nich, ale było za późno. Ogień w mgnieniu oka pochłonął zabawkę. Wojtuś przestał krzyczeć i znieruchomiał, wpatrując się jak zahipnotyzowany w płonący stos. Melania uklękła i objęła go. Jego chude ciałko w zbyt dużym ubranku dygotało jak w febrze. Melania miała wrażenie, że jej nie poznaje. Wieczorem na plaży tłumy Polaków wyległy jak co wieczór przed namioty i sklecone z bambusowych mat szałasy. Jak co wieczór zabrzmiała błagalna pieśń, niczym modlitwa przed snem. O panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń, wołamy z cudzych stron do ciebie o polski chleb, o polską broń. Melania mijała śpiewających, niosąc zawiniętego w kot Wojtusia. Weszła do namiotu szpitalnego. Lekarz hindus wziął na ręce nieprzydomnego chłopca, Położył na macie na piasku i przykucnął nad nim, przypatrując mu się badawczo. Z drugiej strony przykucnęła pielęgniarka w białym fartuchu. Still doing the same rzekł z naganą nito do pielęgniarki, nito do Melani. Błagam ich, proszę nie jedzcie wszystkiego naraz: jogurt i winogrona, odżywicie się tylko powoli. Trzeba przyzwyczajać żołądki. Czy przyjechaliście z tak daleka, żeby tu umrzeć? Melania nie odpowiedziała, patrząc z przerażeniem na leżące pod prześcieradłami, przeraźliwie wychudzone sylwetki chorych. — Co mu jest? — spytała wreszcie. — Tyfus — rzekł lekarz. — Stan dosyć ciężki, ma bardzo wyczerpany organizm. Wojtuś zaczął coś niezrozumiale mówić, a nawet wykrzykiwać. Lekarz i Melania wsłuchiwali się w jego słowa, które brzmiały. Raz, dwa, wzięli, podpadniali. — What did he say? — zainteresował się lekarz. — Raz, dwa, drużna, robotat, nużna — skanował chłopczyk. — Majaczy — westchnęła Melania. — To po rosyjsku. — Takie zawołanie robotników w kołchodzie przy pracy. — Pracował w kołchodzie? — zdziwił się lekarz. — Nie wiem. Może jakoś pomagał. — Trzeba przewieźć pani dziecko do szpitala amerykańskiego. Tam są najlepsze warunki. — To nie jest moje dziecko — sprostowała Melania. Oh — O, jest! — lekarz zasępił się. — Doesn't matter. Przewieziemy go do szpitala, a potem, jeśli wyzdrowieje... — Kiedy wyzdrowieje? — poprawił się. — Do Meshedu. Tam jest sierociniec dla polskich dzieci. — Mamusiu, ja nie chcę! — krzyknął znów Wojtuś. — Nie wyrzucaj, mamusi, nie do śniegu, nie do śniegu! Wszystko mu się miesza, ale to ma sens. Melania chciała przekazać lekarzowi stan Wojtusia w lepszym świetle, jak gdyby to miało jakieś znaczenie. Jego matka umarła w pociągu, był mróz. Nie można było wtedy grzebać ciał, pan rozumie. Pociąg jechał dalej. Odcinek dwudziesty piąty Proszę się uspokoić. Lekarz patrzył na nią z troską, jakby ona też wymagała opieki. Jeszcze dziś ewakuujemy część chorych. Odwieziemy małego do szpitala pod Teheranem. Lekarze angielscy, ale pielęgniarki polskie. Może pani pojedzie z nami? Nie znam się na opiece nad chorymi. Przyda się każda pomoc. Ja ja nie mogę. Przyjechaliśmy tu z Teheranu razem z korespondentem z Londynu, panem Walkiewiczem, zrobić reportaż o Pachlawi do orła białego polskiego pisma. Muszę tu zostać, przygotować materiał. Rozumiem. Przyjadę, jak tylko będę mogła. Walkiewicz czekał przed namiotem szpitalnym. Szukałem pani. Gdzie pani się podziewa? Przecież obiecała mi pani pomóc. Znalazłam chłopca, o którym panu mówiłam. Jest chory. Zabierają go do szpitala. Chyba powinnam z nim jechać. Wcale nie. Walkiewicz wziął ją pod rękę i zaczął przekonywać. Jest pod opieką lekarzy, natomiast pani... Pani jest przy wojsku, a tu każdy musi robić swoje. Lekarze leczyć, kierowce jeździć, ja muszę pisać reportaże, a pani pracować w biurze prasowym. Jak zabraknie dyscypliny, wszystko się rozleci. A jeżeli on umrze? Nie będzie przy nim nikogo bliskiego. Nie umrze. Małe dzieci są odporne. Sam mam dwójkę. Poza tym nie wiem, czy on uważa panią za kogoś bliskiego. Mówiła pani, że w Buzułku uciekł. Nie uciekł, tylko się zgubił. Odwiedzimy go, obiecał Walkiewicz. Pojadę z panią do Teheranu. Antek Kalina spacerował nad brzegiem morza. Ogniska już zagaszono, na piasku widniał tylko czarny krąg popiołu. W blasku księżyca coś nagle błysnęło wśród czerni. Antek podszedł bliżej. Zaczął grzebać patykiem wśród popiołów. Zaczepił wreszcie o coś i wyciągnął z kręgu osmalony, zawiły przedmiot. To była trąbka Jasia Gurala. Michał Ludowicz jechał dożem przez pustynię w kierunku Teheranu. Z daleka widać było pola naftowe. Biły z nich pióropusze wiecznie palącego się gazu ziemnego. Minął karawanę objuczonych arbuzami wielbłądów i przyspieszył. Pędzący samochód spłoszył siedzącego przy drodze sępa, który odleciał z łopotem skrzydeł. Pędź latawcze białonogi, skały z drogi, sępy z drogi, wyrecytował Michał. Jedynym jego słuchaczem był mały niedźwiadek zwinięty w kłębek na siedzeniu obok. Usiadł i spojrzał na niego czarnymi ślepkami. To Farys, poinformował go Michał. Mickiewicz. Nie znasz polskiej poezji, ale będę ci czasem recytował. Wydajesz się lepszym słuchaczem od moich kumpli z wojska. Budynek na przedmieściu Teheranu przypominał Kościół Gotycki, choć był wybudowany przez Niemców z przeznaczeniem na fabrykę. Teraz, w wyższej hali budynku, mieścił się szpital na 120 łóżek, w niższej zaś stacja tranzytowa ludzi i sprzętu wiodąca przez Irak do Palestyny. Jedna ze szpitalnych sal. Wypełniona była łóżkami, na których leżały wynędzniałe dzieci. Niektóre przypominały wyglądem szkielety. Ich ostrzyżone do skóry główki leżały bezwładnie na poduszkach. Niektóre były całkiem malutkie. Przy łóżku Wojtusia stał brytyjski lekarz dr Davis i Melania, stowarzyszącym jej Walkiewiczem. Wojtuś leżał z zamkniętymi oczyma. Jego buzia miała wyraz ułęczenia. — Raz jest lepiej, raz gorzej — powiedział dr Davis — Melania patrzyła na chłopca, jakby teraz dopiero zobaczyła go po raz pierwszy. Jej oczy były pełne łez. Nastąpiło przesilenie, gorączka spadła, dodał lekarz. Ale jest jeszcze bardzo słaby. Dużo przeżył, szepnęła Melania. Śmierć matki? Wydawało mi się, że przyjął to obojętnie. Ale on chyba po prostu nie przyjął wtedy tego do wiadomości. A ojciec? spytał lekarz. Nie wiadomo. Przepadł gdzieś na wojnie. Hmm, słyszę to od tych pacjentów bez przerwy, doktor Davis pokiwał głową. Przepadł na wojnie, umarła z głodu, nie wrócił z więzienia, umarła na tyfus, wyliczał. Walkiewicz przysiadł na jednym z łóżek i zapisywał słowa lekarza w notesie. Jedną z matek rozszarpały psy, kiedy chciała ukraść dla dzieci trochę żywności z sowieckiego magazynu. Czy państwo możecie w to uwierzyć? Ja mogę odparła słuchomelania Walkiewicz zamknął notec i milczał patrząc na ciche i nieruchome ciałka dzieci rysujące się pod białymi prześcieradłami A ja a ja nie przyznał jak gdyby ze zdziwieniem lekarz Ja ja nie mogę Tylko że te dzieci tu są przecież nie wzięły się znikąd Czy on będzie żył To zależy Organizm jest bardzo wyczerpany, poza tym nie ma w nim woli życia. Potrzebny jest jakiś impuls, który by ją obudził. Można z nim porozmawiać? Tak, ale nie za długo. Melania podeszła bliżej łóżka Wojtusia i wzięła go za rączkę leżącą bezwładnie na kołdrze. Chłopiec otworzył oczy. No, no jak tam mały? Lepiej się czujesz? Melania starała się nadać swojemu głosowi raźny ton, choć czuła, że wypada to sztucznie. Wojtuś leżał bez ruchu i patrzył na nią poważnie, dorosłym spojrzeniem. To dobrze, odezwała się tym samym sztucznym tonem Melania, jak gdyby uzyskała potwierdzenie. Tylko musisz jeść, żeby wrócić do sił. Przyniosłam pomarańcze i banany. Zapytam lekarza, czy już możesz je jeść. Pamiętasz? Jak bardzo chciało nam się jeść? Teraz przyniosę ci wszystko, na co tylko będziesz miał ochotę. Ale ja. Wojtuś przerwał i patrzył na nią z lękiem. No co? Ja straciłem rozum, powiedział z wysiłkiem chłopczyk. A no, mówisz, bzdury. Nie straciłeś rozumku. Wiem, chodzi o Misia. Melania mówiła nerwowo, jak gdyby uspokajała samą siebie. To moja wina, nie twoja, rozumiesz? Szukałam cię, ale znalazłam za późno. Zresztą to nieważne, to już minęło. Posłuchaj mnie, to była tylko zabawka. Stara, zniszczona. Patrz, przywieźliśmy ci nowego misia. Pan Witold zabrał mnie do sklepu, wybraliśmy go razem. Zobacz, jaki śliczny. Melanie odwróciła się w stronę Walkiewicza, który podał jej wyciągniętego z torby nowego pluszowego misia. Pogłaskała go, przytuliła i podała chłopcu. Wojtuś wyciągnął wychudłą rączkę, chwycił niedźwiadka i ze wszystkich swoich sił, czyli bardzo słabo, odrzucił go od siebie. Zabawka upadła na podłogę obok łóżka. Balkiewicz podniósł ją i popatrzył znaganą na chłopca. To bardzo nieładnie. Wojtuś zamknął oczy, jak, jak gdyby chciał dać do zrozumienia, że się żegna i żeby zostawiono go w spokoju. Proszę nie mieć do niego pretensji szepnęła Melania. Tamten miś był pamiątką po ojcu, maskotką w wojnie bolszewickiej. Jego przygody podobno opisano w jakiejś książeczce dla dzieci. — Bolszewickiej? W dwudziestym roku? — zapytał Walkiewicz. — O, w takim razie nic dziwnego, że zalęgło się w nim tyle wszy. — Ja też. Byłam zawszona, kiedy dojechałam do Buzułuku. Ostrzejszym tonem zauważyła Melania — Zdarzali się tacy, którzy nie mieli wszy. Wie pan dlaczego? Byli martwi. Wszy uciekały od trupów. Po tym poznawaliśmy, że nie żyją. Nie notuje pan? Spojrzała na Walkiewicza. Miał wzrok wbity w podłogę. Docz podjechał pod szpital. Michał wysiadł i podniósł Plandekę. Natychmiast pojawiły się osoby z personelu i zaczęły rozładowywać samochód, wynosić kartony z żywnością i lekami. Michał też podniósł piramidę kartonów i ruszył ku drzwiom. Drzwi otworzyły się i na progu pojawiła się Melania. Michał znieruchomiał za swoją barykadą z kartonów. Kątem oka zdołał zauważyć, jak Melania w towarzystwie wysokiego, masywnie zbudowanego mężczyzny podchodzi do zaparkowanego przed szpitalem Willysa. Siedli i Willys ruszył. — Może pomóc? — Zapytał lekarz, który odprowadzał parę do drzwi i zauważył osłupienie Rudowicza. Nie, to znaczy tak. Zna pan może tę panią, tych, tych, tych państwa, którzy przed chwilą odjechali? To korespondent prasowy, powiedział lekarz. Z Londynu. A ona? Przyjechała z Rosji. Też ma coś wspólnego z prasą czy propagandą. Byli z wizytą u chłopca, który jest naszym pacjentem. Mógłbym porozmawiać z tym chłopcem? To pana krewny? Nie, ale. No, nieważne. Może akurat ta rozmowa spowoduje jakąś poprawę. Kto wie? Leży na sali numer sześć. Zaprowadzę pana. Łóżko Wojtusia stało pod oknem. To ten chłopiec, rzekł doktor Davis. Jest u nas od tygodnia. Zostawię teraz pana. Chwileczkę, chwileczkę. Proszę mi jeszcze powiedzieć. Ta pani, która tu była, to jego matka? Wojtuś otworzył nagle oczy i odezwał się przytomnie chociaż bardzo sucho moja mama umarła wyrzucili ją z pociągu na śnieg o znów majaczy zmartwił się lekarz nie nie rudowicz przysiadł na łóżku chłopca moja mama też nie żyje jestem starszy od siebie ale też strasznie mi jej brak podobno pochowana jest gdzieś w stepie nie wiem czy kiedyś pomodlę się na jej grobie ale grób nie jest taki ważny wiem gdzie ona jest naprawdę ty też to wiesz prawda po buzi chłopca spłynęła łza. — Mój miś też tam jest? — Miś? Rudowicz nie zrozumiał. — Miał wszy i wrzucili go do ognia. Tata mi go dał. Jeszcze w Polsce, kiedy byłem mały. Zabawka, pluszowy niedźwiadek. No, ale nie taki jak inny. Niezwykły. Tatuś mi powiedział, że on był bohaterski, że walczył z wrogami. Mnie, miał mnie pilnować. — Czekaj! — no to poczekaj chwilkę. Zaraz ci coś pokażę. Michał wybiegł niemal z sali. Z impetem zbiegł po schodach, wypadł na podjazd, otworzył drzwiczki dodża i ściągnął z siedzenia zaspanego niedźwiadka. Chodź, piochu. Masz bardzo ważne zadanie do spełnienia. Pokładam w tobie nadzieję, pamiętaj. Chłopczyk leżał bez ruchu, oczy miał znów zamknięte. Rudowicz ostrożnie postawił niedźwiadka na kołdrze. Już możesz otworzyć? polecił, jakby sam prosił go o czekanie z zamkniętymi powiekami. Co to? w spojrzeniu małego błysnęło zaciekawienie. No jak to co? Miś? Żywy? Pewnie że tak. Dotknij. Wojtuś nieśmiało pogłaskał nieźwiadka, który w rewanżu podbiegł bliżej i polizał go po buzi. <laughs> Widzisz? powiedział Michał triumfalnie. Teraz będziesz miał żywego misia. Mo — Może być mój? — z niedowierzaniem zapytał chłopiec. — No jasne, że tak. Jest twój. Chłopczyk usiadł na łóżku, jakby wstąpiły w niego nowe siły. Inne dzieci też się ożywiły, powychylały się ze swoich łóżek. M — Mój? Naprawdę? — We wzroku małego niedowierzanie zaczęło ustępować szalonej radości. T — To jest mój miś! Mam prawdziwego misia! — Wykrzyczał w stronę małych współpacjentów. — On też jest dzielny! Michał wystawił rozczapieżoną dłoń naprzeciw pyszczkanie dziadka. — Zobacz! Miś stanął natychmiast na tylnych łapach, przybrał postawę bokserską i zaczął przed nimi łapami boksować rękę Rudowicza. Było to tak zabawne, że na twarzach nawet najciężej chorych dzieci pojawiły się uśmiechy. Wojtuś też wystawił chudą piąstkę, w którą miś uderzył swoją puszystą łapką. Ja, ja, jak on ma na imię? Na imię? Puszek! Kłębuszek! No właściwie to on jeszcze nie ma imienia. A ty jak masz na imię? Wojtuś! Wojtuś Kamiński! Ja jestem Michał. A temu niedźwiedziowi na twoją cześć damy na imię Wojtek. Ale pamiętaj, jest twój! I będziecie czasem odwiedzać, ale nie może być z tobą na stałe. No wiesz o tym, prawda? On no dlaczego? No niedźwiedzie nie mogą przebywać w szpitalnych salach. Ale ja wyjdę, ja wyjdę ze szpitala. Zapewnił chłopiec. Wiem. Tylko, że on teraz jest jeszcze mały. No ale będzie dużym niedźwiedziem. Musi być z żołnierzami. Gdzie? Tam, gdzie ja. Jest przydzielony do kompanii transportowej. Nasz dowódca pozwolił mu z nami mieszkać. Śpi w miednicy, w naszym namiocie. Mamy jeszcze inne zwierzęta. Jaszczurkę, żółwia, psa. No, zresztą zobaczysz. W drzwiach sali stanęła pielęgniarka. Michał pospiesznie chwycił niedźwiadka i zasalutował chłopcu. — Pamiętaj! Trzymamy sztamę! — Już nas nie ma, siostro! Już nas nie ma! — rzucił w kierunku osłupiałej na widok niedźwiadka pielęgniarki. — Wojtek! Pomachaj Wojtkowi! — Innym dzieciom też. Dzieci śmiały się. Tak to zaskoczyło pielęgniarkę, że nie zauważyła niedźwiadka. Michał wycofał się i zniknął. Obóz uchodźstwa polskiego pod Teheranem mieścił się w niedokończonej fabryce samolotów, którą na zamówienie starego szacha stawiali Niemcy. W ogromnych halach, w których miało montować części do Messerschmittów, mieszkały teraz setki kobiet, dzieci i starszych ludzi. Było to dziwne zbiorowisko etniczne, mieszanina Poleszuków, wołyniaków, Żydów, Białorusinów i Ukraińców poprzebieranych w amerykańskie paczkowe stroje. Królowały tużurki, hawajskie koszule, kowbojskie kapelusze, a nawet karnawałowe kostiumy. Odcinek 26 Na widok Zosi Sarejko pani Galicowa rozpromieniła się. Jaki ładny mundur! Pomocnicza służba kobiet, tak? Co pani tu robi w naszym cywilnym świadku? Odwiedziłam dzieci i naszego kierownika z sierocińca w Kurganie. Teraz prowadzi tu szkołę. Przyniosłam trochę słodyczy. Powiedział, żebym zostawiła je u pani, bo akurat była lekcja. O, a skąd takie smakołyki? Galicowa spojrzała z podziwem na paczkę. Z wojskowej kantyny Nafi. Na Ale to jedyny plus, powiedziała Zosia. — Wzięłam przepustkę, żeby trochę spojrzeć na wasz świat cywilny. W obozie ochotniczek wszystko robi się na gwizdek. Wstaje, myje, ubiera, je, czesze, ścieli i idzie spać. Mam już tego dosyć. — Trzymaj się, wojska, dziewczyno — poradziła Galicowa. — Przynajmniej porządnie wyglądasz. Fręcz, półbuciki, bielizna, a my jak w cyrku. Pan Wąsowicz sam o sobie mówi, że jest międzynarodówką. Tak jest, łaskawa pani. Mężczyzna w średnim wieku wstał od stolika z warcabami, skłonił się i zademonstrował. Marynarka angielska, spodnie sowieckie, buty perskie, krawat przedwojenny francuski i czapka uzbecka. Tu wyjął z kieszeni białą tjubetejkę. Ale przynajmniej fraka na onuce nie przerobiłem. Bo nogi w tajdze odmroziłem i muszę mieć ciepło. Nabór muszył się drugi gracz w warcaby, starszy wąsaty pan. — A pani Galicowa odpruwa falbanki od sukni i zasłonki do okien z nich szyje. Wszyscy tu prują garderobę, niech pani patrzy. Plotka poszła, że ktoś znalazł w podszewce zaszyty zwitek dolarów i prują na potęgę. — No bo jak żyć za dziesięć funtów na miesiąc? Tyle dają na osobę — poskarżyła się Galicowa. — Na angielskim garnuszku tu jesteśmy. — Akurat! — — Na garnuszku! — podważył jej tezę wąsaty. — Wszystkie te garnuszki są ściśle odliczane od skarbu polskiego złota, co je do Anglii przewieźli, jak wybuchła wojna. Zosia zorientowała się, że pobyt w cywilnym obozie sprzyjał kłótniom i zatargom o byle co. Chciała zmienić temat. — Nie wie pani, co słychać u tego chłopca, z którym płynęłam statkiem? — Pamięta go pani. — Wojtuś? — Jest w szpitalu, ale podobno już z nim lepiej. Dzieci do wyjazdu się szykują, część już pojechała. Do Indii, podobno jakiś maharadża zaprasza. Może pojadę z nimi jako opiekunka? No ja też muszę się na coś zdecydować. Nie mogę być ochotniczką bez przydziału. A co jest do wyboru? No mogę być sanitariuszką, świetliczanką, kantyniarką, wyliczała Zosia. O, kantyniarka. To byłby dobry wybór, powiedziała nie bezinteresownie Galicowa. Wąsaty spojrzał na nią pogardliwie. — Ale chyba jednak zostanę drajwerką — postanowiła Zosia. — A to co takiego? — No... kierowcą. Przecież mam prawo jazdy. Będę prowadzić ciężarówki. — No bój się Boga! — wykrzyknęła Galicowa. — Ty? Taka malutka? Ciężarówki? Był już październik. Jednostka Antka Kaliny, kompania zaopatrzenia artyleryjskiego... Znajdowała się już w Iraku. Antek otrzymał zlecenie zabrania z obozu przejściowego w Teheranie grupy dziewcząt z pomocniczej służby kobiet, zwanych przez żołnierzy pestkami. Zapisały się na kursy samochodowe i miał je zawieźć do obozu w Kermanszach. Patrzył zmieszanymi uczuciami na grupkę dziewcząt zbliżających się do samochodu. Jak zwykle chichotały i coś mówiły w podnieceniu, pewnie dzieliły się jakimiś ploteczkami. Wojskowe kursy samochodowe dla dziewcząt, pomyślał. No tego już za wiele. Postanowił trzymać się na dystans, choć czekała ich niestety długa wspólna podróż. Zosia podeszła do szoferki wojskowej półtonowej ciężarówki, stojącej przed szlabanem w bazie samochodowej. Antek Kalina osłupiał. Poznał ją od razu, mimo że miała na sobie tropikalne, popelinowe umundurowania, na głowie duży kapelusz. To była dziewczyna ze zdjęcia w legitymacji która wraz z resztą zawartości harcerskiej torby spadła na jego kolana w szalupie mołotowa. To pan ma nas zabrać do Iraku? odezwała się Zosia, podchodząc do szoferki. Krwisty rumieniec wykwitł mu na policzkach. Tak! wykrztusił Antek. Czy mogłabym usiąść koło pana? spytała Zosia. Mam podobno kiedyś prowadzić takiego dodża, więc, no, chciałabym go poznać. Na razie w teorii oczywiście. Przedtem siedziałam zawsze w tyle. Dobrze, zgodził się. Wysiadł i pomógł pozostałym dziewczętom wejść pod plandekę i ulokować się na siedzeniach w środku doża Ruszyli. Spojrzał z ukosa na Zosie. Była wzruszająco malutka i krucha, jak mała dziewczynka. Jej stopy ledwo sięgały podłogi wozu. Pani chce prowadzić dodża? — A ile ma pani wzrostu? Metr pięćdziesiąt osiem. Przecież pani nie sięgnie do pedałów jakoś sobie poradzę w głosie Zosi zabrzmiała uraza stanowczo nie umiał rozmawiać z dziewczętami przedmieścia Teheranu skończyły się i jechali teraz przez pustynię przyspieszył jak panu na imię Zosia nie żywiła nigdy zbyt długo urazy Antoni, antek a pani Zosia antek ugryzł się w język a skąd pan wie naprawdę no, tak mam na imię czy powiedzieć jej teraz o torbie nie nie, nie miał śmiałości. Może później, jak się lepiej poznają. Czeka ich na szczęście długa wspólna podróż. Słyszałem, jak koleżanki do pani mówiły. Nie jedziemy za szybko? Zapytała Zosia, spoglądając na wskazówkę prędkościomierza. Na pustyni nie ma niebezpieczeństwa, rzekł Antek. Płasko i szeroko, co innego w górach. O, tam jest dopiero zabawa. A w górach też jeździ pan tak szybko? Hmm, trochę wolniej. Tylko Persowie umieją tam jeździć szybko. Podobno przedtem zażywają opium. No i tego będę się bała. Nawet jak skończę ten kurs, powiedziała Zosia, będę się bała, że taki Pers po opium wyskoczy nam z naprzeciwka. Mijali rozciągnięte u stóp gór obozy angielskie i hinduskie. Oddział maszerujących przy drodze żołnierzy śpiewał. It's a long way to Tipperary. Co za ulga. Odezwała się znowu Zosia. Wczoraj koło obozu cywilnego w Teheranie usłyszałam żołnierzy śpiewających Z nami Stalin radnoj, on żelaznoj, rukoj i tak dalej. Wyobraża pan sobie, jak się wystraszyłam? Pomyślałam, że to wszystko oszustwo, że wracamy do Rosji. Tam stacjonuje garnizon Armii Czerwonej, wyjaśnił Antek. Stary szach Reza, ojciec obecnego, spiskował z Niemcami i trzymał ich stronę. A przecież Iran to nafta i główne szlaki, którymi można słać zaopatrzenie i broń do Rosji. No więc rok temu wkroczyły wojska rosyjskie i angielskie, żeby usunąć go z tronu. Podzielono kraj na dwie strefy. Anglicy siedzą na południu, a na północy Rosjanie. Jeszcze nigdy nie wygłosił tak długiej przemowy, więc znowu zrobił się czerwony. Obawiał się, że ta malutka, śliczna panienka weźmie go za straszliwego przewążarca. Ale ona zapytała z uśmiechem: Ale teraz jesteśmy już na południu? — Teraz tak, odparł i znowu zamilkł. Ciągle myślał nad tym, jak jej powiedzieć, że ma jej torbę, że przechowuje ją starannie, że często przegląda zawartość, wpatruje się w zdjęcie, a nawet modli się z jej książeczki do nabożeństwa. Nie wiedział, czy to dobrze, czy źle, i jak ona może to przyjąć. Nie znał się na dziewczętach. Można zrobić takie klocki, takie klocki przyczepiane do butów, zaproponował nagle. Klocki? zdziwiła się Zosia. No, tak, mogę zrobić. Nie będzie pani miała żadnych problemów z dosięgnięciem. Poradzę sobie, powtórzyła Zosia. A. A umie pani naprawić silnik? To takie coś, co jest pod tą blachą, tak? Spojrzał na nią niepewnie i zobaczył w jej oczach lekką ironię, speszył się. Bo gdyby pani nie umiała, mógłbym nauczyć. Ja przecież właśnie jadę na kurs. A co na to pani rodzina, że chce pani zostać szoferem? Nie mam tu rodziny. To znaczy, nie wiem. Szukam mamy od czasu, kiedy się zgubiłyśmy jeszcze w Troicku. W Troicku? Antek zwolnił i spojrzał na nią. Patrzyła przed siebie na szosę, ledwo widoczną w zakurzonej szybie samochodu. Ja też byłem w Troicku. I co było dalej? Teraz ona spojrzała na niego ze zdziwieniem. No, przesiadłyśmy się tam do pociągu na czkałów z mamą. Kiedy to było? W grudniu. Ale którego grudnia? Teraz ona spojrzała na chłopca. Nie pamiętam dobrze, chyba piętnastego. To musieliśmy jechać tym samym pociągiem. Naprawdę? <grych> Więc pamięta pan pewnie, że przed czkałowem pociąg stanął w polu w zaspach. Zosia znowu utkwiła wzrok w szybie. Teraz mówiła cicho i powoli, robiąc długie przerwy, jakby słowa z trudem przedzierały się przez jej gardło. Była noc. Z daleka widziałyśmy światełka w oknach domów. Maszynista zapewnił, że czekamy na nową lokomotywę, że to potrwa. Więc duża grupa ludzi ruszyła w kierunku tej wioski, żeby zdobyć coś do jedzenia. W tej grupie była moja mama. Uszli może kilometr od pociągu i jeszcze było ich widać z daleka, jak brną w śniegu, ciągnął Antek. I wtedy pociąg ruszył. A oni zostali. Tak. Nigdy więcej nie odnalazłam mojej mamy. A ja mojego braciszka miał trzynaście lat. W milczeniu jechali przez pustawy pożółkły pejzaż, ozdobiony kwitnącymi migdałowcami i drzewami pomarańczowymi. Mijali karawany obliczonych arbuzami wielobłądów, kolumny żołnierzy angielskich, którzy pozdrawiali ich znakiem V i rozbite na pustyni obozy, przed którymi żołnierze ubrani w białe turbany klęczeli na dywanach i modlili się twarzami zwróceni na wschód. A więc będzie pani stacjonować w obozie w Kiermanszach! Odezwał się wreszcie Antek. — Nie, pani. Po prostu. Zosia. — Nie powie — i teraz o torbie pomyślał. To by było za dużo. Za dużo wspólnego. Za, za, za dużo zaczynało ich łączyć. Mogłaby pomyśleć, że ją prześladuje. Musi zostawić sobie pretekst do następnego spotkania, bo przecież, no, musi się z nią spotkać. Powinni razem prowadzić poszukiwania jej mamy i jego brata. — W kiermanszach — potwierdziła Zosia. A ty? — Moja jednostka jest w Iraku, pod Kirkukiem. To nie jest daleko. Zosia uśmiechnęła się. Gdzie nas zaniosło? powiedziała. Na pustynnym pograniczu iracko-irańskim, niedaleko miejscowości Kizil-Ribat, rozpościerało się miasteczko obozowe. Miało wytyczone ulice, a na środku znajdował się plac z kasynem oficerskim. Wzdłuż ulic rozstawione były wojskowe namioty. W jednym z nich kapitan Bończa uczył adeptów sztuki prowadzenia samochodu. Zaczniemy od rozpoznawania znaków drogowych. Jaki to kolor? kapitan wskazał pałeczką znak zakazu wymalowany na rozwieszonej planszy. Kraśny! wyrwał się jeden z szeregowych. Czerwony, idioto, czerwony! A to? Chabrowy? Trochę już niepewnie rzekł kursant. Chabrowy, ty wiejski czwoku! Chabrowy! Bońca rzucił pałeczką. — No nie, ja nie wytrzymam. Nie wiem, czy mam powyrywać sobie włosy z głowy, czy wam nogi z dupy. W położonym tuż obok namiocie szkoleniowym wykład prowadził pułkownik Zalewski. Tu poziom był znacznie wyższy. Żołnierze pilnie notowali słowa pułkownika. — Nowoczesna służba zaopatrzenia i transportu to uosobienie nowoczesnej szybkości, manewru... — Ruchu! — ekscytował się pułkownik. — Do lamusa starych rupieci należy wyrzucić pojęcie linii. Nie ma linii stałej, podobnej do sławnych pozycji z pierwszej wojny. Wojna totalna to ruch. — Śledzicie posuwanie się ósmej armii generała Montgomery'ego i Aleksandra? — Dziwicie się jej szybkim manewrom? Otóż musicie wiedzieć, że angielska transportówka rekrutuje się z najzdolniejszych i najinteligentniejszych dowódców i żołnierzy. Dlatego odnosi w tej ofensywie niebywały sukces. W namiocie sanitarnym trwała pogadanka medyczna. Żołnierze siedzieli przed prelegentem, oficerem służb medycznych w stopniu podporucznika, śledząc w skupieniu jego zmagania się z tematem. Walka z komarem malarycznym to poważna sprawa. Podporucznik cedził słowa, jakby był co najmniej pasterem. Tę walkę prowadzimy tu lekko się zachwiał według wskazówek specjalistów brytyjskich. Czy ktoś z Was chorował na malarię? Uniósł się las rąk otóż to to grupa pierwsza. Lekarz wyjął z kieszeni piersiówkę i wypił duży łyk. — Dobrze, drugie tyle, znaczy się pozostali. Zademonstrował ponownie piersiówkę, podnosząc ją, po czym wypił następny łyk. — To, że tak powiem, grupa druga. A kto z was, kochani żołnierze? Rozczulił się nagle. — Nie chorował na malarię? — Nasz lekarz uszczuplił chyba poważnie zapas spirytusu do celów medycznych. Szeptem zauważył Bednarczyk i podniósł rękę wraz z kilkunastoma innymi osobami. Odcinek 27. Więc wy, oznajmił z patosem podporucznik, wy prawdopodobnie zachorujecie. Ale możecie się przed tym uchronić. Jak? To bardzo proste. Trzeba używać moskitier, a po zachodzie słońca nosić opuszczone spodnie. Słuchacze ryknęli śmiechem. Chciałem powiedzieć o opuszczone rękawy koszul i długie spodnie skorygował niezrażony lekarz. Proszę o ciszę spokój. A teraz słuchajcie: Są trzy rodzaje malarii. Pierwszy znów przechylił piersiówkę do ust. Następnie drugi wypił kolejny łyk i trzeci przechylił butelkę do ust, ale była już pusta. Trzeciego trzeciego nie ma. Jak nie będzie to nie będę mówił. Zresztą jest dwunasta, koniec zajęć, przerwa na tropikę. Lekarz odwrócił się, trochę go zniosło na bok, ale udało mu się wyjść z namiotu, zostawiwszy skonsternowanych żołnierzy. W namiocie kierowców trwała siesta. Franek Bednarczyk, Miron Stefaniak, Wel Stepaniuk i Michał Rudowicz grali w tysiąca na zestawionych skrzynkach po konserwach. Zasłona wejściowa uchyliła się i do środka nieśmiało wsunął się nieco przygarbiony mężczyzna w okularach z wydatnym nosem. Przepraszam, czy to namiot kierowców? Sto powiedział Franek kładąc kartę na stole. Kierowców, a o co chodzi? Przydzielono mnie tutaj. E, pana zdziwił się Miron. Ja pana skądś znam. Jak się gra, to się nie czyta. rzekł z naganą bednarczyk i zabrał z kolor Michała książkę. Graj! Pasuje. Odchylił się na skrzyni Michał. Kupuj, rzekł Franek. Sto z sekwensem kierowym. A, a, wiem, przypomniał sobie Miron. Pan w buzułku występował, y, szopkę pan robił i kawały opowiadał. Byliśmy na pana występie całą kompanią, jeszcze stoczko je. Poważnie? Pisarza tu mamy? Ucieszył się Franek. No niech pan tak nie stoi, niech pan siada. Wskazał składane polowe łóżko ze zwisającą moskitierą. Było to jedyne łóżko polowe w namiocie, reszta mieszkańców spała na matach na ziemi. Należy do kaprala Stasika, ale niech się pan nie przejmuje. A jak pan tu do nas trafił? Dzięki Andresowi. Wyprosił mnie Łóżukowa, bo, bo sowieci nie chcieli mnie puścić do wojska. Hmm, ze mną było tak samo, ale dane sobie zmieniłem i załatwione, rzekł Miron. Teraz jestem niby Mirosław, ale wolę Miron. Ja mam na imię Józek. Józef Landau. Franciszek Bednarczyk. Michał Rudowicz. — A czemu przy Andersie pan nie został? — zaciekawił się Miron. — Przy sztabie. Tam lepiej chyba, a nie tu u nas gratami jeździć. Mm, — Nie chciałem. W Sowietach w porównaniu z innymi miałem lepiej. To teraz mogę mieć tak samo jak inni. Wszyscy w zdumieniu wpatrzyli się w landała niczym w jakieś egzotyczne zwierzę. — A co pan robił w Sowietach? zapytał ostrożnie Franek. Występowałem w zespole Żelaznodrożny jazz. Pociągami jeździliśmy i dawaliśmy przedstawienia. Hmm, niezła fucha. W Rosji przestrzenie wielkie, można koleją się najeździć, przyznał Franek. No więc. Dlatego chciałem iść na linię, ale do piechoty nie bardzo się nadaje. A prawo jazdy mam i samochody lubię. A to pan kapral Roman Stasik. Franek przedstawił sfasonem kaprala, który właśnie wszedł do namiotu. Najstarszy rangą mieszkaniec naszego namiotu. I właściciel łóżka, zauważył cierpko Stasik. Bez pozwolenia ja pozwoliłem, powiedział Franek. Moskitiera jest moja, w karty ją wygrałem. Sieć, rzucił w kierunku podnoszącego się landała. Starszy szeregowiec Józef Landau, zameldował się nowo przybyły. Mam skierowanie. I zaraz z powrotem ją przegrasz, te moskitiery. Zignorował go kapral i zwrócił się do Franka. Wiesz czemu grasz? Z głupoty. Z kart nie ma żadnego pożytku. Jak przegrasz, to wiadomo. A jak wygrasz, będą cię ciągnęli do gry codziennie. Wyciągną z ciebie to, co wygrałeś i resztę. Pan kapral to ideał żołnierza, rzekł z patosem Bednarczyk do Landała. Nie gra, nie pali, nie pije. A jaki pożytek z picia? Mój ojciec miał browar. Zarabiał kupę forsy. Wszyscy nam zazdrościli. A dlaczego? Bo nie pił, powiedział z naciskiem Stasik. Sam nie pił, a drugim dawał, rozmarzył się Franek. Cóż za poczciwy człowiek. Ojciec był równy gość, a ci co piją to szemrani frajerzy. Zależy jakie piwo. Jeśli australijskie, to równi goście, zauważył Franek, wyciągając butelkę piwa. — Czarny koń. Najlepsze piwo na kaca. — Skąd masz? — zainteresował się Miron. — Od kaprala. Nie wiesz, że kapral sprzedaje piwo? — Tak? A za ile? — Za stówę. — rzucił od niechcenia Stasik. — Sto milców? — Miron aż zatkało. — Przecież kosztuje dziewięćdziesiąt dwa. — To przydziałowe. Kupuję od niepijących po cenie kosztu. — Po co niepijącym piwo? Jaki by mieli z tego pożytek? Logika pana Kaprala mnie przygniata. Gdzie Kalina? zapytał Stasik. W namiocie repu. Lubi naprawiać. Lubi być sam, nie w waszym zakichanym towarzystwie. Odciął się Kapral. W olbrzymim, wypełnionym samochodami namiocie naprawczym repu dwóch żołnierzy gmerało w zepsutych mechanizmach pojazdów. Jeden z nich spojrzał na zegarek. Przerwał pracę i złożył narzędzia. Przerwa na tropikę. Zawołał w kierunku kolegi grzebiącego w silniku zaparkowanego obok dodża. Zaraz kończę. Kiedy kolega opuścił namiot, antek Kalina wyprostował się i rozejrzał po hali. Z pod siedzenia, naprawionego dodża, wyjął ostrożnie zawinięty w szmatę przedmiot. Odwinął go. Trąbka błyszczała jak za czasów świetności. Przyłożył ją do ust. Z namiotu lepu dochodziły dźwięki trąbki. Ludowicz znał tę melodię. Słowa brzmiały smutno, choć śpiewano ją wesoło. Jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie. Dochodząca z namiotu melodia, grana tęsknie, z pauzami, była adekwatna do słów, straciła swoją drudziącą zadziorność. Koledzy go nie żałują. Wszedł do środka. Samochody stały w równych rzędach. Mechaników nie było. Idąc za brzmieniem trąbki wzdłuż samochodów... Za jednym z nich odkrył siedzącego na ziemi Antka. To on grał łańską piosenkę. Michał słuchał chwilę, potem przyłączył się i wybijał palcami rytm na masce samochodu. Antek natychmiast przerwał grę. Nie wiedziałem, że grasz, powiedział przepraszająco Michał. Tak, tylko próbuję. U Uczę się. Sam? A, a jest tu jakaś szkoła muzyczna? spytał kpiącym tonem Antek. Ładny instrument! Michał wyciągnął rękę, ale antek szybkim ruchem zawinął trąbkę w szmatę. Dobra, dobra, przecież ci nie zjem, wycofał się Michał. Skąd ją masz? Znalazłem. A właściwie jeden żołnierz mi ją dał. No, właściwie nie dał. Chciał zagrać przed Andersem. I co? No, nie zdążył. Michał zrozumiał, ale antek powtórzył. Nie zdążył. I wybuchnął nagle. Dlaczego nikt z niczym nie może zdążyć? Mama nie zdążyła wychować mojego brata. Miał tylko trzynaście lat, kiedy umarła. Potem spieszyliśmy się, żeby zdążyć do Andersa. Brat poszedł szukać czegoś do jedzenia i nie zdążył wrócić. Ja nie zdążyłem pochować babci, bo szukałem brata. I tak dalej, i tak dalej. Jaki to wszystko ma sens? Nie wiem. Ale wiem, że ma i że z czasem się tego dowiem. Alejką między namiotami szedł Anders, oprowadzając po obozie Keyseya, brytyjskiego ministra stanu na Bliski Wschód. Towarzyszyli im oficerowie łącznikowi, brytyjski i amerykański. Irak to dobry teren szkoleniowy, powiedział Anders. Nie ma tu napięć, jakie są w Palestynie. Tam stacjonuje zbyt wiele obcych wojsk. Generał Zions też chce przerzucić tu swoją brygadę karpacką. Będziemy występować jako korpus. Dwie dywizje piechoty, jedna brygada pancerna i wszelkie uzupełnienia, razem ponad siedemdziesiąt tysięcy żołnierzy. Na razie przejęliśmy całkowicie ochronę tutejszych pól naftowych. — No i to pozwoliło generałowi Wilsonowi zwolnić ósmą dywizję indyjską i przerzucić ją w rejon Morza Śródziemnego — rzekł Casey. — Muszę przyznać, że pana armia robi na mnie duże wrażenie. — Mogłaby być większa — zauważył Anders — Prawie każdy z żołnierzy, których pan minister tu widział, zostawił kogoś z najbliższych w Rosji. Niestety, akcje wydawania paszportów obywatelom polskim wstrzymano. Wiemy o prawie 300 tysiącach osób, które żyją nadzieją wypuszczenia ich z Rosji. Są tam także dzieci, 76 tysięcy dzieci. Mówię tylko o tych rodzinach, z którymi utrzymuje kontakt nasza ambasada. Wreszcie nawet nie wiemy. Chciałbym prosić pana ministra o interwencję w tej sprawie u premiera Churchilla. Tak, zwrócę się do premiera zaraz po powrocie obiecał Casey. W namiocie kierowców panował nieznośny upał. Nawet gracze złożyli karty. Polejcie namiot wodą, bednarczyk rozkazał kapral Stasik. Będzie chłodniej. Od dwunastej do piętnastej nie wolno wychodzić z namiotu zaprotestował Flanek. Przerwa na tropikę. Chce pan kapral, żebym dostał udaru? Nie jestem jeszcze całkiem zdrowy. Spojrzenie Stasika spoczęło na Mironie. To pomaga na krótko. Miron też nie podnosił się z maty. Zrobi się jeszcze bardziej duszno i parno. Ja mogę polać, zaofiarował się Landał. Wstał ze swojej maty i zaczął wkładać buty. Jednak już po wsunięciu stopy w prawy but krzyknął głośno. Co się tak drzesz? Skorpion wlazł mi do buta! Landał nerwowo wytrząsał but, aż ze środka wypadła kiełbaska. Mieszkańcy namiotu wybuchli śmiechem. Kto mi to włożył? To tylko sprawdzian. Był rozkaz, żeby wytrząsać buty przed włożeniem, prawda, panie Kapralu? Niewinnie, zapytał Franek. No no, nie wymądrzajcie się, burknął Stasik. Landau rzucił butem we Franka, ale ten uchylił się zgrabniej i porwał leżące na macie notatki Landrała. Landał chwycił go za rękę, ale Franek przerzucił zwinnie rękopis do drugiej i głośno z emfazą przeczytał. Tu daleko, gdzie wschód jest środkowy, pierwszy raz ją spotkałem w mym życiu. Proszę mi to oddać, wykrzyknął Landau. Amor ukłumie w mięsień sercowy, więc dziś chodzę i marzę w ukryciu. Oddaj mi to! Oddaj mu to, poprosił Miron. Przepychanki przerwało wołanie wbiegającego do środka Rudowicza. Chłopaki! Anders idzie przez obóz! Żołnierze zerwali się, zaczęli porządkować mundury, sprzątać porozrzucane po namięcie rzeczy. Ciekawe, czy wejdzie do nas? Wejdzie! — powiedział z mocą franek. Anders zmierzał w kierunku swojego domku, kontynuując urabianie kejzeja. Gdyby interwencja pana ministra odniosła pożądany skutek i moi Żołnierze otrzymali nadzieję, że będą mogli połączyć się z rodzinami, wpłynęłoby to bardzo budująco na ich morale. Moim zdaniem, rzekł kurtuazyjnie Casey, morale pańskich żołnierzy jest bardzo wysokie. Tak, to prawda. Nie skarżą się ani na upał, ani na choroby, ani na trudy życia na pustyni. Skarżą się głównie na to, że broń i sprzęt przychodzą zbyt powoli i że nie mogą się należycie szkolić. Wysłuchuję ustawicznie gorzkich żartów na ten temat, nawet w programach widowisk żołnierskich. Ale na pierwszym planie takie są wyraźne wymogi, stawiane przez brytyjskie władze wojskowe jest sprawa przeszkolenia kierowców. Mamy ich mieć około dwudziestu tysięcy. Namiot kierowców oczekiwał w napięciu. Żołnierze na wszelki wypadek stali w pozycji na baczność. Miron wyjrzał na zewnątrz. Mija kancelarię. Rozmawia z tym Angolem, chyba nie wejdzie. Ma się rozumieć. — Powiedział z właściwym sobie sceptytyzmem Stasik. — Po co miałby do kierowców zachodzić? — A ja tak zrobię, że wejdzie. — Nie dawał za wygraną Franek. — No ciekawe, jak to zrobicie, Bednarczyk. — Szeregowiec generałowi wyda rozkaz. — O! O! I już nas mija. Cienia generała i jego asysty przesuwały się po płótnie namiotu. Słychać było głos Andersa. Musi pan, panie ministrze, przyjść na występ naszej czołówki teatralnej. Występuje tam wielu zawodowych aktorów, którzy byli też wywiezieni. Głosy ścichły w oddaleniu. No i przeszedł, szepnął rozczarowany mirem. Franek wcisnął na głowę korkowy hełm i wybiegł z namiotu. Minął grupę generalską, zawrócił, zahamował przed nią gwałtownie i przyłożył palce do hełmu. — Panie generale, szeregowiec Franciszek Bednarczyk w imieniu komendanta namiotu kierowców, kaprala Stasika, melduje się z prośbą o wejście pana generała do naszego namiotu. — Czy możemy nie skorzystać z zaproszenia? — zwrócił się Anders do Kejzeja. — Raczej nie — odparł z uśmiechem minister. Anders, a razem z nim cała świta zawrócili i weszli do namiotu. Wszyscy w nim obecni stali na baczność, nieporuszeni. — Więc to jest namiot kierowców — no dobrze. Chcecie wiedzieć, co o Was myślę? Zapytał Anders. Tak jest, panie generale, odpowiedział mu chór kierowców. Więc dobrze, powiem tak. Lubię kierowców, ale się Was trochę boję. Dlaczego, panie generale? Zapytał ośmielony swoim brawurowym wyczynem Bednarczyk. Odcinek 28. O, za szybko jeździcie! Jest bardzo dużo wypadków. Do Polski się spieszymy, panie generale. Wolniej jedziesz, szybciej będziesz. Znacie to przysłowie? No. Więc jedźcie ostrożnie, żeby się po zakończeniu wojny nie okazało, że więcej szkód spowodowały wypadki samochodowe niż nieprzyjaciel. To jest moja prośba do was. A jakie wy macie prośby do mnie? Żeby nie dawali nam ciągle tej tłustej baraniny zbuntował się nagle, rozzuchwalony już franek. Nic tylko baran i baran i to ohydne bakłażany. Miron dał mu kresańca w bok i zaczął mówić szybko, żeby zagatać grubo skórny wyskok towarzysza. Wszystko dałoby się wytrzymać, panie generale, upały robactwo, wszystko, tylko broni jest ciągle za mało. Gdziekolwiek nie pojedziemy, czy do artylerzystów, czy do piechoty, wszyscy mają pretensje, że nie przywozimy broni. Anders spojrzał porozumiewawczo na Anglika. Wiem, wiem, powiedział z nieukrywanym zadowoleniem. Mówiłem już o tym z tu obecnym ministrem Keizejem. Wkrótce będę rozmawiał na ten temat z generałem Wilsonem. Mam nadzieję, że to się zmieni. No, to miejcie się dobrze, zasalutował i ruszył w kierunku wyjścia z namiotu. Wtedy niespodziewanie odezwał się Stasik. Panie generale, ja miałbym prośbę słucham Anders się odwrócił poufną po, poufną powiedział Stasik i poczerwienią. reszta żołnierzy spojrzała w zdumieniu po sobie no, w takim razie wejdźmy przed namiot zaproponował generał po wyjściu generała w asyście wzbogaconej o osobę kaprala żołnierze wymienili pytające spojrzenia ciekawe co nasz kapral może chcieć od Andersa, zastanawiał się głośno Miron. Może piwo mu chce sprzedać, zasugerował Franek. Wszyscy wybuchli śmiechem, tylko Michał wyglądał na wściekłego. Kretyn patrzył na Franka z politowaniem. Kiedy wreszcie przestaniesz się wygłupiać? Franek denerwował go ostatnio. Jadł i pił bez umiarkowania. No to zresztą była powszechna wśród żołnierzy przypadłość. Nadrabiali stracone głodowe lata, ale Franek... Naprawdę przesadzał. Utył. Spędzał czas na grze w karty i robieniu krawieckich przeróbek, hołdując najświeższym, pożal się Boże, wojskowym modom. A to kołnierze wykładane, a to likwidacja naszytych na spodniach kieszeni pogrubiających optycznie nogawki. No Trzeba przyznać, że miał dryg do krawiectwa i ciągle ktoś coś u niego zamawiał. A Franek miał pieniądze na hulanki w podejrzanych spelunkach w Bagdadzie, na które marnował swoje przepustki. Bywało też, że sprowadzał kobiety do namiotu. Nie miał z nimi już wspólnych tematów do rozmowy. Już rzekł Franek, już przestaję. Chciałem właśnie podzielić się z tobą dwiema ważnymi wiadomościami, ale skoro jestem kretynem, bo jesteś. Przynajmniej nie jestem zakochanym kretynem. A co to za wiadomości? Byłem wczoraj w Bagdadzie, wiem, i wstąpiłem do restauracji. Pasjonujące. A ja myślałem, że byłeś w bibliotece. Franek puścił tę jadowitą ironię mimo uszu. — Siedział tam Sasza — powiedział, patrząc, jakie wywoła wrażenie. — Jaki Sasza? — No nie zgrywaj się. Nasz znajomy z pociągu, funkcjonariusz NKWD. — Ten od Omegi? — Tak. Ukłoniłem mu się uprzejmie, a ta swobodź nie dość, że... Nie odpowiedział na powitanie, to jeszcze zawołał kelnera i kazał wyrzucić mnie za że niby lokal tylko dla oficerów. A sam był w cywilu. I wyszedłeś? Spytał Rudowicz. No a co miałem zrobić? Nie odwołuję, kretyna. No to. To nie powiem ci najważniejszego. Zamieniasz się ciągle zleceniami, żeby jeździć do Teheranu. Gdzie jedziesz jutro, co? A czemu? Bo liczysz, że spotkasz swoją ukochaną. A tymczasem ona wiesz gdzie jest? Nie zauważyłeś, że orzeł biały wydawany jest już w Bagdadzie? W Bagdadzie, ty gapo. Franek spojrzał na niego triumfalnie. Przeniosła się razem ze swoim biurem propagandy, czy czegoś tam. O cholera, miałem ci nie mówić, a powiedziałem i co? Postawisz mi piwo? Postawię. No, to masz. Franek wyjął z podbaty jakieś zawiniątko. Co to? Trafił mi się niepotrzebny nikomu mundur, to go przerobiłem dla tego małego, co go odwiedzasz w szpitalu. No, nie całkiem sam, skroiłem tylko. W obozie w Teheranie jest pracownia krawiecka, Jest tam jedna taka szwaczusia, że palce lizać? Michał stał z mundurkiem w ręku i nic nie mówił, więc Franek dodał. Spójrz na naszywki. Zrobiłem z niego plutonowego. Niezłe, co? <laughs> Ale musi być ważny, skoro jest właścicielem naszego Wojtka. No póki co ważniejszy nawet od ciebie. I co powiesz, ważniaku? W pokoju hotelowym Walkiewicza w Teheranie zadzwonił telefon. Dziennikarz od razu poznał głos Melanii Wilskiej. Od jakiegoś czasu przebywała już w Iraku. Na pustyni nie było warunków do wydawania pisma, dowództwo zadecydowało więc o przeniesieniu do Bagdadu redakcji i drukarni Orła Białego, a także innych działów sekcji kultury Armii Polskiej na Wschodzie. Wojtuś Kamiński miał na razie pozostać w Persji, ale widocznie Melania postanowiła inaczej. Panie Witoldzie, mam prośbę. Pozwolę sobie przypomnieć, że przeszliśmy na ty. No a jeśli oczywiście nie zostało to odwołane. Nie, 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 nie. Zaprzeczyła pospiesznie melanie. Przepraszam, a więc y, mam do ciebie prośbę. Jutro będzie jechał pociąg z Teheranu do Bagdadu y, z maszynami drukarskimi dla drukarni orła białego. Wiem, że to dla ciebie kłopot, ale, ale chciałam cię prosić, żebyś odebrał Wojtusia, tego chłopca ze szpitala, i umieścił jakoś w tym pociągu. Ja, ja odbiorę go na dworcu. Ma jechać sam zdziwił się Walkiewicz. No, on jest bardzo samodzielny. Trzeba mieć dokumenty. Przecież na granicy sprawdzają. No, trzeba go jakoś przemycić. Jest mały. Z łatwością ukryje się między maszynami. Zresztą w wagonie z maszynami będzie jeden zecer od nas. Powierzysz go jego opiece. A lekarze w szpitalu wypuszczą go? Rozmawiałam z nimi. Jest już całkiem zdrowy. Oni wprawdzie myślą, że jego wyjazd jest załatwiony formalnie. Ale nie wyprowadzałam ich z błędu. To jak? Zrobisz to dla mnie? Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Powiedziała Melania tak lekko, jakby chodziło o podanie szklanki wody, podczas gdy on miał się zajmować nielegalnym upychaniem jakiegoś bachora w wagonie. Ale nie odpowiadam za końcowy wynik tej operacji. Zastrzegł się i dodał, chcąc ubić ewentualny przyszły interes. — Pamiętaj, że będę upominał się o jakiś rewanż. — Chodzi o druk twojego reportażu? — Nie decyduję o tym. E, — Nie to miałem na myśli, chociaż... — Będę miał może ciekawą rzecz do zaproponowania. E, — Jak tam idzie w Bagdadzie wydawanie gazety? — No, gorzej niż w Teheranie. Ma nas na oku cenzor brytyjski. Będą białe plamy. Zaproś mnie na kawę po powrocie. Z przyjemnością. Do zobaczenia. — Pa! Walkiewicz odłożył słuchawkę. Został w teheranie, by spisać wspomnienia dzieci ich przeżycia ze Związku Sowieckiego. Notując te straszliwe w swej prostocie zdania wychodzące z ust małych, niezdolnych do fałszu istot, dowiedział się więcej o losie wywiezionych w głąb Rosji Polaków, niż mógłby poznać setek opracowań historycznych, gdyby kiedyś zostały napisane. Ale nie tylko dlatego przebywał ciągle jeszcze w Teheranie. Czekał tu na kontakt. Parę dni wcześniej poznał w hotelu Irańczyka, który zwierzył mu się ze swego zainteresowania partyzantką kurdyjską. Na marginesie wielkiej wojny toczyła się mała, ale odwieczna wojenka między Persami i Afgańczykami, czy raczej afgańskimi Kurdami. Trafił dobrze, gdyż Irańczyk pochodził z Hamadano. — I am not farsi. Nie jestem Persem. — Jestem Turek. Mówił podczas spotkania łamaną Angielszczyzną. Kurd, very good soldiers! Nie lubią okupantów. Zabili konsula angielskiego, lotników sowieckich, którzy się tam pojawili. Sowieci i Anglicy zajęli Iran podstępem. Na prośbę Walkiewicza obiecał skontaktować go z jednym z przywódców partyzantki kurdyjskiej i ułatwić przeprowadzenie wywiadu dla polskiej gazety. Walkiewicz czekał teraz na możliwość pojechania na tereny pogranicza. Z jednym z kierowców transportówki, która obsługiwała polskie oddziały. Ozdrowieniec Wojtuś chodził po salach. Nudził się. Wszystkie dzieci, które nadawały się do wyjazdu, były już zdrowe i pojechały z konwojem do perskiego Isfahanu. Była jedna sala, do której nie wolno mu było wchodzić. Leżały tam ciężko chore dzieci. Lekarze tracili powoli nadzieję na ich wyzdrowienie. Jednak i ta sala powoli pustoszała, aż wreszcie przez oszkloną szybkę w drzwiach zobaczył tylko jedno zajęte łóżeczko. Leżące na nim dziecko odwróciło głowę w jego stronę i Wojtuś poznał małą twarzyczkę z zadartym noskiem. Rozejrzał się, czy nikt nie widzi i wślizgnął się do sali. Nie wiedziałem, że tu jesteś. Dawno tu jesteś? Dawno odparła jakimś martowym głosem Jadzia. Dlaczego nie wolno się z tobą bawić? Nie chcę mi się bawić. Nie teraz. Nie poznawał jej. Wtedy na dworcu i potem w dziaddomie była jak żywe srebro. Ciągle chciała biegać, uciekać, gonić gdzieś, a teraz leżała nieruchomo, jej chude jak patyczki ręce, on sam miał już dużo grubsze, spoczywały jakby oddzielnie od niej, jakby ktoś je położył wyprostowane na kołdrze. Postanowił zrobić coś, żeby przerwać ten bezruch. Usiądź! Nie możesz tak ciągle leżeć. Chcesz pokolorować obrazki? Dziewczynka nie odpowiedziała. Popatrzyła na niego poważnie i z zastanowieniem, jakby czegoś było jej brak w jego postaci. Masz jeszcze tego swojego misia? Tamtą zabawkę? Nie, odparł Wojtuś. "Uszczęśliwiony, że nieświadomie podsunęła mu zbawczą myśl. Mam teraz prawdziwego, wyszeptał konfidencjonalnie. Zobaczysz! Niedługo mój przyjaciel, taki dorosły żołnierz, przyjedzie z nim w odwiedziny. Pozwolę ci pobawić się z, z niedźwiadkiem, chcesz?" Jadzia kiwnęła głową i zamknęła oczy. Jest strasznie śmieszny. Wyzdrowiejesz, jak go zobaczysz. Ja też byłem bardzo chory i wyzdrowiałem. Umie robić koziołki. On też nie ma mamy. Persowie ją zastrzelili, więc jest w wojsku. Ja też będę w wojsku i ty też możesz. W polskim wojsku mogą być kobiety. W PSK mówił coraz ciszej, bo zamknęła oczy. Chyba spała. Zamilkł i postał nad nią jeszcze chwilę. Potem odwrócił się i wyszedł na palcach. Kiedy wrócił do swojego pokoju, czekał na niego grubawy pan. Przywitał się z nim serdecznie, chociaż chłopiec go nie znał. Nie pamiętasz mnie? Byłem tu kiedyś z twoją ciocią. Miałeś wtedy gorączkę. Pewnie dlatego mnie nie poznajesz. Mam dobrą wiadomość. Wychodzisz stąd. Pojedziesz specjalnym pociągiem do Bagdadu. Ciocia Melania już tam na ciebie czeka. A Jadzia? Zostanie tu. Całkiem sama? Chciał zapytać chłopiec. Wiedział jednak, że na nic się to nie zda. Jadzia nie może z nim pojechać do Bagdadu. Jest na to za słaba. Ale on obiecał pokazać jej niedźwiadka. Musi dotrzymać słowa, bo wtedy ona wyzdrowieje. Pielęgniarka podała mu plecaczek ze spakowanymi rzeczami i ucałowała go. Walkiewicz złapał chłopca mocno za rękę. Ten wyczuł, że mężczyzna zna jego skłonność do ucieczek i jest na to przygotowany, bo nie puszczał jego ręki przez całą drogę na dworzec. Trzymał ją w trakcie rozmowy z przekupionym konduktorem i poszukiwania wagonu z maszynami drukarskimi. Dopiero kiedy przekazał go powiadomionemu o sprawie Zecerowi, uwolnił jego rękę, pomachał mu i oddalił się ku wyjściu z peronu. I tu popełnił błąd. Zecer wskazał Wojtuciowi miejsce na przygotowanym kocu między maszynami drukarskimi i poszedł pilnować dalszego załadunku. Chłopiec tylko na to czekał. Nikt nie zauważył, kiedy przemknął między maszynami i wyskoczył na peron. Pobiegł szybko w odwrotnym kierunku. Kolejarz gwizdnął i pociąg ruszył. Chłopiec wbiegł na piętro i otworzył drzwi do sali, w której leżała Jadzia. Łóżko Jadzi było puste. Starannie posłane. Ucieszył się. Najwyraźniej posłuchała go i wstała. Będą się razem bawić. Pobiegł korytarzem w kierunku swojej sali. Hola hola! A gdzie to tak pędzimy? Drogę zagrodził mu żołnierz, jego nowy przyjaciel. Dobrze, że jesteś. Jadzia wyzdrowiała! Chcę jej pokazać misia! wykrzyknął chłopiec radośnie. Jadzia nie wyzdrowiała! zaczął ostrożnie Michał. Widząc wzrok chłopca zrozumiał, że nie musi mówić już nic więcej. Chodź. Porozmawiamy z panem doktorem. Niedźwiadek nie przyjechał. Zamiast niego chłopiec dostał w prezencie mały wojskowy mundur. Był obrażony, więc nawet nie wyciągnął po niego ręki. Michał położył ubranko na łóżku i wyszedł z lekarzem z sali. Wojtuś spojrzał na mundur niechętnie. Wyglądał jak prawdziwy, nawet guziki były prawdziwe. Chłopiec zerkał na niego coraz częściej. Dotknął z podziwem chłodnego metalu orzełka na czapce. Odcinek dwudziesty nie wiem, co teraz zrobić z Wojtusiem. Lekarz rozłożył ręce. Nie zabrał się z konwojem, którym zdrowe dzieci pojechały do Isfahanu dosłownie godzinę temu. No teraz okazuje się, że pokrzyżował plany przemycenia go do Bagdadu. Tu na miejscu nie ma już żadnego opiekuna. Szpital to nie jest dobre miejsce dla zdrowego dziecka. Mam pewien pomysł, powiedział Rudowicz. Mógłbym zawieźć go do Isfahanu przy okazji eskapady w góry z panem Walkiewiczem. W góry? Tak, tam się wybiera, ja jestem tylko kierowcą. Chyba się zgodzi, żebyśmy nadłożyli trochę drogi. Pojedziemy przez Isfahan. Chłopiec znajdzie się w najbardziej odpowiednim dla siebie miejscu. Bardzo panu dziękuję. Wzruszonym głosem rzekł lekarz. To wyjątkowo miłe dziecko. Po przekazaniu wyjątkowo miłego dziecka ośrodkowi w Isfahanie Walkiewicz odczuł wyraźną ulgę. Przez całą drogę siedział sztywno, wpatrując się w chłopca z podełba. Protestował przeciwko postojowi, jakby się spodziewał, że Wojtuś przy pierwszej okazji popędzi przed siebie, a on i bez tego sapiący i ociekający potem będzie musiał go łapać. Teraz humor mu się poprawił. Ciekawe, jak długo tu wytrzyma, rzekł, wachlując się gazetą. To dziecko cierpi na syndrom bezpańskiego psa. Tak. Ma pan rację. Michał zacisnął mocniej ręce na kierownicy. Dużo jest takich psów. Całe to pierdolone wojsko. Wypędzono nas na mróz, zabrano domy i rodziny, kazano walczyć o ochłapy, żeby przeżyć. Wielu z nas dostało wścieklizny. Ja też. Czasem nie mam pianę na pysku. Walkiewicz spojrzał na niego z lękiem i otarł czoło wielką chustą. Zna pan te miejsca? Spytał. Wjeżdżali w malowniczy krajobraz obszarów zamieszkanych przez Kurdów. Ruwandis? Jeździłem tutaj jeszcze w lecie, z saperami. Ta droga jest bezpieczna? Na wierzchnia jest w porządku, stwierdził Rudowicz. To jedyna utwardzona szosa z Bagdadu do granicy perskiej i dalej do Tabris. Nie, nie pytam o szosę. Chodzi mi raczej o góry. Góry? A właściwie to po co tu jedziemy, jeśli można spytać? Mam umówione spotkanie. Enigmatycznie odparł Walkiewicz. Gdzie? W tym wąwozie? zdziwił się Michał. Dosyć dziwne miejsce na randkę. No ale zgadzam się, że romantyczne. Nie chodzi o randkę. Powiem panu. Mam się spotkać z przywódcą mujahedinów kurdyjskich. Legendarna postać ukrywa się w, gdzieś w tych górach. Od dawna szukałem z nim kontaktu i wreszcie przekazano mi odpowiedź. Zgodził się na wywiad. Mam tu mapkę. Walkiewicz wyjął z kieszeni kurtki, odręcznie narysowany plan. Niech pan pokaże. Michał nie spuszczał nogi z pedału gazu. Chyba jesteśmy blisko. Przejechali jeszcze kilka serpentyn w tempie, które wywoływało bladość na twarzy korespondenta. Zwłaszcza, że Ludowicz co chwila popatrywał na trzymaną na kolenach mapkę. To może być tu, powiedział wreszcie i zatrzymał samochód. Wysiedli. Michał wskazał poszarpane, skaliste stoki wąwozu. Tam! Nie widzę. N nie widzę. Walkiewicz wlepiał wzrok w skały. To znaczy, no widzę, góry, wąwóz. Michał podał mu lornetkę. Proszę spojrzeć uważniej. Domy są poprzylepiane do skał, zamaskowane. To właściwie obronne osady. Możemy podjechać jeszcze kawałek. Pan pójdzie przeprowadzić ten swój wywiad, a ja tu zaczekam. Chatkę, w której kryli się kurdyjscy mujahedini, dzieliło od samochodu Michała około stu metrów dość stromego podejścia. Jednak poniżej stał mały jeep. Widocznie był jakiś łagodniejszy podjazd, którego Michał nie zauważył. Zapalił kolejnego papierosa. Czekał na korespondenta już godzinę. Co tu robię? Zastanawiał się Ludowicz. Nagle koło domku zrobił się ruch. Walkiewicz wyszedł. Towarzyszył mu mężczyzna w stroju kurdyjskim. Jego sylwetka wydawała się Michałowi znajoma. Przysunął lornetkę do oczu. Mężczyzna pożegnał się z korespondentem, przyłożywszy rękę do piersi. Proponował mu chyba miejsce. W swoim samochodzie, ale Walkiewicz pokazał ręką stojącego nad skapą Willisa. Rudowicz wyciągnął polową lornetkę i przyłożył do oczu. Walkiewicz wspinał się na skarpę. Kurt zsunął z głowy chustę, zapalił papierosa i czujnie rozejrzał się dookoła. Nie wygląda na kurda, pomyślał Michał. To była ta sama twarz. Pociągła, smagła, z małymi, niespokojnymi oczkami. Sasza, enkawudzista Sasza, to on chciał kupić sumę, a potem się rozpłynął w powietrzu, to jemu pomagali wsadzić żonę i bagaże do wagonu, to o spotkaniu z nim w Knajpie w Bagdadzie mówił Franek. Co tu robi? Odpowiedź była prosta. Jeep pojawił się nagle z tyłu, widocznie wyjechał z bocznej ścieżki. Rudowicz, nie zastanawiając się, ruszył za nim, tak że Walkiewicz ledwo zdążył zamknąć drzwiczki. — Dlaczego za nim jedziemy? — spytał Walkiewicz. — Chcę coś sprawdzić. — No ale co? — To był pana rozmówca? — odpowiedział pytaniem Michał. — Nie. — A co tam robił? — Nic. Przysłuchiwał się. Nie wtrącał się do rozmowy. Myślałem, że to jakiś krewny. — A o czym rozmawialiście? — no wiadomo, utyskiwona i Reńczyków. Ucieka skurczybyk. Michał nacisnął pedał gazu. Miłośnik zegarków marki Cyma zauważył, że jest ścigany i ostro przyspieszył. To zmobilizowało Michała. Kręcił jak oszalały kierownicą, na przemian to wciskając gaz do dechy, to nadeptując na pedał hamulca, żeby się utrzymać, zmieścić na wykutej w skale szosie. Była tak wąska, że co jakiś czas musiała poszerzać się w mijankę, na której powinno się zaczekać na samochód nadjeżdżający z przeciwka. Czy pan zwariował? Panie, panie! zdołał wreszcie wykrztusić z siebie Walkiewicz. A jak ktoś wyskoczy na nas? No to po nas! krzyknął Rudowicz, jakby chodziło o wesołą zabawę, a nie o szaleńczy wyścig dwóch dżipów nad przepaścią. Przejechali przez żelazny most z jednej strony przełęczy na drugą. Co kilkadziesiąt metrów wchodzili w zakręt. Serpentyny następowały jedna za drugą na wysokości kilkuset metrów ponad dnem przepaści. Po, po co pan go goni? Zabije mi się tutaj. Krzyk przerażonego Walkiewicza sprawił, że Rudowicz oprzytomiał. Zdjął nogę z gazu. No, rzeczywiście, ten pościg nie miał sensu. Michał przyhamował i stanął. Przepraszam pana. — powiedział, patrząc na pobladłego korespondenta i dodał wyjaśniająco. — Tego typa znam jeszcze w Rosji. Mieliśmy złotą omegę, ale ten skurwysyn... — Nie, nie, on chce tylko cymę. No i mój przyjaciel przez całą drogę przerabiał cyfrę blat na cymę, chociaż już miał tyfus. No a kiedy dojechaliśmy do Taszkentu, ten drań zmył się. Walkiewicz patrzył na Michała w skupieniu, usiłując zrozumieć tę przemowę. Pot ściekał mu z twarzy i wsiąkał w koszulę. — Ściga go pan, bo, bo nie kupił tego zegarka? — To funkcjonariusz NKWD, nie rozumie pan? — wybuchnął Michał. — A teraz kurda udaje! To pierdolona czekistowska wtyka! — Myślałem, że ci, którzy przetrwali łagry, mają wyrobiony instynkt samozachowawczy. Walkiewicz wyciągnął chustkę i ocierał czoło oraz kark z potu. — Powiedzmy, że upiłem się wolnością. Michał zawracał powolutku samochód, cofając, dojeżdżając parę centymetrów do niziutkiego murku z luźno ułożonych kamieni i znów cofając, powtarzając ten manewr wielokrotnie, aż udało mu się ustawić Willisa przodem. Wracamy? zapytał bystrosko. Muszę zgłosić się do dwójki, do wywiadu wojskowego i opowiedzieć o tym. A gdyby go pan złapał? No cóż. Wypuściliby go. Co mieliby zrobić? Michał wzruszył ramionami i zaczął pogwizdywać zasłyszaną od aliantów melodię It's a long way to Tipperary. W obozie PSK w Kiermanszach nocny dyżur wartowniczy przypadł na Zosie Sarejko. Chodziła dookoła obozu z karabinem, sprawdzając, czy jego granice, wyznaczone przez palące się puszki z ropą naftową, nie zostały naruszone. Miała na sobie typowy strój wartownika. Mundur wełniany, bo noce były chłodne, długie, białe rękawice do łokci, na głowie stalowy hełm, a na nim specjalną siatkę moskitierową, zawiązaną pod szyją, żeby komary nie mogły się przedostać. Warta przebiegała spokojnie. Nic nie przerywało monotonnego obzyczenia komarów wokół jej głowy, gdy nagle usłyszała jakiś cichy dźwięk. Obróciła się i zobaczyła wyrwę w łańcuchu płonących puszek z ropą. Jedna z nich przewróciła się. Za puszkami panowała kompletna ciemność. Stój, kto idzie? zawołała, ponieważ własny głos wydał jej się cichy i drżący, powtórzyła: Stój, bo strzelam. Nikt nie odpowiedział. Wymierzyła na chybiu trafił i wystrzeliła. Antek poczuł draśnięcie i ból w przedramieniu. Bezwiednie wydał cichy okrzyk. Dotknął rękawa koszuli w miejscu, gdzie poczuł ból i namacał strzępy. Rękaw był przestrzelony. Światło latarki padło na jego twarz. — To ty? Zdumienie w głosie dziewczyny prawie nie pozwalało jej mówić. — Czemu się nie odzywałeś, jak wołałam? Przecież... przecież mogłam się postrzelić. Myślałam, że to dywersant kurdyjski, że kradną nam broń. — Zosia, nie poznałem się w tym stroju... — No ty miałabyś zatrzymać dywersanta. Antek nie mógł mimo bólu powstrzymać uśmiechu. — A dlaczego nie? — No nie chciałem cię urazić, ale to za ciężkie dla dziewczyny stać na warcie. — A co ty tu robisz? — Chciałem ci pokazać misia. Z trudem posługując się jedną ręką, Antek wyjął z torby niedźwiadka i postawił go na piasku. W świetle latarki zaspany miś mrużył oczy i otrząsał się zabawnie. Jaki słodki! wykrzyknęła z entuzjazmem Zosia, przyklękła i wzięła zwierzę na ręce. Skąd go masz? O, po prostu mam. Nie bawił się w wyjaśnienia Antek. Ręka bolała go coraz bardziej. Dotknął ponownie ramienia i poczuł wilgoć krwi pod dłonią. Zaczynało świtać, bał się, że Zosia coś zauważy i chciał jak najszybciej wrócić do kompanii. Postanowił oddać torbę następnym razem. To prezent dla mnie? Spytała Zosia. Możesz go na razie zatrzymać. Muszę już jechać. Nazwę go kuleczka. Zosia wstała i znów mocno chwyciła karabin, jakby bała się, że ktoś zauważy tę chwilę słabości. Poczekaj, zaraz przyjdzie moja zmienniczka. Nie mogę. Dziwna postawa Antka zwróciła jednak uwagę dziewczyny. Co tam masz? spytała i oderwała jego rękę od zakrwawionego rękawa koszuli. Ty krwawisz? To nic. Boże, postrzeliłam cię. Dlaczego nic nie mówisz? Eee, to tylko odraśnięcie. Musisz jechać do szpitala, zawiozę cię. Moja warta już się kończy, zaraz przyjdzie zmienniczka. W szarości świtającego dnia rzeczywiście zamajaczyła sylwetka innej dziewczyny. Podeszła i Zosia wręczyła jej karabin. Ochotniczka z Zosia. — Ochotniczka Zofia Sarejko melduje zakończenie warty — złożyła meldunek. — Mam jednego rannego i muszę natychmiast odwieźć go do szpitala. Ta zadziwiająca informacja zupełnie zamurowała zmienniczkę, zwłaszcza, że Zosia zaraz, zaraz potem rzuciła dziecinnym głosikiem. — Zaniosę tylko misia do naszego namiotu. — Jaki słodki! — rozczuliła się w ten sam sposób zmienniczka, ale przypomniawszy sobie swoją rolę, wyprostowała się dumnie z karabinem. W Zosia błyskawicznie zrzuciła z siebie strój wartownika. Antek nie mógł oderwać wzroku od łóżek. Wzorowo zaścielone zielonymi kocami, ozdobione były jasieczkami w białych, koronkowych poszewkach, a u wezgłowia siedziały długo rzęse lalki z błękitnymi, okrągłymi oczami, ubrane w pełne riuszek i falbanek sukieneczki. Uśmiechnął się i zamrugał oczami, żeby powstrzymać łzy. To dziewczynka, pomyślał. Zabrali jej dzieciństwo. — Kalina? Antoni? W sali ozdrowieńców? W pokera tam furt grają — powiedziała rosła sanitariuszka. — Może panowie porządek zrobią, bo przecież te cwaniaki do gołej kości biedaka oskubią. — W pokera? — zdumiał się Franek. — Przecież on nie umie. Istotnie, Antek nie umiał grać w kartę, ale żołnierze z sali ozdrowieńców wprowadzili go w tajniki gry i wyłożyli mu jej zasady. I wtedy dopadł go demon hazardu. Kareta z twórek, powiedział siedzący na jego łóżku żołnierz w piżamie w paski i rozłożył triumfalnie karty na kołdrze: Nie mam już pieniędzy. Możemy grać o fanty. Odezwał się drugi, rozebrany do pasa. Co tam jeszcze masz? Antek. Sięgnął do swojego worka i ominąwszy trąbkę, wyciągnął torbę Zosi Sarejko. Chciał schować ją z powrotem, ale rozebrany do pasa wyjął mu ją z ręki. Pokaż, pokaż, co tam masz. E, e, nic ciekawego. Listy, modlitewnik. O, odznaka harcerska. Byłeś w harcerstwie? Ja byłem, ale odznaki nie przechowałem. Zagramy o nią? Odcinek trzydziesty tym razem wygrasz, upewnił Antka Ozdrowieniec w piżamie w paski. Nie można wiecznie mieć pecha, odegrasz się. Rozdał karty. Gra toczyła się w skupieniu, kiedy w drzwiach sali pojawił się bednarczyk w towarzystwie Landała. Popatrzyli po sobie. Kalina, co ty tu robisz? Podeszli do łóżka kolegi. Nawet nie podniósł na nich oczu, z wypiekami na policzkach wpatrywał się w trzymane w ręku karty. Dobieram jedną, rzucił i wziął kartę. Nie wierzył własnym oczom. A, z tym razem się udało. Miał karetę z asów. Dorzucam trąbkę, oświadczył. Sprawdzam, powiedział rozebrany do pasa. Antek rozłożył powoli karty na kołdrze. Drugi gracz z tą samą kamienną twarzą wyłożył swoje: król, dama, walet, dziesiątka. To był poker. Antek siedział nieruchomo. Krew odpłynęła mu z policzków. Położył dłoń na trąbce, ale rozebrany odsunął ją. Stanowczym ruchem chwycił trąbkę i przeniósł na swoje łóżko pod oknem. Zaraz, 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 powiedział Franek. Co tu się dzieje? To szpital czy jakaś mordownia? O co chodzi? Rozebrany do pasa spojrzał na niego niewinnie. Umilamy tu sobie czas z grami i zabawami. Ach tak? A my przyszliśmy odwiedzić rannego kolegę. I co widzimy? Widzimy, że stracił tu oszczędności swojego życia. Co przegrałeś? Zwrócił się nagle w stronę Antka. Antek zadrżał. Trąbkę. To wiemy trąbkę i co jeszcze? Miesięczny żołd latarkę i zegarek. A Wojtka. Wojtka też przegrałeś? Jakiego Wojtka? Jakiego? Naszego niedźwiedzia, nie ma go nigdzie. Nie, nie grałem o Wojtka. Antek stanowczo zaprzeczył, ale minę miał niepewno. Dobra, powiedział Franek. Panowie dawać karty. Zresztą mam swoje, gramy dalej. Nie będę mówił, że grasz pan jak noga. Pastwił się Franek nad rozebranym. — Ograłem kiedyś z jednym kolesiem podkorążym Lipskim, tak się nazywał. No i powiedziałem, że gra jak noga. To on się zmieszał, coś zaczął bełkotać i w ogóle zgłupiał. I co się okazało? Jeden taki detektyw-amator to wykrył, że on wcale nie nazywa się Lipski, tylko właśnie Noga i nigdy nie był podkorążym. — A pan jaka ranga, bo coś munduru nie widzę? — Podkorąży — powiedział rozebrany. — Ale nie Noga. — A właśnie, że tak. Franek pokazał karty. Po upływie czterdziestu minut wszystko zostało odzyskane. Antek siedział skruszony na łóżku, kiedy Bednarczyk zwracał mu fanty i pieniądze. A trąbkę ci dam, jak powiesz, gdzie jest miś. Pożyczyłem go na jakiś czas yy, pewnej dziewczynie. No właściwie podarowałem. Której, gdzie? Kiedy? Jest na kursie driverskim w Kermanszach. Nie możecie go jej odebrać, tak się nim cieszyła. To się okaże, czy nie możemy. Franek odwrócił się już od drzwi. Aha, zapomniałem zapytać. Kto cię postrzelił? No, ona. Franek rozłożył bezradnie ręce. Co się tu kurwa stało? Obóz kompanii kobiecej w Kermanszach robił wrażenie. Widok zrujnowanych, poprzewracanych namiotów byłby przykry, gdyby nie rozniesione wszędzie damskie fatałaszki, które nadawały mu figlarny wygląd. Hamsin przeszedł. Błądzili wśród tego bałaganu, zdumieni niecodziennym, komicznym widokiem. Wysoko na palmach wisiały majtki, kolorowe biustonosze, pończochy. Szuwary przy rzece też umajone były rozmaitymi częściami garderoby. Szorty, bluzeczki pływały po powierzchni wody, przemieszane z dokumentami i innymi drobiazgami. Pestki biegały po brzegu, próbując jakimiś kijami przyciągnąć swoje ubrania. — Widzę go! Tam! — Landau spojrzał we wskazanym przez Franka kierunku. Koło namiotu zataczał się ich niedźwiadek. Na łbie miał jakąś część damskiej garderoby w kolorze różowym. Co to jest? Chyba damska haleczka powiedział ze zgrozą Franek. Niedźwiedź potrząsał śmiesznie łebkiem, usiłując zrzucić kompromitujący strój. Franek puścił się za nim w pogoń. Kobietek ci się zachciało, ty pieprzony misiu? Ja ci pokażę! Wołał niby żartem, ale Landał wyczuwał w jego głosie autentyczną złość. Żołnierze mi jesteś do cholery. Wracaj do kompanii, już. Ze zrujnowanego namiotu wyłoniła się Zosia. Dźwigała jakieś pozbierane po krzakach jaśki w wyszywanych poszewkach, lalkę w koronkach, bieliznę, niestworzone rzeczy. Pani pozwoli, że pomogę, zaoferował się szarmansko Bednarczyk. Zosia spojrzała na niego zaskoczona. Przyjechaliście nam pomóc? Pomóc możemy, czemu nie? Ale przyjechaliśmy właściwie po tego oto misia. Zosia potrząsnęła głową. To mój miś, dostałam go w prezencie. Słyszeliśmy, ale tak się składa, że to jest maskotka naszej kompanii, a w ogóle podarowaliśmy go małemu chłopcu, sierocie, którym się opiekujemy, więc sama pani rozumie, że nie może być on podarowany po raz drugi, nawet jeżeli nasz kolega Antoni. Skądinąd niezwykle wartościowa jednostka chciał zrobić Pani przyjemność. W jego imieniu mam zaszczyt obiecać, że utrata niedźwiadka zostanie Pani wynagrodzona czymś równie miłym, a z pewnością mniej kłopotliwym. Oczywiście, jak tylko się wykuruje. Nie mam tu bynajmniej na myśli ukłucia Amora w mięsień sercowy, tylko to draśnięcie z pani słodkiej, trzymającej karabin rączki, które, jako powierzchowne, nie jest tak groźne jak tamta strzała. Tak perorując, Franek wyciągnął niedźwiedzia spod zapadłej płachty namiotu. A teraz postawimy pani namiot w pion. Józek, do roboty. Landau posłał mu mordercze spojrzenie. Błękitne oczy Zosi, wielkie jak filiżanki, wpatrywały się we Franka z niebotycznym zdumieniem. Nie masz mi za złe, że cię cytowałem? Spytał Franek w drodze powrotnej do Quizil Rybatu. Podobają mi się twoje teksty, naprawdę? Wyślij je do gazety. Mam inny zamiar zwierzył się nagle Landau. Bo spójrz gazety są, wydawnictwa też. Prowadzi się działalność edukacyjną, ale czasem jedna piosenka silniej przemówi do żołnierza niż dziesięć starannie opracowanych pogadanek. — Umiesz śpiewać? — Ja? — No a czemu nie? Kiedy ostatni raz był u nas Teatr Żołnierza Polskiego? — No, dawno. — Właśnie. A pracują jak opętani. W ciągu czterech miesięcy dali dwadzieścia pięć spektakli dla wojska i ludności cywilnej w obozach... Ponad dwadzieścia przedstawień w Teheranie w teatrze Astoria, mnóstwo koncertów, ale to ciągle jest za mało. Teraz jest wojna ruchoma. Teatr przy dywizji nie wystarczy. Do czego zmierzasz? Spytał Franek, widząc płomień entuzjazmu na charakterystycznej semickiej twarzy landała. Chcę założyć kompanijny teatr. W naszej kompanii? A czemu nie? — Rozmawiałem już w Teheranie. Działa tam ref Ren. Terne, Oleńska, Bogdańska i muzycy — Henryk Wars, Szuc — będą mi pomagać. Wyłonimy zespół amatorski pośród naszych żołnierzy. — No więc jak? Umiesz śpiewać? — Nie. I przeniosę się do artylerzystów. — Oni też założą teatr. — To do sztabu dowództwa armii. — Nie powiesz mi, że Anders też będzie wyśpiewywał na scenie. — Nie. Ale bardzo lubi piosenkarki, a szczególnie jedną. — No, to uspokoiłeś mnie — spasował Wojtek. — Poszukuję ojca, porucznika Borysewicza Bronisława, Borysewicz Albert, Police Forces, Pay Force, 578. Krótka notka wypreparowana z długiego nadesłanego do redakcji listu, została przepisana na maszynie. Melania otworzyła kolejny list, czytała je i redagowała odpowiednio do potrzeb rubliki poszukiwań, zamieszczanych w każdym numerze gazety. Wanda Woronowiczowa, India, Polish Children's Camp, Jamnagar Baladasi poszukuje męża, Michała Woronowicza, porucznika, ostatnio w guzar. Kto by wiedział o losie? Jerzego Plejewskiego, oficera rezerwy z Wilna oraz o jego rodzinie. Rostafiński Stanisław prosi zawiadomić rodzinę zamieszkałą u Lwów, Semipałatyńska Oblaść, Belagawski Rejon, wieś Borodulicha, że żyje, jest zdrów i jest mu dobrze. Przerwała pisanie i spojrzała na swoje ręce na klawiaturze maszyny. Wyglądały dziwnie osobno, jak jakieś obce, dziwaczne przedmioty. Już przedtem czuła się źle, miała gorączkę, ale dziś rano temperatura spadła. Mimo osłabienia Melania przyszła do redakcji. Paradoksalnie, po napisaniu słów — Żyje, jest zdrów i jest mu dobrze — poczuła, że ona sama chyba nie jest zdrowa i jest z nią źle. Przed oczyma zrobiło jej się nagle ciemno i spadła, nie zdążywszy poczuć lęku w jakąś bezdenną przepaść. — fly fever — odrzekł lekarz, kiedy Melania odzyskała przytomność — Muszka piaskowa, tak mała, że przedostaje się przez siatkę Moskitiery, w południowych rejonach przenosiła żółtą febrę, a na środkowym wschodzie wszczepiała wirusa, znanego tu pod nazwą papatarci. Po krótkiej, ale intensywnej kuracji, redakcja wysłała Melanie do Palestyny na urlop zdrowotny. W Jerozolimie spotkała wszędobylskiego obelskiego Walkiewicza. Zaprosił ją na największy sylwestrowy bal na środkowym wschodzie. Jak to określił? Miał być Anders, Generalicja, wszyscy wielcy ich uchodźczego świata. — W Bagdadzie? W Teheranie czy w Tel Awiwie? — zapytała. — Na pustyni. — Jak przystało na nomadów — pomyślała. W Wigilię Bożego Narodzenia pojechała jeszcze z Walkiewiczem do Betlejem. Korespondent chciał napisać o tym miejscu odwiecznych zatargów między poszczególnymi właścicielami zakątków podziemnej groty pod Bazyliką Bożego Narodzenia. W okresie świątecznym kłótnie nasilały się — już od wejścia Melania słyszała ostre, podniesione głosy. Prawosławni robili wszystko, co mogli, żeby utrudnić złożenie hołdu dzieciątku przez katolickiego patriarchę. Katolicy protestowali, że Grecy powiesili swój obraz w nienależącym do nich miejscu. W miejscu narodzenia chłopca, który zbawił ludzkość przez śmierć na krzyżu i wpłynął na losy świata, nie mogła myśleć o nim inaczej, jak tylko przez tamte dzieci, które widywała. Jak rodziły się na wygnaniu, w kazachskich lepiankach, tak jak on, stajęce, które umierały zaraz po urodzeniu, albo później, mając rok, dwa, cztery lata, które matki okrywały rąbkami pieluszek, rąbkami szmat, mokrych, zamarzających, których nie miały czym karmić. Nieprawdziwe były te Madonny Rafaela, trzymające na kolanach tłuściutkie, rozkoszne niemowlęta. Prawda była inna. Krzyż zaczynał się wcześniej. Pieta trzymała na kolanach niewyniszczone ciało mężczyzny, lecz malutkie, chude, przebijające niemal skórę kosteczki, pokrytą liszajami główkę ciałko umierającego synka. Między nawami było ciemno. Melania potknęła się o coś miękkiego i stanęła w miejscu. Walkiewicz zapalił latarkę i wtedy zobaczyła, że na ziemi leżą pokotem żołnierze. Leżeli z twarzami na posadzce. Przesuwające się światło latarki wydobywało z półmroku ciemne zarysy ich ciał w mundurach z czerwonym akcentem, jakimś znaczkiem. Przyjrzała się bliżej. To były czerwone naszywki z napisem Poland młodzi żołnierze polscy. Jak dziwną i paradoksalną musiała im się wydawać rzeczywistość, w której dwie totalitarne potęgi najpierw zawierają przyjaźń żeby móc wyrzucić ich z wiosek i małych miasteczek niepotrzebnego kraju pomiędzy nimi, a potem zwierają się w śmiertelnych zmaganiach, by oni mogli wyruszyć w tę niezwykłą pielgrzymkę. Kto z nich dożyje trzydziestu trzech Chrystusowych lat? Co z nimi będzie? Ich los zapisany gdzieś w gwiazdach, w gwieździe Betlejemskiej, przed którą przywarli do posadzki, jest tym samym losem, który wkrótce każe im leżeć gdzieś na polu walki, przyciśniętym do ziemi nawałą kul. Zapragnęła położyć się między nimi, ale nie mogła pokonać swojego dystansu. Zresztą, co by to znaczyło w jej wykonaniu? Pusty gest. Jakaś poza egzaltowanej kobiety. Chodźmy już, powiedziała do Walkiewicza. — Jest na urlopie zdrowotnym w Palestynie. To zdanie jakiegoś urzędnika biura propagandy rozwiało nadzieję Rudowicza na spotkanie z Melanią. — No to już jakieś fatum — pomyślał. Tak starał się o tę przepustkę, wreszcie tuż po świętach dostali ją wszyscy, cały ich namiot. I wybrali się do Bagdadu. Ale ona uciekała przed nim jak nieuchwytna ulotna zjawa. Zaczynał myśleć, że była tworem jego wyobraźni. Obejrzał w księgarni nowe polskie publikacje, kupił kilka książek, pochodził po centrum i nie wiedząc, co robić z czasem, wolnym krokiem zmierzał do miejsca, gdzie został zaparkowany samochód. Było to na skraju dzielnicy czysto arabskiej, gdzie wstęp żołnierzom był zakazany. Kapral Stasik, Antek, Franek i Miron patrzyli tęsknie w głąb wąskiej uliczki, z której dochodził gwar podniesionych głosów i dolatywał egzotyczny zapach. Korciło ich, żeby tam wejść. — Ciekawe, czy tam też Arabki chodzą w zasłonach? — zastanawiał się Miron. — Nie, z pewnością są gołe — zadrwił Bednarczyk. — Jesteśmy w kraju arabskim, a nawet nie wiemy, jak naprawdę te Arabki wyglądają. Jak gdyby rozumiejąc te słowa, wyrósł przed nimi mały, może dziesięcioletni arabski chłopiec. — Good madam, dobra dupa — zachęcał ze znajomością rzeczy języka polskiego. — Ot, poliglota znalazł się — z podziwem rzekł Miron. I gdzie ta dupa? Dał się wreszcie skusić Franek. Prowadź. Ale niedźwiedź musi zostać, sorry koleżko. Będziesz pilnować samochodu. Jesteś jeszcze za młody na takie numery. Cinek trzydziesty pierwszy. Kapralem z Tasikiem miotałem mieszane uczucia. Nie idę z wami, pieniędzy szkoda. Na kobiety? Nigdy nie szkoda, rzekł refleksyjnie Franek. Kobiety to naciągaczki, z naciskiem stwierdził Stasik. Przed wojną chodziłem z taką jedną, to wciąż jej trzeba było coś fundować. To lody, to ciastko, to, to czekoladki. Nigdy drobnych nie miała przy sobie. No, my tym razem zafundujemy panu kapralowi. Tanie z brzucha chyba warto zobaczyć, a? Po wojnie będzie pan dzieciom opowiadał. Zresztą my idziemy ze względu na Antka. No, wie pan kapral, on jeszcze nigdy... Antek pokrył się rumieńcem. Arabski chłopiec prowadził ich, oglądając się ciągle i kiwając zachęcająco ręką. — Zaraz, zaraz, to jest dzielnica Out of Bound — zorientował się nagle Stasik. — Nie mamy prawa tu wchodzić. — Eee, tam, w kółko po Alei Faisala mamy paradować. Zresztą to już tutaj. Istotnie, mały Arab zatrzymał się przy jednym z niewielkich domów. Wskazał drzwi i powtarzał jak mantrę. Powtarzał jak mantrę ciągle te swoje good madam i dobra dupa. Weszli. Michał stał przy samochodzie. Salutował przechodzącym oficerom, zasłaniając sobą okno szoferki, przez które popatrywał smętnie niedźwiedź, przyciskając swój wielki, czarny nos do szyby. Był już duży. I mógł wystraszyć przechodniów. Nie powinno się go zostawiać samego. Ale koledzy zniknęli. U wylotu uliczki prowadzącej do arabskiej części ukazał się Antek. Gdzie się podziewacie? wybuchnął Michał. Czekam już pół godziny. Tam! Antek wykonał nieokreślony ruch ręką. Wyglądał na spaszonego. Idą już? Chyba jeszcze nie. No nie wiem. Ja wyszedłem. Ja, jakoś bąkał antek. A, a kapral? zapytał Michał. Postawili mu dużą łyski. Nie lubi alkoholu, więc. Ale, ale zabrałem mu kluczyki. No brawo, brawo. Powiedział Michał. To jedziemy. A oni? Dadzą sobie radę. Wesoła grupka wpadła wieczorem do namiotu. Uwierzysz, że zwiał? wykrzyknął Bednarczyk wskazując na antka. Stchórzył. A jedna była całkiem, całkiem. Zresztą możesz ją poznać. No, może kiedyś ją poznasz zapowiedział tajemniczo i mrugnął do Michała. A gdzie kapral? Eee, trochę za nie mógł. Położyliśmy go za namiotem w trosce o higienę. — Widać, że jesteście na terenach dawnego Babilonu, a ognisty piec czeka. — Jaki piec? — Biblijny. Podobno stał w Kirkuku. — Tu, gdzie jesteśmy? — No tak, przynajmniej uważają Irakijczycy. — To przez tę płonącą naftę. Franek wyjął grubą książkę z rąk Michała. — No jasne. Biblię sobie w Bagdadzie kupiłeś. Jedni tak wydają pieniądze, drudzy inaczej. Byliśmy na pasterce. Na mszy pierwszego dnia świąt, nam szy drugiego dnia świąt, wyliczał Franek. Pojutrze nowy rok. Raz się chcemy zabawić, a ty nam każesz Biblię czytać. Babilon powinien was zainteresować, bo tu jesteśmy. Wczujcie się w tych młodzieńców babilońskich, którzy nie chcieli czcić złotego posągu wzniesionego przez króla Nebukadnesara, czyli Nabuchodonozora. Zostali za to wrzuceni do rozpalonego pieca. Jednym z młodzieńców był Daniel. To właśnie jest opisane w księdze Daniela. No, ale okazało się, że z płomieni wyszli nietknięci. Uratował ich czwarty mężczyzna, którego ujrzano we wnętrzu ognistego pieca, zesłany z nieba anioł. Wtedy nabuchodonozor uwierzył w Boga. Jego syn, Belsazar, też był niezłym satrapą. Urządził w swoim pałacu ucztę. Kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec zrabował ze świątyni jerozolimskiej. Tysiące dostojników, ich żon i nałożnic piło i jadło z tych naczyń. Wtedy królowi ukazały się palce ręki, która napisała na ścianie pałacu Mene, mene tekel peres. Franek i Milon patrzyli na Michała, jakby był zadą. Ciągnął więc dalej. Jedynie Daniel umiał to odszyfrować. Mene znaczyło, Bóg policzył dni twego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, zważono cię na wadze i okazałeś się lekki. Peres, twoje królestwo będzie podzielone między Medów i Persów. No i tej samej nocy król Belsazar został zabity. A, a Daniel? Został mianowany ministrem. No, czas na mnie. Michał wstał i zaczął się ubierać. Mam dzisiaj wartę założył wełniany mundur i długie rękawice. Na głowę wcisnął stalowy hełm z moskitierową siatką. Zawiąż pod szyją, poradził Miram. Ej, tak się dostają. Z zawiązaną czasem gorzej, bo nie potrafią się wydostać i żrą cały czas. Czasem wolałbym, żeby jakiś agent niemiecki się trafił albo chociaż Arab próbował obrabować obóz z broni, walka z komarami jest upokarzająca. Dzięki, że bierzesz za nas te warty. Najgorsze, że palić nie wolno. Bez papierosa już po godzinie jakaś kurwica mnie bierze powiedział Franek. Przecież on też pali zauważył Miron. Tak, ale on ćwiczy charakter. A my już mamy charaktery ukształtowane, nie? zaśmiał się Franek. Rudowicz wyszedł z namiotu i dotarł do kręgu pozapalanych puszek z ropą naftową rozstawionych wokół obozu. Trzeba było sprawdzać i dolewać ropy z kanistra, żeby ogień nie zgasł. Ruszył przed siebie. Za obozem panowała ciemna noc, już po paru krokach nie było nic widać. Jeszcze drugi żołnierz trzymał wartę, ale nie wolno im było spotykać się ani rozmawiać. mijali się milcząco. Jedyne, czego tu było pod dostatkiem, to samotności. Dlatego właśnie Michał lubił te samotne warty. Kruchość wszystkich istnień ludzkich, także jego własnego istnienia. Nieobecna w dzień, teraz była tak dojmująca, że niemal łzy napływały mu do oczu, jak dziecku. Od strony namiotów cichły powoli głosy kładących się do snu żołnierzy. W namiocie nie odczuwało się tego chwytającego za serce, graniczącego z ekstazą lęku, jak gdyby cienka, płócienna ściana mogła chronić przed zagładą, jakby mogła ochronić przed czymkolwiek. Namioty na pustyni biblijna sytuacja. Pustynia próbowała wyrazić coś niewyrażalnego. On próbował to zrozumieć. Namiot na pustyni to wolność. Można go zwinąć i iść przed siebie, kiedy i gdzie przyjdzie ochota. Miasto to odwieczna chęć stabilizacji, zapuszczenia korzeni. Ale miasta rozpadały się w pył. Co zostało z Babilonu? Co zostało z Niniwy? To tu je zbudowano, tu pyszniły się potężne budowle niedaleko stąd. Mijali powielekroć te ruiny. I stało się z Babilonem, perłą królestw, to co stało się z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Nigdy już nie będzie zamieszkany. Żaden Arab nie rozbije tam namiotu, ani pasterze nie zatrzymają się tam z trzodami. Hieny będą wyć w jego pałacach, a szakale we wspaniałych zamkach. Jakby dla zilustrowania myśli Michała, gdzieś w oddali dziecięcym, przeraźliwym skowytem zawyła hiena. Wzdrygnął się. Sięgnął po papierosy, ale przypomniał sobie, że na warcie nie wolno palić. Wygnani na pustynię, choć jednocześnie ocaleni. Pustynia ich przygarnęła, świadcząc swoją nagością i wyzbyciem się wszystkiego o ich własnym losie. Czas pustyni to czas czyścica pomyślał. Stąd nie wyniesie żadnych wspomnień. Wspomnienia zostały za nim. Tu wkroczył jak gdyby w pustkę, będącą czymś w rodzaju wielkiego przygotowania. Do czego? Sam jeszcze nie wiedział. Gdyby zapytał o to ktoś, z kim byłby bardzo blisko, powiedziałby, że do miłości. Albo do walki. Albo co oznaczało to samo do walki o możliwość miłości. Cały świat czuje, że Niemcy będą pobite, ale w sercach. Straszliwy niepokój, bo czujemy, że zwycięstwo Bolszewii to śmiertelne niebezpieczeństwo dla Polski. Ostatni akt jednostronnego zerwania paktu z nami nie tylko jest zapowiedzią śmierci wszystkich naszych pozostałych w ZSRR, ale zabraniem nam połowy Polski. Jest dla nas jasne, że Sowiety oszukały nas i to musi być wszędzie powiedziane. To musi być zadokumentowane jak najmocniejszym aktem wobec całego świata i Polski. Powszechna opinia jest taka, że rząd nasz powinien poddać się demonstracyjnie do dymisji. Klimkowski jeszcze raz przeleciał wzrokiem tekst. Mocny był ten list. Anders szedł w swojej szczerości na całość, a. a on potrafił to wykorzystać. Zrobi z pewnością wrażenie na pułkowniku gralewskim, kiedy mu go przekaże. Nazwisko oraz datę i miejsce spotkania podano mu przez telefon. Był jeszcze drugi list, też pisany przez Andersa i też interesujący, już nie do Sikorskiego, a do prezydenta Rackiewicza. Choćby ten fragment. Uratować choć część naszych rodzin i ludzi w Rosji możemy wyłącznie przez zagrożenie jedynym atutem, jaki mamy. Zapowiedzią otwarcia oczu światu, czym naprawdę jest Bolszewia, jak łamała wszystkie umowy, w jaki sposób planowo zniszczyła ludność polską na kresach, dając wyraźnie przedsmak tego, co czeka Polskę, a nawet Europę, w razie ich zwycięskiego marszu. Tego obecny rząd, który stawiał i stawia na przyjaźń z Rosją, zrobić nie może. Nie potrafi. To muszą zrobić nowi ludzie, którzy w tej sprawie. Nie byli zaangażowani. Stąd też ogólne mniemanie, że dla sprawy Polski rząd powinien z trzaskiem ustąpić i ułatwić przez to pracę nowym ludziom. Przeczytał to z zadowoleniem. Dobrze, że wsunął trzy kalki między cztery kartki papieru maszynowego i podał je Teresie, kiedy pisała pod dyktando Andersa. Teraz może zabrać po jednej kopii obu listów. Nie wzbudzi to niczyich podejrzeń. Z kopii listu do prezydenta Raczkiewicza zrobił już pewien użytek. Pokazał ją, prosząc o dyskrecję, pewnemu członkowi londyńskiego rządu. Spodziewał się, że rozpowie wszystkim, iż Anders spiskuje z Raczkiewiczem poza plecami Sikorskiego. Będzie zamieszanie, a o to właśnie chodzi. Wsunął kartki w złożony egzemplarz ostatniego numeru Orła Białego, wyszedł z willi i wsiadł do małego wojskowego dżipa. Ruszył w kierunku dworca autobusowego. Duża kawiarnia z tarasem była idealnym miejscem do spotkań. Kręcił się tam tłum ludzi, wojskowych i cywili, przyjeżdżających lub właśnie wyruszających w pustynne trasy najernami, wielkimi klimatyzowanymi autobusami. Klimkowski zamówił kawę i dużą łyski z lodem. Orła Białego położył przed sobą na stoliku. Miał nadzieję, że pułkownik nie spóźni się, bo chciał jeszcze przed wieczorem dojechać do Kuizil Ribatu na największy bal sylwestrowy na Środkowym Wschodzie. Jednak minęło całe pięćdziesiąt minut. Wypił drugą łyski, zanim na stolik padł cień nadchodzącej z tyłu postaci. Obrócił się i zobaczył pułkownika, który niedbale przyłożył palce do daszka, wskazał palcem gazetę i cichym głosem powiedział. — Salus rei publica suprema lex — dopowiedział Klinkowski. — Pułkownik Gralewski, mógłbym pożyczyć tę gazetę? — Bardzo proszę, już przeczytałem. Pułkownik powtórnie niedbale zasalutował i oddalił się, zanim rotmistrz zdążył cokolwiek powiedzieć. Odczekał jeszcze kilka chwil, dopił whisky i ruszył w kierunku zaparkowanego przy kawiarni Jeepa. W namiocie kierowców zabawa rozkręciła się już na dobre, chociaż do północy brakowało wielu godzin. Na przewróconej drewnianej skrzynce królowało piwo Czarny Koń, ale nie brakowało również butelek John Walkera. Podekscytowani żołnierze wpatrywali się w środek namiotu, gdzie młoda Arabka raczyła ich tańcem brzucha. Schrypłymi od alkoholu i wrzasku głosami wturowali płynącej z patefonu muzyce. Arabka w naszywanej złotymi cekinami sukni, ruszała biodrami niczym wąż i zataczała kręgi, przeznaczając dla każdego z nich jakąś część podrygiwań i potrząseń ciałem. Żołnierze bili brawo i wkładali jej za wyszywany złotymi cekinami stanik resztki swojego żołdu. Niedźwiedź Wojtek, któremu dano napełnioną do połowy butelkę piwa, chwycił ją w łapy i wlał jej zawartość do pyska. — Całkiem jak menel z podbudki na kercelaku — rzekł ze wzruszeniem Stasik. Kontynuując tradycję ojca browarnika, wyciągnął swoje zapasy piwa, zaprzeczywszy jednocześnie jego abstynenckim zasadom. Raz w roku można powiedział, ale pieniędzy za majtki wkładać jej nie będę. Niedźwiedź zbliżył się na dwóch łapach do tancerki. Cofnęła się ze strachem w oczach. Nie bój się. Don't be afraid. Cool ko jest. Popisywał się znajomością języków Miron. He's good. Dobry miś przekonywał Franek. Wojtek zakołysał się z wdziękiem w takt melodii. Arabka zaśmiała się i przezwyciężywszy strach zafalowała brzuchem. Żołnierze wybuchli entuzjazmem. Krzyki i brawa zdeprymowały niedźwiedzia. Opadł na cztery łapy, odwrócił się i truchtem pobiegł w kierunku polowego łóżka. Wdrapał się na nie i ku oburzeniu Stasika zagrzebał w pościeli. — Kapralu, po co pan łóżko? — wykrzyknął Miron. — Do rana dziś balujemy.